Jakiś wstyd mnie palił, bo jeszcze ciągle słyszałem szept tamtych głupstw i nadal stałem zamarły w bezruchu. A powściągliwość mówiła, zdało się nadal: Ogłuchnij na nieczyste potrzeby twego ciała. Musisz je umartwić. Prawią ci one baśnie nie według prawa pana boga twego. Takie to się kłębiły walki w moim sercu. Nie o kogokolwiek innego, lecz o mnie samego przeciwko mnie samemu, a Lipiusz zaś, nie odstępując ode mnie, w milczeniu czekał na wynik tak niezwykłego boju. A skoro dociekliwa myśl zgarnęła w najskrytszych odstępach duszy całą moją nędzę i wyciągnęła ją na powierzchnię przed oczy mego serca, wtedy się wreszcie zerwała we mnie burza, niosąc deszcz łez rzęsisty. Aby się wypłakać, podniosłem się i odszedłem od alipiusza. Wydało mi się, że najlepiej jest płakać w samotności. Odszedłem więc dostatecznie daleko, aby nawet jego obecność mi nie przeszkadzała. Musiał się domyślać, co się ze mną działo, bo zdaje się, że odchodząc coś do niego powiedziałem, i głos mój już wtedy się łamał, wzbierającym we mnie płaczem. Alipiusz. Porażony zdumieniem pozostał tam, gdzie przedtem siedzieliśmy razem. A ja rzuciłem się gdzieś na ziemię, u stóp drzewa figowego. Już nie powstrzymywałem łez, które zaraz popnęły z moich oczu strumieniem, ofiara, jaką ty łaskawie przyjmujesz. I nie takimi wprawdzie słowami, ale w takiej myśli przemawiałem do ciebie: O panie, czemu zwlekasz? Dokądże, panie, wciąż gniewać się będziesz, zapomnij o dawnych nieprawościach naszych. Czułem bowiem, że to one te nieprawości mnie wężą, więc krzyczałem z głębi niedoli, jak długo, jak długo jeszcze? Ciągle jutro i jutro? Dlaczego nie w tej chwili? Dlaczego nie teraz już kres tego, co we mnie wstrętne? Tak mówiłem i w bezmiernie gorzkiej skrusze serca płakałem. I nagle słyszę dziecięcy głos sąsiedniego domu, nie wiem czy chłopca, czy dziewczyny, jak co chwila powtarza śpiewnie taki refren. Weź to, czytaj weź to, czytaj. Ocknąłem się i w wielkim napięciu usiłowałem sobie przypomnieć, czy w jakimkolwiek rodzaju zabawy dzieci śpiewają taką piosenkę. Nie przychodziło mi do głowy, żebym to kiedyś przedtem słyszał. Zdusiwszy w sobie łkanie, podniosłem się z ziemi, znajdując tylko takie wytłumaczenie, że musi to być boski nakaz, abym otworzył książkę i czytał ten rozdział, na który najpierw trafię. Dowiedziałem się bowiem o tym, że Antoni, poprzez lekcję ewangeliczną, którą przypadkiem usłyszał w kościele, otrzymał tak wyraźne pouczenie, jakby bezpośrednio do niego były zwrócone te słowa: Idź, Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. A przyjdź i pójdź za mną. I dzięki tej boskiej wroczni od razu nawrócił się ku tobie. Śpiesznie więc wróciłem do tego miejsca, gdzie Alipiusz przez cały czas siedział. Pamiętałem, że zostawiłem tam odchodząc, tom pism apostoła. Chwyciłem książkę, otworzyłem i czytałem w milczeniu słowa, na które najpierw padł mój wzrok. Nie w ucztach i pijaństwie, nie w rozpuście i rozwiązłości, nie w zwadzie i zazdrości, ale przeobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie ulegajcie staraniom o ciało i Jego porządliwości. Ani nie chciałem więcej czytać, ani nie było to potrzebne. Ledwie doczytałem tych słów, stało się tak, jakby do mego serca Spłynęło strumieniem światło ufności, przed którym cała ciemność wątpienia natychmiast się rozproszyła. Zaznaczywszy to miejsce palcem czy jakimś innym znakiem, nie pamiętam, zamknąłem książkę i już ze spokojną twarzą powiedziałem Alipiuszowi, co się stało. Alipiusz mi z kolei opowiedział, co on odczuwał. Ja sobie z tego nie zdawałem sprawy. Chciał też zobaczyć, co przeczytałem w książce. Pokazałem mu, a on przeczytał jeszcze dalszy ciąg tego tekstu. Ja nie wiedziałem, co tam było dalej. Padały tam takie słowa a słabego wierze przyjmujcie. To Alipiusz odniósł, jak mi wyjaśnił, do siebie. Takie zaś upomnienie wystarczyło, aby go wewnętrznie umocnić, nie przechodząc przez żaden zamęt wątpliwości. Alipiusz moje postanowienia i zamiary uznał za swoje. Doskonale się one zgadzały z jego obyczajami, jakimi już od dawna niezmiernie górową nade mną. Zaraz potem idziemy do mojej matki. Mówimy, co się dzieje. Jej radość. Opowiadamy, jak to się stało. Jakże cieszy się. Jak triumfuje. Błogosławiła Ciebie, któryś mocen jest uczynić daleko więcej niż to, o co prosimy. Bo widziała, że o wiele obfitszej udzieliłeś łaski niż ona kiedykolwiek śmiała w mojej intencji prosić, płacząc gorzkimi łzami. Do tego bowiem stopnia nawróciłeś mnie ku Tobie, że już nie szukałem ani żony, ani żadnej w ogóle nadziei doczesnej, stanąwszy mocno na fundamencie wiary, tak jak się jej niegdyś przed wieloma laty ukazałem we śnie. Smutek jej. Przemieniłeś w radość zaćmiewającą wszystkie jej marzenia, o wiele słodszą i czystszą od tej, której mogłaby się spodziewać po wnukach pochodzących ode mnie cieleśnie. Księga dziewiąta O Panie, jam sługa Twój, jam sługa Twój, i syn służebnicy twojej. Potargałeś me więzy, przeto ci złożę ofiarę dziękczynną. Niech cię wysławia serce me, język mój. Niech wołają wszystkie kości moje. Panie, któż podobny tobie? A ty odpowiedz tak, przemawiając do mojej duszy: Zbawieniem twoim jestem. A kim ja jestem i jaki jestem? Jakiegoż to zła nie było we mnie? Albo w czynach moich, a jeśli nie w czynach, to w słowach, a jeśli nie w słowach, to w intencji. Ty zaś, panie, dobry jesteś i miłosierny sięgnąłeś swą prawicą aż do samej głębi mego konania, stamtąd, z głębi mego serca wydobyłeś i precz odrzuciłeś bezmiar zepsucia. A polegało ono nie na czymkolwiek innym, Lecz na tym, że nie chciałem tego, czego ty chciałeś, a chciałem tego, czego ty nie chciałeś. Przez tyle, tyle lat, gdzież się podziewała moja wolna wola, i z jakiej to wewnętrznej kryjówki głębokiej została nagle wywołana, abym poddał kark, pod łagodne jarzmo twoje i na ramiona wziął brzemię twe lekkie, chryste Jezu, wspomożycielu mój, odkupicielu. Jakże błogie stało się nagle dla mnie być wolnym od głupich przyjemności. Porzucenie tego, co przedtem lękałem się utracić, już samo w sobie było radością. Ty bowiem to ode mnie odganiałeś, ty coś prawdziwą, najwznioślejszą słodyczą. Odganiałeś i sam na to miejsce przychodziłeś, słodszy od wszelkiej rozkoszy, lecz nie dla ciała i krwi, jaśniejszy od wszelkiego światła. Lecz bardziej ukryty niż najgłębsza tajemnica. Wznoślejszy od wszelkiej czci, lecz nie w oczach tych, którzy w samym sobie szukają chluby. Wolna już była moja dusza od udręki, ambicji i żądzy zysku, od niespokojnego tarzania się w namiętnościach cielesnych. Nieskładnie, lecz śmiało przemawiałem do Ciebie jasności moja, bogactwo moje, zbawienie me. Panie Boże mój. Świadomy tego, że na mnie patrzyłeś, postanowiłem cicho, spokojnie się wycofać z jarmarku, na którym sprzedawałem swoją wymowę. Chodziło mi o to, aby młodzieńcy, mający na uwadze nie prawo twe, lecz zakłamane, niedorzeczne walki sądowe, nie mogli za pieniądze zbroić się u mnie w oręż służący ich furii. Tak się pomyślnie złożyło, że już tylko niewiele dni dzieliło mnie od ferii jesiennych. Postanowiłem więc wytrwać jeszcze przez te dni, aby odejść bez zakłócania porządku publicznego. A ponieważ zostałem przez ciebie odkupiony, już nigdy, tak sobie mówiłem, nie wystawię siebie na sprzedaż. Postanowienie moje było znane tobie, ale przed wszystkimi ludźmi oprócz najbliższych było zakryte. Umówiłem się z przyjaciółmi że nie będą tego rozgłaszali. Przyczyną bynajmniej nie było to, jakobyś mnie wspinającemu się w górę z Doliny Łez i śpiewającemu pieśni stopni nie dał strzał ostrych i węgli rozpalonych przeciw podstępnym językom, które mogłyby mi się sprzeciwiać pod pozorem udzielania rady i z miłości mnie pożreć, jak się połyka pokarm. Przeszyłeś moje serce jak strzałą twoją nadziemską miłością, Wszędzie niosłem groty Twoich słów wbite we mnie jakże głęboko. Przykłady Twoich sług, których przemieniłeś z mrocznych w świetlistych i z umarłych w żywych, stłoczone w moich rozmyślaniach, paliły mnie jakby ogniem i otrząsały mnie z tego odrętwienia, które bym nie mogło znowu zepchnąć w dół. Tak bardzo mnie rozpalały, że wszelkie wrogie tchnienie z ust podstępnych mogło ten ogień tylko jeszcze podsycić a nigdy zagasić. a przecież uświęciłeś już twoje imię we wszystkich krajach więc nie zabrakłoby również takich ludzi którzy by moje ślubowanie i postanowienie gorąco pochwalili przeto gdybym nie chciał czekać na tak bliski już początek ferii mogłoby to wyglądać na jakieś popisywanie się gdybym przed umówionym czasem poniechał dalszego wykonywania zawodu Wyznaczającego moje miejsce w życiu publicznym. Niejeden z ludzi, zastanawiających się nad tym, dlaczego nie chciałem wytrwać do jesiennych ferii, powiedziałby, że pewnie chciałem się wydać bardzo ważne. A czyż potrzebne mi to było, żeby dyskutowano o słuszności czy niesłuszności moich motywów i żeby to, co było tak bardzo cenne dla mnie, stało się przedmiotem bluźnierstwa? Trzeba tu wspomnieć. Że podczas ubiegłego lata z powodu zbyt wytężonych studiów zacząłem chorować na płuca. Trudność oddychania, jak również bóle w piersiach, świadczyły o tym, że z moimi płucami nie było dobrze. Byłem też zachrypnięty i nie mogłem długo mówić bez przerwy. Choroba ta przedtem mnie martwiła, gdyż niemal zmuszała mnie już do wyrzeczenia się zawodu nauczyciela albo, gdyby świtała jakaś nadzieja wyzdrowienia, do zaniechania tej pracy na pewien czas. Lecz skoro ukształtowało się we mnie i utwierdziło postanowienie, by uwolniwszy się od zajęć, przekonać się, że Ty Bogiem jesteś, to wiesz, Boże Mój, że się nawet zacząłem z tego cieszyć. Oto miałem bynajmniej niekłamliwą wymówkę, błogącą mnie obronić przed gniewem rodziców, którzy troszcząc się o swe dzieci. Nigdyby dobrowolnie nie przyznali mi wolności. Krzepiąc się więc taką pociechą, cierpliwie czekałem, aż się skończył w okres zwłoki. O ile pamiętam, nie było tego więcej niż dwadzieścia dni, ale musiałem zaciskać zęby, żeby wytrwać, bo już pozbyłem się chciwości, która mi przedtem jakoś pomagała znosić te przykre zajęcie. Zupełnie by mnie ono przygniotło, gdyby chciwości nie zastąpiła cierpliwość. Może ktoś z Twoich sług, moich braci uzna to za grzech, że mając już całe serce wypełnione Twoim posłanictwem, zgodziłem się choćby przez chwilę zasiadać na katedrze kłamstwa. Ale Ty, Panie Najmiłosierniejszy, czyż i tego grzechu, razem ze wszystkimi innymi straszliwymi i śmiertelnymi, nie przebaczyłeś mi i nie odpuściłeś, gdy mnie święta woda chrztu obmyła? Tymczasem Werekundus cierpiał z powodu szczęścia, jakie nam zaświtało. Uważał, że jego więzy, nadal ciasno go pętające, sprawiły, iż oderwaliśmy się od wspólnoty z nim, albo może on nas porzucił. Nie będąc jeszcze chrześcijaninem, miał żonę chrześcijankę i właśnie wzgląd na nią, bardziej niż jakiekolwiek inne więzy, powstrzymywał go od wkroczenia na drogę, którą my już szliśmy. A upierał się, żeby być chrześcijaninem tylko w taki sposób, jaki był dla niego niedostępny. Z całą jednak życzliwością pozwalał, abyśmy dopóki chcieliśmy przebywali w jego wiejskiej posiadłości. Odpłacisz mu za to, panie, gdy z martwych wstaną sprawiedliwi, bo już go do grona sprawiedliwych zaliczyłeś. Kiedy my już byliśmy w Rzymie, Werekundus ciężko za nie mógł. I stawszy się podczas tej choroby chrześcijaninem i wiernym, odszedł z tego świata. Okazałeś w tym miłosierdzie nie tylko jemu, lecz także nam, bo nie do zniesienia byłaby dla nas myśl o tym, że przyjaciel, od któregośmy tyle dobroci doznali, nie należy do Twojej owczarni. Dzięki Ci składamy, Boże Nasz, że Twoimi jesteśmy. Świadczą o tym wezwania, jakie do nas kierujesz, i pociechy jakich nam udzielasz wiernie dotrzymując obietnic za tę willę w Kasyciakum gdzie znaleźliśmy w tobie spoczynek po burzliwej udręce tego świata dasz werekundusowi pogodę twego wiecznie zielonego raju grzechy bowiem jakie na ziemi popełnił odpuściłeś mu na tłustej górze twojej górze żyznej kiedy zaś Verekundus się smucił, Nebrydius dzielił moją radość. Zanim się stał chrześcijaninem, wpadł on w tę samą jamę okropnego błędu, co ja, i nie chciał wierzyć w rzeczywistość ciała syna twego, prawdy wcielonej. Ale już się z tej przepaści wydobywał, i chociaż jeszcze się nie karmił sakramentami twego kościoła, jednak żarliwie szukał prawdy. Niedługo po moim nawróceniu i odrodzeniu się przez Twój Chrzest, gdy on już się stał wierzącym katolikiem i w doskonałej czystości i dyscyplinie służąc Tobie w Afryce pośród swoich, cały swój dom zdołał uczynić chrześcijańskim, zabrałeś go z tego życia. Teraz on żyje na łonie Abrahama, cokolwiek to wyrażenie oznaczać może. Tam żyje Nebrydiusz, ukochany mój przyjaciel. Twój zaś, panie, już nie tylko wyzwoleniec, ale syn przybrany. Tam on żyje. Jakież bowiem inne miejsce byłoby stosowne dla takiej duszy? Tam on żyje właśnie w tej dziedzinie, o którą tak często wypytywał mnie, biednego ignoranta. Już nie nadstawia uszu na moje słowa, lecz otwiera usta duchowe i pije z Twojej krynicy, ile tylko może. Tyle czerpie mądrości, ile może. I jest bez kresu szczęśliwy. Ale nie sądzę, aby oszołomiony tym napojem, zapomniał o mnie, skoro ty, panie, którego on w siebie chłonie, o mnie pamiętasz. Tak to wówczas żyłem, pocieszając smutnego Werekundusa, przekonując go, że moje nawrócenie nie rozbije naszej przyjaźni i zachęcając go, by wiernie wypełniał obowiązki swego stanu. Czyli życia małżeńskiego. Co się tyczy nebrydiusza, czekałem, by poszedł moimi śladami, czego już był bardzo bliski, stał już na progu nawrócenia. I wreszcie dobiegły kresu owe dni, które tak bardzo mi się dłużyły, Popragnąłem już wolności, swobodnego oddechu, aby zaśpiewać z głębi duszy, do ciebie przemówiło serce moje, wypatrywałem oblicza Twego. Oblicza Twego Panie szukać będę. Nadszedł dzień, w którym, już uwolniony wewnętrznie od zawodu retora, miałem się od niego również wyswobodzić w życiu. Stało się. Uwolniwszy już przedtem moje serce, uwolniłeś teraz i usta. Radośnie Ciebie błogosławiąc, wyruszyłem ze wszystkimi bliskimi do wiejskiej posiadłości. O tym, czym się tam zajmowałem, Dają świadectwo moje ówczesne pisma, które już służyły Tobie, ale jeszcze nieraz w nich dźwięczał dawny ton, jakbym jeszcze dyszał po wrzeszczeniu w szkole pychy. Są w tych książkach zawarte moje dyskusje z towarzyszącymi mi przyjaciółmi, jak też moje rozmyślania, gdy byłem sam tylko przed Tobą. O moim związku z przebywającym wówczas gdzie indziej Nebrydiuszem świadczą listy. A kiedyż będę miał dość czasu? aby wspomnieć wszystkie twoje wielkie wobec nas dobrodziejstwa w owym okresie przecież śpieszę się teraz aby o jeszcze większych dobrodziejstwach opowiedzieć pamiętam bowiem co się wcześniej ze mną działo i błogom jest panie wdzięcznym sercem wspominać jakimi to ościeniami duchowymi mnie ujarzmiłeś jak mnie wygładziłeś uniżywszy góry i wzniesienia moich myśli jak wyprostowałeś moje krzywe drogi, a ostre złagodziłeś. Wspominać też, w jaki sposób Alipiusza, brata mego serca, poddałeś imieniu jednorodzonego syna twego, pana i zbawcy naszego Jezusa Chrystusa, imieniu którego przedtem nie uważał za godne wymieniania w moich książkach. Wolał bowiem, aby raczej pachniały one owymi szkolnymi cedrami. Które już Pan połamał, nieżeli zbawiennymi ziołami kościelnymi, pomocnymi przeciwko wężom. Jakże do Ciebie wołałem, Boże mój, gdy czytałem Psalmy Dawida, hymny wiary, pieśni pobożności, w których nie ma miejsca dla ducha pychy, będąc nowicjuszem w Twojej miłości prawdziwej, jako katechumen. Żyłem na razie bez zajęcia w wiejskiej posiadłości razem z Alipiuszem, również katechumenem, i stale nam towarzyszącą moją matką, mającą kobieco kruche ciało, ale wiarę godną męskiej siły, odznaczającą się spokojem starości, miłością macierzyńską, chrześcijańskim poświęceniem. Jakże do ciebie wołałem owymi psalmami, jak się od nich zapalałem miłością do ciebie, Jakże pragnąłem je na cały świat rozgłosić, aby wszelką pychę ludzką pokonały. A przecież one już we wszystkich krajach rozbrzmiewają i nikt się nie może osłonić przed Twoim żarem. Z jakim bólem, z jak gwałtownym oburzeniem myślałem o manichejczykach, a za chwilę już się nad nimi litowałem, że nie znają leczących nas sakramentów, i szaleni odrzucają leki, które by ich uwolniły od szaleństwa. Myślałem, że byłoby dobrze, gdyby bez mojej wiedzy stali właśnie wtedy gdzieś w pobliżu mnie i słyszeli mój głos, gdy odczytywałem czwarty psalm, i mogli rozpoznać, co się ze mną działo pod wpływem tej lektury. Gdy ciebie przyzywałem, wysłuchałeś mnie, boże, sprawiedliwości mojej, w ucisku ulżyłeś mi. Zmiłuj się nade mną, panie, wysłuchaj mojej modlitwy. Niechby to słyszeli. Podczas gdy ja nie wiedziałbym, że słuchają, aby nie pomyśleli, że ze względu na nich wyrażam to, co tymi słowami wyrażałem. To zresztą prawda niewątpliwa, że nie wypowiadałbym tego, albo przynajmniej nie wypowiadałbym w taki sposób, gdybym czuł, że oni mnie słuchają i na mnie patrzą. A gdybym to nawet wyraził, oni by nie zrozumieli, w jaki sposób to wołanie wydobywało się z głębi mego serca, wtedy gdy byłem tylko sam jeden. Wobec ciebie. Drżałem z lęku, a jednocześnie rozpierała mnie radość nadziei, gdym rozważał Twoje miłosierdzie, ojcze. To wszystko promieniowało z moich oczu, dźwięczało w moim głosie, gdy czytałem, jak Duch Święty przemawia do nas: Ludzie, pókiż będziecie trwać w uporze serca, czemu miłujecie marność i szukacie kłamstwa? To przecież ja niegdyś kochałem marność i szukałem kłamstwa, a ty panie, już przedtem wywyższyłeś twego świętego, wskrzesiwszy go z martwych i nakazując mu zasiadać po twej prawicy, abym mógł z owej wyżyny zesłać pocieszyciela, którego nam obiecał ducha prawdy. I już go przecież zesłał, a ja nie wiedziałem o tym. Zesłał go, bo sam już został wywyższony, powstając z martwych i wstępując do nieba. Przedtem nie było jeszcze ducha, bo Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Oto woła do nas prorok: Pókiż będziecie trwać w uporze serca. Wiedzcie, że dziwnie wywyższył Pan świętego swego. Woła: Pókiż, woła: Wiedzcie, a ja. Tak długo trwając w niewiedzy, kochałem marność i szukałem kłamstwa. Dlatego, usłyszawszy te słowa, zadrżałem, bo zwrócone są one do takich ludzi, jakim ja byłem. Przecież dobrze to pamiętałem, moje urojenia, które uważałem za prawdę, marnością były i kłamstwem. Jak boleśnie, jak strasznie z głębi piersi jęczałem, gdym to rozpamiętywał. Obyż z moich ust słyszeli to wówczas ci, którzy dotychczas miłują marność i szukają kłamstwa. Może by zatrzęśli się z trwogi, może by kłamstwo z ust swych wyrzucili, a Ty wysłuchałbyś ich, gdyby docieli zaczęli wołać. Albowiem prawdziwą śmiercią cielesną umarł za nas Ten, który u Ciebie przyczynia się za nami. Czytałem. Zadrżyjcie i więcej nie grzeszcie. O, jakże mnie to poruszało, Boże mój, gdym się wreszcie nauczyłem drżeć z lęku nad moją przeszłością, aby w przyszłości już nie grzeszyć. I nie bez powodu drżałem, bo to przecież nie jakaś inna, obca natura, należąca do plemienia ciemności we mnie grzeszyła, jak to sobie złudnie wyobrażają ci, którzy wprawdzie nad sobą nie drżą, Lecz za to skarbią sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Twego. Dobra, o które teraz się starałem, już się nie znajdowały zewnątrz mnie, ani nie można ich było dostrzec oczyma cielesnymi w świetle naszego słońca. Ludzie, którzy chcą się radować tym, co jest zewnątrz nich, łatwo ponoszą klęskę, a przy tym rozpraszają się wśród rzeczy widzialnych i doczesnych i wygłodniałymi myślami liżą czcze widziadła. Gdybyś wreszcie zbrzydzili sobie ten ciągły głód, gdybyś powiedzieli kto nam pokaże rzeczy lepsze, tak im powinniśmy odpowiedzieć. Roztoczyłeś nad nami światłość oblicza Twego, Panie. Sami nie jesteśmy tą światłością, która oświeca każdego człowieka, lecz oświecani jesteśmy przez Ciebie, abyśmy my Którzy niegdyś byliśmy ciemnością, teraz się stali światłością w Tobie. O, gdybyś dostrzegli to wewnętrzne światło wieczne, ponieważ sam je nieco poznałem, dręczyło mnie, że nie miałem sposobu, aby je pokazać im. Gdyby przyszli do mnie, pytając: Kto nam pokaże rzeczy lepsze? Przekonałbym się, że ich serca patrzą poprzez ich oczy na świat zewnętrzny, daleko od ciebie. A przecież nie w świecie zewnętrznym, lecz w głębi mego serca zadrżałem i rozgniewałem się na siebie, pożałowałem przeszłości i zabiłem w ofierze swoją dawną istotę. I postanowiłem po raz pierwszy odnowić moje życie, pokładając nadzieję w tobie. Wtedy. Zacząłem chłonąć Twoją słodycz. Opromieniłeś moje serce radością. Dlatego tak żarliwie wołałem, czytając te słowa w tekście, a rozpoznając ich treść w głębi własnej duszy. Już nie chciałem deszczu rozlicznych dóbr ziemskich, wśród których pożerałbym czas, a mnie pożarłaby doczesność. W wieczności, w jedynej wieczności. Inne miałem zboże, wino i oliwę. Potem słowami następnego wersetu wołałem z głębi serca: O w pokoju, o pospołu. Jakże to jeszcze rzekł prorok: Odpocznę i zasnę. Cóż bowiem będzie mogło stawiać nam opór, kiedy się wypełni to, co jest zapisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Ty zawsze będziesz pospołu z nami. Albowiem się nie zmieniasz. Jest w tobie odpoczynek, dzięki któremu zapomina się o wszelkich trudach, bo nie ma innego Boga oprócz Ciebie i nie musimy zabiegać o jakieś inne rzeczy, których by nie było tam, gdzie ty jesteś. Ty, panie, osobliwie utwierdziłeś mnie w nadziei. Czytałem to i plonąłem, ale nie znajdowałem żadnego sposobu, aby wspomóc te głuche trupy, do których liczby sam przedtem należałem, gdy byłem zażartym, ślepym bluźniercą, szczekającym przeciw Pismu Świętemu, przenikniętemu słodyczą niebiańskiego miodu i rozświetlonemu twoim światłem, a teraz z bólem myślałem o wrogach tego pisma. Kiedyż upamiętnię wszystkie zdarzenia owych dni odpoczynku. Jednego na pewno nie zapomnę i nie pominę. Tego, jak surowo mnie wychłostałeś, i jak zaraz potem w cudowny sposób pochyliło się nade mną Twoje miłosierdzie. Karałeś mnie w tym okresie dotkliwym bólem zębów, a gdy doszedłem do takiego stanu, że już nie mogłem mówić, serce mnie nakłoniło, abym prosił wszystkich obecnych przy mnie moich bliskich, by w mej intencji modlili się do Ciebie Boże, uzdrawiający tak duszę, jak i ciało. Napisałem tę prośbę na woskowej tabliczce i podałem im, aby przeczytali. Niedługo potem, jak do pokornej uklękliśmy modlitwy, mój ból ustąpił. Czym był ten ból i jak ustąpił? Osłupiałem z trwogi, wyznaję to, Panie mój, Boże mój, bo od początku życia nigdy czegoś podobnego nie doświadczyłem. W głębi duszy rozpoznałem działanie Twojej woli. I sławiłem imię Twe, radując się wiarą. Lecz wiara ta nie pozwalała mi myśleć spokojnie o minionych moich grzechach, które mi jeszcze nie były odpuszczone w Twoim chrzcie. Gdy się skończyły ferie jesienne, powiadomiłem mediolańczyków, że dla swych studentów muszą się postarać o innego sprzedawcę słów, zarówno dlatego, że postanowiłem Tobie służyć, jak i przez wzgląd na trudności w oddychaniu i na ból piersi, co mi uniemożliwiało wykonywanie dotychczasowego zawodu. Jednocześnie w liście do twego biskupa, świątobliwego męża Ambrożego, opisałem moje minione błędy oraz obecne zamiary. Pytałem, jakie księgi pisma twego powinienem przede wszystkim przestudiować, abym był jak najgodniej przygotowany do przyjęcia wielkiej łaski kazał mi wziąć do ręki księgę proroka Izajasza prawdopodobnie dlatego że w niej wyraźniej niżeli w innych księgach zapowiada się dobrą nowinę i powołanie pogan ponieważ jednak pierwszych jej rozdziałów nie mogłem zrozumieć i myślałem że całość jest równie trudna odłożyłem ją do czasu gdy będę bardziej oswojony ze stylem słowa bożego kiedy zaś nadszedł czas, w którym należało się zapisać na listę ludzi mających przyjąć chrzest, powróciliśmy z wiejskiej willi do Mediolanu. już zapragnął odrodzić się w tobie jednocześnie ze mną, już oblukwszy się w pokorę, która umożliwia człowiekowi przyjęcie twoich sakramentów. A tak mężnie ujarzmił ciało, że potrafił, na co mało kto się ważył, boso kroczyć po italskiej gołoledzi. Wzięliśmy też z sobą młodziutkiego Adeodata, mojego syna naturalnego, zrodzonego z mego grzechu. Ty go hojnie wyposażyłeś, miał około piętnastu lat, a bystrością umysłu górował nad wieloma podeszłymi w latach i bardzo wykształconymi ludźmi. Dziękuję ci za to, jako załaskawy twój dar, Panie Boże mój, stworzycielu wszechrzeczy, mocą swą naprawiający nasze wypaczenia. W chłopcu tym oprócz mego grzechu nie było nic mojego. Ty również, a nikt inny, natchnąłeś nas, abyśmy go wychowali w Twoich zasadach. Wyznaję, że wszystko to Twoim było darem. Wśród moich pism jest dziełko pod tytułem O Nauczycielu, w którym Adeodat toczy ze mną dialog. Ty wiesz, że od niego naprawdę pochodzą wszystkie poglądy, które są w dziełku. Przypisane memu rozmówcy. Miał wówczas 16 lat. Potem przekonałem się o jeszcze bardziej niezwykłych jego talentach. Jego inteligencja wprawiała mnie w osłupienie. Któż oprócz ciebie mógł być sprawcą takich cudów? We wczesnych latach jego życia zabrałeś go z tej ziemi. I myślę teraz o nim bez niepokoju, bo ani w jego dzieciństwie, ani w młodości ani w ogóle w żadnym momencie jego życia nie było niczego takiego, co kazałoby o niego się trwożyć. Stał się moim towarzyszem i zupełnym rówieśnikiem w łasce Twej. Wspólnie się w Twoich zasadach kształciliśmy. Przyjęliśmy chrzest i rozwiał się nasz niepokój o minione życie. Nie mogłem się w owych dniach nasycić cudowną słodyczą rozmyślania o głębi Twojego planu zbawienia ludzkości. Ileż łez wylałem, słuchając hymnów Twoich i kantyków, wstrząśnięty błogim śpiewem Twego Kościoła. Głosy te brzmiały potężnie w moich uszach, do serca sączyła się Twoja prawda, a z niej wznosiło się i ogarniało mnie gorące uczucie pobożnego oddania. Z oczu płynęły łzy, a były to łzy szczęścia. Niewiele jeszcze wówczas upłynęło czasu, odkąd kościół mediolański zaczął szukać pociechy i duchowego umocnienia w śpiewaniu hymnów, w którym wierni z wielką żarliwością zespalali głosy i serca. Zaledwie rok wcześniej albo niewiele dawniej Justyna, matka młodocianego cesarza Walentyniana, prześladowała Twego sługa Ambrożego, służąc Arianom, którzy ją zwiedli na drogę swej herezji. Wówczas oddany Ci lud czuwał w kościele, gotów ponieść śmierć razem ze swoim biskupem, Twoim sługą. Tam też matka moja, Twoja służebnica, przodując w gorliwości i w nocnym czuwaniu, żyła pogrążona w modlitwie. Chociaż mnie jeszcze wtedy nie rozgrzewał żar ducha Twego, udzielał mi się niepokój i podniecenie miasta. To właśnie w tym okresie wprowadzono zwyczaj, wzorem kościołów wschodnich. Śpiewania hymnów i psalmów, aby wśród ogólnego przygnębienia wierny lud nie tracił ducha. Od tamtego zaś czasu przechowywał się ten zwyczaj do dziś, a przykład Mediolanu naśladuje wiele innych twoich zgromadzeń we wszystkich właściwie krajach. Wtedy też owemu biskupowi twemu objawiłeś w widzeniu, w jakim miejscu były ukryte ciała męczenników Protazego i Gerwazego. Przez tyle lat przechowywały się nienaruszone w Twoim tajemnym skarbcu, a w stosownym czasie wydobyłeś na światło, aby powściągnąć szaleństwo. Czyje? Tylko kobiety, lecz rządzącej cesarstwem. Kiedy ciała znaleziono i odkopano, i należną im czcią przenoszono do bazyliki Ambrożego, doznawali uleczenia nie tylko ludzie dręczeni przez duchy nieczyste, bo nawet demony ulegały owej mocy. Pewien szeroko znany w mieście obywatel, który od wielu lat był niewidomy, pytał, z jakiej to przyczyny lud tak głośno się weseli. Gdy mu wyjaśniono, niemal szalał z radości i prosił swego przewodnika, aby go tam zaprowadził. Gdy się znalazł wśród tłumu, domagał się, by mu wolno było chustką dotknąć trumny, zawierającej drogą przed Twym obliczem śmierć świętych Twoich. Uczynił to. I chustkę przytknął do oczu, a od razu się otworzyły. Rozchodzi się o tym wieść, wszędzie rozbrzmiewa żarliwie wysławiane twoje imię. I chociaż duch owej nieprzyjaciółki Justyny nie nakłonił się do zdrowej wiary, jednak się w nim stłumiła żądza prześladowania. Dzięki ci za to, Boże mój. Przy jakiej sposobności i w jaki sposób obudziłeś we mnie nagle to wspomnienie, Abym podziękował Ci także za owe wielkie wydarzenia, które przedtem przez zapomnienie pominąłem. A jednak, nawet wtedy, gdy olejki Twoje powiały taką wonią, nie pobiegłem za Tobą. Dlatego teraz tym rzewniej płakałem ogarnięty muzyką Twoich hymnów, bo już od dawna wzdychałem za Tobą, a teraz wreszcie Tobą oddychałem, o ile jest to możliwe. W domu cielesnym. Ty, który sprawiasz, że zgodni mieszkają w domu, przywiodłeś do nas młodzieńca pochodzącego z naszego ojczystego miasta Ewodiusza. Nawrócił się on i przyjął chrzest wcześniej niż my, gdy pełnił funkcję urzędnika cesarstwa. Porzuciwszy tę świecką służbę, podjął twoją. Postanowiliśmy mieszkać razem i wspólnie wieść świątobliwe życie. Rozważaliśmy, gdzie najpożyteczniej moglibyśmy Tobie służyć. Wreszcie wyruszyliśmy razem w powrotną podróż do Afryki. Właśnie gdyśmy byli w Osti, u ujścia Tybru, matka moja umarła. Wiele tu rzeczy pomijam, bo czas nagli. Przyjąć racz, Boże mój, wyznanie i dziękczynienie także za niezliczone rzeczy, które pozostaną okryte milczeniem. Ale nie pominę ani jednego ze słów. Jakie dusza moja może zrodzić, dotyczących tej służebnicy Twojej, która mnie urodziła zarówno cieleśnie, wydając mnie na światło dzienne, jak i duchowo, wprowadzając mnie do światłości wiecznej. Nie o darach tej służebnicy, lecz o Twoich darach, przejawionych w niej opowiem, bo nie stworzyła sama siebie, ani też samej siebie nie wychowała. Ty ją stworzyłeś. Ani ojciec jej, ani matka nie przeczuwali, jaka z niej istota wyrośnie. W bojaźni twojej wychowała ją różczka twego Chrystusa, władza jedynego syna twego w domu chrześcijańskim, w jednej ze szlachetnych komórek twego kościoła. Zawsze powtarzała, że dobre wychowanie zawdzięcza nie tyle zabiegom matki, ile troskliwości pewnej sędziwej służącej, która już jej ojca, gdy był niemowlęciem, na plecach nosiła, jak to dorastające dziewczęta zwykle noszą małe dzieci. Za to, jak też ze względu na sędziwy wiek i nienaganne obyczaje, pan i pani odnosili się do niej z respektem, jako do szacownego członka tej chrześcijańskiej rodziny. Dlatego też powierzali jej wychowanie swoich córek, co ona sumiennie wypełniała. Ilekroć było to konieczne surowo je karciła, powołując się na prawa Boże, a przez rozsądne pouczenia przygotowywała je do trzeźwego życia. Poza bardzo skromnymi posiłkami przy stole rodziców nie pozwalała im choćby je paliło pragnienie nawet pić wody, aby się w nich nie rozwinęły złe nawyki. Ciągle powtarzała to zbawienne upomnienie. Teraz pijecie wodę, bo nie wolno wam pić wina. Ale kiedy wyjdziecie za mąż i będziecie paniami z piżarni i piwnic, obrzydnie wam woda, a nawyk picia będzie silniejszy od was. Takimi upomnieniami i wielką swoją powagą powściągała łakomstwo dziecięce i pragnieniu dziewcząt wyznaczała odpowiednie granice, osiągając to, że już nie było im miłe, co nie było godziwe. Pomimo to, jak mi służebnica Twoja sama opowiadała, Rozwinęło się w niej skryte upodobanie do wina. Rodzice zazwyczaj ją posyłali jako dobre i posłuszne dziecko do beczki, aby przyniosła wina w dzbanie. Najpierw zanurzała czerpak w otworze u szczytu beczki, potem zanim przelała płyn szczerpaka do dzbana, spijała z niego troszeczkę kilka kropel. Więcej nie była w stanie wypić, bo wino jej nie smakowało. Robiła to nie z chęci picia i oszołomienia. Lecz ze zwykłej przekornej pustoty dziecięcej, która znajduje upust w najdziwniejszych pomysłach i którą zwykle w dzieciach powściąga powaga dorosłych. A do tych kilku kropel, dodając co dzień kilka kropel, albowiem kto lekceważy rzeczy nieznaczne, powoli upada, pogrążyła się w taki nauk, że już niemal pełne kubki łapczywie wypijała. Gdzież się wtedy podziewała, Tamta mądra staruszka, gdzie przepadły jej surowe upomnienia, czy mogło owej skrytej chorobie cokolwiek przeciwdziałać oprócz Twojej, Panie, mocy leczącej, która stale czuwa nad nami? Gdy nie ma ojca, ani matki, ani wychowawców, ty przy nas jesteś, który nas stworzyłeś, który nas przywołujesz, a posługujesz się także naszymi zwierzchnikami aby nasze dusze ratować. Cóż wtedy uczyniłeś, Boże mój? W jaki sposób zatroszczyłeś się o nią wówczas i wyleczyłeś ją z tej choroby? Czy nie wykrzesałeś ostrych, dotkliwych słów nagany z innej duszy, jakby ze swojej zapobiegliwej kryjówki wydobył nóż chirurga i jednym cięciem zgniliznę odciął? Nieraz chodziła do owej beczki razem z pewną służącą. Gdy były tam tylko one dwie, służąca, jak to się nieraz zdarza, rozzłościła się na swoją małą panią, a chcąc ją dotknąć boleśnie, nazwała ją pijaczką. Nagle, ukłuta tą obelgą, dziewczyna uświadomiła sobie, jak wstrętny był ten nauk i od razu się go wyzbyła. Jak schlebiający przyjaciele nieraz nas deprawują, tak obrażające nas wrogowie nieraz przyczyniają się do naszej poprawy. Ale ty odpłacasz im nie za to, czego poprzez nich dokonujesz, lecz za to, co było ich intencją. Tamta w gniewie chciała rozdrażnić małą panią, a nie naprawić. Postąpiła tak, gdy nikogo oprócz nich dwóch nie było przy beczce. Czy to przez przypadek, że właśnie w takim momencie, w takim miejscu się pokłóciły? Czy też może umyślnie wybrała tę chwilę, aby nie narazić się na karę za to, że przedtem o tej sprawie milczała? Lecz ty, panie, który rządzisz rzeczami niebiańskimi i ziemskimi, który rzekom głębokim każesz się toczyć według Twoich zamiarów i kierujesz burzliwym pochodem wieków, nawet szaleństwem jednej duszy posłużyłeś się dla uleczenia szaleństwa drugiej. Niechże to będzie dla każdego człowieka ostrzeżeniem, aby nigdy, jeśli swoimi słowami zdołał naprawić tego, kogo naprawić pragnął, nie przypisywał tego własnej mocy. Wychowana w takiej skromności i umiarkowaniu, i raczej przez ciebie poddana rodzicom, niż przez rodziców tobie, służyła, gdy dorosła i wydano ją za mąż, mężowi, jak panu. Gorąco pragnęła zdobyć go dla ciebie. Cnoty, jakimi ją ozdobiłeś, budzące w jej mężu szacunek, miłość i podziw, były wieloma głosami mówiącymi mu o tobie. Jego zdrady małżeńskie znosiła tak cierpliwie, że nigdy nie stały się przyczyną nawet sprzeczki między nimi. Ufała, że zmiłujesz się nad nim i że przez wiarę w ciebie zostanie oczyszczony. Był to człowiek o wspaniałomyślnych odruchach, a zarazem bardzo skory do gniewu. Ona jednak wiedziała, że gniewnemu mężowi nie należy się sprzeciwiać ani czynem, ani nawet słowem. Jeśli gniewał się niesłusznie, czekała, aż się wykrzyczy i uspokoi i dopiero wtedy wyjaśniała mu swoje postępowanie. Wiele mężatek, których mężowie mieli łagodniejsze od niego usposobienie, nieraz w gronie przyjaciółek skarżyło się na swoich mężczyzn. Ich twarze zresztą bywały naznaczone haniebnymi śladami uderzeń. Moja matka wtedy, ganiąc ich uszczypliwość, jakby żartem, lecz w istocie poważniej mówiła, że skoro wysłuchały niegdyś umowy małżeńskiej, powinny wiedzieć, że stały się służebnicami swych mężów. Niechże teraz, pamiętając o swej roli, nigdy się zuchwale im nie sprzeciwiają. Przyjaciółki doskonale wiedziały, jaki był temperament jej męża. Podziwiały więc zarówno jej słowa, jak i to, iż nigdy nie słyszały ani też nie widziały żadnych znaków mogących na to wskazywać, że Patrycjusz zbił żonę, albo że choćby przez jeden dzień się kłócili. Gdy prosiły ją, aby z racji przyjaźni wyjawiła im, jak to osiąga, zawsze powtarzała ową zasadę, którą wyżej wspomniałem. Te przyjaciółki, które zaczynały naśladować żonę Patrycjusza, z radością stwierdzały, że zasada jest skuteczna. Inne nadal doświadczały okrutnych upokorzeń. Teściową, którą początkowo zraziły do niej potrzepty dziewcząt służebnych, tak sobie zjednała troskliwością, niezmiennym spokojem i łagodnością, że w końcu starsza pani sama poskarżyła się synowi na owe złe języki, które zakłóciły dobre stosunki rodzinne między nią a synową. Domagała się, by je ukarano. Patrycjusz gorliwie spełniał życzenia matki, a przy tym zależało mu na porządku i zgodzie w domu. Wskazane przez matkę służące, kazał wychłostać, ona zaś zapowiedziała dziewczętom, że każda z nich, która chcąc się jej przypodobać, opowie coś złego o synowej, może się takiej samej spodziewać nagrody. Od owej chwili żadna się na to nie ważyła. I teściowa z synową żyły w godnej podziwu harmonii i przyjaźni. Jeszcze jednym darem, jakiego udzieliłeś owej dobrej służebnicy twojej, w której łonie mnie stworzyłeś, Boże mój, pełen miłosierdzia, wielkim darem było to, że gdziekolwiek mogła, starała się dusze rozdzielone sporem doprowadzić do pojednania. Musiała wtedy od każdej strony wysłuchiwać najbardziej zażartych słów. Jakie zwykle wyrzuca z siebie rozjątrzona i nieprzetrawiona wrogość. Gdy przyjaciółka godzi się słuchać, pluje się zajadle na nieobecną nieprzyjaciółkę. Moja matka takich słów usłyszanych od jednej osoby, nigdy drugiej osobie nie powtarzała. Każdej z nich mówiła tylko o tym, co mogło służyć pojednaniu. Może się to wydać zwyczajną przyzwoitością, nie niezasługującą na jakieś szczególne pochwały. Sam bym tak uważał, gdybym się nie przekonał z gorzkiego doświadczenia, jak wielu ludzi, rzekłbyś dotkniętych jakąś szerzącą się zarazą, nie tylko powtarza zagniewanym ludziom to, co ich zagniewani wrogowie o nich powiedzieli, lecz także dokłada wiele rzeczy zmyślonych. A przecież człowiekowi prawdziwie ludzkiemu nie powinna wystarczać sama powściągliwość. To, że nie rozjątrza i nie wzmaga wrogości złym językiem, powinien swymi słowami ją uśmierzać. Tak postępowała moja matka, a nauczyła się tej postawy w szkole serca, gdzie ty jesteś mistrzem. Wreszcie i męża własnego, u schyłku jego życia doczesnego, pozyskała dla ciebie. Po jego nawróceniu już nigdy nie ubolewała nad tym, co przed jego nawróceniem od niego ucierpiała. Była też służebnicą Twoich sług, którykolwiek z nich ją poznał, ten sławił, czcił i miłował Ciebie w niej, bo czuł w jej sercu Twoją obecność, której też dawało świadectwo całe jej świątobliwe życie. Tylko jednego miała męża. Rodzicom swoim odwdzięczyła się za to, co od nich otrzymała. Domem troskliwie i pobożnie się zajmowała. I sławiono ją za uczynki miłosierne. Wychowała dzieci, i tylekroć na nowo przeżywała ból macierzyński, ilekroć widziała, że one od ciebie odchodzą. A w końcu, o Panie, nami wszystkimi, którym w dobroci Twojej pozwalasz przemawiać, jako Twoim sługom, opiekowała się, gdy dostąpiliśmy łaski chrztu i żyliśmy we wspólnocie przyjacielskiej, zanim ona zasnęła w Tobie. Opiekowała się nami tak, jakby była nas wszystkich matką, a służyła każdemu tak, jakby jego córką była. Gdy zbliżał się dzień, w którym miała odejść z tego życia ów dzień ty znałeś, a my nie wiedzieliśmy o nim zdarzyło się, jak myślę, za tajemnym twoim zrządzeniem, że staliśmy tylko we dwoje oparci o okno skąd się roztaczał widok na ogród wewnątrz domu, gdzieśmy mieszkali, w Ostii u ujścia Tybru. Tam właśnie, z dala od tłumów, po trudach długiej drogi, nabieraliśmy sił do czekającej nas żeglugi. W odosobnieniu rozmawialiśmy pogrążeni w błogości. Zapominając o przeszłości, a wyciągając ręce ku temu, co było przed nami, w obecności prawdy, którą jesteś ty, wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, Czym będzie wieczne życie zbawionych, to, czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, i co w serce człowiecze nie wstąpiło? Z tęsknotą nasze serca otwarliśmy dla niebiańskiego strumienia, płynącego z Twojego zdroju, zdroju życia, który u Ciebie jest, abyśmy na tyle zroszeni Jego wodą, na ile to było dla nas możliwe, zdołali w jakiś sposób dosięgnąć myślą owej wielkiej tajemnicy. Doszliśmy w tych rozważaniach do wniosku, że żadna rozkosz cielesna, choćby największa i najpromienniejszym światłem doczesnym rozjażona, nie zasługuje na porównanie z błogością życia wiecznego. Nie zasługuje nawet na wspomnienie. Rozpalającym się uczuciem, wznosząc się coraz wyżej ku temu, co najważniejsze, przeszliśmy kolejno wszelkie rodzaje tworów cielesnych jak też samo niebo z którego słońce księżyc i gwiazdy sieją blask na ziemi i jeszcze wyżej wstępowaliśmy przez cały czas ten rozmyślając i mówiąc zachwytem o twoich dziełach doszliśmy do naszych dusz i przekroczyliśmy je aby dotrzeć wyżej do krainy niewyczerpanej obfitości gdzie na wieki karmisz izraela Pokarmem prawdy, i gdzie życiem jest owa mądrość, przez którą staje się wszystko, co kiedykolwiek było i co jeszcze będzie. Ona zaś sama nie staje się, lecz tak jest, jak była i tak zawsze będzie. A raczej nie odnosi się do niej żadne było i żadne będzie. Ona po prostu jest, albowiem jest wieczna, a w wieczności. Nie ma przeszłości i przyszłości. I gdy tak w żarliwej tęsknocie mówiliśmy o niej, dotknęliśmy jej na krótkie mgnienie całym porywem serca. Westchnęliśmy i zostawiając przy niej nasz zadatek ducha, wróciliśmy do gwaru naszych ust, gdzie każde słowo zaczyna się i kończy, jakże odmienne, panie, od słowa Twego. Które w samym sobie trwa, nie starzejąc się, a odnawiając wszystkie byty. Rozważaliśmy dalej. Przypuśćmy, że dla kogoś umilknąłby łomot jego krwi, że rozwiałoby się wszystko, co tylko może on pomyśleć o ziemi, wodzie i powietrzu, że ucichłoby niebo i nawet sama jego dusza. Przypuśćmy, że przekroczyłaby ona siebie, wcale już o sobie nie myśląc. Przypuśćmy, że przestałyby do niego przemawiać sny i wizje, jak też słowa wszelkie i znaki, i w ogóle wszystko, co przemija. Wszystkie te rzeczy, jeśli potrafimy dosłyszeć ich orędzie, mają nam tylko jedno do powiedzenia. Nie stworzyłyśmy siebie same, lecz stworzył nas ten, który na wieki trwa. Przypuśćmy, że po wypowiedzeniu tego napomnienia, abyśmy ich stwórcy słuchali. Pogrążyłyby się już w milczeniu, i oto przemówiłby on sam nie poprzez owe rzeczy, ale swoim własnym głosem. Usłyszelibyśmy, jak mówi nie językiem cielesnym, ani głosem anioła, ani gromem z chmury, ani jakąkolwiek zagadkową przypowieścią. Przypuśćmy, że jego samego, którego we wszystkich tamtych rzeczach kochamy, usłyszelibyśmy już poza nimi, tak właśnie jak wtedy wychyliliśmy się. I w krótkiej chwili dotknęliśmy naszą myślą owej wiecznej mądrości, która ponad wszystkimi rzeczami trwa niezmiennie, że przedłużyłby się ten stan i wygasłyby wszelkie inne wizje, nieporównanie niższego rzędu, a ta jedna wizja porwałaby i wchłonęła widzącego, przenikając go radością, także wieczne życie byłoby zupełnie tym samym. Czym dla nas była owa chwila zrozumienia, za którą tak tęskniliśmy? Czy nie takie jest znaczenie słów: wejdź do wesela pana twego? A kiedy się to stanie? Czy wtedy, gdy wszyscy wprawdzie z martwych wstaniemy, ale nie wszyscy odmienieni będziemy? Taka była treść naszej rozmowy, lecz oczywiście. Nie wyrażaliśmy tego dokładnie w taki sposób ani takimi samymi słowami, jakie tu zapisuję. Ty wiesz, panie, że kiedyśmy w owym dniu to mówili, pośród tych słów rozsypywał się nam w marność świat doczesny ze wszystkimi swoimi rozkoszami. Wreszcie, rzekła ona: Synu, mnie już nic nie cieszy w tym życiu. Niczego już się po nim nie spodziewam, więc nie wiem, co ja tu jeszcze robię. I po co tu jestem? Jedno było tylko życzenie, dla którego chciałam trochę dłużej pozostać na tym świecie, aby przed śmiercią ujrzeć Ciebie chrześcijaninem, katolikiem. Obdarzył mnie Bóg ponad moje życzenie, bo widzę, jak wzgardziwszy szczęściem doczesnym, stałeś się Jego sługą. Co ja tu robię jeszcze? Już niezbyt dokładnie pamiętam, co jej na to odpowiedziałem, a zaledwie w pięć dni po tej rozmowie, albo niewiele później, mając gorączkę, musiała położyć się do łóżka. Podczas tej choroby pewnego dnia omdlała i na krótki czas straciła przytomność. Zbiegliśmy się do niej, lecz niebawem odzyskała przytomność, popatrzyła na stojących nad nią, mnie i mego brata, jakby ze zdziwieniem, i zapytała: Gdzie byłam? a gdy spostrzegła, że stoimy niemi z przerażenia i smutku, powiedziała, tu pochowacie waszą matkę. Ja nadal milczałem i dusiłem w sobie płacz. Brat zaś powiedział coś w tym sensie, że byłoby dla niej lepiej, gdyby umarła we własnym kraju, a nie na obczyźnie. Spojrzała na niego z niepokojem i same jej oczy wyrażały nagane za takie poglądy. A zwróciwszy wzrok ku mnie, rzekła: Słyszysz, co on mówi? I znowu przemówiła do nas obu: To nieważne, gdzie złożycie moje ciało zupełnie się o to nie martwcie tylko o jedno Was proszę: żebyście gdziekolwiek będziecie, wspominali mnie przed ołtarzem Pańskim. Z wielkim trudem zdołała wyrazić swoją wolę w słowach. A potem już milczała, bo wzmagająca się choroba przyczyniała jej bólu. Ja zaś wtedy myślałem o darach Twoich, Boże mój, działający niewidzialnie, o darach, które rzucasz, jak nasiona, w serca Twoich wiernych, aby się z nich rozwinęły wspaniałe plony. Radowałem się i składałem Ci dziękczynienie, przypominając sobie, jak bardzo jej na tym zależało, żeby spoczęła kiedyś w grobie, który dla siebie obmyśliła i przygotowała obok swego męża. Ich pożycie było bardzo zgodne, więc ona jeszcze tego szczęścia sobie życzyła. Tak trudno jest umysłem ludzkim pojąć sprawy boskie, by ludzie mówili, że po wszystkich zamorskich wędrówkach szczątki obojga małżonków połączyły się i spoczęły w tej samej ziemi. Kiedy to się stało, że tę nieistotną sprawę zagłuszyła w jej sercu pełna dojrzałość owoców Twojej łaski. Nie wiedziałem tego. I z zaskoczeniem i z radością pojąłem z jej słów, że właśnie tak się stało. Co prawda, już wtedy, gdy podczas naszej rozmowy u okna rzekła: Co ja tu robię jeszcze, powinienem się był domyślić, że obce jej było pragnienie, aby umrzeć we własnym kraju. Potem się dowiedziałem, że pewnego dnia podczas naszego pobytu w Ostii, gdy ja nie byłem obecny, do kilku moich przyjaciół z macierzyńską bezpośredniością mówiła, jak godne pogardy jest to życie i jakim dobrem jest śmierć. Zadziwieni takim męstwem kobiety, męstwem, które ty jej dałeś, Pytali, czy nie budzi w niej lęku to, że zwłoki jej zostaną tak daleko od rodzinnego miasta. Nic nie jest dalekie dla Boga, rzekła. I nie należy się obawiać, że mógłby on nie rozpoznać ukresu czasu, z jakiego miejsca ma mnie wskrzesić. W dziewiątym dniu choroby, w pięćdziesiątym szóstym roku jej życia, w trzydziestym trzecim roku mego życia, ta pobożna, oddana Bogu dusza rozstała się z ciałem. Gdy zamykałem jej oczy, spłynął do mego serca niezmierny smutek, który przelałby się obfitymi łzami, gdybym nie powstrzymywał tego płaczu rozpaczliwym wysiłkiem woli, dopóki oczy nie oschły. Ciężkie to było zmaganie. A Deodat, ledwie skonała, Wybuchnął głośnym placzem. Wszyscy razem musieliśmy go uciszyć. Także we mnie wszystko, co było dziecinne, wzbierało płaczem. Ale bardziej dojrzały głos serca upomniał mnie i zmusił do spokoju. Nie wydało się nam godziwe, żeby śmierć takiej matki oblewać łzami, osnuwać skargą i lamentem. Tak się zazwyczaj opłakuje, śmierć uważano za nieszczęście. Albo za całkowite unicestwienie. Ona zaś ani nie umierała nieszczęśliwie, ani nie osuwała się w nicość. Byliśmy tego pewni, bo wiedzieliśmy, jak cnotliwie żyła, a przy tym wiara nasza była prawdziwa, nieudawana, oparta na niezachwianych argumentach. Cóż to więc w głębi tak bardzo mnie bolało, jeśli nie owa rana tak świeża powstała po nagłym rozerwaniu. Najsłodszej, najdroższej wspólnoty życia z moją matką. Znajdowałem ulgę w pamięci o tym, że kiedy w ostatniej chorobie czule się nią opiekowałem, nazywała mnie dobrym synem i z wielkim wzruszeniem mówiła, że nie przypomina sobie, by kiedykolwiek usłyszała ode mnie jakieś twarde albo wyzbyte szacunku słowo. Ale o panie, któryś nas oboje stworzył. Czyż mogło być jakiekolwiek porównanie między czcią, jaką jej świadczyłem, a jej oddaniem dla mnie? Gdy traciłem tak wielką pociechę, jakiej mi ona zawsze udzielała, dusza moja była rozdarta, a życie wydawało się zburzone, bo było to przedtem wspólne życie jej i moje. Gdy zdołaliśmy uspokoić Adeodata. Ewodiusz wziął psał też i zaczął recytować Psalm. Miłosierdzie i sprawiedliwość będę opiewał Panie przed Tobą. A cały dom śpiewał responsoria. Słysząc, co się dzieje, zeszło się wielu naszych braci w wierze i pobożnych niewiast, i podczas gdy ci, na których spadał ten obowiązek, czynili określone zwyczajem przygotowania do pogrzebu, ja w dalszej części domu gdzie nie było nieprzyzwoitością rozmawianie rozważałem będące na czasie sprawy z tymi którzy mi towarzyszyli bo uważali że nie wolno zostawiać mnie samego słowa prawdy jakie mówiłem były balsamem łagodzącym moją mękę którą ty znałeś a oni nic o niej nie wiedzieli gdy przysłuchując się uważnie moim wywodom odnosili wrażenie że jestem niezdolny do odczuwania bólu w tym samym czasie ja tylko przed Tobą, czego nikt z nich słyszeć nie mógł, ganiłem w sobie nadmiar czułości i walczyłem z zalewającym mnie smutkiem, który chwilami nieco ustępował, aby potem znowu na mnie patrzeć, z całą gwałtownością. Lecz nie zdołał ani łez z moich oczu wycisnąć, ani pokryć twarzy bladością. Bardzo mnie to martwiło, że tak. Ulegam przemocy ludzkich przypadłości, które są naturalnymi i nieodłącznymi składnikami naszej doli. Z dodatkowym więc bólem bolałem nad tym, że boleje i rozdzierała mnie zdwojona męka. Gdy ciało wynoszono z domu, poszedłem z orszakiem i wróciłem bez łez. Nawet podczas owych modlitw. Któreśmy do ciebie zwracali, gdy odprawiano w jej intencji ofiarę naszego odkupienia, a zwłoki przed pogrzebaniem położone były obok grobu, jak to jest tam praktykowane, nawet podczas owych modlitw nie płakałem. Lecz przez cały ten dzień byłem w głębi duszy bardzo smutny i z zamętu myśli wznosiłem do ciebie natarczywą modlitwę, abyś mój ból uśmierzył. Nie spełniałeś jej. Myślę, że chciałeś przynajmniej tym jednym przykładem wyryć w mojej pamięci wiedzę o tym, jak mocno pętają naszą duszę przywiązania uczuciowe, nawet wtedy, gdy karmi się ona już niefałszywymi naukami. Postanowiłem też pójść do łaźni i wykąpać się, bo słyszałem, że jej łacińska nazwa, balnea, pochodzi od greckiej nazwy balaneia, mającej oznaczać, że te miejsca niby wyganiają, Balousi, smutek, anian z duszy. Także w tym rozpoznaję Twoje miłosierdzie, ojcze sierot, bo poszedłem wykąpać się i wróciłem z łaźni taki sam, jaki byłem przed kąpielą. Nie mogła spłynąć razem z potem gorycz smutku z mojego serca. Położyłem się spać, a po zbudzeniu stwierdziłem, że mój ból. W pewnym stopniu złagodniał. Leżąc na łóżku samotny, przypomniałem sobie strofy Twego sługi Ambrożego i zrozumiałem, jak są prawdziwe. Boże Wszechrzeczy Stworzycielu, Ty rządzisz obrotami nieba, ty dzień odziewasz światłem pięknym, a noc nasycasz snu błogością. Aby on ciałom utrudzonym przywrócił dawną moc do pracy, Oszołomione myśli, Ściszył, Ukoił Smutki Udręczonych. I odtąd, powoli zaczynałem odzyskiwać moje dawne rozumienie, Kim była Twoja Służebnica? Myślałem o jej miłości i oddaniu dla Ciebie, o jej cierpliwej czułości dla mnie, której nagle zostałem pozbawiony. Doznałem pociechy, gdym przed Tobą zapłakał za nią i nad sobą, ofiarowując ci te łzy w jej i w mojej intencji. Już nie dusiłem w sobie płaczu. Pozwoliłem łzom popłynąć strumieniem. Podścieliłem ten strumień sercu memu i we łzach znalazłem spoczynek, bo tylko ty mnie słyszałeś, a nie słyszał żaden człowiek, który mógłby pogardzać mną. Za to, że płaczę. Teraz, panie, wyznaję ci to w tej książce. Niech o tym czyta, kto zechce, i jak chce, niech tłumaczy. A jeśli uzna, że zgrzeszyłem, płacząc za moją matką, choćby przez małą część godziny za matką, która na pewien czas umarła dla moich oczu, a przedtem przez wiele lat płakała, abym dla Twoich oczu ożył, Niechże ten człowiek ze mnie nie szydzi. Raczej, jeśli jest bardzo miłosierny, niech za moje grzechy zapłaczę przed Tobą, Ojcem wszystkich braci Twojego Chrystusa. Teraz, kiedy moje serce już się wyleczyło z owej rany, która mogła świadczyć o nadmiarze ziemskiego przywiązania, wylewam przed Tobą, Boże nasz. W intencji owej służebnicy twojej, łzy zupełnie inne, wypływające z duszy, wstrząśniętej świadomością niebezpieczeństw, jakie zagrażają wszystkim, którzy umierają z Adamem. Wprawdzie moja matka ożyła w Chrystusie jeszcze zanim rozstała się z ciałem i tak przeszła przez życie, że ze względu na jej wiarę i obyczaje, sławiono twoje imię, ale się nie ośmielę twierdzić, że od czasu, gdy Ty ją odrodziłeś przez chrzest, żadne nie padło z ust jej słowo sprzeczne z Twoim przykazaniem. A syn Twój, będący prawdą, powiedział: Kto by rzekł bratu swemu głupcze, będzie winien ognia piekielnego. O, biada nawet chwalebnemu życiu ludzkiemu, jeśli byś je roztrząsał, nie kierując się miłosierdziem. Ponieważ jednak Grzechów nie tropisz zażarcie, ufnie oczekujemy od ciebie pewnej miary pobłażliwości. A jeśli ci ktokolwiek wylicza swoje zasługi, cóż On wylicza, jeśli nie dary Twoje? O gdybyż wszyscy ludzie zrozumieli, kim są, gdybyż ci, co się chlubią, chlubili się w Panu. Przez chwilę więc. O, chlubo moja i życie me, Boże mojego serca, odsunę na bok jej dobre uczynki, za które z radością składam Tobie dziękczynienie i oto błagam Cię, abyś przebaczył grzechy mojej matki. Wysłuchaj mnie przez tego, w którym jest uleczenie naszych ran, przez tego, który zawisnął na krzyżu, a siedząc po Twojej prawicy, wstawia się do Ciebie za nami. Wiem, że moja matka postępowała miłosiernie i z całego serca odpuszczała winy tym, którzy wobec niej zawinili. Więc i Ty odpuść jej winy, jeżeli jakiekolwiek popełniła przez tyle długich lat po sakramencie wody zbawienia. Odpuść, błagam, odpuść jej, Panie. Nie idź z nią na sąd. Niech nad sądem góruje miłosierdzie. Bo przecież słowa Twoje są niezawodne, a miłosiernym miłosierdzie obiecałeś. Z Twojej łaski oni są miłosierni. Ty zmiłujesz się nad tym, komu będziesz miłościw. Miłosierdzie okażesz temu, nad kim się ulitujesz. Wierzę, że to, o co cię proszę, już spełniłeś, ale ofiarę ust moich przyjmij, Panie, łaskawie. Ona, gdy chwila jej odejścia była już bliska, nie zatroszczyła się o to, żeby jej zwłoki spowito w całun kosztowny, ani o to, by je namaszczono wonnościami. Nie zapragnęła jakiegoś nadzwyczajnego grobowca, ani tego, by ją w ziemi rodzinnej pogrzebano. Nie tego od nas żądała, lecz tylko tego, aby ją wspominano przed twoim ołtarzem, gdzie za życia służyła tobie dzień za dniem bez przerwy. Wiedziała, że stamtąd udziela się świętej ofiary, przez którą zmazany jest tekst, zawierający dekrety przeciw nam wymierzone. W tej ofierze triumfujemy nad wrogiem, który rachuje nasze grzechy i czyha na wszystko, o co mógłby nas oskarżyć. Lecz żadnej nie może znaleźć skazy w tym, przez którego zwyciężamy. Któż jemu odda jego krew niewinną? jaką za nas przelał. Kto jemu zapłaci, aby mu odebrać nas, cenę, za jaką nas odkupił? Z tą ofiarą, z sakramentem naszego odkupienia służebnica Twoja związała się węzłem wiary. Spod Twojej obrony niechże jej nikt nie wydrze, niech ani przemocą, ani podstępem nie zastąpi jej drogi szatan, który i lwem jest i smokiem. Ona wrogowi nie odpowie, że niczego nie jest winna, bo przebiegły oskarżyciel mógłby wykazać, że skłamała i uzyskać nad nią przewagę. Odpowie, że jej grzechy odpuścił ten, któremu nikt nie zdoła oddać tego, co on za nas, sam nic nie będąc winien, zapłacił. Niech ona spoczywa w pokoju wraz ze swoim mężem pierwszym mężem po którym nie poślubiła żadnego innego mężczyzny służyła mu z cierpliwości wywodząc plon dla ciebie bo także męża zdołała dla ciebie pozyskać natchnij panie boże mój sługi twoje moich braci tych którzy twoimi są synami a moimi panami bo służę im i głosem i sercem i tym pisaniem natchnij ich aby wszyscy, którzy to przeczytają, wspomnieli u Twego ołtarza służebnicę Twoją, Monikę, a razem z nią patrycjusza, jej męża zmarłego na długo przed nią poprzez których wprowadziłeś mnie do tego życia w jaki sposób nie wiem. Niech z pobożnością wspomną tych, którzy byli moimi rodzicami w przemijającym świetle tego życia, a zarazem są rodzeństwem moim w Tobie mając Ojca, a Matkę w Kościele Katolickim i takimi jak ja, obywatelami wiecznego Jeruzalem, do którego wzdycha Twój lud podczas całej wędrówki, od chwili wyruszenia aż do chwili powrotu. Obiej jej ostatnia zwrócona do mnie prośba wypełniła się w modlitwach wielu czytelników tych wyznań obficiej niż by się mogła wypełnić w moich tylko modlitwach. Księga dziesiąta. Pragnąłbym Cię poznać, O Panie, który mnie znasz. Pragnąłbym Cię poznać tak, jak i ja przez Ciebie jestem poznany. Mocy duszy mej. Wejdź w nią i przystosuj ją do siebie, aby się objął w posiadanie nieskalaną i bez zmazy. Ufam, że tak się stanie. Dlatego ośmielam się tak mówić. I to nadzieją się wesele ilekroć się wesele, zbawiennie. A inne tego życia sprawy Tym mniej zasługują na łzy, im częściej się nad nimi płacze. Tym bardziej się powinno nad nimi płakać, im mniej się nad nimi łez leje. Ty prawdę umiłowałeś. Kto ją wypełnia, dąży do światła. W moich wyznaniach pragnę ją w sercu wypełniać wobec Ciebie, a w tej książce wobec wielu świadków. Dla Ciebie jednak, Panie, przed którego oczyma cała otchłań ludzkiego sumienia jest obnażona, cóż mogłoby we mnie być zakryte, choćbym nawet nie chciał się spowiadać. Tylko Ciebie przed sobą bym ukrył, a nie siebie przed Tobą. Kiedy wydzierający się z mej piersi jęk daje świadectwo, jak bardzo się sobie nie podobam, ty mi rozbłyskasz na nowo. Raduję się Tobą, kocham Cię, tęsknię za Tobą, wstydząc się Ciebie, odrzucając siebie precz. Ciebie tylko wybieram, i nie tylko Tobie, lecz i sobie samemu mogę się podobać tylko w Tobie. Wyraźnie widzisz, Panie, to wszystko, czym jestem. A jak jest dla mnie pożyteczne spowiadanie się Tobie, już powiedziałem. Składam wyznanie nie tylko słowami wypowiadanymi językiem, lecz głosem duszy, wołającą do Ciebie myślą. Dobrze słyszysz takie wołanie. Kiedy jestem zły, już samo to, że się sobie nie podobam, jest wyznaniem złożonym wobec Ciebie. Kiedy jestem dobry, Wyznaniem wobec Ciebie jest to, że nie przypisuje sobie zasługi. Ty, Panie, błogosławisz sprawiedliwemu, ale przecież to Ty przedtem z grzesznika uczyniłeś sprawiedliwego. Dzieje się tak, Boże mój, że moja spowiedź wobec Ciebie dokonuje się wielkiej ciszy, a zarazem rozgłośnie, choćby język milknął, serce woła. Cokolwiek słusznego mówię ludziom, ty to wszystko już przedtem w sercu mym usłyszałeś, jak też niczego takiego nie usłyszysz ode mnie, czego byś mi wcześniej nie powiedział. Czemu więc zależy mi na tym, by ludzie usłyszeli moje wyznania? Czyż to oni zdołają mnie podźwignąć ze wszystkich moich słabości? Jakże skwapliwie ludzie badają cudze życie, a jak się opieszale, zabierają do naprawienia swojego. Czemu chcą się ode mnie dowiedzieć, jakim jestem człowiekiem, skoro nie pragną usłyszeć od ciebie, jacy oni sami są? Kiedy się o mnie dowiadują, ode mnie samego, skąd wiedzą, że mówię prawdę? Przecież nikt z ludzi nie wie, co jest w człowieku prócz ducha człowieczego, który w nim jest. Gdyby zaś od ciebie usłyszeli coś o sobie samych, nie mogliby powiedzieć, Zwodzi nas, Pan. Czyż dowiedzenie się o sobie samym od ciebie nie jest równoznaczne z poznaniem siebie a skoro ktoś rozpoznaje siebie czyż bez kłamstwa może powiedzieć to nieprawda ale dlatego że miłość wszystkiemu wierzy oczywiście pośród tych których złączyła w jedną wspólnotę także ja panie spowiadam się tobie w taki sposób, aby to słyszeli ludzie którym jednakże nie mogę udowodnić, że mówię prawdę. Ale mi wierzą ci, których uszy otwarła dla mnie miłość. Lekarzu mojej duszy, pomóż mi dokładnie rozumieć, jak bardzo to jest owocne. Dawne moje winy odpuściłeś mi i okryłeś je zasłoną, aby mnie uszczęśliwić w Tobie, przemieniając duszę moją poprzez Twoją wiarę i sakrament. Ale kiedy o tych minionych winach czytają albo słyszą inni, ich serca już nie zapadają w sen rozpaczy, z tym ciężkim westchnieniem nie zdołam. Budzą się pokrzepione Twoją miłującą dobrocią i słodyczą Twojej łaski, umacniającej każdego słabego, który sobie dzięki niej słabość swoją uświadomił. Dla dobrych jest radością słuchanie o dawnych występkach ludzi. Którzy już się o tych występków uwolnili, nie dlatego radością, że są występkami, lecz dlatego, że były, a już ich nie ma. Ale o Panie Boże mój, któremu codziennie się spowiada moje sumienie, bezpiecznie ufając twemu miłosierdziu, niżeli własnej niewinności jaki może być z tego pożytek, jeśli spowiadam się w tej książce już nie z tego, czym byłem ale z tego czym jestem. Wiem, dzięki czemu pożyteczne jest wyznawanie, jaka była przeszłość. Już o tym powiedziałem. Ale jaki jestem teraz, w tym momencie, gdy składam te wyznania? Sporo ludzi chciałoby to wiedzieć. I takich, którzy mnie znają, i takich, którzy mnie nie znają, lecz coś tam o mnie albo ode mnie słyszeli. Nie mogą ucha przyłożyć do mego serca, a tylko w nim Jestem taki, jaki naprawdę jestem. Chcą więc przynajmniej słuchać, jak wyznaję, czym jestem wewnątrz siebie, tu, dokąd ani okiem, ani uchem, ani myślą nie mogą sięgnąć. Chcą słuchać i gotowi są wierzyć. Ale czy zdołają mnie poznać? Miłość, dzięki której są dobrzy. Mówi im, że ja o sobie nie kłamię w tych wyznaniach, i ta sama w nich miłość mi wierzy. A jakiej oni z tego spodziewają się korzyści? Czy chcą się radować razem ze mną, gdy się dowiedzą, jak bardzo się do ciebie zbliżyłem dzięki twojej łasce, i modlić się w mojej intencji, gdy im powiem, jak bardzo moje brzemię opóźnia tę wędrówkę? Jeśli o to im chodzi, odkryje im siebie. Nie będzie to mały owoc, Boże mój, jeśli wielu podziękuje Ci za mnie i wielu się za mnie pomodli. Niechaj bratni Duch kocha we mnie to, co według Twojej nauki zasługuje na miłość i niech się smuci tym wszystkim we mnie, co według Twojej nauki jest godne pożałowania. Tego oczekuję od ducha bratniego, bo nie zwracam się tu do obcych dowych Do synów obcych, których usta głoszą marność, a prawica ich jest prawicą nieprawości. Mówię o Duchu bratnim, który wtedy, gdy może mnie pochwalić, cieszy się mną. Kiedy zaś musi mnie ganić, nade mną boleje. Bo czy pochwala mnie, czy gani, zawsze mnie miłuje. Takim ludziom ukaże siebie Niech się moimi dobrymi uczynkami uradują, Niech westchną nad moimi grzechami. To, co dobre, Ty czynisz we mnie. Z Twoj to pochodzi łaski. Co złe jest moim grzechem i karą przez ciebie wymierzoną. Niech odetchną tym, co dobre, westchną nad tym, co złe. I pieśń dziękczynna i płacz niech się ku Tobie wzniosą z bratnich serc tych kadzielnic gorejących dla ciebie. Ty zaś, panie, uradowany tą wonią bijącą ze świętego przybytku twego, przez wzgląd na Twoje imię, zmiłuj się nade mną, według wielkiego miłosierdzia Twego. Co rozpocząłeś, tego nie zaniechaj i dopełnij to, czego mi jeszcze nie dostaje. Spowiadanie się już nie z tego, jaki byłem, lecz z tego, jaki teraz jestem, będzie owocne, bo będę wyznawał z tajemną radością, ale i z lękiem. Z tajemnym smutkiem, lecz i z nadzieją, i to nie tylko wobec ciebie, lecz także wobec ludzi wierzących, uczestników mojej radości i wspólników mojej doli śmiertelnej, członków tej samej społeczności pielgrzymów, którzy tą samą drogą, jaką ja przemierzam, wędrują. Jedni już poszli przede mną, inni później pójdą, jeszcze inni obok mnie kroczą. To są słudzy Twoi, a moi bracia. Zechciałeś ich uczynić twymi synami, a moimi panami, nakazując, abym służył im, jeśli chcę żyć z Tobą i w Twojej łasce. Nakaz ten nie przemówiłby do mnie tak mocno, gdyby słowo Twoje głosiło tylko mową, a nie poszło samo przede mną drogą takich właśnie czynów. Wypełniam nakaz ten i czynem, i słowami. Wypełniam pod Twoimi skrzydłami, bo zbyt niebezpieczne byłoby moje położenie, Gdyby moja dusza nie powierzyła się osłonie Twoich skrzydeł i gdyby nie była Ci tak dobrze znana moja słabość. Jestem tylko dzieckiem, ale ojciec mój żyje zawsze. Mam wspomożyciela, który potrafi mnie bronić. Ten sam, który mnie zrodził, czuwa też nade mną. To Ty, Ty jeden, jesteś całym moim szczęściem. Wszechmocny, ty jesteś ze mną wcześniej, niżeli ja jestem z tobą. Takim ludziom, jakim mi każesz służyć, odkryję już nie tylko to, czym byłem, ale i to, czym się stałem i czym jestem. Lecz powstrzymuję się od osądzania siebie. Chcę też, aby według tego mnie słuchano. To ty mnie osądzasz, panie. To prawda, że nikt z ludzi nie wie, co jest w człowieku, prócz ducha człowieczego, który w nim jest. Ale jest też w człowieku coś, czego nie zna nawet sam duch człowieczy, który w nim jest. Ty zaś, który stworzyłeś człowieka, wiesz o nim wszystko. A ja, stojąc przed Tobą, chociaż odczuwam dla siebie pogardę, chociaż uważam siebie za pył ziemi i popiół, jednak wiem o tobie coś, czego nawet o sobie samym nie wiem. Na pewno jest tak, że teraz widzimy zagadkowo jak w zwierciadle, a jeszcze nie twarzą w twarz. Dopóki w mej pielgrzymce jestem jeszcze daleko od ciebie, bardziej jestem siebie samego niżeli ciebie świadomy. Lecz jedno wiem na pewno, że nie można ci wyrządzić żadnej szkody. Ja zaś jakim pokusom zdołam się oprzeć? A jakim nie zdołam, nie wiem. Lecz nadzieję pokładam w tym, że jesteś wierny i nie pozwolisz kusić nas ponad nasze siły, ale razem z pokusą dasz też i wyjście z niej, abyśmy ją przetrzymać mogli. Wyznam, co o sobie wiem, jak też wyznam, czego o sobie nie wiem, bo to, co wiem, wiem dzięki temu, że Ty na moją drogę siejesz światło. Czego zaś nie wiem, to dopóty będzie mi nieznane, aż moje ciemności staną się przed Twoim obliczem jak południe. Nie jakimś mglistym uczuciem, ale stanowczym wyborem kocham Ciebie, Panie. Swoim słowem ugodziłeś moje serce i pokochałem Cię. Zresztą i niebo, i ziemia, i wszystko, co one zawierają, ze wszystkich stron wołają do mnie, abym Cię miłował. To orędzie stale rozbrzmiewa, zwrócone do wszystkich ludzi, nie mają więc żadnej wymówki. Jeszcze ważniejsze jest, że zmiłujesz się nad tym, komu jesteś miłościw, a miłosierdzie okażesz temu, nad kim się ulitujesz. Bez tego, niebo i ziemia głosiłyby Twoją chwałę głuchym. Lecz co ja właściwie miłuję, kiedy miłuję ciebie? Nie urodę cielesną ani urok życia doczesnego, nie promienność światła tak miłego moim oczom, nie melodie słodkie pieśni rozmaitych, nie woń upajającą kwiatów, olejków, pachnideł, nie manne ani miód, nie ciało, które pragnąłbym uścisnąć. Nie takie rzeczy miłuję, gdy miłuję mojego Boga. A jednak kocham pewnego rodzaju światło, pewnego rodzaju głos, woń i pokarm i uścisk, gdy Boga mego kocham jako światło, głos, woń, pokarm, uścisk we wnętrzu mojej ludzkiej istoty, gdzie rozbłyska dla mej duszy światło, którego nie ogarnia przestrzeń, gdzie dźwięczy głos, którego czas ze sobą nie unosi, gdzie bije woń, której wiatr nie rozwiewa, gdzie doświadcza się smaku, którego nie psuje na jedzenie, gdzie się trwa w uścisku, którego nasycenie nie rozerwie. To właśnie kocham, gdy kocham mojego Boga. A co jest tym? Zapytałem Ziemię. Odpowiedziała: Nie jestem. A wszystko, co się na niej znajduje, tak samo mi odrzekło. Pytałem morze i przepaście. I pełzające w nich żywe istoty. Odpowiedziały, nie jesteśmy Twoim Bogiem. Szukaj ponad nami. Pytałem powiewy wiatru i odrzekło mi całe powietrze razem z żyjącymi w nich istotami. A się myli, nie jestem Bogiem. Pytałem niebo słońce, księżyc i gwiazdy. My też nie jesteśmy, rzekły, Bogiem którego szukasz. Zwróciłem się tedy do wszystkich razem rzeczy, tłoczących się u wrót moich zmysłów. Powiedziałyście mi o moim Bogu, że wy nim nie jesteście. Powiedzcie mi coś o nim samym. Wielkim głosem zawołały: On nas stworzył. Moim pytaniem było samo wpatrzenie się w te rzeczy, a ich odpowiedzią ich piękność. Zwróciłem się następnie do samego siebie i zapytałem: Kim jesteś? Odpowiedziałem: Człowiekiem. A mogę w sobie rozróżnić ciało i duszę, czyli zewnętrzną i wewnętrzną część mojego ja. Którą z nich powinienem był zapytać o Boga mego, szukanego już przeze mnie na ziemi i na niebie, dokąd tylko mogły sięgnąć promienie moich oczu wysłane na zwiady. Część wewnętrzna jest ważniejsza, bo to do niej przychodzili z wieściami wszyscy moi wysłannicy cieleśni. W swojej zwierzchniczce przedstawiali do osądu owe odpowiedzi nieba, ziemi i wszystkich jakie tam istnieją rzeczy. Nie jesteśmy Bogiem, to On nas stworzył. Wewnętrzna część człowieka zawdzięcza tę wiedzę usługom części zewnętrznej. Abym to wiedział, wewnątrz mojej istoty, powiadomiły o tym mnie umysł, zmysły cielesne. Gdy cały ogrom wszechświata zapytałem o mego Boga, odrzekł mi: Nie jestem nim, to On mnie stworzył. Każdy człowiek, którego zmysły są zdrowe, dostrzega wokół siebie ten wszechświat. Dlaczego więc nie każdemu człowiekowi wszechświat mówi to samo? Zwierzęta zarówno maleńkie, jak wielkie widzą Go, lecz nie potrafią badać jego sensu, bo w nich przewodnictwa nad zmysłami przynoszącymi wieści nie sprawuje osądzający rozum. Ludzie zaś potrafią zadawać pytania. Owocem ich dociekań jest to, że niewidzialne sprawy Boga poprzez rzeczy, które zostały stworzone, dla umysłu widzialnymi się stają. Lecz ludzie niewolniczo poddają się tym rzeczom w nadmiernej do nich miłości, a niewolnicy nie są zdolni do osądzania. Rzeczy zresztą udzielają odpowiedzi tylko na pytania tych, którzy potrafią odpowiedzi osądzać. Wprawdzie rzeczy nie zmieniają swego głosu, czyli swego wyglądu w zależności od tego, czy ktoś na nie tylko patrzy, czy też wpatrując się bada je. Nie ukazują się one jednym takie, a drugim inne. Lecz jawiąc się jednym i drugim w takiej samej postaci, wobec jednych są nieme, a drugim przekazują orędzie. A raczej do wszystkich przemawiają, lecz tylko ci pojmują ich odpowiedź, którzy orędzie otrzymane za pośrednictwem zmysłów, zestawiają z prawdą trwającą wewnątrz nich samych. Ta prawda mówi im, Nie jest Twój Bóg ani niebem, ani ziemią, ani jakimkolwiek ciałem. Może to poznać z samej natury takich rzeczy każdy, kto potrafi dostrzec, że masę materialną znamionuje to, iż jest mniejsza w swojej części niż w całości. Ty, duszo moja, jesteś czymś lepszym, gdy ożywiasz całe należące do ciebie ciało. Udzielasz mu tego, czego żadna rzecz materialna nie może udzielić innej rzeczy materialnej: życia. A Bóg twój nawet Tobie duszo Tego udziela. Życiem jest życia mojego. Cóż więc miłuję, kiedy miłuję mojego Boga? Kimże jest On, ten ponad szczytem mojej duszy? Poprzez duszę moją mam wspinać się ku niemu. Muszę przekroczyć moc, która mnie z ciałem wiąże. I dzięki której napełniam je życiem. Nie ona mi umożliwi znalezienie mojego Boga. Gdyby była do tego zdolna, to pojąłby go i koń, i muł, które nie mają rozumu. Bo tamtą moc one mają, ożywia ona przecież ich ciało. Zresztą jest oprócz tej mocy, którą ożywiam ciało, jeszcze inna moc, przez którą nadaję ciału zdolność odczuwania zmysłowego. W tę moc wyposażył mnie Bóg, gdy nakazał oku, aby nie słyszało, lecz widziało, a uchu, aby nie widziało, lecz słyszało. Również każdemu z pozostałych zmysłów wyznaczył jego miejsce i funkcję, a ja, jeden duch, wszystkie te rozmaite funkcje wypełniam za pomocą zmysłów. Lecz muszę przekroczyć również tę moją zdolność, bo i koń, i muł ją posiadają. One też są wyposażone w odczuwanie zmysłowe. Wyjdę więc i poza tę moc mojej natury, stopniowo wspinając się ku temu, który mnie stworzył, taką nadając mi naturę. Oto dochodzę do rozległych pól, do przestronnego pałacu mojej pamięci, gdzie się przechowują niezliczone obrazy najróżniejszych rzeczy przyniesione przez zmysły. Tam się odkłada też to, co sobie wyobrażamy, powiększając albo pomniejszając wrażenia zmysłowe, czy w jakikolwiek inny sposób je zmieniając, jak też inne rzeczy, które oddajemy tam na przechowanie, by trwały, dopóki ich nie wchłonie i nie pogrzebie zapomnienie. Nawiedzając moją pamięć, żądam, aby się wyłoniło to, czego właśnie potrzebuję. Niektóre rzeczy wychodzą na jaw od razu. O inne trzeba dłużej się dopominać, jak gdyby z jakichś głębszych były wyciągane schowków. Jeszcze inne całą ciżbą się roją i podczas gdy zupełnie czego innego szukamy, dopadają nas, jakby mówiły, może to o nas chodzi. Niecierpliwie je strzepuję z płaszczyzny moich wspomnień, czekając, aż się rozwieje mgła, a to, czego potrzebuję, wynurzy się z ukrycia. Niektóre wspomnienia pojawiają się łatwo i w takiej kolejności, w jakiej je chciałem wywołać. A potem ustępują miejsca wspomnieniom następnym. Same zaś wracają do skarbca, gdzie się przechowują, aby się znowu wyłonić, kiedy tego zażądam. Tak się dzieje, gdy cokolwiek powtarzam z pamięci. Każda rzecz przechowuje się tam osobno, zaliczona do właściwego jej rodzaju według tego, Jaką bramą przeniknęła do pamięci. Światło, jak też wszelkie barwy i kształty, dostały się przez oczy, dźwięki przez uszy, zapachy przez wrota powonienia, smaki przez wrota ust. Poprzez zmysł zaś dotyku, który jest właściwy całemu ciału, wnika wspomnienie o tym, czy coś jest twarde czy miękkie, gorące czy zimne, gładkie czy chropawe, ciężkie czy lekkie przy czym mogą być to rzeczy znajdujące się zewnątrz albo wewnątrz ciała to wszystko przyjmuje na przechowanie wielki zbiornik pamięci aby w razie potrzeby można było z niego każdą rzecz wydobyć nie mogę pojąć owych jego tajemniczych zakamarków wszystkie rzeczy tam wchodzą właściwymi sobie bramami i znajdują pomieszczenie mówiąc ściśle nie wchodzą tam same rzeczy lecz obrazy rzeczy Dostrzeżonych zmysłami, i zawsze trwają tam w pogotowiu, aby wyjść naprzeciw naszej myśli, gdy chcemy je sobie przypomnieć. Wiadomo, jakie zmysły odebrały poszczególne obrazy i złożyły je w pamięci. Lecz kto powie, w jaki sposób się owe obrazy kształtują? Przecież, nawet wtedy, gdy dokoła mnie ciemność i cisza, w pamięci, jeśli zechce, wywołuje barwy, Rozróżniam biel i czarność, i każdy kolor od każdego innego. A gdy myślę o kolorach, nie wdzierają się do moich myśli dźwięki i nie zamącają wrażeń barw, jakie zaczerpnąłem poprzez oczy. Lecz dźwięki też się przechowują w pamięci w osobnym złożonym ukryciu. Wrażenia dźwięków też mogę wywołać, jeśli zechcę, i od razu one się do mnie cisną. Nie poruszając językiem, nie wydając z gardła żadnego głosu, mogę śpiewać do woli. Kiedy zaś wykorzystuję ten skarbiec, bogactwo, które wniknęło przez uszy, wtedy obrazy barw nie mieszają się z wrażeniami dźwięków, ani ich nie przerywają, chociaż jednocześnie z nimi trwają w pamięci. Podobnie wszelkie wrażenia, jakie przez inne zmysły wniknęły do pamięci i w niej się przechowują, wywołuję, kiedy zapragnę. Nie wdychając żadnego zapachu, odróżniam woń lilii od woni fiołków. I niczego nie kosztując, niczego nie dotykając, mocą samej pamięci, mogę uznać, że wolę smak miodu od smaku wytrawnego wina, a powierzchnię gładką od szorstkiej. Wszystko to rozpoznaję wewnątrz siebie w olbrzymim domu mojej pamięci. Tam czeka na mnie w każdej chwili i niebo, i ziemia, i morze, ze wszystkim co w nich dostrzegłem, wyjąwszy to, co zapadło w niepamięć. Tam i siebie samego spotykam i przypominam sobie, co, kiedy i gdzie robiłem, i w jakim byłem usposobieniu, gdy to czy owo się ze mną działo. Przechowują się tam wszystkie wydarzenia, jakie zapamiętałem, zarówno te, których byłem świadkiem, jak i te, o których się dowiedziałem od innych. Czerpiąc z tego samego zasobu, mogę też różne rzeczy sobie wyobrażać, czy to na podstawie własnego doświadczenia, czy na podstawie tego, co uważam za prawdopodobne, ponieważ harmonizuję z moim doświadczeniem i wplatać te obrazy w tkaninę przeszłości. I mogę z nich wysnuwać przypuszczenia dotyczące czynów, zdarzeń i nadziei na przyszłość i rozważać je tak, jakby już teraz przede mną się roztaczały. Uczynię to, czy tamto, mówię sobie. I od razu w owym olbrzymim spichrzu mojego ducha to, czy tamto się pojawia. Gdybyż się zdarzyło to, czy tamto, mówię sobie. Albo uchowaj Boże, by to, czy tamto się zdarzyło. Kiedy to mówię, od razu zjawiają się obrazy wszystkiego, o czym mówię, wyłonione z tego samego skarbca pamięci. Gdyby tych obrazów nie było, nigdy bym żadnego z owych zdań nie wypowiedział. Wielka jest potęga pamięci, Boże mój. Nie do pojęcia, wielka. Tajemnicza to jest dziedzina niezmierzona. Któż jej dna dotknął? A przecież jest to moc mojego ducha, należąca do mojej natury. Oto sam nie mogę ogarnąć tego wszystkiego, czym jestem. Jestże więc duch zbyt ciasny by mógł samego siebie objąć w pełni? Gdzie zostaje ta jego część, której on nie obejmuje? Czyż jest ona nie wewnątrz niego, ale gdzieś poza nim? Jakże to w ogóle jest możliwe, że on jej nie obejmuje? Gdy się nad tym zastanawiam, przemożny mnie przenika podziw. Oto ludzie wędrują, aby podziwiać szczyty gór, wysoko wzniesione fale morza. Szeroko rozlane rzeki, ocean otaczający Ziemię, obroty gwiazd, a obok siebie samych obojętnie przechodzą, siebie nie podziwiają. A przecież, gdy przed chwilą wymieniałem wszystkie te ogromne rzeczy, na żadną z nich nie patrzyłem oczyma, lecz w ogóle nie mówiłbym o nich, gdybym tych gór, fal, rzek, gwiazd, które wcześniej widziałem, i oceanu o którym mi opowiedziano, nie widział wewnątrz siebie, w mojej pamięci, i to w tak rozległych przestrzeniach, w jakich widziałbym je w świecie poza mną. Ale nie same te rzeczy, patrząc na nie, wchłonąłem, to tylko ich obrazy trwają wewnątrz mnie. I wiem o każdym obrazie, który to zmysł mego ciała wyrył go w mojej pamięci. Ale nie tylko to się przechowuje w niezmierzonym skarbcu mojej pamięci. Zawiera się w niej również to wszystko, czego się nauczyłem z dziedziny nauk wyzwolonych i czego jeszcze nie zapomniałem. Wiedza ta złożona jest tam na osobności, jakby w głębszym miejscu, chociaż właściwie nie ma tam miejsc, a w tym wypadku nie obrazy rzeczy, lecz same rzeczy mam do rozporządzenia. Cokolwiek wiem o gramatyce, o sztuce dyskutowania, jak też o tym, ile jest rodzajów zagadnień, trwa w mej pamięci nie tak, jakbym zachował tylko obraz, a rzecz samą zostawił za bramą. Ale jakby to w uszach mi zadzwoniło i przeminęło, jakby to był głos, który wnikając przez uszy, zostawia w umyśle ślad, z którego można go w przypomnieniu wywołać. Rzekłbyś, że dźwięczy, chociaż już nie dźwięczy. Albo jakby to była woń. Która zanim ją wiatr rozwieje, oddziałuje na zmysł powonienia, przekazujący pamięci wrażenie, abyśmy je potem mogli odtworzyć, gdy zechcemy. Albo jak pokarm, który na pewno traci smak, gdy opada do żołądka, ale można powiedzieć, że nadal smakuje nam we wspomnieniu. Albo jak cokolwiek, co czujemy zmysłem dotyku, a co w pamięci możemy sobie wyobrazić wtedy, gdy już tej rzeczy nie dotykamy. We wszystkich tych wypadkach same rzeczy nie przenikają do pamięci, lecz tylko ich obrazy, pamięć chwyta ze zdumiewającą szybkością, jak gdyby je układa w przedziwnych, odrębnych pomieszczeniach, aby w równie zdumiewający sposób wynurzały się stamtąd, gdy je sobie przypominamy. Kiedy mi mówią, że są trzy rodzaje zagadnień: czy jakaś rzecz jest, czym jest. I jaka jest? Przechowuję wrażenie dźwięków, z jakich się te słowa składają, jak też wiem, że same dźwięki uleciały z powiewem wiatru, rozwiały się i już nie istnieją. Rzeczy jednak, które są tymi dźwiękami oznaczone, nie można dotknąć żadnym zmysłem ciała. Nie dostrzegłem też ich nigdzie indziej, lecz tylko w moim umyśle. I złożyłem w pamięci nie ich obrazy, ale same te rzeczy, którymdy one do mnie wniknęły. Niech one same mi powiedzą, jeśli potrafią, bo ja na próżno przeglądam wszystkie wrota mego ciała. Nie znajduję miejsca, przez które by one wedrzeć się mogły. Oczy mówią: Jeśli są barwne, to my je wprowadziłyśmy. Uszy mówią: Jeśli zadźwięczały, to myśmy o nich wieść przyniosły. Nozdrza powiadają, Jeżeli zapachniały, Przybyły naszym szlakiem. Zmysł smaku, jeśli są bez smaku, nie pytaj mnie o nie. Zmysł dotyku, jeśli to nie jest ciało, to tego nie dotknąłem, a skoro nie dotknąłem, żadnego nie przekazałem orędzia. Którędyż więc i w jaki sposób przeniknęły te rzeczy do mej pamięci? Nie wiem. Kiedy się ich uczyłem, nie musiałem uwierzyć innemu umysłowi. Lecz rozpoznałem je w moim własnym umyśle i uznałem za prawdziwe. Powierzyłem je własnemu umysłowi, jakbym je na powrót składał w skarbcu, aby je stamtąd wydobywać, kiedy zechce. Zanim się ich nauczyłem, one już tam były, ale w pamięci ich nie było. W jakiej więc części umysłu się znajdowały? Jak wytłumaczyć, że gdy mi o nich powiedziano, rozpoznałem je i rzekłem, tak jest, to prawda. Chyba tylko tak można to wytłumaczyć, że już przedtem były w pamięci, lecz ukryte w głębszych jej zakamarkach, w tak odległym jej regionie, że może nigdy nie zdarzyłoby mi się o nich pomyśleć, gdyby ktoś inny ich z tych jam nie wyciągnął, pouczając mnie o tych sprawach. Z tego można wysnuć wniosek, że uczenie się takich rzeczy, które nie docierają do naszego umysłu jako wrażenia przekazane przez zmysły, lecz które w naszym wnętrzu rozpoznajemy takie, jakie one same są, bez obrazów, uczenie się ich nie jest niczym innym, jak procesem myślowym, w którym to, co pamięć w sobie zawierała jako rzeczy bezładnie rozrzucone, skupia się i przez skierowanie na to uwagi, porządkuje w taki sposób. By rzeczy te znajdowały się jakby pod ręką w tej samej pamięci, gdzie się przedtem poniewierały w bezładzie. Skorośmy te rzeczy sobie przyswoili, już łatwo ku nam wybiegają. A jakże wiele takich składników zawiera moja pamięć, jak wiele takich rzeczy już odszukanych i umieszczonych, jak rzekłem, jest jakby na wyciągnięcie ręki. To właśnie mamy na myśli, mówiąc. Że czegoś czegośmy się nauczyli i coś, czego znamy, tkwi już w naszej pamięci. Jeśli przez niewielki nawet okres czasu przestaje poświęcać takim rzeczom uwagę znowu zapadają w głębie, jakby się osuwały do odleglejszych kryjówek pamięci. Także po to, aby je znać, muszę je znowu przemyśleć, jakby to były dla mnie rzeczy nowe. Jeszcze raz muszę je wygonić z ich dawnych nor, bo nigdzie indziej nie mogły się były ukryć. Skoro się rozproszyły, trzeba je na powrót zgromadzić, skupić. Stąd właśnie pochodzi łacińskie słowo cogitare, myśleć. Tak samo spokrewnione ze słowem cogere, skupiać. Jak actitare, często działać, ze słowem agere, działać. A Często czynić, ze słowem facere, czynić. Lecz słowo cogitare, umysł zastosował wyłącznie do swoich funkcji. Oznacza ono zgromadzenie, czyli skupienie, tylko w umyśle, a nie gdziekolwiek indziej. Zawiera też pamięć niezliczone zasady i prawa liczb i wymiarów. Żadnego z nich nie wyryły w umyśle zmysły, bo zasady tej prawa ani nie mają barw, ani nie dźwięczą, ani nie pachną, ani się ich nie kosztuje, ani nie dotyka. Kiedy się o nich dyskutuje, słyszę dźwięki oznaczających je słów, ale czym innym są owe dźwięki, czym innym same te rzeczy. Ich nazwy inaczej brzmią po łacinie, inaczej po grecku. Same zaś rzeczy nie są ani greckie, ani łacińskie, ani nie należą do żadnej w ogóle mowy. Widziałam linie wykreślane przez architektów, nieraz cienkie jak nić pajęcza. Ale tamte zasady są czymś innym. Nie są obrazami takich rzeczy, o jakich mi doniósł zmysł wzroku. Znaję ten, kto je rozpoznał, bez odnoszenia się do jakiegokolwiek przedmiotu materialnego, wewnątrz swego umysłu. Wszystkimi zmysłami poznaję liczbę rzeczy materialnych, które przeliczam. Ale same zasady liczenia nie są tym samym co owe przedmioty, nie są obrazami przedmiotów, które przeliczamy, lecz mają niezależne istnienie. Ktoś, kto tego nie pojmuje, może się ze mnie śmiać. Będzie to, jak sądzę, smutne szyderstwo. Wszystkie te prawdy, przechowując w pamięci, również to, pamiętam, jak się ich nauczyłem. Słyszałem też i pamiętam wiele fałszywych argumentów wysuwanych przeciwko nim w dyskusjach. Argumenty są fałszywe, ale to, że je pamiętam, nie jest fałszem. Pamiętam też, jak odróżniłem owe prawdziwe fakty od fałszywych teorii, jakimi się próbuje zbijać fakty. Jest też różnica między uświadamianiem sobie, że teraz je odróżniam, a pamiętaniem o tym, że nieraz dokonywałem, myśląc o tych sprawach, takiego rozróżnienia w przeszłości. Zarówno pamiętam o tym, że nieraz już te fakty pojmowałem w przeszłości, jak i powierzam pamięci to, że teraz je pojmuję i odróżniam prawdę od fałszu, dzięki czemu w przyszłości będę pamiętał, że rozumiałem tę rzecz w tej oto chwili. Pamiętam więc też o tym, że pamiętałem. Także w przyszłości, jeśli będę pamiętał, że mogłem w tej oto chwili przypomnieć sobie owe fakty, będę to zawdzięczał mocy mojej pamięci. Pamięć ta przechowuje również moje uczucia, nie w taki sposób, w jaki je sobie uświadamia dusza, kiedy ich doświadcza, lecz w zupełnie inny sposób, zgodny ze znamiennymi właściwościami pamięci. Nawet będąc zasępiony, mogę sobie przypominać czas, kiedy byłem wesoły, a przypominając sobie, że w przeszłości byłem smutny, nie muszę się z tego powodu zasępiać. Bez lęku wspominam, jak się niegdyś bałem. Już nie pożądając o dawnym pożądaniu, pamiętam. Nieraz wspomina się stan wręcz przeciwny obecnemu. Z radością myślę o minionym smutku, smucę się, dumając o szczęściu, które przeminęło. Co się tyczy wspomnień o stanie fizycznym, nie ma w tym niczego szczególnego. Przecież czym innym jest dusza, a czym innym ciało. Nie ma więc powodu do zdziwienia. Gdy z radością wspominam miniony ból fizyczny. Ale co się tyczy duszy, trzeba przyznać, że umysł i pamięć są właściwie jednym i tym samym. Kiedy prosimy kogoś, aby jakąś rzecz zapamiętał, powiadamy, by to zanotował w umyśle. A gdyśmy o czymś zapomnieli, mówimy, że to się nam z duszy wymknęło. Wprost więc utożsamiamy pamięć z duszą. Jakże to się dzieje? Że gdy z weselem wspominam miniony smutek, czyli gdy dusza jest pełna radości, a pamięć pełna smutku, jak to się dziać może, że się dusza rozwesela napełniającą ją radością, a pamięć nie smutnieje od tego, że ją smutek napełnia. Któż się ośmieli twierdzić, że pamięć nie ma nic wspólnego z duszą? Chyba to jest tak, że pamięć jest jakby żołądkiem duszy. A radość i smutek pokarmem słodkim i gorzkim. Kiedy radość i smutek powierza się pamięci, dzieje się tak, jakby ten pokarm opadł do żołądka, gdzie może przetrwać, ale traci swój smak. Na pewno śmieszne jest to porównanie, ale nie jest ono zupełnie bezpodstawne. Kiedy mówię, że dusza doznaje czterech rodzajów wzruszeń: pożądania, radości, lęku i smutku, Czerpię tę wiedzę z mojej pamięci. Jeśli dokładnie owe wzruszenia omawiam, analizując każdy z nich i opisując różne formy, jakie ono może przybrać, też się opieram na pamięci i z niej wydobywam wszystko, co mam powiedzieć. A jednak nie musi mnie ogarniać którekolwiek z tych wzruszeń, kiedy je wywołuję z pamięci. Zanim je stamtąd wywołałem, zanim w ogóle pomyślałem o nich, musiały one trwać w pamięci. Bo przecież stamtąd je wydobywam przypomnieniem. Może więc w podobny sposób wynurzają się one z pamięci w akcie przypominania, jak pokarm wraca z żołądka do pysków zwierząt przeżywających. Ale czemu człowiek rozważający te wzruszenia, czyli człowiek wspominający je, nie odczuwa w rozmyślaniu, czyli jak gdyby w ustach, ani słodyczy radości, ani goryczy smutku. Czy właśnie pod tym względem się różnią dwa procesy? Niezupełnie jednakowe? Któż by zresztą chciał mówić o smutku albo lęku, gdyby za każdym razem, kiedy o nich wspominamy, musiał nas smutek albo lęk ogarniać? A przecież, z drugiej strony, nie moglibyśmy o nich mówić, gdybyśmy nie znajdowali w naszej pamięci nie tylko dźwięków ich nazw, które przechowujemy pośród wrażeń wyrytych przez zmysły, lecz także idei. Samych tych wzruszeń, które nie przeniknęły do nas przez żadne wrota cielesne. Powierzyła je pamięci sama dusza, doświadczając owych wzruszeń, albo może pamięć zachowała je sama, nie czekając na czyjekolwiek polecenie. Czy proces ten się dokonuje za pośrednictwem obrazów, czy bez nich, trudno jest orzec. Mogę mówić o kamieniu, Mogę mówić o słońcu, choćby te rzeczy nie były w tej chwili dostępne moim zmysłom. Lecz oczywiście ich obrazy ciągle w mojej pamięci trwają. Mówię o bólu cielesnym, lecz póki nic mnie nie boli, samego bólu nie doznaję. Gdyby jednak jego obraz nie był obecny w mojej pamięci, nie potrafiłbym o nim nic powiedzieć, ani też w żadnej analizie, nie odróżniłbym go od przyjemności. Mogę mówić o zdrowiu, kiedy i ja jestem zdrowy. Wtedy sam doświadczam tej rzeczy, o której mówię. Ale gdyby w mojej pamięci nie tkwił również obraz zdrowia, w żaden sposób nie mógłbym sobie przypomnieć, co brzmienie tego słowa oznacza. Ludzie chorzy, kiedy się im mówi o zdrowiu, nic by z tego nie rozumieli, jeśli by tego samego obrazu nie zatrzymała siła ich pamięci, nawet po utraceniu przez nich zdrowia. Wymieniam liczby, według których przeliczamy przedmioty, i wynurzają się z mej pamięci nie ich obrazy, ale same liczby. Mówię o obrazie słońca i oto zjawia się on w mej pamięci. Ponieważ wywołuje z pamięci nie obraz jego obrazu, ale sam obraz, zjawia mi się w akcie przypomnienia sam obraz. Wymieniam pamięć i rozpoznaję to, o czym mówię a gdzież rozpoznaje jeśli nie w samej pamięci czyż byłoby możliwe żeby ona uświadamiała się samej sobie przez swój obraz a nie przez siebie samą nawet kiedy mówię o zapomnieniu i rozumiem o czym mówię jakżebym mógł rozumieć gdybym tego nie pamiętał mam tu na myśli oczywiście nie samo brzmienie owego słowa ale rzecz, którą ono oznacza. Gdybym o niej zapomniał, na pewno nie mógłbym rozpoznać, jaki jest sens tego brzmienia. Kiedy wspominam pamięć, przez samą siebie pamięć się sobie uświadamia. Kiedy zaś wspominam zapomnienie, dwie rzeczy w tym uczestniczą i pamięć i zapomnienie. Pamięć, przez którą wspominam i zapomnienie, o którym wspominam. Lecz Czymże jest zapomnienie, jeśli nie brakiem pamięci? Jakże więc pojawia się ono w taki sposób, że mogę je wspominać, skoro wtedy, gdy ono się pojawia, nie mogę wspominać? Jeśli jest prawdą, że to, co pamiętamy, zachowujemy w pamięci, i jeśli jest prawdą, że gdybyśmy nie pamiętali zapomnienia, słysząc to słowo, nie moglibyśmy zrozumieć, jaką rzecz ono oznacza, to prawdą jest, że się w pamięci przechowuje zapomnienie. Abyśmy więc nie zapomnieli, jest obecne to, co sprawia swoją obecnością, że zapominamy. Czy z tego należy wysnuć wniosek, że zapomnienie, skoro je pamiętamy, jest obecne w pamięci nie samo w sobie, lecz tylko przez swój obraz? Bo gdyby było ono samo obecne, zapomnienie sprawiałoby nie to, żebyśmy pamiętali, lecz żebyśmy zapomnieli. Kto zdoła głębi tę sprawę zbadać? Kto zdoła pojąć, jak to naprawdę jest? Ciężko się trudzę, o panie, na tym polu, którym ja sam dla siebie jestem. Stałem się dla siebie polem kamienistym, gdy się je uprawia, pot zalewa oczy. Nie badam teraz szlaków nieba, nie wymierzam odległości między gwiazdą a gwiazdą, nie próbuję odkryć w jaki sposób ziemia wisi w przestrzeni? Siebie badam, swoją pamięć, swój umysł? Nic dziwnego, że to, co nie jest mną, jest ode mnie odległe. Ale cóż mi może być bliższe, niżeli ja sam sobie? A oto nie mogę pojąć właściwości mojej pamięci, chociaż bez niej w ogóle nie mógłbym mówić o sobie. Co mam rzec, skoro jestem całkowicie pewny, że pamiętam zapomnienie? Czy mam uznać, że nie ma w mojej pamięci tego, co pamiętam? Czy też mam powiedzieć, że po to jest zapomnienie w mojej pamięci, aby mnie uchronić od zapomnienia? Jedno i drugie zdanie jest całkowicie niedorzeczne. Jest jeszcze trzecia możliwość. Uznać, że skoro pamiętam zapomnienie, to mam w pamięci jego obraz. A nie samo zapomnienie. Jakże jednak mogę przyjąć takie założenie, skoro wiem, że ilekroć obraz jakiejś rzeczy ma się utrwalić w pamięci, niezbędne jest, by najpierw była obecna sama owa rzecz, której obraz mógłby się w pamięci wyryć? W taki sposób pamiętam Kartaginę i wszystkie miejscowości, w których byłem. Tak pamiętam twarze ludzi, których poznałem, i wszelkie w ogóle wrażenia przekazane mi przez zmysły. Tak też zapamiętałem zdrowie czy cierpienie fizyczne. Gdy rzeczy te były dla mnie obecne, pamięć uchwyciła ich obrazy. Dzięki czemu również wtedy, gdy ich nie ma, mogę je sobie przypominać, oglądać w umyśle i rozważać. Jeśli by zapomnienie trwało w pamięci nie samo przez się, ale tylko przez swój obraz, to musiałoby przedtem samo być dla mnie obecne. Aby pamięć mogła jego obraz uchwycić. Lecz kiedy było obecne, w jakiś sposób obraz swój w pamięć wpisało, skoro ona nawet to, co już tam zostaje zapisane, obecnością swoją unicestwia. Jakkolwiek to się dzieje, w jakikolwiek niepojęty i niewytłumaczalny sposób to się dokonuje, wiem niewątpliwie, że pamiętam również zapomnienie, chociaż ono wymazuje to, co się pamięta. Wielka jest potęga pamięci. Trwogą przejmuje, Boże mój, to niezgłębione, nieskończone bogactwo. I to tym właśnie jest duch, tym jestem ja. Czymże więc jestem, Boże mój? Co jest moją naturą? Zmienne? Różnorodne życie straszliwie bezgraniczne. Na polach mojej pamięci, w pieczarach jej niezliczonych i przepaściach bezmierne niedopoliczenia mnóstwo rzeczy najróżniejszych. Rzeczy materialne są tam poprzez swe obrazy. Zasady nauk trwają same przez się. Wzruszenia poprzez jakieś idee albo zapisy, dzięki czemu dusza również wtedy, gdy ich nie doznaje, ma je w pamięci, a cokolwiek jest w pamięci, to jest i w duszy. Wszystkie te rzeczy przebiegam i przelatuję, jak zechcę, a nieraz się w nie zagłębiam, dokąd zdołam, lecz nigdzie nie znajduję dna. Taka jest siła pamięci, taka jest siła życia w człowieku żyjącym, chociaż jest on śmiertelny. Cóż więc mam uczynić? O prawdziwe życie moje, Boże mój, wyjdę i poza tę moc, która się nazywa pamięcią, przekroczę ją, aby się wznieść do Ciebie o światło błogie. Jak Ty przemówisz do mnie? Oto, wstępując poprzez moją duszę do Ciebie, który nade mną trwasz, przekroczę także moc zwaną pamięcią. Pragnąc w jedynie możliwy sposób Ciebie dosięgnąć i w jedynie możliwy sposób do Ciebie przylgnąć. Pamięć mają i zwierzęta, i ptaki, inaczej nie mogłyby wracać do legowisk i gniazd, ani też odnajdować wielu innych rzeczy, do których przywykły. Już samo to, że mogą do nich przywyknąć, zawdzięczają pamięci. Przekroczę więc i pamięć. Aby dosięgnąć tego, który mnie oddzielił od czworonogów i uczynił mądrzejszym od ptaków niebieskich, nawet pamięć przekroczę. Lecz gdzie cię odnajdę, prawdziwie dobra, niezawodna słodyczy? Gdzież odnajdę ciebie? Jeśli cię znajdę poza moją pamięcią, to nie będę ciebie pamiętał. A jakżeż w ogóle mam cię znaleźć, jeżeli ciebie nie pamiętam? Kobieta, która zgubiła drachmę, szukała jej przy świetle lampy. Gdyby tej drachmy nie pamiętała, nie mogłaby jej odnaleźć. Gdyby nawet się na nią natknęła, skądże by miała wiedzieć, że to właśnie drachma? Pamiętam, że wiele razy szukałem zgubionych przedmiotów i odnajdowałem je, a wiem to dzięki temu, że wtedy, gdy którejś rzeczy szukałem, Ludzie mnie pytali: może to właśnie to, a może tamto. A ja tak długo odpowiadałem nie, dopóki nie podano mi tego, czego szukałem. Cokolwiek to było, gdybym wówczas tej rzeczy nie pamiętał, to nawet gdybym ją podano, nie znalazłbym jej, bo bym jej nie rozpoznał. Dotyczy to wszystkich wypadków, w których szukamy rzeczy zgubionej i odnajdujemy ją. Ilekroć coś ginie nam z oczu, ale nie z pamięci, to może się stać z każdym widzialnym przedmiotem, przechowuje się wewnątrz nas jego obraz i szukamy tej rzeczy, dopóki jej znowu nie ujrzymy. Znajdując ją, rozpoznajemy ją według obrazu trwającego wewnątrz nas. Dopóki tej rzeczy nie rozpoznamy, nie mówimy, że znaleźliśmy coś, co zginęło. Możemy zaś ją rozpoznać tylko wtedy, gdy ją pamiętamy. To znaczy, gdy zniknęła ona z oczu, ale nie była stracona dla pamięci. Kiedy zaś sama pamięć coś traci, a dzieje się to za każdym razem, gdy coś zapominamy i usiłujemy to sobie przypomnieć, gdzież indziej mielibyśmy tego szukać, jak nie w samej tylko pamięci? Jeśli zamiast tego, zjawia się w niej coś innego, niecierpliwie to odpychamy. Dopóki nie zabłyśnie to właśnie czego szukamy. Wtedy mówimy: Tak, o to nam chodziło. Nie mówilibyśmy tak, gdybyśmy tego nie rozpoznali. Nie rozpoznalibyśmy zaś, gdybyśmy nie pamiętali. A przecież zapomnieliśmy. Może nam to tylko częściowo z pamięci wypadło. Na podstawie części, która się przechowała, pamięć szukała reszty. Wyczuwała bowiem, że czegoś jej brakuje i czuła się okaleczona utratą tego, do czego przywykła, więc uporczywie się domagała odzyskania owej brakującej części. Coś podobnego się zdarza, gdy przed oczyma albo w myśli mamy jakiegoś sławnego człowieka, a nie możemy sobie przypomnieć jego imienia. Obce imiona, jakie się nam nasuwają, nie pasują do niego, bo nigdy w naszych myślach nie kojarzyliśmy ich z tym człowiekiem. Odrzucamy je więc stanowczo, póki nie zaświta w pamięci jedyne imię właściwe, zgodne z naszym wyobrażeniem o tym człowieku. Skądże jednak to imię się wyłania? Czyż nie z samej pamięci? Nawet gdy ktoś inny nam je potrzepnął, uznajemy je dzięki naszej pamięci. Nie przyjmujemy go jako nowości, lecz uznajemy je za właściwe imię. Które o to już pamiętamy. Gdybyśmy je zapomnieli całkowicie, żadne podpowiadanie by go nam przypomnieć nie mogło. Jeśli o czymś pamiętamy, że to zapomnieliśmy, to nie zapomnieliśmy tego do Gdybyśmy całkowicie zapomnieli, nie bylibyśmy zdolni nawet do samego szukania tego, co zginęło. Jakże więc szukam Ciebie, panie? Gdy szukam ciebie, mojego Boga, szukam życia szczęśliwego. Będę cię szukał, by dusza moja żyć mogła. Ciało me żyje dzięki mojej duszy, a dusza żyje dzięki Tobie. Jakże więc mam szukać owego szczęśliwego życia? Nie posiądę go, dopóki nie będę mógł słusznie powiedzieć: To wszystko, czego pragnę. Szczęście jest tu. Gdzie mam tego szukać? Czy w pamięci jak gdybym nie pamiętał szczęścia, a jeszcze pamiętał, że je zapomniałem? Czy raczej z tęsknotą dążąc do rzeczy nieznanej czy to taki, której nigdy nie znałem, czy też zapomniałem tak dokładnie, że nie pamiętam, iż zapomniałem? Przecież to chodzi o owo życie szczęśliwe, którego wszyscy pragną tak powszechnie, że nie ma nikogo, kto by go nie pragnął. Gdzież je poznali, że tak go zapragnęli? Gdzież je ujrzeli, że tak się w nim rozmiłowali? Niewątpliwie jest ono w nas, lecz nie wiem, jak to się dzieje. Niektórzy ludzie są szczęśliwi w tym sensie, że osiągnęli stan szczęśliwości, inni są uszczęśliwieni nadzieją. Ci posiadają szczęście w niższym stopniu niż tamci, którzy rzeczywiście szczęście osiągnęli. Szczęśliwsi są jednak od takich, którzy ani w rzeczy, ani w nadziei nie są szczęśliwi. Ale nawet ci ostatni muszą w jakimś sensie szczęście posiadać, bo inaczej nie pragnęliby szczęścia, a to, że pragną, jest pewne. Nie wiem, w jaki sposób je poznali. Mają jednak jakąś ideę szczęścia. Staram się dociec. Czy ta wiedza pochodzi z pamięci? Bo to by znaczyło, że kiedyś byliśmy szczęśliwi. Nie zastanawiam się teraz nad tym, czy ludzie indywidualnie byli szczęśliwi, czy też byliśmy szczęśliwi tylko w tym jednym człowieku, który pierwszy zgrzeszył i w którym wszyscy umarliśmy. Pragnę zrozumieć, czy idea szczęścia jest w pamięci. Przecież nie tęsknilibyśmy za nim, gdybyśmy go nie znali. Słysząc to słowo, wszyscy przyznajemy, że dążymy do rzeczy, którą to słowo oznacza, bo nie brzmieniem słowa się zachwycamy. Kiedy bowiem łacińskie słowo oznaczające szczęście słyszy Grek, nie zachwyca się nim, bo nie wie, o czym się mówi, a my się zachwycamy. On tak samo się zachwyca, kiedy usłyszy o szczęściu w języku greckim. Sama ta rzecz nie jest ani grecka. Ani łacińska. Żarliwie pragną ją osiągnąć i Grecy, i ludzie mówiący po łacinie, i ludzie mówiący jakimkolwiek innym językiem. Znana jest na pewno wszystkim. Gdyby można było w jakimś wspólnym języku wszystkim ludziom naraz postawić pytanie, czy chcą być szczęśliwi, z całą pewnością odpowiedzieliby, że chcą. A nie byłoby to możliwe. Gdyby sama rzecz, którą słowo szczęście oznacza, nie trwała w ich pamięci. Czy tak się pamięta szczęście, jak pamięta Kartaginę człowiek, który to miasto choć raz widział? Nie. Szczęścia bowiem nie ogląda się oczyma, gdyż nie jest ono czymś materialnym. A może raczej tak, jak pamiętamy liczby. Nie. Ten bowiem, kto zna liczby nie pragnie ich posięść. Szczęście zaś znamy i znając, kochamy je, a pragniemy je posięść, abyśmy się stali szczęśliwi. Może więc tak mamy w pamięci szczęście, jak pamiętamy sztukę wymowy? Nie. Wprawdzie słysząc miano retoryki, przypominają sobie samą rzecz również ci, którzy jeszcze nie są wymowni, a wielu z nich, Chciałoby tę sztukę posięść. Jasne więc więc, że wiedzą, czym jest sztuka wymowy. Ale czymże oni dostrzegają to, że inni są bardziej od nich wymowni? Zmysłami cielesnymi. Podoba im się to i chcieliby umieć przemawiać tak samo dobrze. Bez takiej obserwacji świata zewnętrznego nie mogliby się zachwycić sztuką wymowy, a gdyby się nią nie zachwycili. Nie mogliby jej zapragnąć. Nie ma zaś takiego zmysłu cielesnego, za pomocą którego moglibyśmy dojrzeć szczęście w innych ludziach. Więc może tak, jak pamiętamy radość, być może w taki właśnie sposób pamiętamy szczęście. Bo o radosne chwile mego życia pamiętam również w porze smutku, podobnie jak można, będąc nieszczęśliwym, pamiętać o szczęściu. A przecież nigdy nie doświadczyłem radości jakimkolwiek zmysłem mego ciała, ani jej nie zobaczyłem, ani nie usłyszałem, ani nie odczułem powonieniem, ani nie skosztowałem smakiem, ani nie dotknąłem, lecz doświadczyłem jej samą duszą, kiedy się rozradował. I znajomość tej radości przechowała się w mojej pamięci, dzięki czemu mogę sobie radość przypominać, czasem z odrazą, czasem z tęsknotą w zależności od różnych rzeczy, które, jak pamiętam, roznieciły ją we mnie. Bo niestety i z powodu wstrętnych rzeczy przenikała mnie radość, co teraz wspominam ze wstrętem. Lecz nieraz wzbudzały we mnie radość rzeczy dobre i godziwe. Wspominam je z tęsknotą, jeśli są teraz poza moim zasięgiem. I oto w smutku dawną radość przyzywam. Gdzież to ja więc. I kiedy doznałem mojego szczęścia, jeśli je teraz tak wspominam, tak kocham, z taką tęsknotą przywołuję. A nie dotyczy to tylko mnie, czy jakiejś ograniczonej liczby ludzi. Przecież wszyscy chcemy być szczęśliwi. Gdybyśmy zaś nie mieli niewątpliwej znajomości szczęścia, nie zwracałaby się ku niemu tak niewątpliwie nasza wola. Lecz czymże jest to szczęście? Gdybyśmy zapytali dwóch ludzi, czy chcą służyć w wojsku, mogłoby się zdarzyć, iż jeden odpowiedziałby, że chce, drugi, że nie chce. Gdyby zaś ich zapytano, czy chcą być szczęśliwi, każdy z nich bez żadnego wahania od razu by odpowiedział, że chce. I właśnie po to, żeby być szczęśliwym, jeden pragnie służyć wojsku, a drugi nie. Jednego to, drugiego tamto raduje, ale wszyscy się zgadzają, że chcą być szczęśliwi. Podobnie jak wszyscy, gdyby ich zapytano, zgodnie by stwierdzili, że pragną radości, i właśnie radowanie się nazywają szczęściem. Mogą na różnych drogach szukać radości. Łączy jednak wszystkich to, że do radości dążą, a jest to coś, o czym nikt nie może powiedzieć, że tego nie doświadczył. Dlatego też każdy rozpoznaje to w pamięci, gdy słyszy o szczęściu. Ustrzesz jednak Boże, szczęście spowiadającego się Tobie sługi twego, odmniemania, jakoby każda radość, którą odczuwam, prawdziwie mnie uszczęśliwiała. Jest bowiem taka radość, której nie dostępują bezbożni Lecz doznają jej tylko ci, którzy cię czczą ze względu na ciebie samego, ci, których radością ty sam jesteś. Tym właśnie jest szczęście. Radowaniem się w dążeniu ku tobie. Radowaniem się tobą. Radowaniem się ze względu na ciebie. To jest prawdziwe szczęście i nie ma szczęścia innego. Ci, którzy cokolwiek innego uważają za szczęście, Dążą do takiej radości, która nie jest prawdziwa, ale nawet ich wola nigdy się nie odwraca od jakiegoś wyobrażenia radości. Nie jest więc pewne, że wszyscy ludzie dążą do szczęścia. Ci bowiem, którzy nie chcą radować się Tobą, będącym jedynym szczęściem, w istocie nie pragną szczęścia. Ale może jest tak, że wszyscy ludzie szczęścia pragną. Lecz ponieważ ciało pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału, skutkiem czego nie mogą czynić tego, czego chcą, ludzie osuwają się w to, co jest na ich miarę, i tym się zadowalają. Ich bowiem pragnienie dokonania tego, czego nie mogą dokonać, nie jest dostatecznie silne, aby mogli tego dokonać. Pytam wszystkich, czy woleliby się radować prawdą, czy fałszem. Odpowiadają, że wolą się radować prawdą, z taką samą pewnością, z jaką mówią, że pragną być szczęśliwi. A szczęście przecież polega na radowaniu się prawdą, czyli na radowaniu się Tobą, który jesteś prawdą, Boże, światłości moja, Boże mój, od którego wyglądam zbawienia. Tego szczęśliwego życia wszyscy pragną, tego życia, które jedynie jest szczęśliwe. Wszyscy pragną, Prawdą się radować. Wielu spotkałem takich ludzi, którzy chcieliby oszukiwać, ale takiego, który by chciał być oszukiwany, nie spotkałem nigdy. Czyż więc ludzie nie zaczerpnęli wiedzy o szczęściu z tego samego źródła, z którego mają też wiedzę o tym, czym jest prawda? Kochają przecież i prawdę, skoro nie chcą, aby ich oszukiwano. Już to zresztą, że uwielbiają szczęście, będące niczym innym jak radowaniem się prawdą, wyraźnie wykazuje, że oni i prawdę kochają, a nie kochaliby jej, gdyby żadnej o niej wiedzy nie przechowywali w pamięci. Czemuż więc prawdą się nie radują? Czemu nie są szczęśliwi? Dlatego, że się pilniej oddają innym sprawom, które ich oplątują niedolą mocniejszą od majaczącego w ich pamięci szczęścia. Ale jeszcze jest w ludziach trochę światła? Niech tylko pójdą za Nim, za Nim aby ciemności ich nie spowiły. Lecz prawda budzi nienawiść. Czemu? Czemuż z wrogością ludzi? Spotyka się Twój sługa, głoszący prawdę, jeśli ludzie kochają szczęście, nie będące niczym innym, jak radowaniem się prawdą. Może oni w taki sposób kochają prawdę, że ilekroć coś innego pokochają, chcą, by było prawdą to, co kochają. I właśnie dlatego, że nie chcą być oszukiwani, nie lubią, kiedy im się udowadnia, że zostali oszukani. Krocząc swoją drogą, zaczynają nienawidzić prawdy z powodu owej rzeczy, którą jako rzekomą prawdę kochają. Kochają prawdę, gdy ich oświeca. Nienawidzą jej, gdy im wykazuje ich błąd. Ponieważ nie chcą być oszukiwani, a chętnie oszukują, kochają prawdę tylko wtedy, gdy ona się im odsłania, a nienawidzą jej wtedy, gdy prawda im wskazuje, jacy są sami. Wymierzy im ona karę. Tych, którzy nie chcą, by prawda ich odsłoniła, obnaży wbrew ich woli, a sama pozostanie przed nimi zakryta. Tak to jest. Dusza ludzka, ślepa i słaba, wstrętna i haniebna, chciałaby się ukryć, a nie chce, by cokolwiek się przed nią ukryło. Taka właśnie spada na nią kara, że ona nie może się ukryć przed prawdą. A prawda się przed nią zasłania. Ale nawet w tym nieszczęsnym stanie dusza wolałaby się radować prawdą niż fałszem. Pewnego dnia stanie się szczęśliwa, jeśli ponad wszystkim, co mogłoby jej przeszkadzać, zacznie się radować tą jedyną prawdą, przez którą prawdziwie jest wszystko, cokolwiek jest prawdziwego jakże rozległe przemierzyłem obszary mej pamięci w poszukiwaniu ciebie panie, a nie znalazłem cię poza nią, niczego bowiem nie dowiedziałem się o tobie oprócz tego, co pamiętał od czasu gdy po raz pierwszy ciebie poznałem, bo odkąd ciebie poznałem, nie zapomniałem o tobie, gdziekolwiek bowiem znajdowałem prawdę znajdowałem mego Boga będącego prawdą samą, a o niej Odkąd ją poznałem, zawsze pamiętam. Odkąd więc Ciebie poznałem, trwasz w mej pamięci i tam Cię znajduję, gdy sobie o Tobie przypominam i raduję się Tobą? To jest święta rozkosz, jaką mnie miłosiernie obdarzyłeś, ulitowawszy się nad moim ubóstwem. Lecz gdzie ty, Panie, trwasz w mojej pamięci? Gdzie w niej przebywasz? Jakąż tam sobie zgotowałeś siedzibę? Jaką sobie zbudowałeś świątynię. Wielki to dla mojej pamięci zaszczyt, że raczysz w niej przebywać, ale próbuję dociec, w jakiej jej części przebywasz. Szukając Ciebie, przekroczyłem już te jej regiony, której zwierzętom nierozumnym są właściwe. Bo o Ciebie tam pośród wyobrażeń rzeczy materialnych nie znalazłem. Przeszedłem potem do tych dziedzin pamięci którym powierzałem moje doznania duchowe, ale i tam ciebie nie znalazłem. I wkroczyłem do samego mojego umysłu, bo i on objęty jest pamięcią, jako że sam o sobie pamięta, lecz i tam nie było ciebie. Ty nie jesteś bowiem ani wyobrażeniem zmysłowym, ani jakimkolwiek wzruszeniem żywej istoty, odczuwanym, ilekroć się cieszymy, czy smucimy, ilekroć pragniemy czegoś. Albo się czegoś lękamy, pamiętamy coś, albo o czymś zapominamy, albo doświadczamy jakiegokolwiek innego stanu duszy. A nawet nie jesteś, Panie, samym umysłem, gdyż jesteś Bogiem Umysłu. Wszystkie wymienione rzeczy podlegają zmianom, a Ty ponad nimi wszystkimi pozostajesz niezmienny. A jednak raczysz, odkąd Cię poznałem. Mieszkać w mojej pamięci. I czemuż, pytam, w którym jej miejscu mieszkasz? Czyż można tam rozróżniać miejsca? To pewne, że w niej mieszkasz, bo odkąd cię poznałem, o tobie pamiętam. I właśnie w pamięci ciebie odnajduję, ilekroć cię wspominam. Ale gdzie ja ciebie niegdyś znalazłem w taki sposób, że zdołałem ciebie poznać? Bo zanim Cię poznałem, nie było Ciebie jeszcze w mojej pamięci. Gdzież więc Ciebie spotkałem w taki sposób, że Cię poznałem? Gdzież, jeśli nie w Tobie samym ponade mną? Gdy my oddalamy się i zbliżamy, Ty nigdy nie jesteś ograniczony żadnym miejscem. Wszędzie jako prawda czekasz na tych, którzy Twojej rady pragną? Odpowiadasz wszystkim naraz choć o różne rzeczy pytają. Twoja odpowiedź jest zawsze jasna, lecz nie wszyscy wyraźnie ją słyszą. Wszyscy zadają, jakie chcą pytania, lecz nie zawsze otrzymują taką odpowiedź, jakiej by chcieli. Ten jest najlepszym Twoim sługą, komu nie tyle na tym zależy, aby usłyszeć od Ciebie to, czego by chciał, ile raczej na tym, by chcieć tego, co od Ciebie usłyszał. Późno cię umiłowałem. Piękności tak dawna a tak nowa. Późno cię umiłowałem. W głębi duszy byłaś, a ja się błąkałem po bezdrożach i tam ciebie szukałem, biegnąc bezładnie ku rzeczom pięknym, które stworzyłeś. Ze mną byłaś, a ja nie byłem z tobą. One mnie więziły z dala od ciebie, rzeczy, które by nie istniały. -Gdyby w tobie nie były. Zawołałaś, rzuciłaś wezwanie, rozdarłaś głuchotę moją. Zabłysnęłaś, zajaśniałaś, jak błyskawica, rozświetliłaś ślepotę moją. Rozlałaś woń, odetchnąłem nią, i oto dyszę pragnieniem ku tobie. Skosztowałem, i oto głodny jestem i łaknę. Dotknęłaś mnie i zapłonąłem tęsknotą za pokojem Twoim. Kiedy do Ciebie przywrę całą moją istotą, skończy się dla mnie wszelki ból i wszelki trud. Wtedy moje życie będzie naprawdę żywe, całe napełnione Tobą. Ty wszystkich, których napełniasz, dźwigasz ku górze. Ponieważ jeszcze nie jestem pełen Ciebie. Jestem dla siebie brzemieniem. Przyjemności, nad którymi należałoby płakać, toczą w moim życiu spór z przykrościami, jakimi należałoby się radować. Nie wiem, której stronie przypadnie zwycięstwo. Zmiłuj się nade mną, panie. Walczą też niedobre moje smutki z dobrymi radościami i też nie wiem, która strona zwycięstwo odniesie. O tak, zmiłuj się nade mną, Panie, ja nieszczęsny, oto wcale nie ukrywam moich ran. Tyś lekarzem, a ja ciężko choruję. Nad nędzarzami się litujesz, a ja nędzarzem jestem. Czyż nie jest bojowaniem życie ludzkie na ziemi? Któż by sobie życzył udręk i mozołów? Każesz nam je znosić, nie każesz ich miłować. Nikt nie kocha tego, co musi znosić, choćby się cieszył, że może to znieść. Lecz choćby nawet najbardziej był rad, że może to znieść, wolałby nawet przecież, żeby nie było tego, co musi znosić. W przeciwnościach pragnę pomyślności, w pomyślności lękam się przeciwności. Jakież jest między tymi dwoma stanami miejsce pośrednie? W którym by życie ludzkie nie było bojowaniem? Pomyślność na tym świecie jest podwójnie zagrożona tak lękiem przed przeciwnością, jak i nietrwałością radości. Przeciwności zaś tego świata przynoszą potrójną niedolę, bo i boleśnie pragnie się zmiany na lepsze i same przeciwności trudne są do udźwignięcia i lękamy się załamania naszej odporności. Czyż więc życie ludzkie na ziemi? Nie jest bojowaniem nieustannym. Tylko w ogromie Twego miłosierdzia, Panie Boże, mogę pokładać nadzieję. Byleś dał łaskę do wypełnienia tego, co nakazujesz, nakazuj, co chcesz. Żądasz od nas powściągliwości, a ponieważ wiedziałem, mówi pewien autor, że nikt nie może być powściągliwy, jeśli Bóg mu tego nie udzieli, rzeczą mądrości było rozpoznanie, od kogo pochodzi ów dar? Przez powściągliwość zbieramy i skupiamy w jedno miejsce to wszystko w nas, co się na różne strony rozpraszało. Mniej Ciebie kocha ten, kto oprócz Ciebie kocha coś innego jeszcze, co nie ze względu na Ciebie miłuje. O miłości, która zawsze płoniesz, a nigdy nie gaśniesz, ty miłości, o Boże mój! Zapal mnie, żądasz powściągliwości, udziel tego, co nakazujesz i co chcesz, nakazuj. Z pewnością nakazujesz, abym się powstrzymywał od porządliwości ciała, od porządliwości oczu i od pychy żywota. Nakazałeś mi porzucenie konkubinatu, a chociaż nie zabraniałeś małżeństwa. Wskazałeś mi coś lepszego nawet od małżeństwa. Dzięki stosownej łasce udzielonej przez ciebie, wypełniłem twoje polecenie, jeszcze zanim się stałem szafarzem twego sakramentu. Ale w mojej pamięci, o której tak wiele tu mówiłem, nadal żyją wyobrażenia owych spraw, wyryte w niej kiedyś rylcem przyzwyczajenia. I nieraz mnie te sprawy zaczepiają, na jawie słabymi impulsami lecz w snach nie tylko sprawiają mi przyjemność, ale doprowadzają do stanu bardzo bliskiego zgodzie i wypełnieniu. Te złudne wyobrażenia taką mają władzę nad moją duszą i moim ciałem, że przywidzeniami sennymi potrafią wywrzeć na mnie wpływ, jakiego nic rzeczywistego nie może na mnie wywrzeć na jawie. Przecież to chyba nie jest tak, Panie Boże mój, jakobym nie był sobą, gdy śpię. A jednak jakże wielka jest różnica między mną a mną, między chwilą, w której się pogrążam w sen, a chwilą, w której się ze snu wynurzam. Gdzież się podczas snu podziewa rozum, którego mocą dusza na jawie opiera się takim potrzeptom, a nawet gdy nacierają na nią same rzeczy, niewzruszenie się im przeciwstawia. Czy rozum zamyka się razem z oczyma? Czy wespół ze zmysłami w sen głęboki zapada ale dlaczego nieraz tak się dzieje że również we śnie stawiamy opór że pamiętając o naszym postanowieniu i najżarliwiej dochowując mu wierności nie udzielamy żadnej zgody takim pokusom tak wielka jednak jest różnica między snem a czuwaniem że jeśli nawet stanie się inaczej to budząc się wracamy do spokoju naszego sumienia gdyż sama owa wielka różnica Pozwala nam stwierdzić, żeśmy tego nie popełnili, chociaż bolejemy, że to w jakiś sposób w nas się dokonało. Czyż ręka Twoja, Boże Wszechmocny, nie jest dostatecznie potężniejsza, aby uleczyć wszystkie słabości mojej duszy, aby obfitszym darem łaski zgasić zmysłowe skłonności także w moich snach? Będziesz, Panie, Coraz bardziej wzmagał Twoją łaskę dla mnie, aby moja dusza poszła za mną ku Tobie oderwana od lepu zmysłowości, i aby się już więcej przeciw sobie nie buntowała. I aby nawet w snach nie popełniała tych zawstydzających nieczystych czynów, podsuniętych zmysłowymi wyobrażeniami, prowadzących aż do splamienia ciała, aby w ogóle nie wyrażała na nie zgody. Dla wszechmocnego bowiem. Który mocen jest uczynić daleko więcej niż to, o co prosimy albo co pojmujemy, nie jest wielką rzeczą zdziałać, aby nic takiego nie sprawiało mi przyjemności nawet takiej, jaką można utrzymać w ryzach aktem woli. Jeśli uczucia śpiącego są czyste, i to w każdej porze życia, również w wieku męskim. Teraz jednak wyznałem dobremu Panu Memu. Że jeszcze nie jestem wolny od tego rodzaju zła. Z drżeniem trwogi raduję się tym, czego mi udzieliłeś, i smucę się moimi niedostatkami, a ufam, że dopełnisz wobec mnie miłosierdzia Twego aż do pełnego pokoju, jaki w Tobie osiągnę w duszy i ciele, gdy zwycięstwo pochłonie śmierć. Ma Dzień jeszcze inne utrapienie które obyż mu wystarczyło. Codzienne bowiem ubytki siły cielesnej wyrównujemy jedząc i pijąc, zanim przyjdzie ten czas, gdy zniweczysz pokarm i żołądek, gdy mój niedostatek uśmierzysz cudowną sytością, a to, co skazitelne, przeobleczesz w nieskazitelność wieczną. Lecz na razie błogam jest owa konieczność. I muszę nawet walczyć przeciw temu upodobaniu, aby mnie nie uwikłało. Codzienną z nim toczę wojnę orężem postów. Nieraz zmuszam moje ciało do posłuszeństwa, a potem przyjemność jedzenia i picia rozprasza cierpienie. Głód i pragnienie są niewątpliwie bolesne. Palą i jak gorączka zabijają, jeśli nie stosujemy lekarstwa pokarmów. A to lekarstwo jest dla nas tuż. Bo z dobroczynnej Twojej łaski ziemia, woda i przestworze są na nasze usługi. Cierpienie więc szybko przemienia się w przyjemność. Pouczyłeś mnie, abym pokarmy właśnie jako lekarstwa przyjmował. Lecz gdy z udręki głodu przechodzę do spokoju sytości, w tym właśnie momencie przejścia czyhają na mnie sidła łakomstwa, bo samo to przechodzenie jest właśnie przyjemne. A nie można przejść inną drogą, oprócz tej, którą wyznacza konieczność. Podczas więc, gdy właściwym celem jedzenia i picia jest zachowanie zdrowia, dołącza się do tego motywu, niby służka w orszaku, niewolna od niebezpieczeństwa przyjemność. I nieraz ona usiłuje się naprzód wysforować, aby stać się właściwym celem tego, o czym mówię, że czynię, albo nawet co chciałbym czynić, tylko ze względu na zdrowie. Przyjemność i zdrowie odmienne mają wymagania. Co wystarcza zdrowiu, tego dla przyjemności jest za mało. I nieraz trudno jest rozpoznać, czy to uzasadniona troska o zdrowie prosi jeszcze o wsparcie, czy zwodzą nas wybiegi łakomstwa, pragnącego zadowolenia. Nieszczęsna dusza skwapliwie chwyta się tej niepewności, aby ją wykorzystać jako podstawę do usprawiedliwiania się. Rada jest z tego, że wymagania zdrowia nie są wyraźnie określone, bo dzięki temu może pozorem troski o zdrowie osłaniać pogoń za przyjemnością. Tym pokusom codziennie staram się stawiać opór i wzywam Twojej prawicy, aby mnie ocaliła i tobie przedstawiam me niepokoje. Jeszcze bowiem tego problemu nie rozwiązałem. Słyszę nakaz Boga mego, nie obciążajcie serc swoich obżarstwem i opilstwem. Opilstwo jest ode mnie dalekie i obyś sprawił swoją łaskę, by się nigdy do mnie nie zbliżyło. Obżarstwo jednak nieraz dopada Twego sługę. O, uczyń w swej łasce by się ode mnie oddaliło, bo przecież nikt nie może być powściągliwy, jeżeli Ty mu tego nie udzielisz. Wiele nam zsyłasz łask w odpowiedzi na nasze modlitwy, a wszystkie w ogóle rzeczy dobre, jakie otrzymaliśmy, zanim prosiliśmy o nie, od ciebie otrzymaliśmy. To zaś, że potem w nich rozpoznajemy twoje dary, także twoim jest darem. Znałem pijaków, w których uczyniłeś ludźmi trzeźwymi. Ty sprawiasz, że nie pozostali na zawsze tym, czym niegdyś byli. Twoim więc również jest dziełem, że nie są pijakami ludzie, którzy nigdy nimi nie byli. Ty też sprawiasz, że jedni i drudzy wiedzą, komu ten dar zawdzięczają. Usłyszałem też inne Twoje słowa. Nie idź za Twoimi porządliwościami, a od rządzy Twojej się odwracaj. A także i te słowa z łaski Twej, które mi dały wielką pociechę. Ani nam, co przybywa, jeżeli jemy, ani też ubywa, jeżeli nie jemy. To znaczy, ani tamto nie da mi bogactwa, ani to nie pogrąży mnie w nędzy. I jeszcze te słowa usłyszałem. Nauczyłem się wystarczać sobie w potrzebach swoich. Umiem być ubogim, umiem i żyć dostatnio. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To przemawia żołnierz Armii Niebiańskiej, a nie proch, jakim my jesteśmy. Lecz pamiętaj, Panie, o tym, że prochem jesteśmy. Że z prochu uczyniłeś człowieka. I zginął, a odnalazł się. A tamten mąż nie przez siebie samego był mocny, bo on też był prochem. Jakże ja ukochałem te słowa, które on z twego natchnienia napisał: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Umocnij mnie, abym ja też mógł. Udziel tego, co nakazujesz. I nakazuj, co chcesz. On wyznaje, że to otrzymał od ciebie, i chlubiąc się, w Panu się chlubi. Słyszałem też głos innego, modlącego się o taką łaskę: Odsuń ode mnie chciwość żołądka. Stąd można poznać jasno, święty Boże mój, że kiedy się spełnia to, co nakazujesz, za Twoją sprawą się to spełnia. Pouczyłeś mnie, dobry Ojcze, że wszystko jest czyste dla czystych. Ale zło się dzieje, kiedy człowiek jedząc daje zgorszenie. Pouczyłeś mnie, że wszystko, co stworzyłeś, jest dobre i niczego odrzucać nie należy, co ma być spożywane z dziękczynieniem, i że pokarm sam przez się nie ma znaczenia u Boga. A także, niechże was nikt nie sądzi w sprawach pokarmu albo napoju. I jeszcze, ten, kto jada. Niech nie pogardza tym, który nie je, a ten, kto nie je, niech nie potępia tego, który je. Tego się dowiedziałem. Dziękuję Ci za te pouczenia i wysławiam Cię, Boże mój, nauczycielu pukający do wrót moich uszu, oświecający moje serce. Od wszelkiej mnie uchroń pokusy. Nie lękam się nieczystego mięsa, lecz się lękam nieczystości łakomstwa. Wiem, że Noemu wolno było pożywać wszelkie mięso, jakie się nadawało do jedzenia, że Eliasz mięsnym pokarmem pokrzepił siły. Jana Chrzciciela, cechującego się niebywałą powściągliwością, nie splamiło pożywanie żywych stworzeń, jakie mu zostały dane, czyli szarańczy. Wiem też, że Ezaf uległ pożądaniu soczewicy, a Dawid sam siebie ganił, że bardzo łaknął wody. Króla zaś naszego Chrystusa Pana nie mięsem, ale chlebem kuszono. Lud na pustyni nie przez to więc zasłużył na naganę, że pragnął mięsa, lecz przez to, że pożądając pokarmu szemrał przeciwko Panu. Pośród pokus codziennie toczę walkę z pragnieniem jedzenia i picia. Nie jest to bowiem coś, co mógłbym raz odrzucić i już więcej się tego nie dotknąć, jak to uczyniłem z konkubinatem. Cugle tego pragnienia trzeba umiejętnie trzymać w rękach, to popuszczając je trochę, to skracając. A któż, o panie, nie wysforuje się nieraz trochę poza granice konieczności? Jeżeli jest ktoś taki, trzeba go uznać za wielkiego człowieka, niechże uwielbia imię twoje. Ja do tego nie pretenduję. Ja jestem człowiek grzeszny. A jednak. I ja uwielbiam imię twe, a przyczynia się za mną, prosząc o odpuszczenie moich grzechów, ten, który zatriumfował nad światem doczesnym. Zalicza mnie on do słabych członków swego ciała, albowiem oczy Twoje zobaczyły moją niedoskonałość, a w księdze Twojej wszyscy będą zapisani. Uroki wonności. Nie niepokoją mnie zbytnio. Gdy ich nie ma, nie odczuwam ich braku. Gdy mnie błogo owiewają, nie bronię się przeciwko temu, zawsze jednak gotów, aby się bez tego czaru obyć. Takie mam przynajmniej o sobie mniemanie, ale może się łudzę. To, co się wewnątrz mnie dzieje, spowite jest jakże dręczącą ciemnością, i moja dusza, gdy samą siebie pyta o swe możliwości, uświadamia sobie, że nie może sobie samej bezpiecznie zawierzyć. Wewnętrzne jej działania są przeważnie tajemnicze i tylko sprawdzian doświadczenia rzuca na nie światło. Nikt też nie powinien czuć się bezpieczny w tym życiu, które całe bojowaniem jest nazywane. Ten, kto stał się lepszym z gorszego, może też niestety stać się gorszym z lepszego. Jedyną pewną nadzieją, Jedyną ufnością, jedyną niewzruszoną obietnicą, jest Twoje miłosierdzie. Przyjemności uszu mocni mnie oplątały i ujarzmiły, ale rozerwałeś te więzy i uwolniłeś mnie. Przyznaję, że i teraz nieco ulegam słodyczy kunsztownego śpiewu, któremu nadają życie wersety będące Twymi słowami. Lecz nie tak, bym nie był zdolny od nich się oderwać i odejść, gdy zechcę. A jednak, ze względu na owe wersety, które je ożywiają, dźwięki te zdają się mieć prawo do zajmowania w moim sercu dosyć szacownego miejsca. Trudno jest mi jednak rozstrzygnąć, jakie miejsce powinno im przysługiwać. Nieraz sobie myślę, że czczę je bardziej niż należy. Wiem, że święte wersety, kiedy są śpiewane, Budzą we mnie silniejszą i gorętszą pobożność, niż mogłaby się we mnie zapalić, gdyby one nie były śpiewane. I że każdemu wzruszeniu mojej duszy odpowiada wśród rozmaitości tonów jakiś ton szczególny, który tajemniczym pokrewieństwem jest z owym wzruszeniem związany. Ale nie należy pozwolić, aby ta rozkosz zmysłów obezwładniała duszę. A ona mnie nieraz wodzi na manowce gdyż nie zawsze chce się zgodzić na to, aby zajmować drugie miejsce po rozumie. Skoro ją dopuściłem, aby towarzyszyła rozumowi, ona próbuje wysunąć się naprzód i objąć przewodnictwo. I nieraz przez to nieświadomie grzeszę, dopiero potem to sobie uświadamiam. Innym znów razem, bojąc się nadmiernie owej pułapki, niemało grzeszę przesadną surowością, wtedy, gdy owe słodkie melodie Jakie się dołącza do psalmów Dawida, chciałbym odegnać od swoich uszu, i nawet od uszu kościoła. Wydaje mi się bezpieczniejsze zachowanie zaleceń, często mi powtarzanych, biskupa Aleksandrii Atanazego, który podobno nakazywał lektorom czytać psalmy z tak nieznaczną intonacją głosu, by rytm był bliższy mowie niż śpiewowi. Kiedy jednak przypominam sobie łzy, Jakie wylewałem słuchając śpiewów Twego Kościoła w pierwszym okresie po odzyskaniu przeze mnie wiary, a teraz wzruszam się już nie samym śpiewem, lecz rzeczami, o których się śpiewa, gdy czystym głosem są śpiewane na najbardziej odpowiednią melodię? Znowu przyznaję temu obyczajowi wielką pożyteczność. Waham się więc między wyczuleniem na niebezpieczeństwo, jakim jest uleganie przyjemności, a uznaniem zbawiennego wpływu, jakiego sam doświadczyłem. Nie chcę wypowiadać na ten temat nieodwołalnej opinii. Coraz bardziej jednak skłaniam się do aprobowania tego obyczaju, że śpiewa się w kościele, aby poprzez przyjemność uszów mogła słabsza dusza wznosić się do stanu pobożności. Poczytuję to jednak sobie za karygodny grzech, ilekroć tak się zdarza. Że bardziej mnie porusza sam śpiew, niż to, o czym się śpiewa. W takich wypadkach lepiej by było, gdybym nie słyszał śpiewu. Oto w jakim teraz jestem stanie. Płaczcie ze mną i płaczcie w mojej intencji, Wy wszyscy, którzy macie w sobie iskrę tego dobra, z którego dobre uczynki powstają. Bo jeśli nie spełniacie dobrych uczynków, zupełnie Was to nie wzruszy. Ty zaś, Panie Boże Mój, wejrzyj, wysłuchaj, zobacz, ulituj się nade mną i chciej mnie uleczyć. Przed twymi oczyma stałem się dla siebie problemem i na tym właśnie polega moja choroba. Pozostają jeszcze przyjemności oczów. Niech i o tej dziedzinie usłyszą uszy Twego Kościoła, uszy pobożnych moich braci. Abym mógł wyznania o pokusach porządliwości cielesnej doprowadzić do końca. Jeszcze ciągle mnie nawiedzają te pokusy, kiedy wzdycham, pragnąc, abym był przeobleczony w mieszkanie moje, które jest z nieba. Oczy lubują się w pięknych i różnorodnych kształtach, w świetlistych i powabnych barwach. Niechże jednak one nie panują nad moją duszą. Niech panuje nad nią Bóg który tamte uroki stworzył, na pewno jako rzeczy bardzo dobre, ale moim dobrem jest przecież on sam, a nie one. Są one przed mymi oczami przez całe dnie i nie mogę w żadnym czasie oprzeć się ich naporowi, jak nieraz mogę od wszystkich ochłonąć głosów, kiedy zapadnę w milczenie. Sama bowiem królowa barw, jasność dzienna, nasycając sobą wszystko, co dostrzegamy, Zawsze gdziekolwiek za dnia się znajdę, przymila się do mnie coraz to innym układem swych promieni, nawet wtedy, gdy zajęty czymś innym, nie zwracam na nią uwagi. Tak przemożnie mną owłada, że jeśli nagle jej zabraknie, pragnę, aby powróciła, a jeśli długo jej nie ma, ogarnia mnie smutek. O światłości, którą Tobiasz widział, gdy mając cielesne oczy niewidome, Pouczał syna o drodze prawdziwego życia i kroczył tą drogą przed nim, nigdy nie zbaczając na manowce. Albo którą dostrzegał Izaak o oczach cielesnych już obciążonych i zaćmionych starością, kiedy synów błogosławił, nie rozpoznając ich, lecz błogosławiąc, zasłużył na to, żeby ich właściwie rozpoznać. Albo którą widział Jakub gdy mając oczy też przymglone wiekiem bardzo sędziwym, promieniami tryskającymi z serca pełnego jasności, oświecił te z góry wyznaczone plemiona przyszłego ludu izraelskiego, jakie ujrzał w swoich synach. A na swoich wnukach, synach Józefa, położył ręce, skrzyżowawszy je mistycznie. Nie tak położył, jak ich ojciec, widzący rzecz tylko z zewnątrz, Usiłował jego ręce skierować, lecz tak, jak sam to widział według światła palącego się w jego duszy. To jest światłość jedyna, i nie ma oprócz niej światłości innej. I jedność stanowią wszyscy, którzy widzą ją i kochają. Tamto zaś światło dostrzegane zmysłami, o którym przedtem mówiłem, jest uwodzicielsko-blogie i bardzo niebezpieczne dla tych, którzy w doczesnym życiu ślepo je kochają. Ci zaś, którzy potrafią za nie chwalić Ciebie, Boże Stwórco Wszechrzeczy, wznoszą je w górę ku hymnowi śpiewanemu na Twoją chwałę, a nie są spychani przez nie ku majakom. Do tych się pragnę zaliczać. Opieram się pokusom oczu, aby się w sidła nie uwikłały moje stopy, którymi kroczę po Twej drodze. I wznoszę ku Tobie mój wzrok niewidzialny, Byś stopy moje wyrwał z podszasku, ciągle na nowo je uwalniasz, bo się zaplątuje w pułapki, niestrudzenie je uwalniasz, a ja często wpadam w zasadzki, bo wszędzie są sidła zastawione. Ty nie znużysz się ani nie zaśniesz, strażniku Izraela. Jakże niezliczone są dzieła przeróżnych sztuki i rzemiosł: szaty, sandały, wazy i podobne im wytwory. A także obrazy i różne przedmioty ukształtowane według wyobraźni artystów, jakże daleko wykraczają poza granice potrzeby i umiaru, jak też pobożnej intencji sakralnej. Przecież to są wszystko dodatkowe pokusy dla oczu. Ci, którzy te rzeczy wytwarzają, rzucają się za nimi w świat zewnętrzny, a w głębi duszy opuszczają tego, przez którego zostali stworzeni. I niszczą to, co On w nich utworzył. Lecz ja, Boże mój, chlubo moja, także za te rzeczy głoszę Tobie hymn pochwalny i składam dziękczynienie temu, który mnie uświęca. Piękno bowiem, które przez dusze artystów spływa ku ich rękom, pochodzi od owej piękności, która ponad duszami jest. I ku której dniem i nocą wzdycha dusza moja. Sprawcy i miłośnicy piękności materialnych stamtąd czerpią miarę, według której je oceniają. Ale nie kierują się tą samą zasadą, gdy chodzi o sposób ich używania. Ona tam jest, ta miara. Gdyby ją dostrzegali, nie odstąpiliby od niej i zachowaliby swą siłę dla ciebie. A nie rozpraszaliby jej na przepych, którego kresem jest znużenie. Chociaż to wszystko mówię i chociaż tak te sprawy rozumiem, ja na mojej drodze też się nieraz wikłam w te rzeczy piękne. Lecz ty uwalniasz moje stopy, panie, bo miłosierdzie twoje zawsze jest przed moimi oczyma. Ja się nędznie zaplątuję, a ty nad nędzarzem się litując, ratujesz mnie. Nieraz nawet nie domyślającego się, że wpadłem w pułapkę, jeśli nie pogrążyłem się głęboko. Innym razem, gdy się głębiej zapadłem, ból mnie przenika. A jest jeszcze inny rodzaj pokusy, kryjący w sobie różnorodne niebezpieczeństwa. Oprócz owej porządliwości, która pociąga do napawania się wszelkimi rodzajami przyjemności zmysłowych i której hołdownicy gdy się oddalają od ciebie, giną, istnieje też w duszy popęd do posługiwania się tymi samymi zmysłami, już nie dla cielesnych przyjemności, lecz dla zaspokojenia próżnej, nieuzasadnionej ciekawości, okrytej niby płaszczem mianem wiedzy. Ponieważ wynika ona z pędu do poznania, a oczy są wśród zmysłów głównymi przewodnikami w poznawaniu, pismo święte nazywa ją porządliwością oczu. Chociaż bowiem właściwie tylko oczom przysługuje widzenie, stosujemy to słowo również do innych zmysłów, kiedy się nimi posługujemy dla zdobywania wiedzy. Nigdy przecież nie mówimy słuchaj jak to się rumieni, ani powąchaj jak błyszczy, ani skosztuj jak liśni, ani dotknij jak się iskrzy. W każdym z tych wypadków mówi się tylko o widzeniu, a jednocześnie mówimy nie tylko Zobacz, jak to świeci, co jest istotnie wrażeniem odbieranym przez oczy, lecz także zobacz, jak to głośno dźwięczy, albo zobacz, jak to pachnie, albo zobacz, jaki to ma smak, albo zobacz, jakie to twarde. Dlatego też ogólne doświadczenie zmysłów nazywamy, jak się rzekło, porządliwością oczu ponieważ rolę widzenia przysługującą przede wszystkim oczom. Przypisujemy przez analogię również innym zmysłom, gdy dokonują jakiegoś aktu poznawczego. Można łatwo rozpoznać, kiedy zmysły służą przyjemności, a kiedy ciekawości. W pierwszym wypadku szukają tego, co piękne, melodyjne, dyszące błogą wonią, smaczne, miękkie. Ciekawość zaś także rzeczy przeciwne tym chce poznać, aby je wypróbować. Nie po to, aby doznać przykrości, lecz z badania i odkrywania. Jakąż może dać przyjemność widok rozdartych, budzących trwogę zwłok. A jednak ludzie się zbiegają do trupa leżącego na ziemi właśnie dla doznania smutku i przerażenia. Boją się nawet, że może ten widok ich sen nawiedzić. A jednak dzieje się tak, jakby na jawie ktoś ich zmuszał do patrzenia na to, Albo jakby do tego miejsca przyciągnęła ich sława jego piękności. To samo dotyczy innych zmysłów, ale zbyt wiele czasu zająłby nam ten wywód. Tej samej chorobie porządliwości służą pokazywane w teatrach przeciwności różne. Stąd też wynika pęd ludzi do poznawania takich tajemnic natury, które nie dotyczą naszego życia. Taka wiedza nie przynosi żadnego pożytku. Ludzie chcą ją zdobywać tylko dla niej samej. Dla takiego samego przewrotnego celu prowadzi się badania, którym służą sztuki magiczne. Przenika to nawet do religii. Boga się kusi, kiedy się żąda znaków i cudów, mających służyć nie czyjemukolwiek ocaleniu, lecz tylko samemu ich poznaniu. W tym lesie niezmierzonym, pełnym zasadzek i niebezpieczeństw, Jakże wiele zdołałem odciąć i odrzucić od mego serca dzięki temu, że ty mi dałeś łaskę, Boże mego zbawienia! Ale dopóki tyle nade mną huczy różnych pokus, osaczających co dzień nasze życie, czyż kiedykolwiek ośmielę się stwierdzić, że już żadna z nich nie zniewoli mojej uwagi i nie skłoni mnie do jałowych dociekań? Z pewnością już mnie nie pociągają widowiska teatralne. Ani też nie dbam o to, aby znać układy gwiazd. Nigdy nie pragnąłem wypytywać umarłych. Mam wstręt do wszelkich obrzędów świętokradczych. Ale ilo masz to podstępnymi zabiegami, twój nieprzyjaciel stara się mnie skłonić, abym się domagał jakiegoś znaku od ciebie, panie Boże mój, któremu winienem szczerą i pokorną służbę. Błagam Cię przez Chrystusa, króla naszego, i naszą ojczyznę Jeruzalem, szczerą i czystą, abym, jak teraz owe potrzebne odrzucam, odrzucał je zawsze i to coraz bardziej stanowczo. Kiedy się jednak modlę o cudowne ocalenie kogoś innego, cel i intencja mojej modlitwy są zupełnie inne. Ty wtedy dajesz mi to, co dać chcesz, i dajesz mi jak zawsze będziesz dawał łaskę, abym kroczył za tobą z radością. Ale któż to zliczy, ile razy w ciągu każdego dnia najdrobniejsze, najbłachsze sprawy kuszą naszą ciekawość i ile razy upadamy. Ileż razy tak się zdarza, że ktoś opowiada głupstwa, a my początkowo słuchamy go z grzeczności, aby nie obrazić biedaka, potem zaś stopniowo zaczynamy słuchać coraz chciwiej. Już nie chodzę do cyrku, żeby obserwować pogoń psa za zającem. Jeśli jednak przypadkiem taką rzecz zobaczę podczas przejażdżki przez pola, polowanie takie może pochłonąć moją uwagę, odrywając ją nawet od bardzo poważnych myśli. Nie skłania mnie to do zmiany drogi, jaką ma przebiec mój koń, ale właściwie chciałoby tego moje serce. I gdybyś nie uświadomił mi mojej słabości, i nie przypomniał mi niezwłocznie, abym od tego widoku wzniósł się w kontemplacji ku Tobie, albo abym zupełnie na to, co się dzieje, nie zwracał uwagi i obojętnie podswałował dalej, byłbym się gapił jak głupiec. A czym to usprawiedliwić, że nieraz, kiedy siedzę w domu, nie mogę oderwać oczu od jaszczurki łowiącej muchy, albo od pająka, Oplątującego je pajęczyną. Czy stanowi jakąś różnicę, że są to takie maleńkie żyjątka? Od ich widoku wznoszę się potem do wysławiania Ciebie, Stwórcy, który tak przedziwnie wszystko urządziłeś, ale inne było moje nastawienie, gdy się zacząłem przypatrywać. Czym innym jest szybkie podniesienie się z upadku, czym innym ustrzeżenie się od upadku. Takich upadków pełne jest moje życie, więc jedyna moja nadzieja w bezmiarze Twojego miłosierdzia. Jeśli bowiem serce nasze jest naczyniem, w którym owe rzeczy się gromadzą, jeśli jest aż tak zatłoczony niesłychanymi głupstwami, to przecież z tego powodu modlitwy nasze nieraz się przerywają albo zamącają. Kiedy stojąc przed Twoim obliczem Wznosimy ku Tobie głos z głębi serca. Nagle, nie wiadomo skąd takie niedorzeczne myśli się wyłaniają, i oto tak wielkie uniesienie się roztrwania. Czyż więc nie powinienem również owej ciekawości zaliczyć do wad godnych nagany? I czyż możemy spodziewać się pomocy gdziekolwiek poza całym Twoim miłosierdziem, które już znam? bo przecież zacząłeś mnie przemieniać. Ty wiesz, w jakim stopniu mnie zmieniłeś. Przede wszystkim leczysz mnie z pragnienia potwierdzania mojej wolności, abyś następnie mógł przebaczyć również inne moje nieprawości i uwolnić mnie od wszystkich innych chorób, ocalić życie moje od klęski, uwieńczyć je dobrociejstwami Twej litości i miłosierdzia, tęsknotę moją nasycić dobrami. Już przecież ugiąłeś moją pychę, ucząc mnie Twojej bojaźni, i oswoiłeś mój kark z Twoim jarzmem. Dźwigam je teraz i jest mi ono lekkie. Obiecałeś mi, że tak będzie, i to wypełniłeś. Jarzmo Twoje przedtem było lekkie, lecz nie wiedziałem o tym wtedy, gdy bałem się poddać mu swój kark. Ale jest jeszcze o panie, który jedyny panujesz bez pychy, bo jedyny jesteś prawdziwym panem, a żadnego władcy nie masz nad sobą. Jest jeszcze trzeci rodzaj pokusy, który mnie nie przestał nękać. Czy może on kiedykolwiek w tym życiu przeminąć? To pragnienie, aby się mnie lękali albo by mnie kochali ludzie. Po prostu sprawia mi to radość. Która nie jest prawdziwą radością. Nędzna to jest cecha życia, wstrętna pyszałkowatość. Właśnie to pragnienie staje się przyczyną, i to najważniejszą, że nie kochamy ciebie i nie lękamy się ciebie w czystości serca. I właśnie dlatego ty pysznym się sprzeciwiasz, a pokornym łaskę dajesz. I grzmisz przeciwko uroszczeniom tego świata, aż się góry trzęsą w posadach. Dlatego też, wiedząc o tym, że kiedy się sprawuje jakieś funkcje społeczne, nieuniknione jest spotykanie się z miłością i trwogą innych ludzi, ciągle czycha wróg naszego prawdziwego szczęścia i wszędzie sidła zastawia, kusi nas okrzykami: brawo, brawo, abyśmy wtedy, gdy chciwie tego słuchamy, niepostrzeżenie zostali pochwyceni, abyśmy radość oderwali od Twojej prawdy. I umieścili ją w ludzkim fałszu. Aby nas cieszyło to, że ludzie kochają nas i boją się nas nie ze względu na Ciebie, lecz zamiast Ciebie. Ten wróg chce nas w ten sposób uczynić podobnymi do Niego, abyśmy z Nim byli nie w harmonii miłości, lecz we wspólnictwie kary. Postanowił stolicę swoją umieścić na północy, aby tam mogli mu służyć mroczni i zimni ludzie. Gdy on w przewrotny i wypaczony sposób naśladuje ciebie. Lecz my, o panie, jesteśmy czutką Twoją, ty nami rządź. Rozpostrzyj skrzydła, a schronimy się pod ich osłonę. Ty bądź chwałą naszą, niech ze względu na Ciebie ludzie nas kochają, a lękliwą czcią niech otaczają w nas słowo Twoje. Ten, kto chce być chwalony przez ludzi, zasługując na Twoją naganę, nie znajdzie u ludzi obrony, kiedy ty będziesz go sądził. Oni go nie ocalą, kiedy ty go potępisz. Lecz zdarza się i tak, że zbiera pochwały nie jakiś grzesznik, idący za popędami swojej duszy, że błogosławieństwa ludzkie sypią się nie na jakiegoś złoczyńcę, lecz po prostu chwalony jest człowiek za jakiś dar, którego ty mu udzieliłeś Lecz jeśli on cieszy się bardziej tym, że go chwalą, niż tym, że posiada ów dar, za który go chwalą, to przez to zasługuje na twoją naganę. Już lepszy jest od niego ten, kto go pochwalił, temu bowiem spodobał się w człowieku dar Boży, jemu zaś bardziej się spodobał dar człowieka niż dar Boga. Ciągle kuszeni jesteśmy, o panie, żaden dzień nam nie mija bez pokus. Mowa ludzka to piec rozżarzony, w którym codziennie jesteśmy poddawani próbie. Również w tej dziedzinie nakazujesz nam powściągliwość. Udziel tego, co nakazujesz, i nakazuj, co zechcesz. Wiesz, jak żarliwie z powodu tej trudności wołałem do ciebie z głębi serca. I ile z moich oczu popłynęło les. Nie jest mi łatwo rozpoznać, do jakiego stopnia uwolniłem się od tej choroby i bardzo się lękam takich ukrytych moich przewin, które są jawne dla twoich oczu, a dla moich nie. W innych rodzajach pokusy mam jakąś możność badania siebie, w tej zaś prawie nie mam takiej możności. Jakie poczyniłem postępy w powściąganiu mojej duszy od poddawania się namiętnościom cielesnym i zbytecznej ciekawości? To mogę poznać wtedy, gdy się bez tych rzeczy obywam, czy to umyślnie je odsuwając, czy też nie mając do nich dostępu. Wtedy bowiem zadaję sobie pytanie: jak wielką czy jak małą jest dla mnie przykrością nie mieć ich? To samo dotyczy bogactwa o które ludzie się ubiegają po to, aby się mogli oddawać jednej z tych trzech namiętności albo dwóm z nich, albo wszystkim naraz, jeśli dusza, kiedy posiada bogactwo, nie może się przekonać, czy nim pogardza, może siebie poddać próbie, wyrzekając się bogactwa. Jeśli jednak mielibyśmy wyrzec się dobrej opinii dla zbadania, do jakiego stopnia umiemy się bez niej obyć, to czy mamy żyć tak niegodziwie, tak po łajdacku, żeby wszyscy nasi znajomi żywili do nas odrazę? Czyż można sobie wyobrazić pomysł bardziej niedorzeczny? Ponieważ dobra opinia towarzyszy i powinna towarzyszyć dobremu życiu i dobrym czynom, nie należy porzucać ani dobrego życia, ani tego, co jest jego prawowitym skutkiem. Ale nie mogę poznać, czy potrafię, czy też nie potrafię cierpliwie znosić brak jakiejś rzeczy, dopóki mi jej nie zabraknie. Cóż więc mam wyznać Tobie, Panie, jeśli chodzi o ten rodzaj pokusy? Czy to, że cieszą mnie pochwały? Lecz jednak bardziej niż pochwały sama prawda? Gdybym mnie bowiem zapytano, co bym wolał, czy szaleńczo błądzić we wszystkich sprawach i zbierać od ludzi pochwały, czy być najpewniej ugruntowanym w prawdzie i spotykać się za to u ludzi z potępieniem, nie mam wątpliwości, co bym wybrał. A jednak chciałbym, by słowa cudzej aprobaty nie wzmagały mojej radości z posiadania jakiegokolwiek dobra. Przyznaję zaś, że wzmagają. Trzeba też dodać, że nagana zmniejsza ową radość. Kiedy się martwię to moją zawstydzającą słabością, nasuwa mi się usprawiedliwienie, czy dobre to tylko ty wiesz, Boże, bo ja tu nie mam pewności. Chodzi o to, że nakazałeś nam nie tylko powściągliwość, to znaczy od jakich rzeczy mamy oderwać naszą miłość, lecz także sprawiedliwość, to znaczy na jakie rzeczy mamy ją przenieść. I chcesz, abyśmy nie tylko Ciebie, lecz także bliźniego kochali. Wobec tego często mówię sobie, że kiedy się cieszę pochwałami ze strony człowieka, dobrze rozumiejącego to, co chwali, to w istocie radują mnie postępy poczynione przez tego bliźniego i nadzieje, jakie mogę dla niego rokować. Podobnie, kiedy słyszę, jak on gani coś, czego nie pojmuję, albo co jest właśnie dobre, mówię sobie, że się smucę niedostatkiem tego człowieka. Nieraz też się smucę wtedy, kiedy mnie chwalą za zalety, których niestety nie posiadam, albo gdy drobnym i blachym moim zaletom, Przypisuje się większe niż należy znaczenie. Lecz i tu się nasuwa pytanie: czy przyczyną przykrości nie jest to, że nie lubię, gdy mój chwalca ma inną niż ja opinię o mnie, nie dlatego, jakbym się troszczył o jego pożytek, lecz dlatego, że dobra, które mi się podobają we mnie, stają się dla mnie jeszcze bardziej błogie, kiedy się podobają i innym ludziom. To jakoś jest tak. Jakbym nie ja był chwalony, kiedy się nie pochwala własnej mojej oceny samego siebie, kiedy chwali się we mnie to, co się mnie samemu nie podoba, albo chwali się bardziej to, co mnie się mniej podoba. Czy więc można się dziwić, że cała ta dziedzina bardzo mnie niepokoi? W świetle prawdy, jaka jest w tobie, widzę, że powinienem cenić otrzymywane pochwały nie ze względu na siebie. Ale ze względu na pożytek bliźniego. A czy właśnie tak jest, nie wiem. Mniej sam o sobie wiem w tej sprawie, niźli ty o mnie wiesz. Błagam Cię, Boże Mój, udziel i mnie tej wiedzy o mnie samym, abym się przyznał wobec braci moich, którzy się będą za mnie modlili, do wszelkich ran, jakie w sobie znajdę. Niechże się zastanowię nad sobą jeszcze raz, dokładniej. Jeśli przyjmując pochwały, kieruję się względem na pożytek bliźniego, dlaczego mniej się przejmuje, kiedy ktoś inny jest niesłusznie krytykowany, niż kiedy mnie to spotyka? Dlaczego zniewaga mnie rzucona w twarz bardziej mnie boli niż ta, równie bezpodstawna, jaką w mojej obecności miota się na innego człowieka? Czy i tu mogę sobie przypisywać niewiedzę? Czy nie jest raczej tak, że i samego siebie zwodzę, i w sercu i w słowach jestem winny fałszu wobec ciebie? Szaleństwo takie, panie, oddal ode mnie, aby moje słowa nie stały się olejkiem grzesznika do namaszczania głowy mojej. Biedakiem i nędzarzem jestem, a lepszym staje się tylko wtedy, gdy w głębi duszy boleję nad sobą. I szukam twego miłosierdzia, aż naprawi się we mnie to, co jest godne nagany, i stopniowo osiągnę ten pokój, którego nie ujrzą oczy pyszalka. W tym jednak, co się mówi, i w tym, co inni wiedzą o nas, kryje się bardzo groźna pokusa rozmiłowania się w pochwałach. Nawet wyżebrywania ich u ludzi i gromadzenia w celu osiągnięcia wywyższenia osobistego. I nawet gdy siebie za to ganie, z samego ganienia wyłania się pokusa przechwałek. Nieraz człowiek, wymownie wyrażając wzgardę dla próżnego przechwalania się, jeszcze próżniej się przechwala. Wtedy jego wzgarda próżnej chwały sama się próżną chwałą staje. Ten człowiek bowiem nie gardzi nią naprawdę póki w głębi duszy tą wzgardą się pyszni. Głęboko w duszy jest inne zło, wynikające z tego samego rodzaju pokusy, a pogrążające w marności tych, którzy w sobie samych mają upodobanie, chociaż nie podobają się innym, a nawet wręcz budzą w nich odrazę i nawet nie czynią prób, żeby się innym podobać. Podobając się sobie, bardzo się tobie nie podobają, bo, nie tylko gratulują sobie niedobrych cech, tak jakby były dobrymi, lecz także się pysznią udzielonymi im przez Ciebie darami, jakby tych darów sami sobie udzielili. Albo jakby były one wprawdzie Twymi darami, ale należnymi im za ich zasługi. Albo nawet uznają, że otrzymali je z Twojej łaski, a nie za swoje zasługi, lecz nie chcą się tymi cieszyć solidarnie z innymi ludźmi, ale innym zazdroszczą Twojej łaski. Widzisz, jak się mozoli i drży trwogi moje serce pośród tych niebezpieczeństw i innych podobnych. Nie jest prawdą, jakobym nie otrzymywał ran. Raczej czuję, że Ty je od razu zasklepiasz. Gdzież Ty nie wędrowałaś ze mną, Prawdo, ucząc, czego się mam wystrzegać, a do czego mam dążyć, gdy wobec Ciebie zgłębiałem to, co w sobie potrafiłem dostrzec i Ciebie prosiłem o radę. Całą zdolnością moich zmysłów badałem świat wokół mnie, a pochylałem się też uważnie nad życiem, jakie moje ciało ma ode mnie, i nad samymi zmysłami. Potem wszedłem w głębiny mojej pamięci, w jej rozliczne i rozległe korytarze. Przedziwnie napełnione nieprzeliczonymi bogactwami. Zastanawiałem się nad tym wszystkim, oni miały ze zdziwienia. Żadnego z owych bogactw nie mógłbym dostrzec bez ciebie, a zarazem stwierdzałem, że ty nie byłaś żadną z tych rzeczy. Ani nie byłem tobą ja, odkrywca tych rzeczy, które je wszystkie przebiegłem i usiłowałem wyróżnić każdą z nich i ocenić jej wartość. Niektóre, abym mógł je poddać badaniu, były mi przekazywane świadectwem zmysłów. Inne, jak wyraźnie odczuwałem, bezpośrednio mnie dotyczyły. Rozpoznawałem je i wyliczałem różne sposoby, jakimi różne świadectwa były mi przekazywane. W skarbcu zaś pamięci znajdowałem inne rzeczy, czekające na zbadanie, z których jedne na powrót w nim składałem, inne wydobywałem. Ani ja sam, gdy to czyniłem, ani siła moja, dzięki której to czyniłem, nie były tobą, bo ty, światłością, jesteś trwałą tą właśnie, którą zapytywałem o te wszystkie rzeczy czy one są, czym są, jaką należy im przypisać wartość. W odpowiedzi słyszałem twoje pouczenia i nakazy. Często przeprowadzam takie badanie. Zachwyca mnie ono. Więc, ilekroć mogę się na pewien czas oderwać od koniecznych zajęć, oddaję się tej rozkoszy. Wśród wszystkich jednak dziedzin, jakie przebiegam w badaniu, szukając Twojej rady, tylko w Tobie znajduję dla mojej duszy bezpieczną przystań. W niej się mogą znowu skupić rozproszone części tego, czym jestem, gdy żadna z nich nie odrywa się od Ciebie. I czasem. Pozwalasz mi zaznać bardzo niezwykłego stanu duszy, jakiejś przedziwnej słodyczy, która gdybym we mnie osiągnęła pełnię, nie wiem czym by była, bo tym tu życiem już by nie była. Lecz brzemię trosk znowu mnie stamtąd ściąga, znowu mnie wchłaniają zwykłe sprawy i mocno mnie trzymają. Łzy mi z oczu płyną, ale one mnie nie puszczają. Taką ma nad nami. Moc brzemie przyzwyczajenia. Tu mogę być, a nie chcę. Tam chcę być, a nie mogę. I tu, i tam nieszczęsny. Oto przedstawiłem smutną słabość, do jakiej mnie doprowadziły grzechy wynikające z trzech rodzajów pokusy, i wzywałem Twojej mocy, abyś mnie ocalił. W zranionym bowiem sercu mym ujrzałem Twoją jasność, a olśniony nią rzekłem: Któż się może do niej zbliżyć? Odrzucony jestem od Twoich oczu. Tyś jest prawdą dzierżącą rząd wszech rzeczy. A ja, samolubnik, chciałem Ciebie nie utracić, a jednocześnie posiadać razem z Tobą kłamstwo. Nikt przecież nie chce tak się pogrążyć w głoszeniu fałszu. Aby sam nie wiedział, co jest prawdą, a co nie. I utraciłem ciebie, bo nie raczysz na to pozwolić, by cię można było mieć razem z kłamstwem. Do kogo miałem się zwrócić, aby mnie z tobą pojednał? Czy miałem szukać pomocy aniołów? Jeśli tak, to jakimi modlitwami? Jakimi obrzędami? Wielu ludzi, którzy usiłowali znaleźć drogę powrotu do siebie, a nie mogli tego osiągnąć o własnych siłach, podjęło, jak słyszę, tego rodzaju próbę. Ruszyli oni w pogoń za osobliwymi wizjami, a jako zapłatę otrzymali złudę. W pysze usiłowali cię znaleźć na szczytach uczoności. Dumnie wypinali piersi, zamiast bić się w nie w pokorze. I przyciągnęli do siebie to, do czego w głębi duszy byli podobni, owe moce powietrzne, wspólników i uczestników takiej samej pychy, wodzących ich po manowcach siłami magicznymi. Szukali pośrednika, który by ich oczyścił. Ten, kogo znaleźli, nie był pośrednikiem. Był to diabel, przybierający postać anioła światłości. Wielką przynętę dla ich dumnej cielesności stanowiło to, że on sam nie był cielesny, oni byli śmiertelni i grzeszni, Ty zaś, Panie, z którym pysznie usiłowali się pojednać, nieśmiertelny jesteś i bez grzechu. Ale trzeba było, by pośrednik między Bogiem i ludźmi miał coś wspólnego z Bogiem i coś wspólnego z człowiekiem. Gdyby we wszystkim był człowiekiem, daleko byłby od Boga. Gdyby we wszystkim był Bogiem, daleko byłby od człowieka. W obu tych wypadkach nie mógłby być pośrednikiem. Fałszywy zaś pośrednik, któremu tajemniczym twym wyrokiem pozwoliłeś wodzić za nos pychę, jedną rzecz ma z ludźmi wspólną, mianowicie grzech. Ale chciałby przypisać sobie także coś wspólnego z Bogiem, ponieważ nie odziewa go ciało śmiertelne, przedstawia siebie jako nieśmiertelnego. Ale skoro zapłatą za grzech jest śmierć, On tę rzecz ma wspólną z ludźmi, przez którą razem z nimi. Zasługuje na wyrok śmierci. A prawdziwy pośrednik, którego w tajemniczym Twoim miłosierdziu dałeś poznać pokornym i posłałeś, aby na jego przykładzie mogli się pokory uczyć, człowiek Jezus Chrystus ukazał się jako pośrednik między Bogiem i ludźmi, między śmiertelnymi grzesznikami i nieśmiertelnym sprawiedliwym. Jak ludzie śmiertelni. Jako Bóg Sprawiedliwy, ponieważ zapłatą za Sprawiedliwość jest życie i pokój, przyszedł on tak, aby przez Sprawiedliwość łączącą go z Bogiem unicestwić ową śmierć grzeszników usprawiedliwionych, którą razem z nimi zechciał mieć wspólną. Powiadomieni byli o nim święci w czasach pradawnych, aby i oni dostąpili zbawienia przez wiarę w Jego przyszłą mękę, jak my jesteśmy zbawieni przez wiarę w mękę Jego, która się już dokonała? W jakiej mierze jest człowiekiem? W takiej mierze jest pośrednikiem, w takiej zaś mierze, w jakiej jest Słowem, już nie jest pośrednikiem, gdyż jest równy Bogu, Bogiem jest u Boga, razem z Duchem Świętym Bóg jedyny. Jakże nas ukochałeś, dobry Ojcze, który nawet własnego syna nie oszczędziłeś, ale go wydałeś za nas grzeszników. Jakże nas ukochałeś? To za nas ten, który, mając równość z Bogiem, nie strzekł jej zazdrośnie, stał się posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. Jedyny wolny pośród umarłych, mający swobodę oddania swego życia i swobodę odebrania go na powrót, w naszej intencji był on wobec ciebie zwycięzcą i zarazem krwawą ofiarą, a dlatego był zwycięzcą, że był również ofiarą. W naszej intencji był wobec ciebie kapłanem i tym, którego się składa w ofierze, a dlatego był kapłanem, że również był złożony w ofierze, gdy przemieniał nas dla ciebie ze służebników w synów. Będąc Twoim synem, a nam służąc. Słusznie pokładam w Nim mocną nadzieję, że uleczysz wszystkie moje słabości przez Niego, który siedzi po Twojej prawicy i wobec Ciebie przyczynia się za nami. Inaczej pozostałaby mi tylko rozpacz. Rozliczne bowiem i ciężkie są te moje choroby. Rozliczne i ciężkie. Lecz mocniejsze są od nich Twoje lekarstwa. Moglibyśmy mniemać, że słowo Twoje dalekie jest od wspólnoty z ludźmi, moglibyśmy zwątpić w nasze ocalenie, gdyby słowo Twoje nie stało się ciałem i nie zamieszkało między nami. Przerażony moimi grzechami i brzemieniem mojej nędzy, biłem się z myślami i zamierzałem nawet uciec do pustelni. Lecz zabroniłeś mi tego. I umocniłeś mnie słowami: Oto za wszystkich Chrystus umarł, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie żyli, ale dla tego, który za nich umarł. Oto ciebie, panie, obarczam moimi troskami, abym mógł żyć. Odtąd będę rozważał cuda Twojego prawa. Znasz moją niewiedzę, słabość moją. Poucz mnie i uzdrów mnie. Przecież syn Twój, jedyny, w którym ukryte są wszystkie skarby mądrości i wiedzy, odkupił mnie krwią własną. Niechże mnie nie oczerniają pyszni, bo pamiętam o cenie, jaką za mnie zapłacono. Pożywam ją i piję, i udzielam jej innym. Biedak pragnę się nią nasycić, pośród tylu innych, którzy jedzą i są nasyceni i chwalą Pana dążąc do Niego. Księga jedenasta Ty, Panie, jesteś w wieczności. Czy więc nie wiesz, że mówię to wszystko do Ciebie? Czy też widzisz w czasie to, co w czasie się rozgrywa? Jeśli tak, to po cóż Ci o tylu rzeczach opowiadam? Na pewno nie po to, abyś dzięki mnie się o nich dowiedział. Ja raczej wznoszę tym sposobem uczucia moje i uczucia tych, którzy czytają moje wyznania, ku Tobie, abyśmy mówili i ja, i oni. Wielki jest Pan i godzien wszelkiej chwały. Już powiedziałem i jeszcze raz powtórzę, że z miłości do Twojej miłości to wszystko piszę. Przecież się modlimy, a prawda rzekła: Ojciec wasz wie, czego potrzebujecie, zanim go o to prosicie. Kiedy się więc modlimy, w istocie otwieramy nasze serca przed Tobą, wyznając Ci nasze niedole, jak i miłosierdzie, które nam okazujesz, a czynimy to, abyś nas, skoro zacząłeś wyzwalać, już do końca wyzwolił, byśmy przestali być nieszczęśliwi w sobie samych. I stali się szczęśliwi w Tobie. Wezwałeś nas, abyśmy byli ubodzy w duchu, cisi, smutni, abyśmy łaknęli i pragnęli sprawiedliwości, abyśmy byli miłosierni, czystego serca, pokój czyniący. Opowiedziałem Ci wiele rzeczy z mojego życia, jak potrafiłem i jak zapragnąłem, dzięki temu, że Ty pierwszy zechciałeś, abym się spowiadał wobec Ciebie. Bo dobry jesteś, bo miłosierdzie Twoje trwa na wieki. Kiedyż jednak zdołam ową czciną, która za mnie przemawia, opisać wszystkie z Twojej strony zachęty, wszystkie groźby i pociechy i wskazówki, jakimi mnie przysposobiłeś do tego, abym mógł głosić Twoje słowo i udzielać Twemu ludowi sakramentu twego. Gdybym nawet umiał to wszystko opowiedzieć po kolei, zbyt drogocenna jest dla mnie każda kropla czasu, bo już od dawna pałam pragnieniem, żeby rozważać Twoje prawo i wyznać Ci, co o nim wiem, jak też gdzie moja wiedza zawodzi, przedstawić zaczątki mojego oświecenia, jak też to, co jeszcze zostało z ciemności, dopóki siła słabości nie pochłonie. Nie chcę już na nic innego przeznaczać godzin, które mi zostają wolne po zaspokojeniu potrzeb ciała, po studiach i tych usługach, jakie jestem winien ludziom, albo nie jestem im winien, ale je wobec nich wypełniam. Panie Boże mój, wysłuchaj mej modlitwy. Niech miłosierdzie Twoje przychyli się do mej tęsknoty, bo nie tylko dla siebie samego tak gorąco owej rzeczy pragnę, lecz chcę, żeby ona się przysłużyła mojej miłości do braci. Czytasz w moim sercu, że tak naprawdę jest. Chcę ci złożyć w ofierze służbę myśli i mowy mojej. O, udziel mi tego, co chcę ci złożyć w ofierze. Słaby jestem i ubogi, a ty hojny dla wszystkich, którzy cię wzywają, sam wolny od troski, o naszą dole się troszczysz. Odetnij wszelką lekkomyślność, wszelkie kłamstwa od mojej mowy, tej wewnętrznej i tej zewnętrznej, niech Twoje Pismo Święte będzie moją czystą rozkoszą, niech się nie pomylę w jego interpretacji i niech nie głoszę poglądów mylnych. Panie, wejrzyj i ulituj się, Panie Boże Mój, światłości niewidomych i mocy słabych, a zarazem światłości widzących i mocy silnych. Wejrzyj na duszę moją i usłysz, jak woła z otchłani. Gdybyś nie słyszał nas wszędzie, nawet w otchłani, do kogo mielibyśmy pójść? Do kogo wołać? Twój jest dzień i noc jest twoja. Według Twego skinienia przebiegają chwile. Racz mi udzielić trochę tego czasu na rozmyślanie o tajemnicach Twojego prawa. Nie zamykaj wrót prawa przed tymi, którzy do nich pukają, bo przecież nie bez celu postanowiłeś, że tyle ma być w nim kart ocienionych tajemnicą. Czyż w owych borach nie ma jeleni, które w nie wchodzą, pokrzepiają się tam, wędrują, pasą się, kładą się na spoczynek i przeżuwają? O Panie, dopełnij swego dzieła we mnie i otwórz przede mną te karty. Głos Twój jest moją radością, głos Twój ponad przeobfitość rozkoszy. Daj mi to, co kocham, bo ja to kocham. A że kocham, ty sprawiłeś, nie porzucaj swoich darów. Rośliną, którą zasadziłeś, nie garć, gdy ona usycha z pragnienia. Niech uznam jako Twoje wszystko, co w Twoich księgach znajdę. Głos chwały niech usłyszę i niech Ciebie pije. Pragnę rozważać cuda Twego prawa od samego początku, gdy niebo i ziemię uczyniłeś, aż do nadejścia Twojego królestwa, gdy będziemy na zawsze z Tobą w Twoim świętym mieście. Panie, ulituj się nade mną i wysłuchaj mojej tęsknoty, bo myślę, że nie tęsknię za rzeczami ziemskimi, za złotem i srebrem. Za drogimi kamieniami, strojnymi szatami zaszczytami i władzą, za rozkoszami ciała. Nie tęsknię nawet za tym, co jest ciału potrzebne w naszej wędrówce przez życie. To będzie nam dodane, jeśli szukamy naprzód Królestwa Twego i sprawiedliwości Jego. Zobacz, Panie Boże, skąd wytrysła moja tęsknota. Niesprawiedliwi opowiadali mi o rzeczach, jakie ich radują. Ale nie są to rzeczy, jakie można znaleźć w prawie Twoim Panie. Stąd wytrysła moja tęsknota. Zobacz, Panie, oceń i potwierdź, I w miłosierdziu swym uznaj za słuszne, abym znalazł u Ciebie łaskę, aby się otworzyło przede mną wnętrze Twojego Pisma, kiedy pukam do Jego wrót. Błagam Cię przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego. Męża zasiadającego po Twojej prawicy, Syna Człowieczego, którego dla siebie ustanowiłeś pośrednikiem między Tobą a nami. Poprzez Niego szukałeś nas, gdy my nie szukaliśmy Ciebie. Po to szukałeś nas, abyśmy Ciebie zaczęli szukać. Jest On słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś, a wśród wszystkiego i mnie. Jest jedynym Synem Twoim, przez którego przybrałeś sobie wiernych za synów. A wśród nich i mnie. To przez niego błagam ciebie. Przez niego, który po twojej prawicy zasiada i przyczynia się u ciebie za nami. W nim ukryte są wszystkie skarby mądrości i wiedzy. To jego szukam w twoich księgach. To o nim pisał Mojżesz. On sam to powiedział, a on jest prawdą. Niech usłyszę i zrozumiem, co to znaczy, że na początku uczyniłeś niebo i ziemię. Napisał tak Mojżesz, napisał i odszedł. Przeszedł stąd do Ciebie. Nie ma go już tu, gdzie ja jestem. Gdyby tu był, chwyciłbym go za ręce i prosił, i w imię Twoje błagał, aby mi to wyjaśnił. Nadstawiłbym pilnie moich cielesnych uszu, a z jego ust wydobywałyby się dźwięki słów. Gdyby mówił po hebrajsku, jego słowa daremnie kołatałyby do moich uszu, ich treść nie przeniknęłaby do mojego umysłu. Gdyby mówił po łacinie, rozumiałbym, co mówi. Lecz skądbym wiedział, że mówi prawdę? Gdybym i to wiedział, czy mógłbym to wiedzieć od niego? Głęboko we mnie, w ośrodku mojego myślenia, Prawda, która nie przemawia ani po hebrajsku, ani po grecku, ani po łacinie, ani w jakiejkolwiek innej mowie, bo ona przemawia bez ust i bez języka, bez dźwięczących sylab. Ta by mówiła on prawdę, głosi. A ja od razu upewniony z całą ufnością powiedziałbym temu twojemu mężowi: Prawdę głosisz. Ponieważ jednak nie mogę Mojżesza zapytać, pytam ciebie, Prawdę, którą napełniony Mojżesz głosił rzeczy prawdziwe. Ciebie Boże mój pytam, ciebie błagam. Przebacz grzechy moje, jak dałeś tamtemu słudze twemu takie rzeczy głosić, tak mnie pozwól je zrozumieć. Widzę niebo i ziemię. One same wołają, że zostały stworzone. Zmieniają się bowiem i przekształcają. Jeżeli zaś coś istnieje, co nie zostało stworzone, nie ma w nim niczego takiego, czego by przedtem w nim nie było. Zmienianie się zaś i przekształcanie właśnie to oznacza, że pojawia się coś takiego, czego przedtem nie było. Niebo i Ziemia wołają także, że nie stworzyły siebie same istniejemy dlatego, że zostałyśmy stworzone. Abyśmy mogły wyłonić się z samych siebie, musiałybyśmy istnieć, zanim zaczęłyśmy istnieć. Samo więc ich oczywiste istnienie jest dowodem tego, że zostały stworzone. To ty, panie, je stworzyłeś. Ty, który jesteś piękny, bo one też są piękne. Ty, który jesteś dobry, bo one też są dobre. Ty, który jesteś. Bo one też są. Lecz nie są tak piękne, nie są tak dobre, ani w takiej mierze są, jak Ty, ich Stwórca. W porównaniu z Tobą, w ogóle nie mają ani piękności, ani dobra, ani bytu. To wiemy i dziękujemy Ci za tę wiedzę. Lecz nasza wiedza, w porównaniu z Twoją wiedzą, jest niewiedzą. Na początku uczynił Bóg niebo i ziemię. Lecz w jaki sposób stworzyłeś niebo i ziemię? Jakich użyłeś narzędzi do tak olbrzymiego dzieła? Nie pracowałeś jak rzemieślnik, który z jednej rzeczy materialnej wytwarza inną rzecz materialną, według zamysłu swojej duszy. Jego dusza może nadać owej rzeczy taki kształt, jaki widzi wzrokiem wewnętrznym w samej sobie. Czyż nie dlatego jest ona do tego zdolna, że ty ją stworzyłeś? A nadaje ona kształt rzeczy już istniejącej, wyposażonej w istnienie, czy to glinie, czy kamieniowi, czy drewnu, czy złotu, czy jakiejś innej rzeczy materialnej. A czyż istniałyby te rzeczy, gdybyś im nie nadał istnienia? Ty stworzyłeś rzemieślnikowi ciało, ty duszę rządzącą członkami ciała. Ty, materię, z jakiej wytwarza przedmioty, ty, zdolności, dzięki którym może się kunsztu wyuczyć i dojrzeć wewnątrz siebie to, co ma ukształtować w świecie zewnętrznym. Ty uczyniłeś jego zmysły będące kanałami, przez które umysłowy obraz rzeczy, jaką ma wytworzyć, jest przekazywany materii. Potem zaś tymi kanałami przekazywany jest umysłowi obraz już wytworzonej rzeczy. Aby rzemieślnik mógł wewnątrz siebie poddać prawdziwej ocenie ową rzecz, czy została dobrze wykonana. Jakże wysławia cię to wszystko, stwórcę wszystkiego. Lecz jak ty je tworzysz? W jaki sposób uczyniłeś Boże niebo i ziemię? Na pewno nie w niebie, ani nie na ziemi stworzyłeś niebo i ziemię. Ani nie w przestworzu, ani nie w wodach, bo przecież i one należą do nieba i ziemi. Ani też nie uczyniłeś całego wszechświata w całym wszechświecie, bo zanim wszechświat został stworzony, nie było takiego miejsca, w którym mógłby być stworzony. Ani też nie miałeś w rękach niczego takiego, z czego mógłbyś niebo i ziemię uczynić. Bo skądże mógłbyś wziąć cokolwiek, aby z tego coś innego uczynić? Zanim jeszcze to stworzyłeś, czyż wszystko nie istnieje tylko dlatego, że ty istniejesz? Musiało to więc być tak, że ty przemówiłeś i te rzeczy się stały. Słowem je stworzyłeś swoim. Lecz jak przemówiłeś? Czy w taki sposób, jak rozebrzmiał głos z obloku: Ten jest syn mój miły? Ten przecież głos zabrzmiał i przeminął, zaczął się i skończył. Zadźwięczały sylaby i przeleciały, druga po pierwszej, trzecia po drugiej, potem następne, aż wreszcie przeminała ostatnia i zapadło milczenie. Jest zupełnie jasne, że głos ten rozebrzmiał za pośrednictwem siły materialnej, która sama będąc tylko czymś doczesnym służyła w tym wypadku wiecznej woli Twojej. Te zaś Twoje słowa, wypowiedziane w czasie, ucho cielesny słuchacza przekazało umysłowi roztropnemu, którego ucho duchowe przysłuchuje się wiecznemu twemu słowu. Umysł, te rozebrzmiałe w czasie słowa, porównał z wiecznym twoim słowem osłoniętym milczeniem i rzekł: Ono jest odmienne, bardzo odmienne. Tamte słowa są daleko pode mną, w ogóle ich nie ma, bo umykają i przemijają, Słowo zaś Boże trwa nade mną wiecznie. Jeśli byś takimi słowami dźwięczącymi i przemijającymi rzekł, by niebo się stało i ziemia, jeśli byś w taki właśnie sposób niebo i ziemię stworzył, to musiałaby już istnieć przed powstaniem nieba i ziemi stworzona materia, przez której odbywające się w czasie poruszenia, głosów Brzmiący w czasie, by przebiegł. Ale przecież nie było żadnej materii przed niebem i ziemią. Jeśli by istniała, to by znaczyło, że ją stworzyłeś bez wypowiedzenia słów przemijających i dopiero w niej mogłeś wypowiedzieć owe przemijające słowa, którymi rzekłeś, by niebo i ziemia się stały. Czegokolwiek użyłeś, aby taki głos mógł zabrzmieć, to by na pewno nie istniało. Gdyby przez ciebie nie zostało stworzone. Aby więc powstała materia, dzięki której mogłyby te słowa zabrzmieć, jakie wypowiedziałeś słowo? Tak nas prowadzisz, abyśmy zrozumieli słowo będące Bogiem u ciebie, Boga. Wypowiadane jest ono wiecznie i wszystkie rzeczy są nim wiecznie wypowiadane. Nie jest to mowa, w której się kończy jedna część wypowiedzi, aby mogła być rzeczona następna, i aby w ten sposób się złożyła całość. W Twoim Słowie wszystko jest wypowiadane jednocześnie i na wieki wieczne. Gdyby było inaczej, panowałby nad nim czas i przemiana. Nie byłoby prawdziwej wieczności, prawdziwej nieśmiertelności. To wiem, Boże mój, dzięki Ci składam za tę wiedzę. Wiem to, Panie, Wyznaję Ci, że to wiem, a razem ze mną wie to i błogosławi Cię za to każdy, kto potrafi być wdzięczny za niewątpliwość prawdy. Wiemy, o Panie, przecież wiemy, że w takiej mierze, w jakiej nie istnieje coś, co istniało, i istnieje coś, co nie istniało, w takiej mierze umiera to i się rodzi. Twoje więc słowo nie może ustępować przed czymkolwiek, ani po czymkolwiek następować, gdyż jest naprawdę nieśmiertelne i wieczne. Dlatego też Twoim słowem współwiecznym z Tobą mówisz wszystko, co mówisz, wszystko jednocześnie, a zarazem wiecznie. I staje się wszystko, cokolwiek mówisz, by się stało. Wszystko czynisz, nie inaczej jak tylko Twoim słowem. Ale rzeczy, które Twoim słowem tworzysz, same ani nie powstają wszystkie jednocześnie, ani nie są wszystkie wieczne. Dlaczego tak jest, Panie Boże mój? W jakiś sposób pojmuję, dlaczego tak się dzieje, ale nie umiem tego wypowiedzieć. Może tak to ujmę, że wszystko, co zaczyna być albo przestaje być. Właśnie wtedy zaczyna albo przestaje być, kiedy wieczny rozum poznaje, że powinno zacząć albo przestać być. Ale w samym tym wiecznym rozumie nie ma żadnego początku ani żadnego końca. Owym wiecznym rozumem jest właśnie Słowo Twoje, które samo jest też początkiem to ono przemawia do nas. Mówi do nas w Ewangelii słowami, które wypowiadają usta. Dało się słyszeć w świecie doczesnym, cielesnym uszom ludzkim, aby ludzie w nie uwierzyli i aby, szukając go wewnątrz siebie samych, znaleźli je w Prawdzie Wiecznej, gdzie wszystkich uczniów jeden tylko dobry Mistrz poucza. Tam słyszę, Panie, Twój głos, mówiący mi, że tylko ten do nas naprawdę przemawia, kto nas poucza. Kto zaś nas nie poucza, nawet jeżeli mówi. Nie do nas mówi. A któż oprócz prawdy niezmiennej może nas pouczeć? Nawet jeżeli czerpiemy wskazówki ze zmiennych rzeczy stworzonych, w końcu prowadzą nas one do owej niezmiennej prawdy, gdzie się naprawdę uczymy, kiedy stoimy i jego słuchamy, kiedy bardzo się radujemy, słysząc głos oblubieńca i przywracamy siebie samych temu, któremu zawdzięczamy istnienie. To słowo jest początkiem, trwałą podstawą. Gdyby go nie było, nie mielibyśmy dokąd powrócić z naszych błądzeń. Gdy wracamy uwalniając się od błędu, powrót nasz polega na poznaniu prawdy. Abyśmy ją poznali, ono nas poucza, bo ono jest początkiem i przemawia do nas. Właśnie ono jest tym początkiem, Boże w którym niebo stworzyłeś i ziemię. Stworzyłeś je w Słowie Twoim, w Synu Twoim, w mocy Twojej, mądrości i prawdzie, w jakiś cudowny sposób przemawiając i w jakiś cudowny sposób czyniąc. Któż to pojmie, któż to wysłowi? Czym jest to osobliwe światło, które chwilami mi rozbłyska i serce mi przeszywa, nie raniąc go? Drżę wtedy z lęku, a zarazem płonę tęsknotą. Drżę z lęku, bo jestem tak odmienny od Niego. Lecz w takiej mierze, w jakiej jestem do Niego podobny, jego ogniem płonę. To mądrość. Mądrość niekiedy przede mną rozbłyska, rozdzierając zasłonę ciemnych chmur, które potem znowu mnie spowijają i przytłaczają brzemieniem kary za moje grzechy. W nędzy moi, tak podupadłem na siłach, że nie mogę już sprostać temu, co jest dla mnie błogosławieństwem, póki ty, panie, który wszystkie moje nieprawości wybaczyłeś, nie uleczysz mnie także z mej choroby. Ty uchronisz życie moje od klęski. Dobrodziejstwem twego miłosierdzia mnie uwieńczysz. Tęsknotę moją nasycisz dobrami. Odnowi się jak młodość orła, młodość moja. Albowiem. Nadzieją jesteśmy zbawieni i cierpliwie czekamy na wypełnienie Twoich obietnic. Niech każdy, kto jest do tego zdolny, słucha głosu Twego w swojej duszy. Ufając natchnionym przez Ciebie słowom, zawołam, jakże wspaniałe są dzieła Twoje Panie. Wszystko mądrze uczyniłeś. Wszystko zaczyna się od mądrości i w tym to właśnie początku. Niebo uczyniłeś i ziemię. Pełni są jeszcze starego błędu ci, którzy nas pytają, co czynił Bóg, zanim niebo uczynił i ziemię? Jeśli spoczywał, powiadają, i niczego nie czynił, to dlaczego i potem nie pozostał w takim stanie na zawsze, w jakim był zawsze w przeszłości. Jeśli powstał w Bogu nowy popęd i nowa wola, aby dać początek stworzeniu, którego nigdy przedtem nie stworzył, to jakże możemy przyjąć, że prawdziwa jest ta jego wieczność, w której wola, jakiej przedtem nie było, powstała? Przecież wola Boga nie jest czymś stworzonym, lecz musi poprzedzać stworzenie. Żadna rzecz nie byłaby stworzona, gdyby jej nie poprzedziła wola Stwórcy. Do samej więc substancji Boga należy Jego wola. Skoro zaś powstało w substancji Boga coś, czego przedtem w niej nie było, to nie można twierdzić, że Jego substancja jest naprawdę wieczna. Jeśli zaś zawsze było wolą Boga, by istniało stworzenie, to dlaczego stworzenie nie istniało zawsze? Ci, którzy tak mówią, jeszcze nie rozumieją Ciebie. O mądrości Boża, światłości umysłów. Jeszcze nie pojmują, w jaki sposób czynione są rzeczy, które przez Ciebie i w Tobie powstają, a chcieliby zakosztować wieczności. Ich myśl jeszcze ciągle się trzepocze między ruchami rzeczy przeszłych i tych, które w przyszłości będą, i nie może osiągnąć stałości. Gdyby ktoś ujął ich myśl, Uspokoił ją i nadal jej stałość choćby na krótką chwilę, to przynajmniej w owej chwili ujrzeliby blask zawsze spokojnej wieczności. Porównaliby ją z czasem, który nigdy nie stoi w miejscu i przekonaliby się, że jest ona od czasu zupełnie odmienna. Zrozumieliby, że czas zawdzięcza swą długość tylko wielkiej ilości ruchów, które jeden po drugim przemijają. Gdyż nie mogą wszystkie istnieć jednocześnie. W wieczności zaś nic nigdy nie przemija, lecz wszystko jest obecne. Żaden zaś czas nie jest cały teraźniejszością. Każdą przeszłość przegania przyszłość, biegnąca za nią w trop. I zarówno wszelka przeszłość, jak i wszelka przyszłość, mają początek i koniec w tym, co jest zawsze obecne. Któż utwierdzi myśl ludzką, aby w spokoju zrozumiała, w jaki sposób wieczność, w której nie ma ani przyszłości, ani przeszłości, swoją trwałością określa, co jest przyszłością, a co przeszłością? Czyż moja ręka zdoła tak uchwycić umysł ludzki? Czy jakiekolwiek moje słowa zdołają dokonać tak wielkiego dzieła? Kiedy ktoś mnie pyta, co czynił Bóg, zanim uczynił niebo i ziemię, nie powtarzam tej odpowiedzi, jaką podobno ktoś kiedyś rzucił szyderczo, aby odsunąć od siebie natarczywość pytającego. Przygotowywał piekło dla tych, którzy chcieliby dociec tajemnic. Czym innym jest znalezienie odpowiedzi, czym innym jest szyderstwo. Więc nie tak odpowiem. Gdy czegoś nie wiem, wolę odpowiedzieć. Nie wiem, niż wyśmiewać tego, kto zadał trudne pytanie i zbierać pochwały za pozorną, fałszywą odpowiedź. Odpowiem inaczej, że Ty, Boże nasz, Stwórcą jesteś wszelkiego stworzenia. Jeśli słowami niebo i ziemia określamy całe stworzenie, to śmiało mówię, zanim uczynił niebo i ziemię, Bóg niczego nie uczynił. Jeśli by bowiem cokolwiek uczynił, cóż by to było, czyż nie stworzenie właśnie? Bodajbym tak dobrze wiedział wszystko, co jest dla mnie pożyteczne, jak wiem to, że przed stworzeniem nie istniało żadne stworzenie. Człowiek, którego rozbiegane myśli błąkają się wśród jego wyobrażeń o czasie przeszłym, może się dziwić, że ty. Bóg wszechmocny, który jesteś stwórcą wszystkiego i wszystko utrzymujesz w istnieniu, który jesteś budowniczym nieba i ziemi, byłeś bezczynnym przez nieprzeliczone wieki, zanim dokonałeś tak ogromnego dzieła. Niechże ten człowiek otrząśnie się z majaków, niech zastanowi się i zrozumie, że jego zdziwienie wynika z nieporozumienia. Jakże by mogły upłynąć owe nieprzeliczone wieki, skoro ty jeszcze ich nie stworzyłeś? Przecież ty jesteś sprawcą i twórcą wszystkich wieków. Jakiż to mógł istnieć czas, który by nie był stworzony przez ciebie? A czyż mógłby przemijać, gdyby nigdy nie istniał? Jesteś twórcą wszelkiego czasu. Jeśli więc istniał jakikolwiek czas, Zanim stworzyłeś niebo i ziemię, to jak można mówić, że byłeś bezczynny? Stworzyłeś ten właśnie czas, bo przecież czas nie mógł przemijać, zanim go stworzyłeś. Jeśli zaś przed powstaniem nieba i ziemi jeszcze nie było czasu, to jakże można pytać, co czyniłeś wtedy? Nie było żadnego wtedy, skoro nie było czasu. Ty poprzedzasz czas. Ale nie w czasie go poprzedzasz. Gdybyś poprzedzał w czasie, nie poprzedzałbyś wszelkiego czasu. Ty na wyżynie zawsze obecnej wieczności jesteś przed wszelką przeszłością i po wszelkiej przyszłości. To, co teraz jest przyszłością, gdy nadejdzie, przeszłością się stanie. Ty zaś ten sam zawsze jesteś i Twoje lata nie ustaną. Lata Twe nie odchodzą ani nie przychodzą. Nasze lata tak odchodzą i przychodzą, by wszystkie mogły przyjść po kolei. Twoje lata wszystkie są dla Ciebie jednoczesne, ponieważ trwają niezmiennie. Odchodzących nie wypychają przychodzące, gdyż Twoje lata nie przemijają. Nasze lata będą dopełnione wtedy, gdy już wszystkie przeminą. Twoje lata to jeden dzień. A nie świta on codziennie, ale jest stałym dzisiaj. Twój dzień dzisiejszy bowiem nie ustępuje przed dniem jutrzejszym, ani powczorajszym nie następuje. Twoim dniem dzisiejszym jest wieczność. Przeto zrodziłeś współwiecznego Tobie syna, któremu rzekłeś: Ja cię dziś zrodziłem. Wszelki czas ty uczyniłeś. Jesteś przed wszelkim czasem, a czasu przed czasem nie było. Nie było więc takiego czasu, w którym byłbyś bezczynny, bo i sam czas ty stworzyłeś, a żaden czas nie jest współwieczny tobie, bo ty trwasz niezmienny. On zaś, gdyby niezmiennie trwał, nie byłby czasem. Czym więc jest czas? Nie ma na to łatwej i krótkiej odpowiedzi. Trudno to pojąć, a cóż dopiero w słowach to wyrazić. W naszych rozmowach nic nie jest tak częste i pospolite jak mówienie o czasie. Oczywiście rozumiemy, co oznacza to słowo, gdy je wypowiadamy. Rozumiemy je też, gdy ktoś inny wspomina nam o czasie. Czymże więc jest czas? Jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć nie wiem. Z przekonaniem jednak mówię, że wiem, iż gdyby nic nie przemijało, nie byłoby czasu przeszłego. Gdyby nic nie przychodziło nowego, nie byłoby czasu przyszłego. Gdyby niczego nie było, nie byłoby teraźniejszości. Te dwie dziedziny czasu przeszłość i przyszłość. W jakiż one sposób istnieją, skoro przeszłości już nie ma, a przyszłości jeszcze nie ma? Teraźniejszość, gdyby zawsze była teraźniejszością i nie odchodziła w przeszłość, już nie czasem byłaby, ale wiecznością. Jeśli więc teraźniejszość jest czasem tylko dlatego, że odchodzi w przeszłość, to jakże i o niej możemy mówić, że ona jest, skoro jest tylko dzięki temu, że jej nie będzie. Nie możemy więc właściwie mówić, że czas jest, jeśli nie dodajemy, iż zmierza on do tego, że go nie będzie. A jednak mówimy o długim czasie i o krótkim czasie, lecz tylko w odniesieniu do przeszłości i przyszłości. Sto lat na przykład nazywamy długim czasem, który upłynął albo upłynie. O niedalekiej przeszłości albo przyszłości mówimy, gdy wchodzi w grę okres dziesięciu na przykład dni. Lecz w jakiś sposób może być długie albo krótkie to, czego w ogóle nie ma. Nie należy więc nigdy mówić, to jest długi czas, lecz w odniesieniu do przeszłości, to był długi czas, a do przyszłości to będzie długi czas. Panie Boże Mój, światłości moja. Czyż i tu człowiek nie ośmiesza się wobec Twojej prawdy? Bo ten długi czas przeszły, czy stał się długi, kiedy już przeminął, czy też był długi już wtedy, kiedy był teraźniejszością? Tylko wtedy mógł on być długi, kiedy w ogóle istniał. Nie należy więc mówić, że czas przeszły był długi, bo nie znajdziemy w tym wypadku niczego, co miałoby być długie. Przecież skoro ten czas przeminął, to już go nie ma. Trzeba to ująć inaczej, że czas, o którym mówimy, był długi, kiedy był czasem teraźniejszym. Bo wtedy jeszcze nie przeminął, czyli nie przestał istnieć. Nie brakowało więc wówczas tego, co miałby być długie. Kiedy zaś przeminął, przestał być długi, ponieważ w ogóle przestał istnieć. A teraz zastanów się dusza ludzka nad tym, czy teraźniejszość może być długa? Potrafimy odczuwać i mierzyć odległości czasowe. Jak więc na to pytanie odpowiesz? Czy na przykład obecne stulecie to jest długi czas? Zastanów się najpierw, czy stulecie może być obecne. Jeśli jesteśmy w pierwszym roku stulecia, to ten pierwszy rok jest teraźniejszy, a dziewięćdziesiąt dziewięć należy do przyszłości, czyli jeszcze ich nie ma. Jeśli jesteśmy w drugim roku stulecia, to pierwszy rok już należy do przeszłości, drugi jest obecny, a wszystkie pozostałe lata należą do przyszłości. Jeśli którykolwiek rok z wnętrza owej setki jest dla nas obecny, wszystkie przed nim są przeszłością, wszystkie po nim przyszłością. Z tego wynika, że stulecie nie może być teraźniejszością. Trzeba jeszcze rozważyć, czy ten jeden rok, o którym mówimy, może być cały obecny, przecież kiedy jesteśmy w pierwszym jego miesiącu, wszystkie inne miesiące należą do przyszłości. Jeśli w drugim, to pierwszy miesiąc jest już przeszłością, a pozostałych miesięcy jeszcze nie ma. A więc i bieżący rok nie może być cały teraźniejszością. A jeśli nie jest cały obecny, nie może być obecnym rokiem. Rok się składa z dwunastu miesięcy. Ten z miesięcy, który właśnie przebiega, jest obecny. Wszystkie inne są przeszłością albo przyszłością. I nie można nawet powiedzieć, że bieżący miesiąc jest obecny. Obecna jest najwyżej jedna doba. Jeśli jest to pierwsza doba miesiąca, wszystkie inne doby są przyszłością. Jeśli jest to doba ostatnia w miesiącu, wszystkie inne należą do przeszłości. Jeśli którakolwiek inna doba to jest ona umieszczona między dobami przeszłymi a dobami przyszłymi. Ted więc czas teraźniejszy, jedyny, który, jak stwierdziliśmy, można by nazywać długim, skurczył się nam do jednej, jedynej zaledwie doby. Ale trzeba tę sprawę jeszcze dokładniej roztrząsnąć, bo przecież nawet jedna doba nie jest cała obecna. Składa się ona z dwudziestu godzin nocnych i dziennych. Wobec pierwszej z tych godzin wszystkie inne są przyszłe, wobec ostatniej przeszłe. Każda z pozostałych godzin ma za sobą przeszłe godziny, przed sobą przyszłe. A czyż każda godzina nie składa się z mniejszych cząsteczek, jakże szybko umykających? Co z niej uleciało, to przeszłość. Co jeszcze zostało, przyszłość. Tylko taką chwilę, jeśli w ogóle można ją sobie wyobrazić której już nie da się podzielić na jakiekolwiek, choćby najmniejsze cząstki, można by słusznie nazwać czasem teraźniejszym. Taka zaś chwila tak szybko z przyszłości przylatuje do przeszłości, że nie sposób jej przypisać jakiegokolwiek trwania. Jeśli się jej nadaje rozciągłość, od razu chwila ta rozpada się na przeszłość i przyszłość. Będąc zaś teraźniejsza, nie ma żadnej rozciągłości. Gdzież więc jest ten czas, kiedy moglibyśmy nazwać długim? Na pewno nie jest to czas przyszły. Nie mówimy przecież, że jest długi, bo on jeszcze w ogóle w żadnym sensie nie jest. Możemy powiedzieć tylko, że on będzie długi. Lecz kiedy taki będzie? Nie jest taki, dopóki jest przyszłością, bo jeszcze nie ma tego, co mogłoby być długie. Gdyby zaś wtedy miał być długi, kiedy wyłoniwszy się z przyszłości, która jeszcze nie istnieje, zaczyna istnieć stając się teraźniejszością, to by oczywiście było zgodne z prawdą, że może być długie tylko to, co w ogóle istnieje. Ale wcześniej tu przytoczone argumenty głośno wołają, że teraźniejszość nie ma żadnej rozciągłości. A jednak, panie, uświadamiamy sobie okresy czasu. I porównujemy jedne z drugimi, mówiąc, że te są dłuższe, a tamte krótsze. Obliczamy nawet, o ile krótszy albo dłuższy jest ten okres od tamtego i powiadamy, że jest dwukrotnie albo trzykrotnie dłuższy od okresu, który uznajemy za jednostkę, albo że oba okresy mają długość jednaką. Jeśli w taki sposób, uświadamiając sobie czas, mierzymy go, musimy to czynić wobec czasu właśnie teraz przemijającego. Bo czyż można by mierzyć przeszłość, której już nie ma, albo przyszłość, której jeszcze nie ma? Chyba, że ktoś odważy się twierdzić, że mierzy to, co nie istnieje. Wniosek jest taki, że uświadamiać sobie czas i mierzyć go, można tylko wtedy, kiedy on właśnie przemija. Kiedy przeminął, już to jest niemożliwe, bo go nie ma. Ja tylko szukam, ojcze, a nie stwierdzam. Ty, Boże, sędzią moim bądź i przewodnikiem. Któż zaprzeczy temu, cośmy usłyszeli w dzieciństwie i czego potem uczyliśmy nasze dzieci, że są trzy dziedziny czasu przeszłość, teraźniejszość i przyszłość? Kto powie, że jest tylko czas teraźniejszy, bo tych dwóch pozostałych nie ma? Może raczej jest tak. Że wszystkie te trzy dziedziny istnieją, i że czas z jakiejś kryjówki się wyłania, kiedy z przyszłego staje się teraźniejszym, i w jakąś też kryjówkę się pogrąża, kiedy się z teraźniejszego przeszłym staje. Prorocy, którzy przyszłość zapowiadali, gdzieżby te przyszłe rzeczy widzieli, jeśli ich jeszcze nie było? Przecież nie można zobaczyć tego, czego nie ma. Także Opowiadacze przyszłości nie mogliby prawdy głosić, gdyby umysłem nie dostrzegali rzeczy minionych. Gdyby zaś te rzeczy nie istniały, w żaden sposób nie można by ich dostrzec. A więc i przyszłość, i przeszłość istnieje. Pomóż mi, Panie, dalej to badanie prowadzić. I niechże się, nadziejo moja, nie zabląkam. Skoro przyszłość i przeszłość istnieją, pragnę wiedzieć, gdzie one są. Tego jeszcze nie umiem dociec. Ale przynajmniej to wiem, że jeśli one są, to gdziekolwiek są nie przyszłością ani przeszłością, lecz teraźniejszością. Bo jeśliby i tam były przyszłością, to jeszcze by ich nie było. A gdyby tam były przeszłością, to już by ich nie było. Gdziekolwiek więc są i czymkolwiek są, mogą istnieć tylko jako teraźniejsze. Kiedy rzeczy przeszłe wiernie opisujemy, wydobywamy z pamięci nie same rzeczy, które już przeminęły, lecz słowa oparte na obrazach owych rzeczy, które wtedy, gdy się rozgrywały, za pośrednictwem zmysłów wycisnęły jakby ślady na umyśle. Na przykład moje dzieciństwo, którego już nie ma, spoczywa w czasie przeszłym, który już też nie istnieje. Ale obraz dzieciństwa, kiedy go przywołuję i opisuję, oglądam w czasie teraźniejszym, gdyż obraz ten jest nadal w mojej pamięci obecny. Czy podobnie się dzieje wtedy, gdy ktoś przepowiada przyszłość? Czy rzeczy jeszcze nieistniejące dostrzega zawczasu za pośrednictwem już istniejących obrazów? Wyznaję, Boże mój, że nie wiem. Wiem jednak przynajmniej to, że często z góry obmyślamy nasze czyny, a ta medytacja odbywa się w teraźniejszości. Działanie zaś, które obmyślamy, jeszcze nie istnieje, bo należy do przyszłości. Kiedy się zabieramy do dzieła i zaczynamy czynić to, o czym dotychczas tylko medytowaliśmy, wtedy rozgrywa się owo działanie. Należy ono już nie do przyszłości, lecz do teraźniejszości. Niezależnie od tego, w jaki to tajemniczy sposób jest się świadkiem rzeczy, które się mają dopiero wydarzyć, jest pewne, że dostrzegać można tylko to, co już istnieje. A to, co już istnieje, nie przyszłością jest, lecz teraźniejszością. Kiedy słyszymy o widzeniu rzeczy przyszłych, nie może być mowy o widzeniu samych tych rzeczy. Ich jeszcze nie ma, gdyż należą do przyszłości. Lecz może się widzi, Jakieś ich przyczyny czy znaki już istniejące. Nie przyszłość, więc, ale teraźniejszość dostępna jest widzącym. A na podstawie teraźniejszości umysł może wytwarzać wyobrażenia rzeczy przyszłych i przepowiadać je. Te wyobrażenia już istnieją. Ludzie oglądający je w swych umysłach, jako obecne, mogą przepowiadać przyszłość. Podam jeden z niezliczonych przykładów. Oto widzę jutrzenkę, więc przepowiadam, że wzejdzie słońce. To, co widzę, jest teraźniejszością. To, co przepowiadam, jest przyszłością. Do przyszłości należy nie słońce, które już istnieje, lecz jego wschód, którego jeszcze nie ma. Nie mógłbym jednak przepowiedzieć wschodu, gdybym nie miał w swym umyśle jego obrazu, jak mam i teraz, kiedy to piszę. Jutrzenka, którą widzę na niebie, nie jest wschodem słońca, chociaż go poprzedza, ani nie jest nim obraz u w moim umyśle, lecz i jutrzenkę, i obraz dostrzegam jako teraźniejsze, i dzięki nim mogę przepowiedzieć wschód słońca, należący jeszcze do przyszłości. Tego, co przyszłe, jeszcze nie ma, a skoro jeszcze nie ma, to w ogóle nie ma. A jeśli w ogóle nie ma, to na pewno nie można tego zobaczyć, lecz można to przepowiedzieć na podstawie rzeczy obecnych, które już są i które można dostrzec. W jaki więc sposób ty, władco twego stworzenia, objawiasz duszą ludzkim to, co zdarzyć się ma w przyszłości? Objawiałeś to przecież Twoim prorokom. W jaki sposób objawiasz przyszłość, chociaż ona jeszcze nie istnieje? Może raczej objawiasz tylko znaki obecne zdarzeń przyszłych, bo o tym, czego nie ma, przecież nikogo nie można pouczyć. Sposób twego pouczania niepomiernie przekracza moją zdolność rozumienia. Nie mam dosyć siły, nigdy tego własną moją mocą nie zdołam dosięgnąć, lecz zdołam Twoją mocą, jeśli ty mi udzielisz łaski. O słodkie oczu moich światło! Z tego, co się rzekło, wynika najwyraźniej, że ani przyszłość, ani przeszłość nie istnieje. I właściwie nie należałoby mówić, że istnieją trzy dziedziny czasu przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Może ściślejsze byłoby takie ujęcie, że istnieją następujące trzy dziedziny czasu teraźniejszość rzeczy minionych, teraźniejszość rzeczy obecnych, teraźniejszość rzeczy przyszłych. Jakieś tego rodzaju trzy dziedziny istnieją w duszy, ale nigdzie indziej ich nie widzę. Teraźniejszością rzeczy przeszłych jest pamięć, teraźniejszością rzeczy obecnych jest dostrzeganie, teraźniejszością rzeczy przyszłych jest oczekiwanie. Jeśli tak wolno ująć tę sprawę, to dostrzegam trzy dziedziny czasu i stwierdzam, że one istnieją. Możemy więc mówić nadal o trzech dziedzinach czasu przeszłości. Teraźniejszości i przyszłości. Chociaż nie jest to ścisłe, stosujmy się w tym wypadku do zwyczaju. Nie będę się spierał, nie będę zaprzeczał takiemu sposobowi mówienia, byle tylko każdy rozumiał, o czym mówi, i nie wyobrażał sobie, że to, co przyszłe, już istnieje, a to, co przeszłe, jeszcze istnieje. W ogóle rzadko posługujemy się słowami w sposób zupełnie ścisły, częściej mówimy nieściśle. Ale jakoś udaje się nam wyrazić to, co wyrazić chcemy. Przed chwilą powiedziałem, że mierzymy czas wtedy, gdy on właśnie przemija. Mierząc, możemy stwierdzić, że jakiś okres czasu jest na przykład dwa razy dłuższy od takiego okresu, któryśmy przyjęli za jednostkę, albo że oba są jednakowej długości i tak dalej. Mierzymy czas, jak się rzekło. W trakcie tego przebiegania. Gdyby mnie ktoś zapytał, skąd to wiem, odpowiedziałbym, że wiem, ponieważ mierzymy czas, a nie moglibyśmy mierzyć czegoś, co nie istnieje, ani zaś przeszłość, ani przyszłość nie istnieje. Ale jakże możemy mierzyć czas teraźniejszy, skoro nie ma on żadnej rozciągłości? Musimy go mierzyć wtedy, kiedy właśnie przebiega. Nie można by go mierzyć wtedy, gdy już przeminął, bo wtedy już nie ma tego, co mielibyśmy mierzyć. Ale skąd, którędy i dokąd on przebiega, wtedy, kiedy go mierzymy. Może wyłaniać się tylko z przyszłości, przebiegać tylko przez teraźniejszość i zdążać tylko ku przeszłości. Z tego, co jeszcze nie istnieje, poprzez to, co nie ma rozciągłości, ku temu, czego już nie ma. Ale przecież możemy mierzyć czas tylko w odniesieniu do jakiejś jednostki rozciągłości. Kiedy mówimy tak samo długo, albo dwukrotnie dłużej, albo trzykrotnie dłużej i tak dalej, zawsze odnosi się to do jakiejś określonej rozciągłości czasu. Lecz w stosunku do której dziedziny czasu mierzymy czas, gdy on przebiega? Czy w stosunku do przyszłości, z której się wyłania? Przecież nie możemy znać miary tego, czego jeszcze nie ma. Czy w stosunku do teraźniejszości, przez którą przebiega? Przecież nie można mierzyć tego, co nie trwa. Czy w stosunku do przeszłości, ku której czas biegnie? Przecież nie znamy miary tego, czego już nie ma. Umysł mój goreje pragnieniem rozwikłania tej niezmiernie trudnej zagadki. Nie zamykaj przede mną, Panie Boże, Dobry Ojcze, przez Chrystusa Cię błagam, nie zamykaj przed moim pragnieniem tej sprawy tak zwyczajnej, a zarazem tak tajemniczej. Pozwól, aby moje pragnienie przeniknęło zawrota tej zagadki, by się ona dla mnie rozświetliła w blasku miłosierdzia Twego. Kogoż mam o to pytać? Komuż mogę z większym dla mnie pożytkiem niż Tobie wyznać moją niewiedzę? Przecież nie są ci niemiłe moje studia, przeniknięte tak żarliwym dążeniem do poznania twego pisma świętego. Udziel mi tego, co kocham, Boże kocham, Twoim też jest darem. Udziel, ojcze, ty, który umiesz dawać dobre rzeczy dzieciom swoim. Udziel, bo podjąłem zadanie poznania ciebie. Jakże mi jest ciężko, póki nie otworzysz wrót. Przez Chrystusa Cię proszę, w imię Tego, który jest świętym świętych, niechże mnie nikt od tego zadania nie odstraszy. Zaufałem, a dzięki temu i mówię. Żyję nadzieją, że ujrzę piękność Pana. Oto starymi uczyniłeś dni moje. Przemijają, a jak się to dzieje, nie wiem, chociaż ciągle mówimy o czasie i o okresach czasu. Jak długo ten człowiek to mówił? Jak długo to czynił, od jakże dawna tego nie widziałem. Tę sylabę wymawia się dwukrotnie dłużej niż tamtą. Ciągle takie rzeczy mówimy i słyszymy. Ludzie nas rozumieją i my ich rozumiemy. Nie można sobie wyobrazić wypowiedzi prostszych i zwyklejszych, a przecież kryje się w nich tajemnica, której nie zdołaliśmy przeniknąć. Pewien uczony powiedział mi kiedyś, że czas to nic innego jak ruch Słońca i Księżyca, ale nie trafiło mi to twierdzenie do przekonania. Dlaczego czas nie miałby polegać raczej na ruchu wszelkich ciał? Gdyby światła niebieskie znieruchomiały, lecz obracało się nadal koło garncarskie, czyż nie istniałby nadal czas, według którego mierzylibyśmy obroty tego koła? Czyż nie moglibyśmy stwierdzać, że obraca się ono w regularnym rytmie albo że szybkość jego ruchu się zmienia, gdyż niektóre obroty zajmują więcej czasu niż inne. A mówiąc tak, czyż sami nie mówilibyśmy tego w czasie? I czyż nasze słowa nie składałyby się z sylab o nierównej długości, po prostu dlatego, że wymówienie jednej z nich wymagałoby więcej albo mniej czasu niż wymówienie innej? O Boże, Pozwól ludziom w małych rzeczach dojrzeć zasady wspólne wszystkim rzeczom, małym i wielkim. Są gwiazdy i światła niebieskie, znakami czasów i lat i dni. Są na pewno, ale ani ja nie mogę twierdzić, że obrót tego drewnianego koła jest dniem, ani też ów uczony mąż nie może powiedzieć, że obrót ten w ogóle nie jest żadnym okresem czasu. Chciałbym naprawdę poznać naturę i rolę czasu, według którego mierzymy ruchy ciał, i mówimy na przykład, że ten ruch zajmuje dwukrotnie więcej czasu niż tamten. Dniem nazywamy nie tylko pobyt Słońca nad Ziemią, odróżniający dzień od nocy, lecz także całkowitą drogę Słońca od wschodu do wschodu. Do tego znaczenia nawiązujemy, gdy mówimy, że tyle a tyle dni przeminęło. Noce wtedy wlicza się do dni, i nie wymienia się ich osobno. Skoro więc dzień się wypełnia ruchem słońca i jego drogą całkowitą od wschodu do wschodu, pytam, czy dzień jest samym tym ruchem, czy czasem jego przebiegu, czy też jednym i drugim. W pierwszym wypadku upłynąłby dzień nawet wtedy, gdyby słońce przebiegało cały swój tor w okresie jednej zaledwie godziny. W drugim wypadku nie można by mówić o upłynięciu dnia. Gdyby jeden wschód słońca był od drugiego oddzielony okresem nie dłuższym od godziny wtedy słońce musiałoby 24 razy przebiec swoją drogę aby dzień wypełnić W trzecim wypadku nie można by mówić o dniu ani wtedy gdy słońce całą swą drogę odbyło w ciągu godziny ani wtedy gdy słońce byłoby nieruchome a upłynęłoby tyle czasu ile zazwyczaj potrzeba słońcu na odbycie całej drogi od ranka do następnego ranka nie będę się teraz zastanawiał nad tym, czym jest to, co nazywamy dniem, lecz tylko nad tym, czym jest czas, według którego mierząc okrężny bieg słońca powiedzielibyśmy, że słońce przebiegło swą drogę w połowie zwykłego czasu, gdyby jego bieg zajął tyle czasu, ile trzeba na przeminięcie dwunastu godzin. Porównując te dwa okresy i uznając okres dwunastu godzin za jednostkę, okres 24 czterogodzinny uznalibyśmy za podwójny. Ujęcie to byłoby trafne, choćby słońce w pewnych wypadkach przebiegało drogę od wschodu do wschodu w pojedynczym, a w innych w podwójnym okresie. Niechże więc nikt nie mówi, że czas polega na ruchu ciał niebieskich. Bo przecież i wtedy, gdy na prośbę pewnego męża słońce znieruchomiało, aby mógł on toczyć bitwę aż do chwili zwycięstwa, słońce wprawdzie stało, ale czas biegł nadal. Bitwa się toczyła przez taki okres czasu. Jaki był dla niej potrzebny, i zakończyła się. Widzę, że czas jest pewnego rodzaju rozciągłością, lecz czy naprawdę widzę, czy tylko zdaje mi się, że widzę? Ty mi to rozświetlisz, który światłem i prawdą jesteś. Czy żądasz, abym przyjął to twierdzenie, że czas polega na ruchu ciał? Nie żądasz tego ode mnie. Bo słyszę, że wszelkie ciała mogą się poruszać tylko w czasie. Ty to mówisz. Nie słyszę zaś, żebyś mówił, że sam ruch ciał jest czasem. Kiedy się porusza ciało, według czasu mierzymy, jak się ono długo porusza od chwili, kiedy się poruszać zaczęło, aż do chwili, kiedy się poruszać przestaje. Jeżeli nie zauważyłem, w którym momencie ruch się zaczął i ciało poruszań się nadal, kiedy już przestałem je obserwować, nie mogę zmierzyć czasu tego ruchu. Mogę tylko mówić o czasie, jaki upłynął od chwili, gdy zacząłem obserwować, do chwili, gdy obserwować przestaje. Jeśli przez jakiś dłuższy okres czasu obserwuję ruch, mogę powiedzieć, że ruch ten długo trwał, lecz aby rzec, jak długo, muszę to określić w odniesieniu do jakiejś wybranej miary. Na przykład mówimy, że ten okres jest tak samo długi jak tamten. Albo że jest dwukrotnie dłuższy, i tak dalej. Jeśli możemy oznaczyć punkty w przestrzeni, między którymi porusza się jakieś ciało, albo w wypadku ciała obracającego się wokół swej osi, oznaczyć odległości, jakie przebywają części tego ciała, to jesteśmy w stanie określić, ile potrzeba czasu, aby ciało odbyło drogę między dwoma punktami, albo by jego części wykonały pełny obrót. Czym innym jest więc ruch ciała, a czym innym to, według czego mierzymy, jak długo on przebiega. Dla kogoż nie byłoby jasne, które z dwojga należy nazwać czasem. To samo ciało może się poruszać z różną szybkością, a może też trwać w bezruchu. Nie tylko jego ruch, lecz także jego spoczynek mierzymy czasem. Mówimy na przykład, że pozostawało w spoczynku tak samo długo, jak długo się przedtem poruszało, albo że spoczywało dwukrotnie czy trzykrotnie dłużej niż się przedtem poruszało, i tak dalej, co możemy określić albo na podstawie dokładnego obliczenia, albo jak się to powiada mniej więcej. Czas więc nie jest ruchem ciała. Wyznaję Ci, panie, że nadal nie wiem, czym jest czas, lecz także wyznaję, Iż wiem, że słowa te w czasie wypowiadam, że już długo mówię tu o czasie, a owo długo polega właśnie na tym, że dużo czasu upłynęło. Jakże ja to mogę wiedzieć, skoro nie wiem, czym jest czas? A może raczej nie wiem, w jaki sposób mam wypowiedzieć to, co wiem. Biada mi, ja nawet nie wiem, czego nie wiem. Tyś, Boże mój, świadkiem, że nie kłamie, że przemawiam ze szczerego serca. Ty zapalisz lampę moją, Panie, Boże mój, ciemności moje, rozświeć. Przecież prawdziwie Ci wyznaje dusza moja, że jednak mierzę czas. Jest, że to więc tak, Boże mój, że mierzę, a nie wiem co mierzę? Za pomocą czasu mierzę ruchy ciał. A czy samego czasu nie mierzę? Czyż mógłbym mierzyć ruch ciała, jak długo on trwa, jak długo ciało odbywa drogę między dwoma punktami, gdybym czasu, w którym się ono porusza, nie mierzył? W takim razie, według czego mierzę czas? Czy dłuższe okresy czasu mierzymy za pomocą krótszych, jak łokciem wymierzamy długość belki? W taki właśnie sposób, jak się zdaje, mierzymy trwanie długiej sylaby. Porównując ją z sylabą krótszą i mówiąc, że jest dwukrotnie dłuższa. Tak mierzymy długość wiersza długościami poszczególnych wersów, długość wersów długościami stóp, długość stóp długością sylab, długość sylab długich długością krótkich. Mierzymy wiersze nie stronicami, byłoby to bowiem mierzenie w kategorii przestrzeni, a nie czasu, lecz w trakcie głośnego odczytywania. I powiadamy. To jest długi wiersz, bo upleciony z tylu a tylu wersów. Wersy są długie, bo się składają z tylu a tylu stóp. Stopy są długie, bo zawierają tyle a tyle sylab. Ta czy tamta sylaba jest długa, bo jest dwukrotnie dłuższa od sylaby krótkiej. Ale to jeszcze nie jest dokładne mierzenie czasu. Bo nieraz się zdarzyć może, że powolnie wypowiedziany wers krótszy. Zajmie więcej czasu, niżeli przeczytany pośpiesznie wers dłuższy. To samo dotyczy całego utworu, jak też z drugiej strony stopy jednej czy sylaby. Dlatego wydało mi się, że czas nie jest niczym innym jak rozciągłością. Lecz czego rozciągłością? Nie wiem. Zastanawiam się, czy nie jest on rozciągłością samego umysłu. Cóż bowiem mierzę, o Boże mój, kiedy w przybliżeniu określam, że ten okres jest dłuższy od tamtego, albo kiedy mówię dokładnie, że jest dwukrotnie dłuższy? Mierzę czas, to jasne, lecz nie mierzę przyszłości, bo jeszcze jej nie ma. Nie mierzę teraźniejszości, bo ona nie trwa. Nie mierzę przeszłości, bo już jej nie ma. Cóż więc mierzę? Czy mierzę czas, który przemija, lecz jeszcze nie przeminął? Tak stwierdziłem powyżej. Nie ustawaj, duszo moja, nie trać odwagi. Bóg, pomocnik nasz, On nas uczynił, a nie my sami siebie. Zmierzaj w tym kierunku, skąd zaczyna prawda świtać. Przypuśćmy, że słyszymy dźwięk wydawany przez jakieś ciało. Dźwięk ten zaczyna rozbrzmiewać i rozbrzmiewa, i po pewnym czasie zamiera. Następuje cisza. Dźwięk przeminął, już go nie ma. Zanim zaczął rozbrzmiewać, należał do przyszłości i nie można było go mierzyć, gdyż jeszcze go nie było. I teraz też nie można go mierzyć, albowiem już go nie ma. Mierzyć można go było wtedy, kiedy rozbrzmiewał. Albowiem istniało to, co miałoby być mierzone. Ale i wtedy to nie trwało, lecz nieustannie zmierzało ku chwili, w której miało przestać istnieć. Czy właśnie z tego powodu było bardziej wymierne? Przemijając, osiągało jakąś rozciągłość czasową, dzięki której mogło być mierzone. Sama teraźniejszość zaś nie ma żadnej rozciągłości. Jeśli tak. To przypuśćmy, że oto rozebrzmiał teraz inny dźwięk i nadal dźwięczy bez przerwy. Mierzymy go dopóki brzmi, bo kiedy ustanie, będzie już należał do przeszłości i już nie będzie tego, co moglibyśmy mierzyć. Postarajmy się go zmierzyć i dokładnie określić długość jego trwania. Lecz on nadal brzmi, a przecież można by go zmierzyć tylko od chwili, w której zaczął rozbrzmiewać, do chwili, w której by umilkł. Mierząc, określamy odległość między dwoma punktami początkiem i końcem. Dlatego nie można zmierzyć długości trwania dźwięku, który jeszcze nie ustał. Nie można powiedzieć, jak jest długi, czy jak jest krótki, czy dorównuje pod względem czasowym jakiemuś innemu dźwiękowi, czy też jest połową albo podwojeniem jakiegoś innego dźwięku itd. Kiedy zaś ten dźwięk umilknie, to już go nie będzie. W jakiż więc sposób będzie go można zmierzyć? Pomimo to mierzymy czas, chociaż nie możemy mierzyć ani tego, czego już nie ma, ani tego, czego jeszcze nie ma, ani tego, co nie ma żadnej rozciągłości, ani też tego, co jest bez początku i kresu. Nie mierzymy więc ani przeszłości, ani przyszłości, ani teraźniejszości, ani czasu właśnie przemijającego, a jednak mierzymy czas. Wers Deus, Kreator Omnium, Stworzyciel wszystkich rzeczy, Bóg, składa się z ośmiu przemiennie krótkich i długich sylab. Cztery krótkie sylaby pierwsza, trzecia, piąta i siódma są pojedynczymi w stosunku do czterech sylab długich drugiej, czwartej, szóstej i ósmej. Każda z długich sylab ma podwójną długość w stosunku do każdej z sylab krótkich. Wypowiadając ten wers, mogę to stwierdzić. Jeśli w ogóle mogę ufać własnym uszom, słuchem mierzę długą sylabę, porównując ją z krótką, i stwierdzam, że trwa ona dwukrotnie dłużej. Ale przecież długa zaczyna dźwięczeć dopiero wtedy, kiedy krótka już zamilkła. Zresztą samą długą też mierzę wtedy, kiedy jej już nie ma, gdyż mogę ją mierzyć jedynie jako skończoną. A zakończenie jej oznacza przeminięcie. Czym więc jest to, co mierzę? Gdzież ta krótka sylaba, którą się posługuje jako miarą? Gdzież ta długa, którą mierzę? Obie zabrzmiały, uleciały, przeminęły. Już ich nie ma, ale ja je mierzę. I z takim stopniem pewności, z jakim można ufać doświadczonemu uchu, stwierdzam, że pod względem czasowym jedna jest pojedyncza, a druga podwójna. To zaś mogę stwierdzić dopiero wtedy, gdy przeminęły i są zakończone. Mierzę więc nie same te dźwięki, których już nie ma, lecz coś, co w mojej pamięci utkwiło. W Tobie, umyśle mój, mierzę czas. Nie próbuj mi przeszkadzać. Nie próbuj sobie samemu przeszkadzać zamętem wrażeń, jakie odbierasz. W Tobie, powtarzam, mierzę czas. Wrażenie, jakie mijające rzeczy na Tobie wywierają, pozostaje w Tobie, gdy one przeminęły. To wrażenie mierzę jako obecne, a nie owe rzeczy, dzięki których przeminięciu ono powstało. To wrażenie mierzę, kiedy mierzę czas. Albo więc to właśnie jest czasem, albo wcale nie mierzę czasu. Kiedy mierzymy okresy ciszy, i powiadamy, że dany okres ciszy trwał tak samo długo, jak dany okres rozbrzmiewania dźwięku. Mierzymy dźwięk w myśli, tak jakby nadal dźwięczał, i dzięki temu możemy ocenić długość trwania okresów ciszy. Nawet nie otwierając ust i nie wydając żadnego dźwięku, możemy w myślach przebiegać wiersze i wersy, i jakiekolwiek mowy, i wszelkiego rodzaju wymierne ruchy. Możemy ocenić, że jakiś wiersz, Zajmuje więcej albo mniej czasu niż inny, zupełnie tak, jakbyśmy oba głośno wyrecytowali. Jeśli jakiś człowiek ma wydać dłuższy dźwięk i z góry postanawia, jak długi ma on być, pozwala takiemu okresowi czasu upłynąć w ciszy, powierza go pamięci i wtedy zaczyna wydawać dźwięk, który rozbrzmiewa dopóty, dopóki do zamierzonego nie dobiega kresu. Może raczej należałoby rzec nie rozbrzmiewa. Ale rozbrzmiewał i będzie rozbrzmiewał. Co bowiem z niego już się dokonało, to rozbrzmiewało. Co się jeszcze nie dokonało, będzie rozbrzmiewać. Kiedy to się dokonuje, czujna uwaga człowieka, będąca czymś teraźniejszym, przeprowadza przyszłość ku przeszłości. Przyszłość ciągle się zmniejsza, a przeszłość wzrasta, aż wreszcie. Po zupełnym wchłonięciu przyszłości, wszystko jest już tylko przeszłością. Lecz w jaki sposób można zmniejszać albo wchłaniać przyszłość, która jeszcze nie istnieje? Jak może wzrastać przeszłość, której już nie ma? Możliwe jest to tylko dzięki temu, że w umyśle, który tej operacji dokonuje, istnieją trzy funkcje: oczekiwanie, uwaga i pamięć. To, czego on oczekuje, poprzez to, na co on zwraca uwagę, przechodzi w to, co on zapamiętuje. Na pewno przyszłości jeszcze nie ma, a jednak tkwi w umyśle oczekiwanie przyszłości. Na pewno przeszłości już nie ma, a jednak przechowuje się w umyśle pamięć o przeszłości. Na pewno czas teraźniejszy nie ma żadnej rozciągłości, bo istnieje tylko w samym momencie swego przemijania. Ale trwa skupienie umysłu, w którym to, co ma być, przebiega ku nieistnieniu. Długi więc jest nie czas przyszły, bo jego w ogóle nie ma. Długa przyszłość to długie oczekiwanie przyszłości. Długi nie jest czas przeszły, bo jego w ogóle nie ma. Długa przeszłość to długa pamięć o przeszłości. Oto mam wyrecytować dobrze mi znany psalm. Zanim zacznę, moje oczekiwanie jest zwrócone ku jego całości. Skoro zacząłem, to ile z niego strąciłem w przeszłość, tyle zalega moją pamięć. Zakres działania, któremu się poświęcam, podzielony jest między pamięć zwróconą ku temu, co już wypowiedziałem, i oczekiwanie zwrócone ku temu, co mam wypowiedzieć. Uwaga jednak ciągle jest obecna przez nią przechodzi w przeszłość to, co było przyszłością. Im dłużej trwa to działanie, tym bardziej kurczy się dziedzina oczekiwania, a powiększa się dziedzina pamięci. Aż wreszcie całe oczekiwanie zostaje pochłonięte, gdy recytacja jest ukończona, i cała się zapada w dziedzinę pamięci. Co dotyczy całego psalmu, stosuje się też do jego części, a nawet do jego sylab. Stosuje się to również do każdego dłuższego działania którego tylko małą cząstką może być, na przykład, recytacja owego psalmu. Stosuje się to wreszcie do całego życia ludzkiego, którego składnikami są wszystkie działania człowieka, a także do całej historii ludzkości, której częściami są wszystkie ludzkie żywoty. Lecz miłosierdzie Twoje więcej jest warte od samego nawet życia. Rozproszeniem jest moje życie, lecz prawica Twoja ocaliła mnie w Panu moim, Synu Człowieczym, będącym pośrednikiem między Tobą jedynym, a nami wieloma. Ocaliła mnie wieloma sposobami i pośród wielu prób, abym przez Niego mógł uchwycić to, w co sam też zostałem uchwycony. Ja bym się skupił z rozproszenia moich dni dawnych, dążąc do jednej tylko rzeczy. A przyszłość odrzuciwszy w zapomnienie nierozproszony, lecz świadomie zwrócony ku temu, co jest przede mną, a nigdy ku temu, co tylko nastanie i przeminie. Nie w rozproszeniu, ale w skupionej woli zmierzam do palmy powołania ku wyższemu życiu, w którym usłyszę pieśń chwały Twej i będę patrzył na Twoją piękność, która ani nie nastaje. Ani nie przemija. Teraz lata moje pośród szlochu płyną. Ty, panie, pociechą jesteś moją. Ty, ojcze, wieczny jesteś. Jam ja zaś rozerwany między różne dziedziny czasu, których układu nie znam. Myśli moje, najgłębsze życie duszy mej, rozdzierają burzliwe przemiany, dopóki w ciebie nie wpłynę, oczyszczony już. Stopiony w ogniu Twojej miłości. Wtedy okrzepnę i ustalę się w Tobie, w Twojej prawdzie, będącej formą mej istoty. I już nie będę narażony na pytania ludzi, którzy, paleni chorobą wymierzoną im jako kara, więcej pragnęliby wypić, niżeli mogą, i dopytują się, co czynił Bóg, zanim uczynił niebo i ziemię, albo dlaczego postanowił coś uczynić skoro nigdy przedtem niczego nie czynił. Spraw, panie, aby lepiej się zastanowili nad tym, co mówią, aby pojęli, że słowo nigdy nie ma sensu, jeśli nie istnieje czas. Kiedy się mówi, że ktoś nigdy czegoś nie uczynił, czyż to nie znaczy, że nie uczynił tego w żadnym czasie? Niechże więc zrozumieją, że nie może istnieć czas bez stworzenia. I niech przestaną zadawać niedorzeczne pytania, i niech ku temu, co jest przed nimi, zdążają. Niech pojmą, że przed wszystkimi czasami Ty jesteś wiecznym Stwórcą wszystkich czasów, a żadne czasy nie są Tobie współwieczne, ani żadne stworzenie, chociażby nawet istniało jakieś stworzenie ponad czasem. Panie Boże. Jakże głębokie są tajemnice Twoje, jakże daleko mnie od nich odepchnęły skutki moich grzechów. Uzdrów oczy me, aby się mogły Twoim światłem radować. Gdyby istniał umysł wyposażony w tak olbrzymią wiedzę i przedwiedzę, że cała przeszłość i cała przyszłość byłyby mu tak dokładnie znane, jak mnie jest znany ulubiony Psalm, cudowny byłby to umysł. Zadziwiający aż do zgrozy, Gdyby się pomyśli, że każda rzecz z czasów minionych i każda rzecz z wieków jakie jeszcze nadejdą, byłaby przed nim tak odsłonięta jak dla mnie kiedy ów psalm recytuję. Jasne jest ile wersów jakich było w nim od początku oraz ile i jakich zostało jeszcze do końca. Ale nie do pomyślenia jest Żebyś ty, stworzyciel wszech rzeczy, stworzyciel dusz i ciał, nie do pomyślenia jest, żebyś ty jedynie w taki sposób znał przyszłość i przeszłość. O wiele, wiele cudowniejsza jest Twoja wiedza i o wiele bardziej tajemnicza. Odmienna jest ona od wiedzy człowieka, który recytuje wersy dobrze sobie znane, albo słucha recytacji znanego sobie psalmu. Wtedy bowiem uczucia jego są zmienne, a uwaga podzielona, zajęta częściowo oczekiwaniem słów przyszłych, częściowo pamięcią o słowach już przebrzmiałych. Inaczej ty, niezmiennie wiekuisty, prawdziwie wieczny stwórca umysłów, jak na początku znałeś niebo i ziemię, wiedzą wolną od wszelkiej zmiany, tak też działaniem wolnym od wszelkiej zmiany. Uczyniłeś niebo i ziemię. Kto to pojmuje, niech cię sławi. Kto tego nie pojmuje, też niech sławi ciebie. Jakże wysoko jesteś wzniesiony ponad wszystko, a mieszkasz pośród tych, którzy są pokornego serca. Ty podnosisz upadłych, a nie upadają ci, których mocą ty jesteś. Księga dwunasta Jakże się krząta serce, moje Panie, w tym moim ubogim życiu, potrząśnięte słowami Twego Pisma Świętego. Nieudolność ludzkiego rozumu rozbrzmiewa zazwyczaj obfitymi słowami, bo poszukiwanie jest bardziej gadatliwe niżeli znalezienie. Dłużej się prosi, niżeli otrzymuje. Ręka, gdy kołacze do wrót, Bardziej się trudzi niż wtedy, kiedy bierze dar. Mamy obietnice. Któż je udaremni? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciw nam? Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A kołaczącemu będzie otworzony. To Twoje obietnice. Któż by się bał zawodu, skoro obiecuje prawda? Wobec wyżyny majestatu Twego pokorne moje usta wyznają, że Ty uczyniłeś niebo i ziemię. To niebo, które widzę i ziemię, po której chodzę i z której jest też ta odziewająca mnie ziemia. To moje ciało też ty uczyniłeś. Lecz gdzie jest niebo nad niebiosami dla Pana, to o którym słyszymy w Psalmie? Niebo nad niebiosami dla Pana, a ziemię dał synom człowieczym. Gdzie jest to niebo, którego nie widzimy? To niebo, wobec którego wszystko, co widzimy, jest tylko ziemią. Piękność formy została nadana całemu materialnemu wszechświatowi. Nawet najniższym jego częściom, chociaż nie wszystkim jednakowo. Dnem jego jest nasza Ziemia. Ale wobec owego nieba nad niebiosami, nawet niebo naszej Ziemi jest Ziemią. Słuszne jest więc nazwanie obu tych wielkich ciał Ziemią, gdy się je porównuje z owym tajemniczym niebem, które jest dla Pana, a nie dla synów człowieczych. O tej Ziemi mówi się. Że była niewidzialna i nieukształtowana, czyli że była jakąś głęboką otchłanią, nad którą nie jaśniało światło, niewątpliwie dlatego, że nie miała jeszcze żadnej formy. A co oznacza to, co kazałeś napisać, że ciemności były nad otchłanią? Tylko to, że nie było zupełnie żadnego światła. Jeśli by bowiem było światło, Gdzież indziej mogłoby ono być, jak nie ponad wszystkim, aby wszystko oświetlać? Kiedy światła jeszcze nie było, czymże była obecność ciemności, jeśli nie brakiem światła? W górze zalegały ciemności, ponieważ światła jeszcze nie było, podobnie jak cisza panuje tam, gdzie nie ma żadnego dźwięku. Czyż obecność ciszy nie oznacza właśnie nieobecności dźwięku? Przecież Ty sam, Panie, nauczyłeś duszę tych prawd, które ona teraz wobec Ciebie wyznaje. Czyż to nie Ty sam, Panie, pouczyłeś mnie, że zanim ukształtowałeś ową bezkształtną materię w różne formy, nie było ani barwy, ani kształtu żadnego, ani ciała, ani ducha. Nie był to jednak stan nicości. Istniała jakaś bezkształtna materia nie mająca żadnych cech. Jakąż nazwę należało jej nadać, aby nawet mniej bystre umysły mogły mieć o niej jakieś wyobrażenie. Czyż nie było konieczne nazwanie jej słowem dobrze znanym? A we wszystkich częściach świata cóż mogło być bliższego bezkształtności, niżeli niebo i otchłań. Ponieważ znajdują się one na najniższym szczeblu pośród rzeczy stworzonych, mniej są nacechowane pięknością, niżeli rzeczy znajdujące się ponad nimi, promienne i wspaniałe. Dlaczego więc nie miałbym przyjąć: że właśnie ową bezkształtną materię, którą bez piękności uczyniłeś, aby z niej piękny świat uczynić, nazwano w sposób przystępny dla ludzi ziemią niewidzialną i nieukształtowaną. Kiedy myśl nasza stara się dociec, jak tę materię należy pojmować, i powiada sobie, że nie może to być pojęcie abstrakcyjne, uchwytne jedynie dla umysłu, jak pojęcie życia albo sprawiedliwości. Gdyż jest to materia, z której stworzono ciała, ale też nie może ona być dostrzegalna dla zmysłów, ponieważ w niej, jako niewidzialnej i nieukształtowanej, nie ma niczego, co można by zobaczyć, czy w jakikolwiek sposób odczuć zmysłami. Gdy tak medytuje myśl ludzka, niechże się w tej sprawie pokusi o wiedzę niewiedzy, czy może wiedzy niewiedzę. Ja zaś, panie. Chciałbym wyznać przed Tobą ustami, mymi i piórem, wszystko, czegoś mnie o tej materii nauczył. Słysząc o niej niegdyś, nie rozumiałem, co jej nazwa oznacza, ani też nie rozumieli tego ludzie, którzy mi o niej mówili. Wyobrażałem ją sobie w różne nieprzeliczone sposoby, a więc jest jasne, że w ogóle nie o niej myślałem. Mój umysł szamotał się z wyobrażeniami wstrętnych i budzących zgrozę kształtów, Będących wypaczeniami kształtów znanych, a więc jednak będących kształtami. To, co bezkształtne, pojmowałem nie jako coś, czemu brak wszelkiego kształtu, lecz jako coś, mającego kształt tak niezwykły i potworny, że gdyby się ukazał, zmysły nasze by się wzdrygnęły, a słabość nasza skuliłaby się z trwogi. To, co w sobie w taki sposób wyobrażałem, nie było naprawdę bezkształtne, czyli pozbawione wszelkiego kształtu, lecz było tylko niekształtne w porównaniu do rzeczy piękniej ukształtowanych. Zdrowy rozum mi podszeptywał, że jeśli chcę sobie wyobrazić coś rzeczywiście bezkształtnego, muszę temu odjąć wszelkie ślady jakiegokolwiek kształtu. Lecz nie mogłem sobie czegokolwiek tak zupełnie bezkształtnego wyobrazić. Łatwiej by mi było przyjąć. Że coś, co nie ma żadnego kształtu, w ogóle nie istnieje, niżeli sobie wyobrazić coś pośredniego między formą a nicością, nie będącego ani czymś ukształtowanym, ani nicością, pojąć coś bezkształtnego, graniczącego z nicością. Wreszcie moja myśl przestała o to pytać moją wyobraźnię, pełną obrazów ciał ukształtowanych, które dowolnie zmieniała i urozmaicała. Zamiast tego zwróciłem uwagę na same ciała i starałem się głębiej wniknąć w ich zmienność, wskutek której przestają być tym, czym przedtem były i zaczynają być tym, czym przedtem nie były. Podejrzewałem, że owo przejście z kształtu do kształtu dokonuje się poprzez pewnego rodzaju bezkształtność, a nie poprzez nicość. Pragnąłem jednak wiedzieć, a nie przypuszczać, ale gdyby usta moje i pióro Chciałbym opowiedzieć przed tobą o wszystkich zawikłanych węzłach tej kwestii, jakie mi pozwoliłeś rozplątać, który szczytelnik miałby cierpliwość dośledzić. Ale nie zaniedba serce moje składania tobie hołdu i śpiewania pieśni pochwalnych, za to także czego wyrazić tu słowami nie mogę. Zmienność, cecha wszystkich rzeczy podległych zmianom, Umożliwia im przyjmowanie wszelkich kształtów, w jakie się one przeobrażają. A ona sama czym jest? Duchem czy ciałem? Czy może jakimś szczególnym rodzajem ducha albo ciała? Gdyby można było powiedzieć nic, a jednak coś, coś co istnieje i nie istnieje, tak bym ją nazwał. W jaki sposób ona istniała, mając przyjąć kształty widzialne? I uporządkowany. A skądże się wzięła, jeśli nie od ciebie? Od ciebie przecież pochodzą wszystkie rzeczy, w jakimkolwiek stopniu istniejące, lecz tym dalej będące od ciebie, im mniej są do ciebie podobne. Oczywiście nie mówię tu o odległości przestrzennej. To znaczy, że Ty, Panie, który nie jesteś raz taki, innym razem inny, lecz zawsze, zawsze, zawsze ten sam. Święty, 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 Pan Bóg Wszechmocny, na początku, który jest w tobie samym, w mądrości, która z twojej narodzona jest substancji, uczyniłeś coś z niczego. Uczyniłeś niebo nad niebiosami i ziemię, lecz nie z siebie. Gdyby się uczynił z siebie, byłyby one równe jednorodzonemu synowi twemu, a więc i tobie. Nie byłoby zaś rzeczą sprawiedliwą, by równe tobie było cokolwiek, co by nie było z ciebie. Lecz oprócz ciebie nie było niczego, z czego mógłbyś te byty uczynić, Boże, jedyny w Trójcy i troisty w jedności. Na pewno więc z niczego uczyniłeś niebo nad niebiosami i ziemię, coś wielkiego i coś małego, rzeczy dobre. Jak wszystko, co stworzyłeś, bo i wszechmocny jesteś i dobry? Tamto wielkie niebo i tę małą ziemię. Ty byłeś i niczego nie było poza tobą. Z niczego więc stworzyłeś niebo nad niebiosami i ziemię dwie różne dziedziny jedną bliską ciebie, drugą bliską nicości, jedną, którą tylko ty przerastasz, i drugą. Od której niczego niższego nie było. Tamto niebo nad niebiosami jest dla Ciebie, Panie. Ziemię zaś przeznaczyłeś dla synów człowieczych jako świat, który by mogli oglądać i którego by mogli dotykać. Lecz nie była ona jeszcze taką, jaką teraz widzimy i jakiej dotykamy. Niewidzialna była i nieukształtowana, była otchłanią. Nad którą nie jaśniało światło, lecz ciemności były nad otchłanią. To znaczy, że mrok był jeszcze gęstszy, niż bywa w otchłani morza. Ta bowiem otchłań wodna, którą teraz możemy oglądać, nawet w najgłębszych swoich czeluściach, ma jakiś rodzaj światła, dostrzegalnego dla ryb i żyjątek pełzających po morskim dnie. Wtedy jednak cała ziemia była niemal nicością, gdyż była jeszcze zupełnie bezkształtna. Już jednak istniało to, co można było ukształtować. To Ty, Panie, uczyniłeś świat z materii bezkształtnej, z owej prawie nicości, uczynionej z zupełnej nicości. Uczyniłeś te wszystkie rzeczy wspaniałe, jakie my, ludzie, podziwiamy. Przewspaniałe to niebo materialne nad nami, utwierdzenie dzielące wody od wód. Uczyniłeś w drugim dniu po stworzeniu światła w dniu pierwszym. Rzekłeś, niech się stanie. I stało się. Utwierdzenie to nazwałeś niebem, lecz tylko niebem nad naszą Ziemią i morzem nad nimi, które uczyniłeś trzeciego dnia, nadając widzialną formę materii przedtem bezkształtnej, którą uczyniłeś był przed wszelkimi dniami. Uczyniłeś przed pierwszym dniem także niebo, Lecz było to niebo nad niebiosami. Jest powiedziane, że na początku uczyniłeś niebo i ziemię. Lecz ziemia, jaką przed pierwszym dniem uczyniłeś, była bezkształtną materią, gdyż słyszymy, że była niewidzialna i nieukształtowana, a ciemności zalegały nad otchłanią. Z tej to niewidzialnej i nieukształtowanej ziemi, z tej bezkształtności, z tej niemal nicości, stworzyłeś wszystkie rzeczy, jakie stanowią ten zmienny świat. Ale czy właściwie można powiedzieć, że go stanowią? Przecież w tym świecie widoczna jest sama zmienność. Rozpoznajemy w nim pory czasu i możemy je mierzyć dzięki temu, że powstają one przez zmienianie się i przekształcanie rzeczy, których materią jest wspomniana wyżej ziemia niewidzialna. Dlatego też duch święty, który pouczał twego sługę, nic nie mówi o porach ani o dniach, gdy wspomina, że na początku uczyniłeś niebo i ziemię. Z pewnością owo niebo nad niebiosami, które na początku uczyniłeś, to jakiś twór, który jest czystym rozumem. Chociaż bynajmniej nie jest współwieczny tobie, trójcy, to jednak uczestniczy w twojej wieczności. Dzięki słodyczy i szczęściu kontemplowania ciebie, ma ono moc powstrzymania swej skłonności do zmian. Bez żadnego uchybienia, trwając przy tobie odkąd zostało stworzone, góruje ponad wszelką pędzącego czasu zmiennością. Także owa materia bez formy, Ziemia niewidzialna i nieukształtowana, nie została zaliczana do dzieł powstałych w obrębie dni. Gdzie bowiem nie ma żadnego kształtu ani porządku, nic nie nastaje ani nie przemija, a więc nie ma żadnych dni ani żadnych zmian dokonujących się w czasie. O prawdo, światło serca mego, Niechże słucham Ciebie, a nie potrzeptów spory ciemności, w którym się tak pogrążył niegdyś, że czarna noc mnie ogarnęła, lecz nawet tam na dnie kochałem przecież Ciebie. Zblądziłem i przypomniałem sobie, że istniejesz. Usłyszałem, jak za mną wołasz, abym wrócił. Ale dwie dosłyszeć zdołałem Twój głos taka się wokół mnie kłębiła wrzawa grzeszników. Powracam stamtąd ciężko dysząc. Moje usta szukają żarliwie Twego zdroju. Niechże mnie teraz nikt nie próbuje od Niego odrywać. Do tego zdroju przybliżę wargi i żyć będę. Czyż mogę sam ożywić siebie, będąc sam żyłem źle. Byłem dla siebie śmiercią, dopiero w Tobie odżywam. Ty do mnie mów, Ty mnie pouczaj. Zawierzyłem Twoim księgom, a słowa ich jakże tajemnicze. Usłyszałem w głębi serca Twój głos, Panie, mówiący mi dobitnie, że Ty jesteś wieczny i że Ty jedynie masz nieśmiertelność. Gdyż nie ma w Tobie żadnej zmiany, ani przekształcenia, ani ruchu, ani też wola Twoja nie zmienia się z upływem czasu. Wola bowiem, która się zmienia, nie jest nieśmiertelna. To przed obliczem Twoim jest dla mnie jasne i modlę się, abym to coraz lepiej rozumiał i abym w świetle tej prawdy wytrwał roztropnie pod skrzydłami Twymi. Równie dobitnie objawiłeś, Panie, memu sercu, że Ty stworzyłeś wszystkie natury i substancje, które nie są tym, czym Ty jesteś, lecz jednak istnieją. Od Ciebie pochodzi wszystko, tylko to, co w ogóle nie ma bytu, nie pochodzi od Ciebie. Nie pochodzi więc od Ciebie ruch woli odrywającej się od Ciebie, który jesteś i dążącej do tego, co w mniejszym stopniu istnieje. Ruch taki jest występny i grzeszny. Ale nie może grzech żadnego człowieka w jakimkolwiek stopniu zaszkodzić Tobie, albo zakłócić Twego władania, czy to u szczytu stworzenia, czy na Jego dnie. To przed Obliczem Twoim jest dla mnie jasne i modlę się, abym to coraz lepiej rozumiał i abym w świetle tej prawdy wytrwał roztropnie pod skrzydłami Twoimi. Usłyszałem w głębi serca Twój głos. Mówiący mi dobitnie także to, że nie jest tobie współwieczny nawet ten Twój twór, który tylko Tobą się raduje. Niebo nad niebiosami, chociaż w swej niezłomnej czystości tylko Ciebie chłonie, jednak nigdzie i nigdy się nie wyzbywa swej natury zdolnej do zmienności. Lecz dzięki stałej Twojej obecności, i dzięki temu, że całą miłością do Ciebie przywiera, nie ma ani przyszłości, której mogłoby oczekiwać, ani przeszłości, którą by wspominało. Dlatego też nigdy się nie zmienia i nie rozpada się na przeszłość i przyszłość. Jakże szczęśliwy, jeżeli takim jest, musi być ów twór, ciągle chłonący Twoją szczęśliwość. Jakże szczęśliwy, skoro Ty w nim ciągle mieszkasz, zawsze go oświecasz. Nie znajduje dla owego nieba nad niebiosami, które do Pana należy, lepszego miana niż miano domu Twego, zawsze wpatrującego się w Twoją piękność, nigdy nie zwracającego się ku czemuś innemu, niższemu, umysłu czystego, najpełniej harmonijnego w niewzruszonym pokoju świętych duchów, mieszkańców Twego niebiańskiego miasta, wysoko wzniesionego ponad ziemskie niebo. Myśląc o tym mieście, niechże zrozumie dusza, jak daleko doszła w swojej wędrówce, jeśli już łaknie ciebie, jeśli łzy stały się jej chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią jej co dzień: Gdzież jest Bóg Twój?, jeśli już tylko o jedno prosi Pana i o jedno zabiega, aby mogła mieszkać w domu Twoim po wszystkie dni swego życia. A cóż może być jej życiem, jeśli nie Ty? A czymże są Twe dni, jeśli nie wiecznością Twoją? Czymże, jeśli nie twą wiecznością są lata Twoje, które nigdy nie ustaną, bo zawsze jesteś ten sam. Niechże z tego dusza, w takim stopniu, w jakim potrafi zrozumie, jak wysoko jesteś w swej wieczności wyniesiony ponad wszelki czas, skoro Twój dom który żadnej nie odbył wędrówki, ten dom, chociaż nie jest współwieczny Tobie, jednak trwając przy Tobie nieustannie i nienagannie żadnym koleją czasu nie podlega. To przed obliczem Twoim jest dla mnie jasne i modlę się, abym to coraz lepiej rozumiał i abym w świetle tej prawdy wytrwał roztropnie pod skrzydłami Twymi. Zmiany, jakie się dokonują w rzeczach będących ostatnią i najniższą częścią twego stworzenia, mają podłoże w jakiejś nieznanej mi bezkształtnej materii. Chyba tylko człowiek, który bląka się po manowcach i miota pośród urojeń, może twierdzić, że gdyby odjęto i zniszczono wszelką formę i zostałaby tylko bezkształtność, na podłożu której rzeczy zmieniają się i przeobrażają z kształtu w kształt, to ta bezkształtność. Mogłaby wykazywać znamiona upływu czasu. Byłoby to zupełnie niemożliwe. Bez ruchu powodującego zmianę nie ma okresów czasu. A nie może być ruchu i zmiany tam, gdzie żaden kształt nie istnieje. Rozważywszy te wszystkie problemy, Boże mój, w takim stopniu, w jakim mnie do tego uzdolniłeś, w jakim mnie pobudzasz do pukania i pukającemu otwierasz, Znajduje wśród Twoich tworów dwa byty niepodległe czasowi. Żaden z nich jednak nie jest Tobie współwieczny. Jeden jest tak ukształtowany, że w nieustannym kontemplowaniu Ciebie, bez żadnej przerwy wywołany jakimkolwiek ruchem, korzysta, mając naturę zmienną, ale nigdy się nie zmieniając, z Twojej niezmienności i wieczności. Drugi zaś byt tak był bezkształtny że nie mógł wyzbyć się jednej formy i przybrać innej, czy to ruchu, czy spoczynku, przez co zostałby poddany czasowi, ale go w tej bezkształtności nie zostawiłeś. Uczyniłeś na początku, zanim się jakiekolwiek dni zaczęły, niebo i ziemię, owe dwa byty, o których już mówiłem. Ziemia była niewidzialna i nieukształtowana, a ciemności były nad otchłanią. Zdanie to ujęte w taki sposób, aby jej mogli w pewnym stopniu zrozumieć również ci, którzy nie potrafią pojąć całkowitego braku wszelkiej formy, nie będącego jednak nicością, opisuje ową bezkształtną materię, z której miałeś uczynić zarówno utwierdzenie niebieskie, jak i ziemię widzialną i ukształtowaną, jak i piękne wody, jak też wszelkie inne składniki tego świata. Rzeczy te, jak czytamy, uczyniłeś już w ciągu dni, bo mają one taką naturę, że przejawiają się w nich koleje czasu, według uporządkowanych zmian ruchu i formy. Tak interpretuję Twoje pismo święte, Boże mój, kiedy w nim czytam, że na początku Bóg uczynił niebo i ziemię, a ziemia była niewidzialna i nieukształtowana, a ciemności były nad otchłanią. Nie jest podane, w którym dniu te pierwsze byty uczyniłeś. Wnioskuję więc, że mówi się tu o owym niebie nad niebiosami, niebie intelektualnym, gdzie umysł poznaje wszystko od razu, nie częściowo, nie zagadkowo, nie jak w zwierciadle, ale w pełni i jawnie, twarzą w twarz. Nie najpierw to, a potem owo, lecz, jak się rzekło, Poznaje wszystko naraz, bez żadnej kolejności czasowej. Ziemia zaś oznacza ową materię niewidzialną i nieukształtowaną, też niepodlegającą żadnej kolejności czasowej, będącej zawsze zmianą czegoś w coś innego. A gdzie nie ma żadnego kształtu, nie może też być zmiany czegokolwiek w cokolwiek innego. Dwa te byty, jeden na samym początku ukształtowany, a drugi do głębi bezkształtny. Niebo, lecz nie to ziemskie, ale niebo nad niebiosami, i Ziemię, ale Ziemię niewidzialną i nieukształtowaną. Dwa te byty, jak sądzę, wymienia Twoje Pismo Święte, nie umieszczając ich stworzenia w obrębie dni, gdy głosi: Na początku uczynił Bóg niebo i Ziemię. Zaraz zresztą w następnym zdaniu znajdujemy wyjaśnienie, o jakiej Ziemi się mówi. A z tego, że wymienione jest potem w drugim dniu uczynienie utwierdzenia niebieskiego, można się domyślić, o jakim to niebie mówiło pierwsze zdanie, nie zawierające wzmianki o dniach. Jakże cudowna jest głębia Twoich słów. Patrzymy na ich powierzchnię, która się do nas jak do dzieci uśmiecha. Lecz pod nią, Boże Mój, jakaż głębia, jakaż cudowna głębia, Lęk ogarnia, gdy się wejrzy w nią. Cześć pełna lęku, miłość, pełna drżenia. Z całą siłą nienawidzę jej wrogów. Obyś ich zabił mieczem obosiecznym, tak by już nie byli jej wrogami. Pragnąłbym bowiem, aby przez cios twego miecza umarli dla siebie, a dla ciebie żyć zaczęli. Są jednak również tacy, Którzy będąc nie przeciwnikami, lecz chwalcami księgi rodzaju, powiadają, wcale nie taką treść chciał nam przekazać tymi słowami Duch Boży, który swemu słudze Mojżeszowi kazał je zapisać. Nie to chciał nam powiedzieć, co ty mówisz, lecz coś innego, to co my mówimy. Ciebie, Boże nas wszystkich, biorąc na świadka, tak im odpowiadam. Przecież nie zaprzeczycie temu, że prawda w głębi mego serca dobitnie mówi o prawdziwej wieczności Stwórcy, o tym, że jego substancja bynajmniej się nie zmienia w czasie i że jego wola nie jest czymś oddzielonym od jego substancji. Z tego wynika, że nie chce on najpierw jednej rzeczy, a potem innej, lecz jednocześnie, jednym aktem i zawsze chce tego wszystkiego, czego chce. Ani nie powtarza swego aktu woli, ani nie chce różnych rzeczy w różnych porach, ani też nie jest tak, żeby chciał potem tego, czego przedtem nie chciał, albo żeby nie chciał tego, czego przedtem chciał. Wola bowiem, która by w taki sposób działała, byłaby zmienna, a to, co zmienne, wieczne być nie może. A Bóg nasz wieczny jest. Mówi mi też głos wewnętrzny, że oczekiwanie rzeczy przyszłych, Przemienia się w dostrzeganie, gdy one już nadeszły. Dostrzeganie zaś staje się z kolei pamiętaniem, gdy one już przeminęły. Wszelka uwaga, która w taki sposób się przeobraża, jest zmienna. To zaś, co zmienne, wieczne być nie może. A Bóg nasz wieczny jest. Łącząc owe rozpoznane prawdy w jedność, stwierdzam, że Bóg mój, Bóg wieczny. Nie stworzył świata jakimś nowym aktem swej woli, i że wiedza jego w żadnej mierze nie przemija. Cóż na to powiecie, oponenci? Przecież nie przeczycie tym prawdom. Nie przeczymy, mówią. Czyżby więc miało być fałszem to, że wszelka natura mająca formę i wszelka materia mogąca przyjąć kształt może pochodzić tylko od tego, który w najwyższym stopniu jest dobry? Gdyż w najwyższym stopniu istnieje? Tego też nie uważamy za fałsz, mówią. Może więc temu przeczycie, że istnieje wzniosły twór, który tak czystą miłością przywiera do Boga prawdziwego, prawdziwie wiecznego, że chociaż nie jest mu współwieczny, nigdy się od niego nie odrywa i nie opada ku rozmaitości i kolejom czasu, lecz spoczywa pogodny w najwierniejszej kontemplacji Jego jedynego. Dzięki temu, że ten twór kocha Ciebie tak, jak nakazujesz, a ty się jemu objawiasz i już niczego mu innego nie potrzeba, on nigdy nie odchodzi daleko od ciebie, ani się ku sobie samemu nie zwraca. Ten twór jest domem Boga. Nie jest to dom z ziemskiej, ani nawet z jakiejś niebiańskiej materii. Jest całkowicie duchowy. Uczestniczy w twej wieczności, gdyż jest wiecznie nienaganny. Ustanowiłeś go na wieki i na wieki wieków, ustawę dałeś, która nie przeminie. Ale nie jest ten dom współwieczny Tobie, Boże, gdyż miał on początek, został przecież stworzony. Co nie znaczy jednak, jakoby przed Jego stworzeniem istniał czas. Pierwsza bowiem ze wszystkiego stworzona została mądrość, a mądrość nie oznacza tu owej mądrości, która jest Tobie. Jako swemu Ojcu współwieczna i równa, Boże nasz, i przez którą wszystko zostało stworzone, mądrości będącej owym początkiem, w którym uczyniłeś niebo i ziemię. Mówi się tu o mądrości stworzonej, o naturze intelektualnej, która jest światłem dzięki kontemplowaniu światła. Ją także, chociaż jest tylko czymś stworzonym, nazywa się mądrością. Lecz jak wielka jest różnica między źródłem światła a światłem odbitym, albo między sprawiedliwością dającą usprawiedliwienie, a sprawiedliwością wynikającą z usprawiedliwienia tak się też różni mądrość stwórcza od mądrości stworzonej. Nawet my zostaliśmy nazwani Twoją sprawiedliwością rzekł pewien sługa Twój, że Chrystus przyszedł, abyśmy się stali. Sprawiedliwością Bożą w nim. Pierwsza więc ze wszystkiego została stworzona jakaś mądrość, stanowiąca racjonalną, intelektualną świadomość owego nieskazitelnego miasta Twego, owej niebiańskiej Jerozolimy, matki naszej, która jest w górze, i wolna jest, i wiekuista w niebiesiech. A w jakichże innych niebiesiech? jeśli nie w owym niebie nad niebiosami, który jest dla ciebie, Panie, i Twoją chwałą rozbrzmiewa. Przed nim nie znajdujemy żadnego czasu, gdyż poprzedza ono nawet stworzenie czasu, jako że pierwsze ze wszystkiego zostało stworzone. Ale jest przed nim wieczność jego Stwórcy, który je uczynił i od którego wzięło początek nie czasu, gdyż jeszcze czasu nie było, lecz początek owego istnienia. W taki sposób wywodzi się ono od ciebie, panie, że z pewnością jest czymś innym, a nie tym samym, czym ty jesteś. Czasu nie tylko przed nim, ale i w nim nie znajdujemy, gdyż jest ono zdolne do oglądania twego oblicza zawsze i nigdy się od twego oblicza nie odwraca. Skutkiem tego nie ulega ono żadnym zmianom. Ale do jego natury należy zmienność. Samo w sobie zmroczniałoby i wyziębło. Gdyby nie przywierało do ciebie tak wielką miłością, i gdyby nie płonęło i nie pałało tobą jak wiecznym południem. Domie jasny i piękny, umiłowałem urodę twą, miejsce mieszkania chwały pana mego, stwórcy twego i gospodarza. Modlę się do tego, który cię stworzył, aby i mnie posiadł w tobie, bo on i mnie stworzył. Zabłąkałem się jak owca zagubiona, lecz ufam, że na własnych ramionach przyniesie mnie w progi Twoje ten pasterz mój, który cię zbudował. Cóż na to powiecie oponenci, do których się zwróciłem? Przecież wierzycie w to, że Mojżesz to pobożny sługa pański i że Duch Święty w jego księgach przemawia. Czyżbyście więc nie pojmowali że ów dom Boży wprawdzie nie jest Bogu współwieczny, lecz właściwym sobie sposobem trwa wiekuiście w niebiesiech, gdzie na próżno szukalibyście odmian czasu, tam ich nie znajdziecie. Ten dom bowiem wzniesiony jest ponad wszelką rozciągłość i ponad wszelki płynący strumień czasu, bo stałym jego pragnieniem jest trwanie przy Bogu. To prawda, mówią. A więc, z tego wszystkiego, o czym serce moje wołało do mego Boga, słysząc we własnym swoim wnętrzu głos Jego chwały, z tego wszystkiego, jaką rzecz chcielibyście jeszcze negować? Czy to, że istniała bezkształtna materia, w której nie było żadnego porządku, bo nie było formy? Skoro zaś nie było porządku, nie mogło być kolejności czasowej. Lecz również ta niemal nicość, w takiej mierze, w jakiej nie była zupełną nicością, musiała się wywodzić od tego, od którego wszystko pochodzi, co w jakimkolwiek stopniu istnieje. Ani temu, powiadają, nie przeczymy. Przed Twym obliczem, Boże mój, pragnę nieco porozmawiać z ludźmi, którzy uznają wszystkie te prawdy, jakich w głębi mego serca nie przemilcza prawda Twoja. Co się tyczy innych, odrzucających te prawdy, niechże oni, jak chcą, szczekają i ogłuszają się swoim hałasem. Będę się starał ich nakłonić, aby ucichli i otworzyli przed Twym słowem drogę do swoich serc. Jeśli nie zechcą, jeśli mnie odtrącą, błagam Cię, Boże mój, żebyś Ty dla mnie nie zamilknął. Ty w sercu moim prawdę głoś. Bo tylko ty jeden tak przemawiasz, a ich odegnam. Niech rozdmuchają piasek, aż im zasypię oczy. Ja zaś wejdę do komory swojej i będę Tobie śpiewał pieśń miłości, szlochając wśród trudów mojej wędrówki w utrapieniu, którego wyrazić nie zdołam. I będę wspominał Jeruzalem, a serce moje się wzniesie ku tej ojczyźnie mojej. Jeruzalem, ku matce mojej, Jeruzalem. Będę wspominał ciebie, który władasz nią i ją oświecasz, który jesteś jej ojcem, obrońcą, oblubieńcem, czystą i mocną jej rozkoszą, radością niewzruszoną i wszystkimi naraz niewysłowionymi dobrami, boś ty jest samym dobrem, tym najwyższym prawdziwym. Nie ustanę wędrówce, póki nie wejdę w obręb pokoju owej matki najukochańszej, gdzie jest mój zadatek ducha, gdzie bije źródło wszystkiego, czego jestem pewny. Boże mój, miłosierdzie moje, nie ustanę, aż to wszystko, czym jestem, a co się rozproszyło i wybaczyło, skupisz, ukształtujesz i umocnisz na wieczność. Ale są też inni ludzie. Tacy, którzy nie twierdzą bynajmniej, że te prawdy są fałszem. Raczej czczą i za najwyższą godną uległości powagę uważają to Pismo Święte, które nam dałeś poprzez świętego Twego Sługę Mojżesza. Lecz się z nami w pewnych punktach nie zgadzają. Z nimi teraz rozmawiam, a Ty Boże, rozsądź spór między mymi wyznaniami a ich sprzeciwem. Powiadają oni. Choćby te twierdzenia były prawdziwe, jednak Mojżesz, gdy z natchnienia Ducha Świętego mówił: Na początku uczynił Bóg niebo i ziemię, nie miał na myśli owych dwóch bytów. Słowem niebo nie nazwał owego duchowego czy intelektualnego tworu, zawsze kontemplującego Boga twarzą w twarz, ani też ziemią, nie nazwał bezkształtnej materii. Cóż więc tak nazwał? Możemy wyjaśnić, mówią, co ten wielki mąż rozumiał pod tymi słowami. Co mianowicie? Słów Niebo i Ziemia użył jako ogólnego i krótkiego, wstępnego określenia całego tego widzialnego świata, potem zaś wyliczył szczegółowo w kolejnych dniach wszystkie te rzeczy, o których Duchowi Świętemu spodobało się w taki sposób opowiedzieć. Ludzie, do których przemawiał, byli nieokrzesani i bardzo związani z Ziemią, uznał więc, że należy im opowiedzieć tylko o widzialnych dziełach Boga. Uczyniwszy to zastrzeżenie, przyznają, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby Ziemię niewidzialną i nieuporządkowaną, jak też ową mroczną otchłań, z których następnie, jak czytamy, zostały w obrębie dni uczynione wszystkie znane nam uporządkowane rzeczy widzialne, pojmować jako bezkształtną materię pierwotną. Inni mogliby uznać, że oba słowa, niebo i ziemia, w pierwszym zdaniu księgi rodzaju, oznaczają ową bezkształtną, bezładną materię, gdyż z niej właśnie został uczyniony i doprowadzony do swej pełni ów świat widzialny, ze wszystkimi zjawiskami, jakie w nim zachodzą. Cały ten świat, który zazwyczaj nazywamy niebem i ziemią. Jeszcze ktoś inny może by twierdził, że słowa niebo i ziemia najstosowniej byłoby pojąć jako określenie całej natury, tak niewidzialnej jak i widzialnej, a więc dwa te słowa oznaczałyby całe stworzenie, jakie Bóg w swojej mądrości, czyli na początku, uczynił. Ale wszystkie twory zostały uczynione nie z własnej substancji Boga, lecz z niczego. Nie są one tym samym, czym jest Bóg i wszystkie je przenika zasada zmienności, niezależnie od tego, czy trwają bez zmiany, jak wieczny dom Boży, czy też się zmieniają, jak dusza i ciało ludzkie. Oznaczałyby więc dwa te słowa wspólną materię wszystkich rzeczy, tak niewidzialnych, jak i widzialnych, jeszcze nieukształtowaną, lecz zdolną do przyjęcia formy. Z tej to materii niebo i ziemia miały powstać, czyli niewidzialne i widzialne stworzenie, już oto ukształtowane. Do tej materii także odnoszą się zarówno słowa ziemia niewidzialna i nieukształtowana, jak i słowa ciemności nad otchłanią. Z tym rozróżnieniem, że ziemia niewidzialna i nieukształtowana oznacza materię cielesną przed przyjęciem formy. A ciemności nad otchłanią, materię duchową, zanim jej jakby płynna nieokreśloność została uporządkowana i zanim spłynęło na nią światło mądrości. Mógłby jednak ktoś inaczej powiedzieć, że w owym zdaniu: Na początku uczynił Bóg „Niebo i Ziemię”, słowa niebo i Ziemia nie oznaczają dwóch natur niewidzialnej i widzialnej. Już ukończonych i ukształtowanych. Lecz tylko sam zaczątek rzeczy, materię jeszcze bezkształtną, ale zdolną do przyjęcia formy i służącą celowi stworzenia. Takich słów użyto dlatego, że już w niej istniały, aczkolwiek w pomieszaniu i bez rozróżnienia jakości i kształtów, te byty, które teraz, gdy są we właściwy każdemu sposób uporządkowane, nazywamy niebem i ziemią. Natura duchowa i natura materialna. Wszystkiego wysłuchawszy i wszystko rozważywszy, nie chce się wdawać w spory o słowa, bo to do niczego innego nie służy, jak tylko do siania zamętu w umysłach ludzi słuchających. Do budowania zaś dobre jest prawo, jeśli je kto należycie stosuje, albowiem. Celem Jego jest miłość z dobrego serca i szczystego sumienia, a z wiary nieobłudnej. Dobrze więc nasz Mistrz, na jakich to dwóch przykazaniach całe prawo zawisło i prorocy. O Boże mój, światło oczu moich wobec tajemnic, skoro całym sercem wierzę w te przykazania, czyż może mi przynieść szkodę to, że tamtym słowom z Księgi Rodzaju można nadać parę różnych interpretacji, z których każda może być prawdziwa. Jakąż powtarzam, może mi to przynieść szkodę, że inaczej niż ktoś inny rozumie myśl owego męża, który tamte słowa zapisał? Wszyscy, którzy je czytamy, staramy się je przeniknąć. Usiłujemy zrozumieć, co chciał wyrazić autor. Skoro wierzymy, że pisał prawdę, nie będziemy tak lekko myśli, żeby uznać, jakoby powiedział on cokolwiek, o czym wiemy albo mniemamy, że jest fałszem. Póki więc każdy z nas się stara, jak może, o to, aby odczytać w Piśmie Świętym taki sens, jaki zamierzył w każdym wypadku autor, to cóż w tym może być złego, jeśli ktokolwiek z nas takie żywi mniemanie, jakie Ty, światło wszystkich rzetelnych umysłów, ukazujesz mu jako prawdziwe? Choćby nawet nie taką treść w tym miejscu chciał wyrazić autor, który jednak również dał wyraz prawdzie. Prawdą jest, Panie, że Ty uczyniłeś niebo i ziemię. Prawdą, że początkiem jest Twoja mądrość, w której wszystkie rzeczy uczyniłeś. Prawdą także, iż ten świat widzialny podzielony jest na dwie dziedziny, niebo i ziemię które to dwa słowa stanowią zwięzłe określenie wszystkich natur stworzonych i umieszczonych w świecie. Prawdą jest, że w każdej rzeczy zmiennej winniśmy się domyślać jakiegoś bezkształtnego podłoża, na które ona przyjmuje kształt i na którym zmienia się i przekształca. Prawdą jest, że zupełnie nie podlega czasowi to, co tak mocno przywiera do formy niezmiennej, iż chociaż jest zdolne do zmiany, nie zmienia się. Prawdą jest, że bezkształtność, która jest prawie niczym, też koleją czasu podlegać nie może. Prawdą, że materii, z której coś zostało utworzone, można w swobodniejszym sposobie mówienia nadać miano tej rzeczy, która z niej powstaje. Można więc było niebem i ziemią nazwać ową bezkształtną materię, z której niebo i ziemia zostały utworzone. Prawdą jest, że ze wszystkich rzeczy stworzonych nic nie jest bliższe bezkształtności niż ziemia i otchłań morska. Prawdą, że ty, od którego wszystko pochodzi, uczyniłeś nie tylko to, co jest tworem ukształtowanym, lecz także wszelką materię, z której można było tworzyć rzeczy i której można było nadawać kształt. Prawdą jest wreszcie, że wszystko, co z bezkształtnej jest formowane materii, najpierw było bezkształtne. A następnie otrzymało formę. O wszystkich tych prawdach nie wątpią ludzie, których uzdolniłeś do widzenia ich wzrokiem duchowym, i którzy niewzruszenie wierzą, że sługa Twój Mojżesz w duchu prawdy przemawiał. Ten czy tamtą z owych prawd wybierają sobie poszczególni ludzie, gdy wyjaśniają znaczenie słów. Na początku uczynił Bóg niebo i ziemię. Jeden mówi: To zdanie znaczy, że współwiecznym sobie słowem uczynił Bóg dwa twory: jeden poznawalny dla umysłu, czyli duchowy, drugi dostrzegalny dla zmysłów, czyli cielesny. Inny mówi: To zdanie znaczy, że współwiecznym sobie słowem uczynił Bóg cały ogrom tego materialnego świata, ze wszystkim, co on w sobie zawiera, ze wszystkimi zjawiskami, Jakie widzimy i znamy. Jeszcze inny twierdzi. To zdanie znaczy, że współwiecznym sobie słowem uczynił Bóg bezkształtną materię, z której miały być uczynione jego twory duchowe i cielesne. Jeszcze inny powiada. To zdanie znaczy, że współwiecznym sobie słowem uczynił Bóg bezkształtną materię dla swego stworzenia cielesnego, w której ziemia i niebo były jeszcze pomieszane. To niebo i ta ziemia, które teraz w ogromie otaczającego nas świata, oglądamy jako już rozdzielone i ukształtowane. Jeszcze ktoś inny tak interpretuje. To zdanie znaczy, że na samym początku aktu stworzenia uczynił Bóg bezkształtną materię, która zawierała niebo i ziemię pomieszane. Z niej zostały one utworzone takimi, jakimi się nam jawią ze wszystkimi rzeczami. Jakie w nich są? To samo dotyczy interpretacji dalszego ciągu tekstu. Z wymienionych przez nas wyżej prawd każdy wybiera sobie tę czy inną, gdy stara się wyjaśnić słowa: Ziemia była niewidzialna i nieukształtowana, a ciemności były nad otchłanią. Jeden mówi: To znaczy, że pierwiastek cielesny, który Bóg uczynił, był jeszcze tylko bezkształtną materią rzeczy cielesnych, bez porządku i bez światła. Inny rzeczy. To znaczy, że całość tego, co nazywamy niebem i ziemią, była jeszcze materią bezkształtną i mroczną, a z tej materii miało być utworzone cielesne niebo i ziemia cielesna wraz ze wszystkimi w nich rzeczami, jakie poznajemy zmysłami. Jeszcze inny. To znaczy, że całość tego, co nazywamy niebem i ziemią, była jeszcze materią bezkształtną i mroczną. A z tej materii miało być utworzone niebo poznawalne dla umysłu, nazwane w innym miejscu Pisma Świętego niebem nad niebiosami, oraz ziemia, czyli cała natura cielesna, obejmująca także to nad nami niebo cielesne. Czyli miało być utworzone z tej materii całe stworzenie, tak niewidzialne. Jak i widzialne. Jeszcze inna interpretacja owych słów: Ziemia była niewidzialna i nieukształtowana, a ciemności były nad otchłanią. Głosi, że Pismo Święte nie nazwało owej bezkształtnej materii mianem nieba i ziemi, że ta bezkształtność już wcześniej istniała, i właśnie do niej się odnoszą słowa: Ziemia niewidzialna i nieukształtowana, i ciemności nad otchłanią. Z niej to, jak nam powiedziano we wcześniejszym zdaniu, Bóg uczynił niebo i ziemię czyli stworzenie duchowe i cielesne. Jest i taka interpretacja: Ziemia była niewidzialna i nieukształtowana, a ciemności były nad otchłanią. To znaczy, że była już bezkształtna materia, z której, jak głosi pismo święte we wcześniejszym zdaniu, Bóg uczynił niebo i ziemię. Czyli cały cielesny ogrom świata, rozdzielony na dwie wielkie części, górną i dolną, ze wszystkimi dobrze nam znanymi stworzeniami, jakie się w nich znajdują. Wobec dwóch ostatnich interpretacji można by wysunąć takie zastrzeżenie: że skoro się twierdzi, iż słowa niebo i ziemia nie oznaczają bezkształtnej materii pierwotnej, to musiałoby istnieć coś, czego Bóg nie stworzył. Aż czego uczynił niebo i ziemię. Nie ma bowiem w Piśmie Świętym żadnej wzmianki o stworzeniu owej materii przez Boga, jeśli nie przyjmujemy, że do niej się odnoszą słowa niebo i ziemia, albo samo słowo ziemia w zdaniu: na początku uczynił Bóg niebo i ziemię. Choćbyśmy uznali, że w następnym zdaniu ziemia niewidzialna i nieukształtowana ma w intencji autora oznaczać ową bezkształtną materię. Możemy ją pojąć jako stworzoną przez Boga tylko w połączeniu z pierwszym zdaniem, gdzie jest powiedziane: Uczynił Bóg niebo i ziemię. Zwolennicy jednej albo drugiej z tamtych dwóch interpretacji pewnie odpowiedzą na to w taki sposób: Nie przeczymy, że ową bezkształtną materię uczynił Bóg, od którego wszelkie w ogóle dobra pochodzą. Uznając, że większym dobrem jest to, co zostało stworzone jako byt mający formę, zgadzamy się, że to, co zostało uczynione w celu tworzenia, jako zdolne do przyjęcia formy, jest dobrem niższego rzędu, ale jednak dobrem. Lecz pismo święte naszym zdaniem nie wspomina o stworzeniu przez Boga owej bezkształtnej materii, podobnie jak nie wspomina o stworzeniu wielu różnych bytów, jak cherubinów i serafinów. I wszystkich innych wyodrębnionych zastępów, jakie apostoł wymienia, tronów, państw, księstw i władz. A przecież jasne jest, że to wszystko Bóg uczynił. Gdyby zaś zdanie Uczynił niebo i ziemię miało obejmować wszystkie byty, to, powiedzą oni dalej, co mamy rzec o wodach, nad którymi unosił się duch Boży? Jeśli ich także mamy nie domyślać się pod nazwą Ziemia, to jakże można odnosić to samo słowo do bezkształtnej materii, skoro widzimy, że wody są tak piękne? I dlaczego, jeśli przyjmujemy takie znaczenie słowa Ziemia, jest napisane, że z tejże bezkształtnej materii zostało utworzone utwierdzenie i nazwane niebem, a nie jest napisane, że zostały uczynione wody? Przecież już teraz. Nie są one bezkształtne i niewidzialne. Jakże piękne są, kiedy płyną. Jeśli zaś wtedy uzyskały swą piękną formę, gdy Bóg rzekł: Niech się zbiorą wody, które są pod utwierdzeniem, na jedno miejsce, czyli jeśli przyjmiemy, że owo ich zebranie było właśnie ich ukształtowaniem, to co powiemy o wodach, które są nad utwierdzeniem? Gdyby były bezkształtne, nie zasłużyłyby sobie na tak zaszczytne miejsce. A Pismo Święte nie podaje słów, którymi Bóg je ukształtował. Jeśli więc nawet powiedzą oni jeszcze, Księga rodzaju nie wspomina o uczynieniu przez Boga czegoś, co jednak Bóg na pewno uczynił, nie budzi to żadnych wątpliwości ani w zdrowej wierze, ani w godnym zaufania rozumie. Żaden człowiek o trzeźwym umyśle nie będzie twierdził, że wody nad utwierdzeniem są współwieczne Bogu, gdyż w Księdze Rodzaju jest wzmianka o ich istnieniu. Ani nic się nie mówi o tym, kiedy zostały stworzone. Czemuż więc, słuchając nauki samej prawdy, nie mielibyśmy przyjąć, że to Bóg stworzył z niczego również ową bezkształtną materię, którą Pismo Święte nazywa Ziemią niewidzialną i nieukształtowaną. Oraz mroczną otchłanią, a więc że nie jest ona współwieczna Bogu, chociaż księga rodzaju, nie mówi o tym, kiedy owa materia została stworzona. Wysłuchawszy tych wywodów i przemyślawszy je w miarę sił mego umysłu, bardzo ułomnych jak Ci wyznaję, i jak ty sam wiesz Boże mój, stwierdzam, że gdy zwiastunowie godni wiary Oznajmiają nam o czymś słowami, mogą pośród nas powstać dwa rodzaje sporu. Spór o to, jak naprawdę było, i spór o to, co właściwie chce powiedzieć ów zwiastun. Czym innym jest zastanawianie się, jak się dokonało stworzenie, czym innym jest badanie, co Mojżesz, wyborny sługa twej owczarni, chciał powiedzieć tym, którzy go czytać albo słuchać mieli. Co się tyczy Pierwszego rodzaju sporu: Niech odejdą ode mnie wszyscy, którzy fałsz biorą za wiedzę. Co się tyczy drugiego rodzaju: Niech odejdą ode mnie wszyscy, którzy mnie mają, że Mojżesz głosił nieprawdę. Niechże się złączę w Tobie, Panie, z tymi, i niechże w Tobie się z tymi raduję, którzy się karmią prawdą Twoją w obfitości miłowania. Obyśmy razem się zbliżyli do słów Twojej Księgi. Zrozumieli, co chciałeś nam powiedzieć za pośrednictwem twego sługi, którego piórem się posłużyłeś. Lecz pośród tylu zgodnych z prawdą znaczeń, jakie w tych słowach odczytują badacze, któż z nas może z taką pewnością wybrać jedno, aby rzec? To właśnie, a nieco innego, chciał w swojej opowieści wyrazić Mojżesz. Czyż można to powiedzieć? Z równie głębokim przekonaniem, jak mówimy, że napisał prawdę, niezależnie od tego, jaka jest treść poszczególnych wypowiedzi? O Boże mój, jam Twój sługa, ślubowałem Ci ofiarę wyznań i wypełniam ślub w tej książce. Spraw, abym dzięki Twemu miłosierdziu zdołał go wypełnić. Jak z całym przekonaniem stwierdzam, że Ty, słowem swoim niezmiennym, wszystkie byty niewidzialne i widzialne uczyniłeś czy mogę tak samo ufnie orzec że właśnie tę prawdę miał na myśli Mojżesz gdy pisał na początku uczynił bóg niebo i ziemię przecież nie mogę wejrzeć do jego umysłu i określić intencji jego w tym zdaniu z taką pewnością z jaką widzę w twojej prawdzie że on prawdę pisał nie można tego wykluczyć że pisząc na początku myślał o początku aktu stworzenia, a słowami niebo i ziemia mógł nazywać w tym miejscu nie jakąkolwiek naturę już ukształtowaną i skończoną, czy to duchową, czy cielesną, lecz obie razem w stanie zaczątkowym i jeszcze nieukształtowanym. Widzę bowiem, że niezależnie od tego, które z owych dwóch znaczeń Mojżesz chciał w tym wypadku wyrazić, oba mogłyby być prawdziwe. Nie widzę zaś równie wyraźnie, co mianowicie miał on w tym wypadku na myśli. Lecz niezależnie od tego, czy ów wielki mąż, gdy te słowa zapisywał, miał na myśli jedno z ujęć wymienionych, czy raczej jakąś inną jeszcze treść, taką, której tu nie wymieniłem, nie wątpię, że widział prawdę i w odpowiedni sposób ją wypowiedział. Niechże już nikt mnie nie dręczy powtarzaniem, nie to myślał Mojżesz, co ty mówisz, lecz to, co ja mówię. Gdyby mnie zapytał ktoś, dlaczego sądzisz, że Mojżesz miał na myśli taką treść, jaką ty w jego słowach odczytujesz, byłbym obowiązany poważnie potraktować to pytanie i podałbym takie wyjaśnienie, jakie tu wyżej zapisałem, może nawet obszerniej je ujmując, gdyby rozmówca mój niezbyt bystro rozumował. Ale gdy wręcz oświadcza, myślał nie to, co ty mówisz, ale to, co ja mówię, a jednocześnie nie neguje tego, że zarówno moja, jak i jego interpretacja nie kłócą się z prawdą. O wtedy ty, któryś życiem ubogich, Boże mój, w którego łonie sprzeczności nie ma, racz moje serce zrosić deszczem cierpliwości, abym potrafił obcować z takimi ludźmi. Bo oni tak stanowczo się wypowiadają nie dlatego, jakoby byli mężami bożymi, albo jakoby potrafili czytać w sercu Mojżesza, lecz po prostu dlatego, że są pyszni. Oni nie Mojżesza zdanie pojęli, ale swoje zdanie umiłowali. Nie dlatego, że prawdziwe, ale dlatego, że ich własne. Gdyby było inaczej, to żywiliby równy szacunek dla odmiennej opinii, tej niesprzecznej z prawdą, jak i ja poważam to, co oni mówią, ilekroć ich opinia jest zgodna z prawdą, nie dlatego, że to ich opinia, ale dlatego, że prawdziwa. A skoro jest prawdziwa, to już w ogóle nie jest ich własną opinią. Jeśli ludzie szanują jakieś poglądy, dlatego, że są prawdziwe, to są one i ich, i moje jednocześnie, stanowiąc wspólną własność wszystkich miłośników prawdy. Natomiast nie uznam ich uroszczenia, że Mojżesz miał na myśli nie to, co ja mówię, ale to, co oni mówią. Odstręcza mnie takie uroszczenie, bo nawet gdyby ich opinia była trafna, ich pewność siebie wyrasta nie z wiedzy, ale z zarozumiałości Jest ona dzieckiem pychy, a nie prawdziwej wizji. Dlatego powinniśmy drżeć przed Twoim sądem, Panie, że prawda twa nie należy ani do mnie ani do tego czy innego człowieka, lecz do nas wszystkich, i że do uczestnictwa w niej wszystkich nas jawnie przyzywasz, grożąc, że ten, kto chciałby ją mieć tylko dla siebie, utraci ją. Ktokolwiek bowiem to, co ty wszystkim dajesz do używania tylko dla siebie, chce zagarnąć, aby wspólną własność uczynić czymś tylko swoim, ten zostaje odepchnięty od tego, co wspólne. Ku temu, co tylko jego własne, czyli od prawdy ku kłamstwu. Kto kłamie, ten mówi to, co tylko z niego samego wyrasta. Usłysz, najlepszy sędzio, Boże, prawdo sama, usłysz, co odpowiadam temu oponentowi. Mówię to bowiem wobec ciebie i wobec braci moich, którzy należycie stosują prawo, czyli tak, że celem nauczania jest miłość. Racz posłuchać, co temu oponentowi odpowiadam. Takimi oto braterskimi słowami w duchu pokoju do Niego przemawiam. Jeśli obaj widzimy, że zgodne z prawdą jest to, co mówisz, i obaj widzimy, że zgodne z prawdą jest to, co ja mówię, to zastanówmy się, gdzie my to widzimy. Ani ja tego nie widzę w Tobie, ani Ty we mnie, lecz obaj to widzimy. W niezmiennej prawdzie, która jest ponad naszymi umysłami. Jeśli więc nie ma między nami sporu co do światła jaśniejącego od naszego Pana, to o czemuż się spieramy o to, co myślał nasz bliźni? Nie możemy tego, co On myślał, zobaczyć, tak jak się widzi prawdę niezmienną. Gdyby nawet sam Mojżeś stanął przed nami i rzekł o tym, a o tym myślałem, i tak nie widzielibyśmy Jego myśli, moglibyśmy tylko zawierzyć jego słowom. Niechże więc nikt, wykraczając poza to, co napisano, nie naddyma się pychą, wynosząc się jeden nad drugiego. Miłujmy Pana Boga naszego całym sercem swoim, i całą duszą swoją, i całą myślą swoją, a bliźniego swego, jak siebie samego. Cokolwiek Mojżesz chciał wyrazić w księgach pisma świętego, jeśli byśmy nie wierzyli, że chciał to wyrazić w duchu owych dwóch przykazań, Boga czynilibyśmy kłamcą, przypisując Słudze Bożemu intencje niezgodne z jego nauką. Skoro tak wiele różnych znaczeń, całkowicie harmonizujących z prawdą, można wydobyć z owych słów księgi rodzaju, czyż nie widzisz, jaką głupotą jest lekkomyślne upieranie się, że Mojżesz to właśnie albo tamto szczególnie miał na myśli? I obrażanie zgubnymi sporami Tej miłości, z powodu której u wielki mąż Mówił to wszystko, co chcemy wyjaśnić? A jednak ja, Boże mój, Którego wyżyna jest miarą mej pokory, Ty, któryś spoczynkiem moim pośród mozołów, Ty, który wyznań mych słuchasz I odpuszczasz grzechy moje, Ponieważ nakazujesz mi kochać Bliźniego mego jak siebie samego, nie mogę uwierzyć, żeby Mojżesz, tak wierny Twój sługa, otrzymał od Ciebie mniejszy dar niż ja bym sobie życzył i pragnął od Ciebie otrzymać, gdybym w tamtych czasach się urodził i gdybyś postawił mnie na jego miejscu, aby owe pisma zostały przekazane ludziom, za pośrednictwem służebnym mego serca i mego języka, i aby jeszcze po tylu wiekach pisma te służyły wszystkim narodom na całym świecie pokonując swoją najwyższą powagą wszelkie teorie wynikające z fałszu i pychy wszyscy się z tej samej wywodzimy gliny a czymże byłby człowiek gdybyś o nim nie pamiętał pragnąłbym gdybym to ja był Mojżeszem i gdybym takie jak on otrzymał zadanie gdybyś to mnie nakazał napisać księgę rodzaju pragnąłbym gorąco aby mi dany był taki talent literacki i taka umiejętność kompozycji, żeby nawet ci, którzy jeszcze nie potrafią zrozumieć w jaki sposób Bóg stwarza, nie odrzucili moich słów, jakoby przekraczających ich pojęcie. Jak też aby ci, którzy już to rozumieją, mogli znaleźć w zwięzłych słowach twego sługi potwierdzenie każdego trafnego wniosku, do jakiego doszli rozumowaniem. A gdyby w świetle prawdy ktoś inny wyciągnął wniosek inny, żeby można było i takie znaczenie w owych słowach wyczytać. Jak źródło w ścieśnieniu obficiej darzy wodą, którą wiele strug rozprowadza na przestrzenie szersze niż te, jakich mogłaby dosięgnąć jedna struga, czerpiąca wodę z tego źródła i przepływająca wiele różnych miejsc, tak samo z opowieści wybranego przez ciebie szafarza Twoich słów, bardzo zwięzłej, a mającej służyć wielu nauczycielom, tryskają jasne strumienie prawdy, z których każdy nauczyciel w dłuższych i krętych wyjaśnieniach wydobywa taką o tych sprawach prawdę, jaką może dostrzec, jeden tę, drugi inną. Niektórzy ludzie czytając słowa Mojżesza albo ich słuchając. Wyobrażają sobie Boga jakoby człowieka, albo jakoby jakąś substancję cielesną, niezmiernie potężną, która powziąwszy nowe i niespodziewane postanowienie, uczyniła niebo i ziemię, dwa wielkie byty cielesne w górze i w dole, będące poza Bogiem, jakby w jakimś odrębnym miejscu, w nich zaś byłyby wszystkie rzeczy zawarte. Kiedy ci ludzie słyszą, że Bóg powiedział: Niech się stanie to czy tamto. Myślą oni o słowach zaczynających się i kończących, takich, które przez jakiś czas brzmią i mijają, a po ich przemienięciu natychmiast powstałoby to, czego powstanie zostało nakazane. Także, wszystkie inne ich wyobrażenia kształtują się w podobny sposób na podstawie obserwacji dobrze im znanych zjawisk materialnych. Dla takich jeszcze dziecinnych istot, zgrzebne słowa Pisma Świętego są jakby łonem macierzyńskim. Tulącym ich słabość. Słowa te budują w nich wiarę będącą dla nich zbawieniem, wiarę pewną i niezachwianą w to, że wszystkie natury, których cudowną rozmaitość dostrzegają dookoła siebie zmysłami, stworzył Bóg. Jeśli ktoś z tych ludzi nagle wzgardzi rzekomym ubóstwem słów Pisma Świętego i w głupiej pysze będzie chciał wyrwać się z gniazda, którego wypiastowało, Jakże okropnie upadnie. Ulituj się, Panie Boże, aby nieopierzonego pisklęcia nie zadeptali ludzie przechodzący drogą. Wyślij swego anioła, aby je znowu włożył do gniazda. Niech tam żyje, póki się nie nauczy latać. Ale są też inni, dla których słowa Pisma Świętego są już nie gniazdem, ale cienistym sadem, w którym się. Domyślają ukrytych owoców, radośnie tam latają, ćwierkają poszukując ich, zrywają te owoce. Czytając słowa Pisma Świętego, albo ich słuchając, pojmują, że Twoje, Boże, wieczne i niezmienne trwanie, góruje nad wszelkim czasem minionym i przyszłym, a jednak nie istnieje takie doczesne stworzenie, którego byś Ty nie uczynił. Pojmują, że Twoja wola. Będąc tym samym, czym ty jesteś, nigdy nie uległa zmianie, i że nie stworzyłeś świata jakimś nowym, przedtem nieistniejącym aktem woli, że nie wyłoniłeś go z siebie jako swoje podobieństwo i formę wszystkich rzeczy, lecz uczyniłeś z niczego, jako niepodobny do ciebie i bezkształtny, aby się kształtował na Twoje podobieństwo, zbliżając się do ciebie w określonym porządku. Każda rzecz, w wyznaczonym jej stopniu. Dzięki temu wszystkie rzeczy miały się stać bardzo dobre, czy to pozostając blisko ciebie, czy też w różnej odległości, powodując w różnych porach i miejscach piękną rozmaitość, albo jej podlegając. Pojmują to owi ludzie, i w takiej mierze, w jakiej to jest dostępne człowiekowi, w tym życiu radują się prawdą Twoją. Niektórzy z nich czytając słowa na początku uczynił Bóg, rozumieją to tak, że początek oznacza tu mądrość, która też do nas w tym tekście przemawia. Inni czytając te same słowa, interpretują początek jako rozpoczęcie stwarzania i tak wykładają ten werset Najpierw Bóg uczynił. Spośród zaś tych, którzy słowa na początku interpretują, także Ty w mądrości uczyniłeś niebo i ziemię. Jedni uważają, że niebo i ziemia są określeniem materii, z której można było niebo i ziemię uczynić. Inni mniemają, że słowa niebo i ziemia odnoszą się do już ukształtowanych i wyodrębnionych natur. Jeszcze inni sądzą, że słowo niebo odnosi się do już ukształtowanej natury duchowej, a słowo ziemia do bezkształtnej natury materii cielesnej. Są też różnice interpretacyjne wśród tych, którzy mniemają, że słowa niebo i ziemia oznaczają materię bezkształtną, z której niebo i ziemia miały być ukształtowane. Według jednych byłaby to materia, z której miały być utworzone obie natury, poznawalna dla umysłu i poznawalna dla zmysłów. Według innych byłaby to materia, z której miał powstać tylko świat materialny, dostrzegany zmysłami. Zawierający w swoim wielkim obrębie wszystkie natury, które się naszej uwadze narzucają. Są też różnice poglądów wśród tych, którzy sądzą, że w tym miejscu Pisma Świętego, niebo i ziemia oznaczają niebo i ziemię już ukształtowane i wyodrębnione. Według jednych mowa jest tu i o tworach niewidzialnych, i o tworach widzialnych. Według innych, tylko o tym widzialnym stworzeniu. W którym oglądamy zarówno świetliste niebo nad Ziemią, jak i Ziemię spowitą w cienie, ze wszystkim, co tam w górze i co tu na Ziemi istnieje. Ci, którzy wyrażenie, uczynił na początku, interpretują, uczynił najpierw, muszą w tym miejscu pojmować niebo i Ziemię jako materię nieba i Ziemi, czyli materię całego stworzenia, tak duchowego, jak i cielesnego. Gdyby bowiem twierdzili, że już wtedy wszechświat był ukształtowany, można by im postawić pytanie: jeśli to uczynił Bóg najpierw, to co uczynił potem, już po stworzeniu wszechświata? Nie znajdą na to odpowiedzi i usłyszą jeszcze jedno kłopotliwe pytanie. Jak można mówić, że to uczynił najpierw, skoro już nic innego nie uczynił potem? Jeśli zaś mówią, że najpierw Bóg uczynił materię bezkształtną, a potem ją ukształtował, Ujęcie takie nie jest niedorzeczne, ale pod warunkiem, że potrafią rozróżnić pierwszeństwo wieczności w czasie, w wyborze i w pochodzeniu. Przez pierwszeństwo wieczności rozumiemy to, które przysługuje Bogu, bo poprzedza On wszystkie rzeczy. Pierwszeństwo w czasie to na przykład pierwszeństwo kwiatu przed owocem. Pierwszeństwo w wyborze dotyczy owocu. Bo wybralibyśmy raczej owoc niż kwiat. Pierwszeństwo w pochodzeniu to na przykład pierwszeństwo dźwięku wobec śpiewu. Spośród tych czterech wymienionych przeze mnie rodzajów pierwszeństwa, dwa środkowe są bardzo proste, pierwsze zaś i ostatnie są bardzo trudne do zrozumienia. Rzadko tylko i na jakiejś zawrotnej wysokości może człowiek dojrzeć Twoją Panie wieczność, tworzącą rzeczy zmienne, a niepodległą zmianom, i przez to mającą pierwszeństwo wobec nich wszystkich. Wielkiej też przenikliwości i napięcia umysłu wymaga zrozumienie, w jaki sposób dźwięk poprzedza śpiew. Poprzedza go dlatego, że śpiew jest dźwiękiem uporządkowanym. A chociaż jakaś rzecz może istnieć bez porządku, to jednak nie można uporządkować tego, co nie istnieje. W taki sam sposób Materia poprzedza to, co z niej jest uczynione, ale nie w tym sensie poprzedza, jakoby sama czegoś dokonywała, gdyż raczej jest przedmiotem działania, niżeli sama działa, i nie w tym sensie, jakoby była wcześniejsza w czasie. To nie jest tak, że najpierw wydajemy dźwięki nieuporządkowane, jeszcze nie będące śpiewem, a dopiero potem dostosowujemy jedne do drugich i wszystkie układamy w ład śpiewu, jak czynimy z drewnem z którego sporządzamy skrzynię albo ze srebrem z którego kształtujemy puchar. Takie tworzywa jak drewno i srebro również w czasie poprzedzają kształty rzeczy jakie z nich robimy. A w śpiewie jest inaczej. Kiedy się śpiewa, śpiewem jest sam rozlegający się dźwięk. Nie jest tak, że najpierw słyszy się dźwięk bezładny, który by dopiero potem w śpiew się komponował. Dźwięk Ledwie zabrzmiał, zaraz zamiera, i nie zostaje z niego nic, co śpiewak mógłby podjąć i kunsztownie w pieśni ułożyć. Śpiew więc zawiera się całkowicie w swoim dźwięku, który jest jego tworzywem. Aby stać się dźwiękiem, śpiew otrzymuje formę. To właśnie miałem na myśli, mówiąc, że tworzywo, jakim jest dźwięk, poprzedza formę, jaką jest śpiew. A nie poprzedza jej w tym sensie, jakoby miał możność ją uczynić, bo przecież sprawcą śpiewu jest nie dźwięk, ale śpiewak, którego umysł wybiera dźwięki jako materialne tworzywo, aby z niego śpiew ukształtować. Ale też dźwięk nie poprzedza śpiewu w czasie, bo przecież wydaje się go z ust jednocześnie ze śpiewem, ani też nie ma pierwszeństwa w wyborze. Bo przecież sam dźwięk nie jest czymś lepszym od śpiewu. Śpiew to coś więcej niż dźwięk. To dźwięk harmonijny. Ale ma dźwięk pierwszeństwo w pochodzeniu. Nie harmonizuje się bowiem śpiewu, by powstał dźwięk, ale harmonizuje się dźwięk, aby powstał śpiew. Ci, którzy uważnie prześledzili ten wywód, zrozumieli, jak myślę, co to znaczy, że materia rzeczy. Została uczyniona najpierw materia, którą nazywa się niebem i ziemią, bo z niej uczynił Bóg niebo i ziemię. Nie była ona pierwsza pod względem czasu, gdyż czas wyłania się dopiero razem z kształtami rzeczy, a owa materia była bezkształtna. My zaś dostrzegamy ją dopiero w czasie, razem z jej kształtem. Potrafimy jednak mówić o niej tylko tak, jakby była pierwsza pod względem czasowym, chociaż w istocie cechuje ją co innego, to, że jest najniższa pod względem wartości. Rzeczy bowiem ukształtowane są z pewnością czymś lepszym od bezkształtnych. I musi też ją poprzedzać wieczność stwórcy, inaczej bowiem jakże mogłaby być stworzona z niczego, aby z niej mogło cokolwiek powstać. Wśród takiej rozmaitości twierdzeń niesprzecznych z prawdą, niechże sama prawda tezy te uzgodni. A Bóg nasz niechże zmiłuje się nad nami, abyśmy należycie stosowali prawo, czyli dla celu wyznaczonego przez przykazanie celu czystej miłości. To przykazanie i mnie zobowiązuje. Gdyby więc ktoś mnie zapytał, którą z owych różnych opinii żywił sługa Twój Mojżesz to wszystko, co tu mówię, nie byłoby szczerymi wyznaniami, gdybym ci nie wyznał, że nie wiem. Wiem jedynie, że wszystkie te opinie mogą być prawdziwe, oprócz tylko tych, które ujmują rzecz całkowicie materialnie. Powiedziałem już, co o takich ujęciach myślę. Małych dzieci, co do których można rokować piękne nadzieje, nie odstraszają słowa twojej księgi, które są pokornie głębokie. I przebogato zwięzłe. Do innych, do tych, którzy, jak wyznaję, wypowiadają prawdy, jakie zdołali dostrzec w tych słowach Pisma Świętego, mówię: Obyśmy się kochali wszyscy nawzajem, a zarazem miłowali Ciebie, Boga naszego, źródło prawdy, jeżeli jej właśnie, a nie marnych błyskotek łakniemy. I obyśmy tamtego sługę Twego, przez którego otrzymaliśmy Twoje pismo święte, napełnione Twoim duchem, tak szanowali, żeby uznawać, iż kiedy owe słowa zapisywał, jego myśli były przez Twoje natchnienie zawsze kierowane ku znaczeniu rozsiewającemu najwięcej światła i darzącemu największym pożytkiem. Kiedy więc słyszę, jak ludzie mówią: Mojżesz miał to na myśli, albo nie, Mojżesz miał na myśli tamto. Sądzę, że bardziej zgodne z pobożnością byłoby odparcie. Czemu nie miałby na myśli i tego, i tamtego, skoro obie opinie są prawdziwe? A jeśliby ktoś dostrzegł w jego słowach jeszcze trzecie albo i czwarte znaczenie, albo jakąkolwiek ilość znaczeń, czemuż nie mielibyśmy przyjąć, że wszystkie te znaczenia dostrzegał Mojżesz? Przez którego Bóg jedyny dostosował Pismo Święte do umysłu wielu ludzi, aby wszyscy w Nim widzieli prawdy, lecz nie wszyscy te same prawdy we wszystkich przypadkach. Co do mnie oświadczam z całą szczerością i stanowczością, że gdyby mnie powołano do napisania tekstu wyposażonego w najwyższą powagę, wolałbym tak go ująć, żeby w moich słowach rozbrzmiewały echem wszystkie prawdy Jakie by ktokolwiek w omawianym zagadnieniu mógł dostrzec, niżbym miał tak wyraźnie narzucać jakąś jedną prawdę, że to wykluczyłoby wszystkie inne interpretacje, choćby nie zawierały żadnego fałszu, od którego trzeba by się odciąć. Nie będę, O Boże Mój, wątpił lekkomyślnie, że na taki dar zasłużył sobie Mojżesz u Ciebie. Kiedy zapisywał te słowa. Uświadamiał sobie i przemyśliwał wszystkie prawdy, jakie w nich my zdołaliśmy odnaleźć, jak i te, których odnaleźć jeszcze nie zdołaliśmy, ani teraz odkryć nie umiemy, które jednak są w tych słowach zawarte. A w końcu, Panie, skoroś Ty Bogiem jest, a nie ciałem i krwią, choćby nawet ludzie mniej odczytywali w tych słowach, niż w nich jest do odczytania. To czyż przed Twoim łaskawym duchem, który mnie po Ziemi bezpiecznej prowadzi, mogło się zataić cokolwiek z tego, co przez te słowa Ty sam miałeś objawić przyszłym pokoleniom, gdyby nawet ten, za pośrednictwem którego te słowa zostały wypowiedziane, tylko jedno miał w myśli z wielu możliwych znaczeń prawdziwych. Jeśli tak było, to zgódźmy się. Że musiało to być znaczenie górujące ważnością nad innymi. Nam, panie, objaw to znaczenie, albo jakiekolwiek inne znaczenie prawdziwe, jakie zechcesz objawić. Czy objawisz nam to samo znaczenie, któreś niegdyś odsłonił przed tamtym sługą Twoim, czy też jakiekolwiek inne, tylko to jest ważne, żebyś ty nas karmił, żebyśmy się nie dali oszukać. O, Panie Boże mój, jakże wiele o tym krótkim fragmencie Pisma Świętego napisałem. Ileż sił, ileż potrzebowałbym czasu, gdybym miał tak samo gruntownie rozprawiać o wszystkich Twoich księgach. Pozwól, abym teraz wyznawał Ci moje myśli o tych księgach, ale już nie tak obszernie. Pragnę wybierać tylko jedną za każdym razem interpretację, taką, którą Twoje natchnienie Oświetli mi jako prawdziwą, bezpieczną i dobrą, choćby się nasuwało wiele innych ujęć w tych miejscach, gdzie mogą się pojawiać różne interpretacje. Będę składał te wyznania z mocnym przekonaniem, że jeśli moja interpretacja będzie się zgadzać z tym, co miał na myśli twój sługa, będę przemawiał najsłuszniej i najlepiej. Oto powinienem się najbardziej starać. A jeśli tego nie osiągnę, Obym jednak mówił to, co przez jego słowa zechce mi Twoja prawda powiedzieć, która i jemu powiedziała to, co sama powiedzieć chciała. Księga XIII Do Ciebie wołam, o Boże mój, pełen miłosierdzia dla mnie, który mnie stworzyłeś. I nie zapomniałeś o mnie wtedy, gdy ja o Tobie nie pamiętałem. Przyzywam cię do duszy mojej. Poprzez tęsknotę bowiem, jaką jej wszczepiasz, sposobisz ją na przyjęcie Ciebie. Nie opuszczaj mnie teraz, kiedy Ciebie wzywam. Wspomogłeś mnie przecież, zanim jeszcze cię wzywać zacząłem. Osaczałeś mnie przeróżnymi głosami, abym cię usłyszał z daleka i nawrócił się. Abym zaczął wołać ku temu, który mnie przywoływał. To Ty, Panie, zmazałeś wszystkie moje przewinienia, aby nie odpłacać mi karą za czyny moich rąk, które mnie od ciebie odwiodły. Wziąłeś też pod uwagę, zanim jeszcze ich dokonałem, wszystkie moje dobre uczynki, aby wynagrodzić swoje własne ręce, którymi mnie stworzyłeś. Zanim zacząłem istnieć, Ty byłeś. Mnie nie było. Nie było tego, który miałby przyjąć od ciebie dar istnienia. A oto jestem, bo twoja dobroć wyprzedziła to wszystko, czym mnie uczyniłeś i z czego mnie uczyniłeś. Nie potrzebowałeś mnie, ani też nie jestem takim dobrym, żebym mógł być tobie pomocny, panie i Boże mój. To nie jest tak, jakobyś mógł się zmęczyć działaniem, a ja mógłbym ci wtedy służyć pomocą. Aby ulżyć Tobie, albo jakoby moc Twoja miała być mniejsza, gdyby Ci brakowało mojej służby. Nie potrzebujesz mojego trudu, jak go potrzebuje Ziemia, która by bez niego dziczała. Nie podupadasz, gdy ja Ci nie służę. Ja mogę tylko służyć Ci i czcić Cię po to, aby do mnie spływało dobro od Ciebie, któremu zawdzięczam także i to, że w ogóle istnieje. Gdybym nie istniał, nie mogłoby na mnie spływać dobro. Dzięki bezmiarowi Twojej dobroci istnieje to wszystko, co stworzyłeś. Nie odmawiasz bowiem istnienia dobru, które ani nie przynosi Ci korzyści, ani też nie należy do Twojej substancji, a więc nie jest Tobie równe, lecz istnieje tylko dzięki temu, że od Ciebie może istnienie czerpać. Czymże by bowiem mogły się zawczasu zasłużyć u Ciebie niebo i ziemia, które na początku stworzyłeś? Niechże duchowa natura i cielesna natura powiedzą, czym się u Ciebie zasłużyły zawczasu te natury, które uczyniłeś w swej mądrości, aby od niej zależały. Zarówno duchowa, jak i cielesna natura były w stanie pierwotnym i bezkształtnym i obie mogły się osunąć w zamęt i w obcość. Wobec Ciebie. Lecz duchowość, nawet nieukształtowana, była czymś cenniejszym od ukształtowanej nawet materialności. Materialność, zaś nieukształtowana, była czymś cenniejszym od zupełnej nicości. Pozostałyby w bezkształtności, także w tym stanie, zależne od Twojego Słowa, gdyby to Słowo nie wezwało ich do Twojej jedności i gdyby nie zostały. Ukształtowane przez Ciebie, jedyne najwyższe dobro, jako składniki wszechświata, wszystkie rzeczy, które są bardzo dobre. A czymże sobie one zasłużyły u Ciebie, choćby na to, żeby istnieć, nawet w stanie bezkształtności? Nawet i takiego istnienia by nie miały, gdyby nie czerpały go od Ciebie. Czymże sobie materia cielesna zasłużyła u ciebie na to, żeby istnieć, choćby jako byt niewidzialny i bezkształtny? Przecież nie istniałaby ona nawet i w takim stanie, gdybyś ty jej nie stworzył. Nie istniała, póki jej nie stworzyłeś, a więc nie mogła sobie niczym zasłużyć u ciebie na istnienie. Albo czy materia duchowa w swoim zapoczątkowanym stanie. Mogła czymkolwiek zasłużyć sobie na takie płynne i mroczne istnienie, gdyby była podobna do morskiej otchłani, a do ciebie jakże niepodobna, póki to samo słowo nie skierowało jej ku jej stwórcy i nie rozświetliło jej światłością swoją, tak że stała się światłością, wprawdzie nie na równi z tobą, ale na tyle, że się mogła ukształtować na wzór formy równej tobie. Jak w przypadku rzeczy materialnej być nie oznacza jeszcze być piękną, gdyż wtedy rzecz brzydka nie mogłaby istnieć, tak dla stworzonej istoty duchowej nie jest tym samym żyć i żyć mądrze, gdyż wtedy byłaby ona niezmiennie mądra. Dobrem dla ducha jest zawsze trwać przy tobie i nigdy nie utracić przez odwrócenie się od siebie tego światła, jakie przez nawrócenie uzyskał. Nigdy się nie usunąć w życie, podobne do mrocznej otchłani. Także my, którzy, mając duszę, jesteśmy istotami duchowymi, w tym życiu bylibyśmy niegdyś ciemnością, gdybyśmy się od ciebie, naszego światła, odwrócili. I zmagamy się jeszcze z resztą naszych ciemności, póki się nie staniemy Twoją sprawiedliwością, jak wysokie góry, Boże, w jedynym Synu Twoim. A byliśmy bezdenną otchłanią, gdy wyroki Twe nad nami ciążyły. Na początku stworzenia rzekłeś, niech się stanie światłość, i stała się światłość. Myślę, że słowa te dotyczą stworzenia duchowego, bo istniało już wówczas jakieś życie, które mogło przyjąć od Ciebie światło. Ale jak przedtem niczym sobie nie zasłużyło u ciebie, żeby być takim rodzajem życia, które by mogło być oświecone, tak i wtedy, gdy już istniało, niczym sobie nie zasłużyło na dostąpienie światła. W swoim stanie bezkształtnym, póki się nie stało światłością, nie mogło być tobie miłe. A stało się światłością nie przez samoistnienie, lecz przez wpatrzenie się w źródło światła i przez przywarcie do niego. Także tylko łasce Twej zawdzięcza zarówno samo życie, jak i to, że szczęśliwie żyje, zwróciwszy się poprzez ulepszającą je zmianę ku temu, co ani na lepsze, ani na gorsze zmienić się nie może. Tym jesteś jedynie Ty, bo tylko Ty istniejesz bezwzględnie. Dla Ciebie żyć i żyć szczęśliwie to jedno bo sam Twoim szczęściem jesteś. Czegoż więc brakowałoby Tobie do szczęścia, który sam jesteś dla siebie szczęściem, gdyby w ogóle nie zaistniało albo gdyby pozostało w stanie bezkształtności to wszystko, co uczyniłeś? Stworzyłeś to wszystko nie z potrzeby, ale z pełni Twojej dobroci. Skupiłeś to wszystko i ukształtowałeś nie dlatego, że twoja radość mogłaby się przez to wzmóc. Ponieważ jesteś doskonały, nie podoba ci się niedoskonałość rzeczy i udoskonalasz je, aby się tobie podobać mogły. Ale nie jest tak, jakobyś był niedoskonały i mógł się udoskonalić tylko przez doskonalenie stworzeń. Duch twój, dobry, nad wodami się unosił. A nie był przez nie niesiony, jakoby na nich spoczywał. Ilekroć się mówi, że duch Twój dobry spoczywa na jakichś ludziach, oznacza to, że im daje spoczynek w sobie. Kiedy duch Twój unosił się nad wodami, niezniszczalna i niezmienna wola Twoja, całkowicie wystarczająca sama w sobie i dla siebie, unosiła się nad życiem, które stworzyłeś. I dla którego nie jest tym samym żyć i żyć szczęśliwie, bo istnieje ono także w stanie płynności i ciemności. Aby osiągnąć szczęście, musi się ono zwrócić ku temu, który je stworzył, i żyć coraz bliżej źródła życia, w jego świetle widzieć światło, stać się doskonałym, jasnym, błogosławionym. Oto mi się tu ukazuje w tajemniczym obrazie trójca, którą jest Bóg mój, Ty, Ojcze, niebo i ziemię uczyniłeś na początku, jakim jest Twoja zrodzona z Ciebie mądrość, równa Tobie i z Tobą współwieczna, czyli Twój syn. Wiele już mówiłem o niebie nad niebiosami, jak i o ziemi niewidzialnej i nieukształtowanej, a także o mrocznej otchłani, która by się napełniła chaosem zła gdyby się nie zwróciła ku temu, od którego zaczerpnęła nawet to życie, jakie miała, i gdyby się przez oświecenie nie stała życiem pełnym piękna i nie była owym niebem nad niebiosami, czyli niebem dla tego nieba, które potem zostało stworzone między górnymi a dolnymi wodami. Gdy o tym mówiłem, Boga, który to stworzył, pojmowałem jako Ojca. A początek, w którym Bóg to uczynił, jako syna. Wierząc zaś, że mój Bóg jest trójcą, szukałem tej prawdy w słowach Jego Pisma Świętego, i oto przeczytałem, że Jego Duch unosił się nad wodami. Oto więc Bóg mój Trójca Ojciec, syn i Duch Święty Stwórca całego stworzenia. Ale o światło, uczące prawdy, ku Tobie podnoszę moje serce, aby mnie serce moje nie zwodziło. Ty sam rozprosz spowijające je ciemności. Powiedz mi, błagam Cię przez miłość naszą matkę, powiedz mi, jaka jest tego przyczyna, że Twoje pismo święte wymieniło Twego ducha dopiero po opowiedzeniu o niebie i o ziemi niewidzialnej i nieukształtowanej? I o ciemnościach nad otchłanią? Czy dlatego, że można nas było zaznajomić z nim tylko przez powiedzenie, że nad czymś się unosił, a nie byłoby można użyć takiego określenia, gdyby przedtem nie wspomniano czegoś, nad czym on mógłby się unosić? Nie unosił się przecież ani nad ojcem, ani nad synem, a nie można by było we właściwym sensie tego słowa powiedzieć, że się unosił. Gdyby się nie unosił nad czymś. Jeżeli więc było konieczne przedstawienie Ducha Świętego jako unoszącego się nad czymś, najpierw trzeba było nazwać to, nad czym się on unosił. Wyłania się teraz kwestia, dlaczego trzeba go było przedstawić właśnie jako unoszącego się w górze. Aby to zrozumieć, trzeba się postarać o wniknięcie w słowa apostoła Pawła. Mówiącego, że miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Kiedy w innym miejscu apostoł uczył nas o darach duchowych, wskazuje najdoskonalszą ze wszystkich drogę drogę miłości, i pada na kolana przed Tobą, prosząc za nas, byśmy mogli poznać, jak bardzo nad wszystkimi cnotami. Guruje znajomość miłości Chrystusowej. W takim właśnie znaczeniu duch, gorując nad wszystkim, unosił się nad wodami. Komu mam powiedzieć o tym? Jakimiż słowami zdołam opisać brzemię rządzy, spychające nas w otchłań bezdenną? Jakimiż słowami opowiem o tym, jak miłość Boża nas podnosi poprzez działanie ducha Twojego, który nad wodami się unosił? Komu mam powiedzieć o tym i w jaki sposób mam to wyrazić? Te przepaście, w które się zapadamy i z których się znowu wynurzamy, to nie są miejsca w przestrzeni. Podobne są do materialnych przepaści, a zarazem jakże od nich odmienne. Są to nasze namiętności i przywiązania, zamącenia naszego ducha, ściągające nas w dół poprzez uwikłanie w troskach tego świata. Lecz świętość Twego Ducha, budząc w nas pragnienie pokoju, znowu nas w górę podnosi, abyśmy tam w górze trwali sercami przy Tobie, tam gdzie Duch Twój unosi się nad wodami, abyśmy dotarli do najwyższego pokoju, gdy dusza już przebędzie wody niebytu. Upadł Anioł, upadła ludzka dusza. A upadek ich pokazuje, jak mroczna otchłań pochłonęłaby wszystkie stworzone byty duchowe, gdybyś nie rzekł na początku: Niech się stanie światłość, i stała się światłość. Gdyby nie to, że każdy umysł w Twoim mieście niebiańskim przywarł posłusznie do Ciebie i spoczął w Duchu Twoim, który nad wszystkim, co zmienne, niezmiennie się unosi, nawet samo niebo nad niebiosami zostawiony sobie, byłoby ciemną otchłanią. A oto jest ono światłością w Panu. Nawet przez nieszczęsny niepokój upadłych duchów, przez ciemność, jaką odsłaniają się istoty odarte z szaty światła Twego, wyraźnie pokazujesz, jak wspaniałe są Twoje stworzenia rozumne, skoro do szczęścia i spoczynku nie może im wystarczyć cokolwiek mniejszego od Ciebie. Same sobie. Nie mogą tego zapewnić. To ty, panie nasz, rozświecasz nasze ciemności. Od ciebie pochodzą nasze szaty świetliste. Dzięki tobie ciemności nasze będą jak południe. Siebie daj mi Boże mój. Siebie samego mi oddaj. Ciebie miłuję. Jeśli za mało miłuję, spraw abym mocniej miłował. Nie potrafię zmierzyć miłości. Nie wiem, o ile bardziej powinienem Ciebie kochać, by życie moje pobiegło w Twoje objęcia, i już nigdy się od Ciebie nie odwróciło, aż do chwili, gdy się na zawsze ukryję w świątyni Twojej obecności. To jedno tylko wiem, że źle mi jest bez Ciebie, źle nie tylko wokół mnie, lecz i we mnie samym, a wszelkie bogactwo, które nie jest moim Bogiem. To nędza. Czy ojciec i syn nie unosili się także nad wodami? Jeżeli wyobrażamy to sobie jako unoszenie się fizyczne w przestrzeni, to przecież i Duch Święty tak się nie unosił. Jeśli zaś mamy na myśli górowanie niezmiennego Bóstwa nad wszystkim, co zmienne, to i ojciec, i syn, i Duch Święty unosili się nad wodami. Czemuż więc powiedziano to tylko o Twoim duchu? Dlaczego tylko o nim mówi się tak, jakby się znajdował w jakimś miejscu, które nie jest miejscem? Tylko też o nim powiedziano, że jest Twoim darem. W darze Twoim znajdujemy spoczynek, w darze Twoim radujemy się Tobą. Ten spoczynek jest naszym miejscem. Miłość prowadzi nas na tę wyżynę. Twój dobry duch podnosi nas, ubogie istoty, z samych progów śmierci. W dobrej woli jest dla nas pokój. Ciało, swoją siłą ciążenia, zmierza do właściwego dlań miejsca. Siła ciążenia nie zawsze pcha w dół, właściwym miejscem nie zawsze jest miejsce najniższe. Podczas gdy kamień spada, płomień się w górę unosi. Każda rzecz porusza się według swej siły ciążenia. I dąży do właściwego jej miejsca. Oliwa dolana do wody wypływa na wierzch, woda wlana do oliwy opada na dno. I jedna i druga, kierowana swą siłą ciążenia, dąży do właściwego jej miejsca. Rzeczy wytrącone ze swego miejsca są niespokojne. Gdy się im przywraca porządek, osiągają spoczynek. Moją siłą ciążenia jest miłość moja. Dokądkolwiek zmierzam. Miłość mnie prowadzi. Twój dar, duch święty, zapala nas i wznosimy się w górę. Płoniemy i idziemy. Sercem wstępujemy na wyżynę i śpiewamy pieśń stopni. Ogniem Twoim, ogniem dobrym, palamy i idziemy. W górę idziemy ku pokojowi Jerozolimy Niebiańskiej. Weseliłem się z tego. Co mi powiedziano, pójdziemy do domu pańskiego, gdzie nas umieści dobra wola, abyśmy już tylko jednego pragnęli pozostać tam na wieczność. Błogosławiony Twór to niebo nad niebiosami, które nigdy nie zaznało żadnego innego stanu. A jednak i ono byłoby czymś innym, gdyby dar Twój Duch Święty który się nad wszystkim, co zmienne, unosi, nie porwał go w górę w samym momencie jego powstania, zanim jakikolwiek czas upłynął. Od razu przyzwały się do siebie słowami: Niech się stanie światłość, i stała się światłość. W naszym życiu istnieją różne okresy, bo byliśmy ciemnością, a staniemy się światłością. O niebie zaś nad niebiosami powiedziane jest tylko, czym byłoby, gdyby nie zostało oświecone. Mówi się o nim tak, jakby najpierw było czymś płynnym i mrocznym, a dlatego tak się mówi, byśmy pojęli, co sprawiło, że jest ono czymś zupełnie innym czyli jak ono samo jest światłością, dzięki zwróceniu się ku Tobie, ku światłu, które nigdy nie gaśnie. Kto może, niech to pojmie. Kto nie może pojąć, niech Ciebie prosi o łaskę zrozumienia. Dlaczegoż mnie wypytuje o to, jakbym to ja oświecał każdego człowieka przychodzącego na ten świat? Trójce wszechmocną, któż pojąć zdoła? Każdy o niej mówi, ale czy naprawdę o niej? Niewiele jest takich dusz, które mówiąc o niej wiedzą, co mówią, spierają się i walczą. A przecież tylko w pokoju można ją zobaczyć. Chciałbym, by ludzie dostrzegli w samym sobie i rozważyli trzy stany. Są one oczywiście bardzo odmienne od Trójcy, ale zastanowienie się nad nimi może być użytecznym ćwiczeniem, dzięki któremu zrozumieją i odczują, jak głęboka jest ta odmienność. Trzy te stany w nas to być, wiedzieć, chcieć. Jestem, wiem i chcę. Jestem poznający i chcący. Wiem, że jestem i że chcę. Chcę być i wiedzieć. Trzy te stany przenika jedno nierozdzielne życie jedno życie, jeden umysł, jedna istota. Można każdy z tych trzech stanów odróżnić od innych, a jednak te różnice nie rozłączają ich. Warto się nad tym dobrze zastanowić. Nie trzeba się rozglądać za czymkolwiek poza sobą. Niech się każdy przypatrzy samemu sobie i powie mi, co stwierdził. Skoro jednak w tych trzech stanach dostrzeże wspólną podstawę i oznajmi mi to odkrycie, niech się nie łudzi, że już zrozumiał to, co przerasta wszelkie takie stany jest niezmienne. Niezmiennie istnieje, niezmiennie wie i niezmiennie chce. Czy i tam są trzy stany? i dlatego Bóg jest trójcą czy raczej wszystkie one są w każdej z trzech osób także każda jest troista a może obie te teorie są prawdziwe i w jakiś niepojęty sposób byt Boga jest pojedynczością i mnogością zarazem bóg będąc nieskończony jest zarazem celem dla samego siebie w samym sobie istniejąc poznając siebie i sobie wystarczając Dzięki wielkiemu bogactwu swej jedności, w której zawsze pozostaje tym samym Któż to zdoła pojąć, Kto zdoła to wypowiedzieć, któż się ośmieli taką sprawę rozstrzygać. Idź jednak przed siebie, wiaro moja, i wyznawaj Panu Bogu twemu święty, święty, święty. Panie Boże Mój, w imię Twe zostaliśmy ochrzczeni, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W imię też Twoje chrzcimy, Ojcze, Synu i Duchu Święty. Także tu, wśród nas, Bóg stworzył w Chrystusie, synu swoim, niebo i ziemię czyli duchowe i cielesne członki swego kościoła. Ziemia nasza, póki nie otrzymała formy, jaką jest nauka, była niewidzialna i nieukształtowana. Spowijała nas ciemność niewiedzy, bo karałeś człowieka z powodu jego nieprawości. Wyroki Twoje, przepaść wielka. Ale przecież Duch Twój unosił się nad wodami, więc miłosierdzie Twoje nie porzuciło naszej nędzy. Rzekłeś, niech się stanie światłość, czyńcie pokutę, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Czyńcie pokutę, niech się stanie światłość. W naszym zatrwożeniu wspomnieliśmy Ciebie, Panie, w ziemi nad Jordanem, w tej górze, jaką jest Chrystus, górze równej Tobie, która się ze względu na nas uniżyła. Obrzydły nam ciemności nasze, nawróciliśmy się do Ciebie, a wtedy światłość się rozjarzyła. Niegdyś byliśmy ciemnością, a oto teraz jesteśmy światłością w Panu. Ale światłością na razie tylko przez wiarę, a jeszcze nie przez widzenie. Nadzieją bowiem jesteśmy zbawieni, a nadzieja, którą się widzi, już nie jest nadzieją. Ciągle jeszcze otchłań przyzywa otchłani. Ale już w głosie upustów twoich. Także ten, który mówi: Nie mogłem do was przemawiać jako do duchowych, ale jak do cielesnych, nawet apostoł Paweł nie mniema, żeby te rzeczy już zdołał pojąć. Ale o jednym wie na pewno, że zapominając o wszystkim, co jest poza nim, zdąża ku temu, co jest przed nim, wzdycha w utrapieniu. Dusza jego pragnie Boga żywego. Jak jeleń pragnie zdrojów wód pyta kiedyż tam dojdę pragnąc aby był przeobleczony w mieszkanie które jest z nieba woła do tych którzy głębiej od niego są w nie upodabniajcie się do tego świata ale się przemieńcie przez odnowę umysłu nie stawajcie się dziećmi w pojmowaniu ale pod względem zła bądźcie niemowlętami a umysłem bądźcie doskonałymi. Mówi też, o nierozumni galaci, kto was omamił? Ale to już nie apostoł Paweł przemawia tymi słowami, to Twój głos nas przyzywa. Z Wyżyny bowiem zesłałeś ducha Twego poprzez tego, który wstąpił na Wyżynę i rozwarł upusty swoich darów, aby rwący nurt tej rzeki rozweselił miasto twe. Do Chrystusa wzdycha ten przyjaciel oblubieńca apostoł Paweł, mając już u niego zadatek ducha, lecz w głębi duszy, wzdychając, wyczekując przybrania za syna, odkupienia swego ciała. Do Chrystusa wzdycha, jest bowiem częścią kościoła, Chrystusowej oblubienicy. Żarliwa jest jego miłość, bo jest on przyjacielem oblubieńca. Tego oblubieńca. A nie siebie miłuje. Głosem upustów Twoich, a nie swoim własnym głosem przezywa tych, którzy są głębiej w otchłani. Z miłości bowiem do Chrystusa lęka się, by tak jak Ewę oszukała chytrość węża, ich serca nie zostały skażone i by nie odpadły od niewinności, która jest w naszym oblubieńcu, jedynym synu Twoim. Jakże promienna rozbłyśnie piękność, gdy go ujrzymy, jakim jest, a przeminą już te łzy, które są mi chlebem we dnie i w nocy, gdy słyszę co dzień: Gdzie jest Bóg Twój? Ja także pytam: Boże mój, gdzie jesteś? Oto gdzie? Przez chwilę oddycham tobą, gdy rozgrzewa się dusza we mnie. I gdy wołam w uniesieniu, wyznając Twoją chwałę, jak człowiek radujący się w dniu świątecznym. Lecz znowu smutek pada na moją duszę, ponieważ osuwa się ona w dół i staje się otchłanią, a może raczej uświadamia sobie nagle, że ciągle jeszcze jest otchłanią. Wiara moja, którą zapaliłeś w nocy na mej drodze, mówi do mej duszy: Czemużeś smutna, duszo moja? I czemu mnie trwożysz miej nadzieję w Panu pochodnią nogą twoim słowo jego ufaj i wytrwaj aż przeminie noc matka bezbożnych aż przeminie gniew pański synami tego gniewu i my niegdyś byliśmy byliśmy ciemnością której resztę jeszcze wleczemy w ciele martwym wskutek grzechu aż powieje wiatr poranny i rozproszą się cienie. Ufaj duszo w Panu. Rano będę stał przed Tobą, Panie, i wypatrywał. Zawsze będę wyznawał Panu. Rano będę stał i ujrzę zbawienie oblicza mego, mojego Boga, który i nasze śmiertelne ciała ożywi ze względu na mieszkającego w nas ducha. Bo Duch Święty nad naszym rocznym i niestałym wnętrzem. Miłosiernie raczył się unosić. Od niego otrzymaliśmy w tym ziemskim pielgrzymowaniu rękojmie, że będziemy światłością, ale jeszcze ciągle nadzieją jesteśmy zbawieni. Przez nią jesteśmy dziećmi światłości i dziećmi dnia, a nie dziećmi nocy i ciemności, jakimi przecież byliśmy. Pośród niepewności, ciągle jeszcze ograniczającej ludzką wiedzę, ty tylko możesz nas odróżnić od tych, którzy są nadal ciemnością. Ty, który badasz serca nasze i nazywasz światłość dniem, a ciemność nocą. Któż bowiem oprócz Ciebie może nas rozpoznać? Cóż my posiadamy, czego nie otrzymaliśmy od Ciebie? Naczynia z jednej bryły gliny, jedne kuchwale, inne Hańbie. I nikt też inny, tylko Ty, Boże nasz, uczyniłeś dla nas ten firmament rozpostarto nad nami powagę boskiego pisma Twojego: Niebo będzie zwinięte kiedyś jak księga, teraz zaś trwa nad nami rozciągnięte jak Baldachim ze skór, a tym wznoślejsza jest powaga Twojego boskiego pisma, że już zmarli owi śmiertelni ludzie. Przez których je nam ty dałeś. Ty wiesz, panie, ty wiesz, że skórami niegdyś odziałeś ludzi, gdy przez grzech stali się śmiertelni. A potem jak baldachim ze skór, rozpostarłeś firmament Twojej księgi. Tym firmamentem są słowa Twoje, których żadna nie rozdziera sprzeczność. Aby je umieścić nad nami, posłużyłeś się pomocą ludzi śmiertelnych. Także sama ich śmierć przyczyniła się do tego, że niewzruszona powaga Twoich słów, przez nich głoszonych, rozpostarła się na wyżynie, aby osłaniać wszystko, co się znajduje poniżej niej. Dopóki ludzie owi żyli, nie była ona jeszcze rozpostarta tak wysoko. Jeszcze bowiem nie rozciągnąłeś tego nieba jak Baldachimu ze skór, jeszcze nie rozszerzyłeś na wszystkie strony świata sławy tych ludzi. Ona rozniosła się dopiero po ich śmierci. Pozwól nam, Panie, spojrzeć na te niebiosa dzieło palców Twoich. Rozegnaj przed naszymi oczyma chmurę, jaką zasłoniłeś ten firmament. W nim jest świadectwo Twe, dające mądrość dzieciom małym. Spraw, Boże mój, by nic nie tłumiło chwały Twej, głoszonej ustami niemowląt i ssoncych. Nie znam żadnych innych ksiąg, które by tak skutecznie gromiły pychę. Tak dzielnie pokonywały i nieprzyjaciela, i tego, kto się opiera Tobie, odrzucając pojednanie z Tobą i broniąc swoich grzechów. Nie spotkałem, panie, nigdzie indziej nie spotkałem słów równie czystych, słów, które by równie mocno skłaniały do wyznań i które by tak bardzo ułatwiały pochylenie karku pod jarzmo Twe, albo tak łagodnie mnie namawiały do służenia Tobie, a nie sobie samemu. Obym rozumiał te słowa, dobry Ojcze. Udziel tej łaski mnie, który się im poddaje, bo przecież właśnie dla uległych utwierdziłeś się tak niewzruszeniem. Ponad firmamentem Twego Pisma są, jak wierzę, inne wody, nieśmiertelne i ziemskiemu skażeniu niepodległe. Niechże chwalą imię Twe. Niech Cię wysławiają te nadniebiańskie zastępy Twoich aniołów. Oni nie potrzebują spoglądać na nasz firmament, aby przez odczytywanie jego tekstu poznawać Twoje słowo. Zawsze bowiem oblicze Twoje widzą i na nim odczytują bez pomocy sylab zapisanych w czasie, czego żąda wieczna wola Twoja. Odczytują ją, wybierają ją i miłują. Zawsze czytają, a nigdy nie przemija to, co odczytują. Wybierając bowiem i miłując, odczytują samą niezmienność Twego zamysłu. Tekst, który odczytują, nie będzie zamknięty, ich księga nie będzie zwinięta, bo księgą tą jesteś dla nich Ty sam, a Ty wiecznie jesteś. Wyznaczyłeś im miejsce ponad naszym firmamentem, który utwierdziłeś, aby nim osłonić słabe ludy żyjące tu w dole. Utwierdziłeś nasz firmament po to aby mogły ku niemu spoglądać w górę te słabe ludy i poznawać miłosierdzie twoje w czasie ukazujące ciebie który wszelki czas stworzyłeś W niebie panie miłosierdzie twoje a prawda twoja do chmur przechodzą chmury niebo pozostaje przechodzą głosiciele słowa twego z tego życia do innego życia a pismo Twoje, aż do końca tego świata, nad ludami będzie rozpostarte. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa Twoje nie przeminą. Baldachim ze skór będzie zwinięty, trawa, nad którą był on rozpięty, z całym urokiem swoim przeminie. Słowo zaś Twoje wiecznie trwa. Widzimy je teraz, jak przez chmury, niejasno, jak w zwierciadle a nie takie, jakim jest, bo i my, chociaż nas umiłował Twój Syn, jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Usidlony w nasze ciało, przyjrzał się nam, przemówił do nas czule, zapalił nasze serca i biegniemy za wonnością Jego olejków, lecz kiedy On się ukaże, będziemy podobni do Niego, bo ujrzymy Go, jakim jest. Będzie nam dane zobaczyć go, jakim jest, o Panie, ale ten czas jeszcze nie nadszedł. Jak tylko Ty w sensie bezwzględnym istniejesz, tak samo tylko Ty jeden masz zupełną wiedzę. Bo istnienie Twoje wiedza i wola są niezmienne. Istnienie Twoje niezmiennie wie i chce. Wiedza Twoja niezmiennie istnieje i chce. Wola twoja niezmiennie istnieje i wie. A nie uważasz za słuszne, by zmienny byt, choćby oświecony, mógł poznać światło niezmienne, tak jak ono samo siebie zna. Przeto dusza moja, jak ziemia bezwodna, pragnie ciebie. Jak nie może sama siebie oświecić, tak też nie może sama zaspokoić swego pragnienia. U ciebie bowiem jest zdrój życia. W Twojej światłości oglądamy światłość. Kto skupił gorzkie wody człowieczeństwa w jedną społeczność? Wszyscy ludzie dążą do tego samego celu: do doczesnego szczęścia na ziemi. Wszystko, co czynią, ku temu jest skierowane, chociaż pośród różnorodnych zabiegów miotają się burzliwie w udręce jak fale morza. Któż ich skupił, jeśli nie ty, panie, któryś rzekł? Niech się zbiorą wody, które są pod niebem na jedno miejsce, a niech się ukaże ziemia sucha. Ta właśnie, która pragnie ciebie. Twoje jest morze, i ty je uczyniłeś. Ziemię suchą też ukształtowały ręce twoje. Morzem jest nazwane całe zbiorowisko wód, a nie tylko gorzka piana przewrotnej woli ludzkiej. Ty wszystko ujmujesz w karby. Także złe pożądania dusz. Wytyczasz granice, poza które wodą nie wolno się rozlewać, wskutek czego rozbijają się jedne o drugie. Tym sposobem czynisz z nich morze podporządkowane ładowi, jaki jest ustalony Twoim rozkazem najwyższym i przemożnym. Dusze zaś spragnione Ciebie, takie, które w Twoich oczach są oddzielone od całego morza. Przeznaczeniem do innego celu, skrapiasz słodką wodą z ukrytego zdroju, aby i Ziemia mogła wydać swój plon, i aby zgodnie z Twoim rozkazem, Panie, dusza nasza, według rodzaju swego, owocowała uczynkami miłosierdzia, jak się dzieje wtedy, gdy okazujemy miłość bliźniemu, wspomagając go w potrzebach materialnych. Nasieniem dla takiego plonu jest wspólnota ludzkiego losu. Z własnej słabości czerpiemy współczucie, skłaniające nas byśmy śpieszyli na pomoc tym, którzy tego potrzebują, jak sami byśmy chcieli, aby nam inni pomogli, kiedy się znajdziemy w podobnej biedzie. Postępujemy tak nie tylko wtedy, gdy jest to dla nas łatwe, jak dla trawy wydanie nasienia, lecz także wtedy, gdy dla udzielenia bliźniemu pomocy i obrony musimy użyć całej naszej siły. Jesteśmy wtedy jak drzewo owocodajne. Bliźniemu bowiem, który doznaje krzywdy, wyświadczamy dobro przez wyrwanie go z rąk przemocy i otoczenie silną osłoną prawdziwej sprawiedliwości, jak drzewo osłania dobroczynnym cieniem. Takimi sposobami, panie, opromieniasz i umacniasz nasze życie. Śmiem więc błagać Ciebie o to, aby prawda wyrastała z ziemi, a sprawiedliwość z nieba spoglądała. Niech się staną światła na utwierdzeniu nieba. Spraw, byśmy przełamywali się naszym chlebem złaknącymi, a nędzarzy bezdomnych wprowadzali do naszego domu, przyodziewali nagich, a nie gardzili wspólnikami naszego ludzkiego rodu. Te dobre czyny są plonami rodzącymi się z ziemi. Spojrzyj na nie i powiedz: Dobrze, że one są. Niech się rozjaża ta doczesna światłość nasza, abyśmy od tych niższych plonów pochodzących z działania mogli się wznieść do radości kontemplacji, i posiedli tam w górze słowo żywota, i zajaśnili, jak gwiazdy nad światem przytwierdzone do firmamentu Twego pisma świętego. W tym piśmie rozmawiasz z nami. Każąc nam odróżniać rzeczy dostępne dla umysłu od tych, które zmysłom są dostępne, i dusze oddane sprawom duchowym od tych, które służą rzeczom doczesnym, tak samo jak odróżniamy dzień od nocy. Niegdyś, zanim powstał firmament, tylko ty jeden w tajemności Twojego rozstrzygnięcia, oddzieliłeś światłość od ciemności. Teraz także Twoje duchowe dzieci są jak gwiazdy umieszczone na tym firmamencie, bo łaska twa objawiła się całemu światu. Mają przeznaczone dla siebie miejsca, z których sieją blask na ziemię. One też pozwalają odróżnić dzień od nocy i są znakami czasu, bo dawne rzeczy przeminęły, oto wszystko nowym się stało. Teraz bliższe jest nasze zbawienie, Niż było wówczas, gdyśmy uwierzyli. Noc już daleko się posunęła i przybliżył się dzień. Błogosławić będziemy okręgowi roku twego, wysyłając robotników na twoje żniwo, aby zebrali to, co trudem innych zostało zasiane, a także posyłając pracowników na inny zasiew, z którego żniwo będzie u kresu czasu. Tak spełniasz modlitwy sprawiedliwego. I błogosławisz Jego latom. Ale zawsze jesteś ten sam, i w latach Twoich, które nie ustaną, przygotowujesz spichlerz dla plonów naszych lat przemijających. Według wiecznego zamysłu, zsyłasz w odpowiednich porach na Ziemię Twoje niebiańskie dary. Jeden otrzymuje przez Ducha Świętego mowę mądrości. A zdolność ta jest jakby owym większym światłem przez Ciebie stworzonym, bo przyświeca jak słońce poranne tym, którzy potrafią się cieszyć jasnością przejrzystej prawdy. Inny przez tego samego ducha otrzymuje mowę umiejętności, która jest jakby owym mniejszym światłem przez Ciebie stworzonym. Jednemu wiara w tymże duchu, a innemu łaska uzdrawiania w tymże duchu. Jednemu dar czynienia cudów, drugiemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu rozmaitość języków. Wszystkie te dary są jak gwiazdy. A wszystko to sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu z osobna jak chce i czyniąc, że gwiazdy się rozjażają ku naszemu pożytkowi. Mowa zaś umiejętności, obejmująca wszystkie takie tajemnice, które się zmieniają w czasie, jak księżyc, oraz wszystkie następne dary, które wymieniłem, porównując je do gwiazd, tak się różnią od czystego blasku mądrości, z której dzień radość czerpie, jak noc, której przyświecają, różni się od świtu. Dary te są konieczne ze względu na tych, do których bardzo przenikliwy Twój sługa, apostoł Paweł, nie mógł przemawiać jako do duchowych, ale jak do cielesnych, chociaż między doskonałymi głosił i mądrość. Człowieka zmysłowego, jak maleńkie dziecko w Chrystusie pijącego mleko, póki nie odrośnie do posilniejszego pokarmu i póki jego wzrok nie wzmocni się tak, żeby mógł na słońce patrzeć, takiego człowieka niechże nie otacza pusta noc. Lepiej będzie, jeśli się on na razie zadowoli, światłem księżyca i gwiazd. O tym rozmawiasz z nami, najmędrszy nasz Boże, w tej księdze Twej, która jest stworzonym przez Ciebie firmamentem, abyśmy pojęli te sprawy w cudownej kontemplacji, chociaż jeszcze poddani jesteśmy znakom, porom, dniom i latom. Ale najpierw, powiada Pan, obmyjcie się, czystymi bądźcie, odejmijcie złość myśli Waszych, od oczu moich, przestańcie źle czynić, aby się mogła wyłonić ziemia sucha. Uczcie się dobrze czynić, czyńcie sprawiedliwość sierocie, brońcie wdowy, aby ta ziemia mogła z siebie wydać trawę pastewną i drzewa owocodajne. I przyjdźcie, a będziemy się prawować, mówi Pan, aby na firmamencie niebieskim. Rozbłysły światła i oświecały ziemię. Pytał niegdyś bogaty człowiek nauczyciela dobrego, co ma czynić, aby osiągnąć żywot wieczny. Niechże posłucha tego nauczyciela, którego uważa tylko za człowieka, a który jest dobry właśnie dlatego, że Bogiem jest. Niech posłucha tej odpowiedzi, że jeśli chce wejść do żywota, powinien zachowywać przykazania. Niech odrzuci precz gorzkie dziedzictwo zła i nieprawości, niech nie zabija, nie cudzołoży, nie kradnie, nie mówi fałszywego świadectwa. Jeśli tak będzie czynił, wyłoni się suchy ląd, a zrodzonym z tej ziemi plonem będzie szacunek dla ojca i matki, i miłość bliźniego. Tego wszystkiego, rzekł bogaty człowiek, przestrzegałem. Skąd więc tyle cierni, jeśli ziemia jest żyzna? Nie zwlekając, wytnij rozkrzewione zarośla chciwości. Sprzedaj, co masz i napełnij się dobrymi owocami, rozdając dobytek ubogim, a będziesz miał skarb w niebiesiech? I pójdź za Panem, jeśli chcesz być doskonały. Przebywaj między ludźmi, Pośród których głosi mądrość Ten, który wie, jakich darów należy udzielić dniowi, a jakich nocy, abyś i Ty to wiedział, aby i dla Ciebie zajaśniały światła na firmamencie niebieskim. Aby tak się stało, musisz tam umieścić swoje serce. Tego zaś nie będziesz mógł uczynić, póki nie będzie tam Twojego skarbu, jak usłyszałeś od dobrego nauczyciela. Lecz zasmucił się ten człowiek bogaty, ta ziemia jalowa, i ciernie zagłuszyły słowo mistrza. Wy jednak, będąc rodzajem wybranym, tym, co jest słabe u świata, wy, którzyście zostawili wszystko, aby pójść za Panem, idźcie za Nim i zawstydźcie potężnych. Idźcie za Nim, posłańcy o pięknych stopach, i zajaśniejcie na firmamencie, aby niebiosa głosiły chwałę jego odróżniając światłość tych którzy są doskonali lecz jeszcze nie są jak aniołowie od ciemności tych którzy są jak małe dzieci lecz rokują dobre nadzieje jaśniejcie nad całą ziemią dzień promieniający słońcem niech drugiemu dniowi słowo mądrości głosi noc wysrebrzona księżycem niech przekazuje następnej nocy słowo umiejętności Księżyc i gwiazdy w nocy świecą, a noc ich nie pochłania, bo one jej dają światło, tyle światła, il ona przyjąć może. Było tak, jakby po przyrzeczeniu przez Boga, niech się staną światła na utwierdzeniu nieba, stał się nagła z nieba szum, jakby się zerwał gwałtowny wicher i ukazały się im rozdzielone języki, jak gdyby ognia. I na każdym z nich z osobna spoczął jeden. I stali się światłami na firmamencie niebieskim, wyposażonymi w słowo żywota. Płomienie święte, płomienie wspaniałe, rozbiegnijcie się na wszystkie strony. Wy jesteście światłością świata, więc nie stawia się was pod korzec. Ten, któremu dochowaliście wierności, Wzniósł się na Wyżynę i Was za sobą pociągnął. Rozbiegnijcie się na wszystkie strony, niech Was poznają wszystkie ludy. Niech i morze pocznie i zrodzi Wasze dzieła. Niech się zaroją wody żywymi istotami pływającymi i pełzającymi. Oddzielając drogą rzecz od podłej, staliście się jako usta Boga, którymi mówił. Niech się zaroją wody, nie takimi żywymi istotami, jakie wydaje ziemia, ale żywymi istotami pływającymi i pełzającymi, a ptactwo niechaj lata nad ziemią. Poprzez pracę Twoich świętych, Boże, Twoje sakramenty niejako wpełzły między fale pokus tego świata, aby skąpać narody w chrzcie Twoim i wycisnąć na nich pieczęć Twojego imienia. Nieraz się dokonywały wielkie cuda, które są jak wieloryby, a orędzia Twoich posłańców leciały nad ziemią, jak ptaki pod firmamentem Twojej księgi. Ona bowiem nadawała im powagę, i pod jej osłoną mieli odbywać każdą na podróż. Nie ma takiego języka, nie ma takiej mowy, w której by nie zabrzmiały ich głosy. Na całej ziemi rozległy się ich słowa, bo Ty je, panie. Błogosławieństwem Twoim rozmnożyłeś. Czy mówię nieprawdę? Czy bezprawnie mieszam jasne rozpoznanie owych tajemnic, które należą do firmamentu nieba, z procesami materialnymi, jakie są w wodach morza i pod firmamentem nieba dokonują? Może nie potrafię rozróżnić jednego od drugiego? Są prawdy ustalone i określone. Już nigdy potem nie pomnażane przez rozwój. Takimi są światła mądrości i umiejętności. Ale przejawy materialne tych prawd są liczne i różnorakie. Jedna rzecz wyłania się z drugiej, i mnożą się one dzięki Twemu błogosławieństwu Boże, który śmiertelne znużenie, jakiemu nasze zmysły łatwo ulegają, nadrabiasz tym, że jedna i ta sama prawda jest ukazywana i przedstawiana naszym umysłom, przez wiele różnych zjawisk materialnych. Wody wywiodły z siebie żywe stworzenia pływające i pełzające. Ale stało się to na słowo Twoje. Potrzeby ludów oddalonych od wiecznej prawdy Twej spowodowały konieczność wielkich znaków, ale stało się to przez Ewangelię Twoją. Wszystko to wody wyłoniły z siebie, ze swojej gorzkiej niedoli, aby te rzeczy według twojego słowa niedolę ową leczyły wszystkie rzeczy są piękne bo ty ich stwórcą jesteś ale żadne nasze słowa nie wypowiedzą tego o ile piękniejszy od wszystkich rzeczy jesteś ty który je stworzyłeś gdyby adam od ciebie nie odpadł wywodzący się z niego ród nie byłby gorzkim morzem Owym rodem ludzkim otchłannie ciekawym, burzliwie pysznym, szamoczącym się w niepewności. I szafarze twoi nie musieliby się krzątać pośród spiętrzonych wód, oddziewając mistyczne fakty i słowa w kształty materialne, dostępne dla zmysłów. Tak właśnie interpretuje owe płazy i ptaki jako fakty i słowa mistyczne, którymi przeniknięci ludzie uzyskują. Poddając się materialnej stronie sakramentów, dostęp do świętych tajemnic. Ale nie mogliby postąpić dalej, gdyby ich dusze nie uzyskiwały życia duchowego wyższego rzędu i gdyby nie patrzyli poprzez słowo inicjacji ku następującemu potem wypełnieniu. Nie głębina morska. Lecz oddzielona od gorzkich wód sucha Ziemia wydaje na polecenie twego słowa już nie istoty pełzającej ptaki, lecz żywą duszę. To dlatego, że Ziemia już nie potrzebuje chrztu, jak go potrzebowała, gdy ją okrywały wody i jak go jeszcze potrzebują poganie. Odkąd postanowiłeś, że do królestwa niebieskiego wchodzi się przez chrzest, nie wchodzi się do niego inaczej. I już nie wypatruje ona wielkich cudów po to, aby mogła uwierzyć. Nie jest już taką, że póki nie ujrzy znaków i dziwów, nie chce uwierzyć. Sucha ziemia, która ma wiarę, została już oddzielona od wód morza, które jest gorzkie, bo wiary nie ma. Dar mówienia różnymi językami jest znakiem nie dla wiernych, ale dla niewierzących, ani też takich skrzydlatych istot, jakie na słowo twoje wydało Morze. Już nie potrzebuje ziemia, którą utwierdziłeś nad wodami. Ześli na nią słowo Twoje przez Twoich wysłanników. Wprawdzie my opowiadamy o ich czynach, ale to Ty działasz przez nich, by ożywiali duszę. Ziemia wydaje duszę żywą, gdyż potrzeby ziemi są przyczyną, że Twoi wysłannicy dokonują na niej takiego dzieła. Podobnie potrzeby morza były przyczyną, że istoty pełzające działały pośród wód, a ptaki skrzydlate pod firmamentem niebieskim. Ziemia już teraz tamtych istot nie potrzebuje, ale na uczcie, jaką nagotowałeś przed oczyma wierzących, pożywa ona rybę podźwigniętą z głębiny. Ryba została podźwignięta z głębiny po to, aby była pokarmem ziemi suchej. Istoty skrzydlate też się wywodzą z morza, ale się rozmnożyły na ziemi. Bo nieco innego, jak brak wiary u ludzi, stał się przyczyną tego, że ewangeliści zaczęli nauczać. Ale ich nauki oddziałują także na wiernych, a błogosławieństwa, jakie wierni przez nich otrzymują, mnożą się z dnia na dzień. Dusza żywa zaś początek wzięła z ziemi, bo tylko ci, którzy już mają wiarę, Mogą odnieść pożytek z oderwania się od miłości do świata doczesnego, aby dusze ich żyły dla Ciebie, dusze, które były martwe, gdy żyły w rozkoszach, rozkoszach o Panie zadających śmierć, rozkosz, która życiem darzy ludzi czystego serca, to jesteś Ty, Panie. Niech więc słudzy Twoi wypełniają swoje zadania na ziemi. Nie muszą tu działać tak, jak pośród wód niewiary, gdzie głoszą Twoje słowa poprzez cuda, tajemnice i mistyczne głosy. Tylko porażające tajemniczością znaki mogą tam przyciągnąć uwagę, gdyż niewiedza jest matką podziwu. Takimi to wrotami wkraczają do wiary synowie Adamowi, którzy zapomniawszy o Tobie, kryją się przed Twoim obliczem i sami się stają morską otchłanią. Lecz na ziemi niechaj twoi słudzy pracują jako na suchym lądzie, wyodrębnionym od zamętu morza. Niech będą wzorem dla wiernych, żyjąc pośród nich i będąc dla nich przykładem zachęcającym do naśladowania. Dzięki takiemu postępowaniu, owe słowa: Szukajcie Boga, a będzie żyła dusza wasza, nie są tylko dźwiękami uderzającymi w ludzkie uszy. Są wezwaniem do działania w tym celu, aby Ziemia mogła z siebie wydać duszę żywą. Nie upodobniajcie się do tego świata, raczej się go wystrzegajcie. Dusza żyje dzięki unikaniu rzeczy, których szukanie oznacza śmierć. Daleko się trzymajcie od tego strasznego potwora, jakim jest pycha, i od bezwolnego pogrążania się w rozpuście, jak też od sprzecznych twierdzeń rzekomej nauki. A dzięki temu bestie się oswoją, bydlęta nagną się do jarzma, węże utracą jad. Te zwierzęta są alegorią popędów duszy. Nadęta pycha, upodobanie w rozpuście, jak też trucizna próżnej ciekawości, to są popędy duszy umarłej. Nie w tym sensie umarłej, żeby zakrzepła w bezruchu, ale umarłej przez to, że odeszła od źródła życia. I porwał ją prąd życia doczesnego, do którego się dostosowała. Słowo zaś twoje, panie, jest źródłem życia wiecznego. Ono nie przeminie. Dlatego nam zakazałeś odstępować od niego, mówiąc, byśmy się nie upodobniali do tego świata. Chodzi o to, aby dzięki zdrojowi życia ziemia mogła zrodzić duszę żywą, która według twego słowa. Ogłoszonego przez Twoich ewangelistów, pozostaje czysta dzięki naśladowaniu naśladowców Chrystusa, Syna Twego. Taki jest sens słów, według rodzaju swego, bo człowiek naśladuje swego przyjaciela. Bądźcie, mówi apostoł Paweł, tacy jak ja, skoro ja jestem takim jak Wy. W żywej duszy. Dzięki jej dyscyplinie bestie łagodnieją. Powiedziałeś nam, w łagodności dokonuj swoich dzieł, a każdy człowiek będzie cię kochał. Bydlęta też się stają dobre. One, chociażby jadły, nie osiągają nasycenia, a powstrzymując się od jedzenia, nie cierpią niedoli. I węże dobrymi się stają. Ich jad już nie truje. A przebiegłość służy tylko czujności. Wglądają one w tajniki doczesnej natury tylko na tyle, na ile jest to potrzebne, abyśmy poprzez zrozumienie Twoich stworzeń mogli dojrzeć wieczność. Wszystkie te zwierzęta mogą służyć rozumowi, jeśli się im pozwala żyć i być dobrymi, z dala od ścieżki wiodącej ku śmierci. Przede wszystkim, więc, o Panie Boże nasz, Stwórco nasz, musimy się nauczyć trzymać na wodzy nasze upodobanie do rzeczy tego świata, bo złe życie, jakie wśród nich pędziliśmy, spychało nas do śmierci. Musimy prowadzić dobre życie, aby mogła w nas powstać żywa dusza. Musimy być w pełni posłuszni orędziu, jakie nam przekazałeś przez twego apostoła w słowach nie upodabniajcie się do tego świata. Trzeba też pamiętać o tym, co zaraz na drugim miejscu powiedziałeś, ale się przemieńcie przez odnowę umysłu. Tu już nie dodałeś według rodzaju swego. Co by znaczyło, że nam każesz naśladować innych, którzy już wcześniej szli tą drogą, albo żyć według wzoru kogoś lepszego od nas? Stwarzając bowiem człowieka, nie powiedziałeś Niech się stanie człowiek według rodzaju swego ale uczyńmy człowieka na obraz i podobieństwo nasze chciałeś bowiem byśmy sami badali jaka jest twoja wola właśnie dlatego twój sługa apostoł paweł który się stał ojcem wiernych przez ewangelię powiedział przemieńcie się przez odnowę umysłu abyście doświadczyli Jaka jest wola Boga? Co jest dobre, co miłe, co doskonałe? Nie chciał, żeby dzieci, które zrodził, pozostały na zawsze niemowlętami, które by karmił mlekiem i jak piastunka kołysał. I dlatego też nie mówisz: Niech się stanie człowiek, ale uczyńmy człowieka. Nie mówisz według rodzaju swego, ale na obraz i podobieństwo nasze. Chodzi tu o to, że kiedy człowiek przemienił się przez odnowę umysłu, dzięki czemu ogląda i pojmuje Twoją prawdę, nie potrzebuje wskazówek innego człowieka, który by go skłaniał do naśladowania Jego rodzaju. Dzięki Twoim wskazówkom już sam bada, jaka jest Twoja wola, co jest dobre, co miłe, co doskonałe. Teraz, gdy jest już do tego przygotowany, uczysz go. Czym jest troistość jedności i jedność troistości? Aby sam to widział i aby rozumiał, dlaczego po liczbie mnogiej, uczyńmy człowieka, następuje liczba pojedyncza, uczynił Bóg człowieka, jak też po liczbie mnogiej, na obraz nasz, następuje liczba pojedyncza, na obraz Boga. Na tej drodze, ucząc się poznawać Boga, Człowiek się staje nowym człowiekiem na obraz swego stwórcy. Ten, kto otrzymał dary duchowe, rozsądza wszystko, wszystko, co może podlegać naszemu osądowi, a sam przez nikogo nie jest sądzony. Prawo człowieka do rozsądzania wszystkiego wyrażone jest jego panowaniem nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią, i nad wszelkim plazem pełzającym po ziemi. Panuje on nad nimi swoją inteligencją, dzięki której pojmuje to, co jest z Ducha Bożego. Bez tego człowiek, choć we czci był, nie zrozumiał, przerównany jest bydlętom bezrozumnym i stał się im podobny. Przeto w Twoim kościele, stosownie do łaski, jakiej mu udzieliłeś, Boże nasz, bo przecież Twoim jesteśmy dziełem, stworzeni na dobre uczynki. Rolę duchowego osądzania spełniają nie tylko ci, którzy duchowo przewodzą, lecz także ci, którzy duchowo tamtym podlegają. Podobnym przykładem jest to, że stworzyłeś człowieka jako mężczyznę i kobietę, ale pod względem Twojej łaski duchowej są oboje tym samym, odmienność płci. Nie tworzy między mężczyzną i kobietą żadnej różnicy pod względem łaski, podobnie jak nie ma różnicy między Żydem i Grekiem, między Niewolnikiem i Wolnym. Ci więc, którzy mają dary duchowe, mają władzę duchową sądzenia, zarówno ci, którzy rządzą, jak i ci, którzy podlegają, lecz nie osądzają tych duchowych prawd, które są jak światła jaśniejące na firmamencie. Tak wzniosła bowiem powaga, nie podlega sądom, ani nie osądzają Twojej księgi, choćby tam były fragmenty dla nas niejasne. Księdze tej bowiem poddajemy nasz rozum i nie mamy wątpliwości, że również to, co jest w niej zamknięte przed naszymi oczyma, jest powiedziane słusznie i wyraża prawdę. Człowiek, nawet gdy otrzymał dary duchowe i odnawia się ku poznaniu Boga. Na wzór tego, który go stworzył, powinien być wykonawcą, a nie sędzią prawa. Ani też nie jest uprawniony do dzielenia ludzi na duchowych i cielesnych. Ty jesteś Bogiem nas wszystkich i widzisz tych ludzi, którzy się jeszcze wobec nas nie odsłonili swymi czynami, dzięki czemu moglibyśmy ich poznać z ich owoców. Ty, panie, wszystkich ludzi znasz. Wyróżniłeś ich i powołałeś tajemnie, zanim firmament powstał. Żaden też człowiek nie może, choćby miał dary duchowe, osądzać tłumów miotających się burzliwie w tym świecie. Bo cóż mu do tych, którzy są poza nami, aby ich sądził, skoro nie wie, kto z nich jeszcze wejdzie w blogą dziedzinę twojej łaski, a kto pozostanie na zawsze w bezbożności, jak na gorzkim wygnaniu. Człowiek, którego na Twój obraz stworzyłeś, nie otrzymał władzy nad światłami nieba, ani nad samym niebem, które jest przed nim zakryte, ani nad dniem i nocą, które rozróżniłeś jeszcze przed powstaniem nieba, ani nad tym zbiorowiskiem wód, które nazywamy morzem. Otrzymał panowanie nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią. I nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. Tę dziedzinę człowiek osądza i pochwala. Pochwala to, co uznaje za słuszne, a gani to, co uznaje za niewłaściwe. Wypełnia to panowanie czy to przez sprawowanie sakramentu, jakim wprowadzani są do Twojej łaski ci, których Twoje miłosierdzie pośród zwału wód wyśledziło. Czy to przez sprawowanie Eucharystii, w której podaje się rybę wydźwigniętą z otchłani, a pobożna ziemia ją pożywa, czy to przez znaki i przez słowa, jakie wypowiada, podlegające powadze Twojej księgi, jak ptaki lecące pod firmamentem. Może on wykładać i objaśniać Twoją naukę, rozważać i dyskutować, sławić Cię i wzywać Twojej pomocy, a na to wyrywające się z ust wezwanie lud odpowiada Amen. Wszystkie te słowa muszą być tak dobitnie wypowiedziane, aby doszły do ludzkich uszu. A to dlatego, że świat jest wielką otchłanią morską, a ciało jest ślepe. Ludzie nie mogą dojrzeć myśli, więc trzeba im krzyczeć o nich do uszu. W tym sensie trzeba wypowiedzieć, że chociaż ptactwo rozmnożyło się na ziemi, Wywodzi się ono jednak z wód. Człowiek mający dary duchowe osądza także wiernych, pochwalając to, co jak stwierdza jest dobre, a ganiąc to, co niewłaściwe w ich czynach i obyczajach. Ocenia ich według udzielanej przez nich jałmużny, która jest jakby plonem wydawanym przez ziemię urodzajną i według ich namiętności. Które w żywej duszy są oswajane praktykowaniem czystości, przestrzeganiem postów i pobożnym rozmyślaniem o tym, co poznajemy przez zmysły. Mówimy tu o osądzaniu przez człowieka takich faktów, które jest on też zdolny poprawiać. A teraz jeszcze ta jakże wielka tajemnica. Błogosławisz ludzi, Panie, mówiąc, by byli płodni. Rozmnażali się i zaludniali Ziemię. I nie dodajesz żadnej wskazówki, abyśmy zrozumieli, dlaczego w taki sam sposób nie pobłogosławiłeś światłości, którą nazwałeś dniem, ani utwierdzenia niebieskiego, ani świateł dwóch na niebie, ani gwiazd, ani Ziemi, ani Morza. Gdybyś w taki sposób nie pobłogosławił również ryb i wielorybów, aby były plodne i mnożyły się i zapełniały wody morskie i ptactwa, aby się rozmnażało na Ziemi? Powiedziałbym, Boże, że chciałeś daru takiego błogosławieństwa udzielić wyłącznie człowiekowi, jako stworzonemu przez Ciebie na Twój obraz. Gdybym zaś stwierdził, że takie błogosławieństwo jest zastosowane również do drzew i ziół i do zwierząt ziemi, powiedziałbym, że odnosi się ono do tych wszystkich bytów, które się odtwarzają z własnego gatunku przez prokreację. A jednak ani do ziół i drzew, ani do zwierząt i węży nie zostało powiedziane: bądźcie płodne i mnóżcie się. Chociaż wszystkie te gatunki rozmnażają się i zachowują przez prokreację, podobnie jak ryby, ptaki i ludzie. Co więc mam powiedzieć, o światło moje, prawdo? Czy mam rzec, że nie ma żadnego znaczenia, iż tak, a nie inaczej jest powiedziane? To nie do pomyślenia, ojcze pobożności, żebym ja, sługa słowa twego, tak rzekł. Jeżeli nie rozumiem, co dana wypowiedź oznacza, niech posłużą się nią lepiej ludzie lepsi ode mnie to znaczy, mający większą inteligencję, jeżeli ja mam, według miary rozumu, jaki każdemu poszczególnemu człowiekowi, Boże mój, udzieliłeś. Ale i na te wyznania moje spojrzyj łaskawie, Panie. Oto wyznaję ci, że nie wierzę, iżbyś to rzekł bez określonej intencji. I nie zawaham się podać takiego wyjaśnienia, jakie mi się przy lekturze tego miejsca nasuwa. Interpretacja ta nie kłóci się z prawdą i nie widzę powodu, żebym nie miał dopatrywać się w twoim piśmie Treści symbolicznej. Wiem, że prawda, którą umysł pojmuje, tylko w jeden sposób może mieć wiele różnych wyrazów materialnych. Jak też wiem, że to, co ma tylko jeden wyraz zewnętrzny, umysł może rozumieć w różny sposób. Przykładem może być jednolite pojęcie miłości Boga i bliźniego. W jakże wielu różnych symbolach znajduje ono swój materialny wyraz. Jak wiele różnych słów je określa, w niezliczonych językach, a w każdym z nich ileż różnych wyrażeń. Tak właśnie się rozmnażają istoty żyjące w morzu. Z drugiej zaś strony, przykładem może być werset: Na początku uczynił Bóg niebo i ziemię. Tę prawdę pismo święte przedstawia nam tylko w jeden sposób, i jeden jej nadaje wyraz słowny, a można ją wykładać różnymi sposobami. I to bez wypaczenia i błędu, gdyż można nadawać temu zdaniu wiele różnych niesprzecznych z prawdą interpretacji. Tak się rozmnaża potomstwo ludzkie. Można z tego wyciągnąć wniosek, że jeśli myślimy o przyrodzie nie alegorycznie, ale dosłownie, zdanie: bądźcie płodne i mnóżcie się, odnosi się do wszystkich stworzeń, które się odtwarzają z nasienia. Jeśli zaś pojmujemy to zdanie w sensie symbolicznym, a wydaje się prawdopodobniejsze, że taka jest w tym miejscu intencja Pisma Świętego, bo przecież nie może być przypadkiem, że stosuje ono to błogosławieństwo tylko do potomstwa istot pochodzących z morza i do potomstwa ludzi, to trzeba stwierdzić, że dostrzegamy proces pomnażania się także u wielu innych bytów stworzonych, duchowych i materialnych symbolicznie przedstawionych jako niebo i ziemia, w duszach sprawiedliwych i niegodziwych, nazywanych światłością i ciemnością, w autorach Pisma Świętego, którzy nam przekazują prawo Boże, będące jakby firmamentem, niewzruszenia umieszczonym przez Boga między górnymi a dolnymi wodami i we wspólnocie ludów pogrążonych w goryczy jak w morzu i w gorliwości dusz pobożnych, nazwanych suchym lądem, i w czynach miłosiernych, wspomagających bliźniego w tym życiu, jakoby w trawie dającej nasienie, i w drzewach rodzących owoce, i w darach duchowych objawionych nam dla naszego pożytku, jakoby w światłach gorejących na niebie, i w namiętnościach okiełznanych powściągliwością, jak to jest w duszy żywej. We wszystkich tych dziedzinach dostrzegamy proces pomnażania się, stwierdzamy, chłodność i wzrost. Ale tylko w przypadku znaków formułowanych materialnie stwierdzamy wzrost i pomnażanie się w tym sensie, że jedna prawda może być wyrażana różnymi sposobami. I tylko w przypadku pojęć ujmowanych przez umysł stwierdzamy wzrost i pomnażanie się w tym sensie, że jedną wypowiedź można interpretować w wiele różnych sposobów. Mniemam więc... Że rozmnażanie się istot w wodach odnosi się do materialnie formułowanych znaków, których potrzebujemy, dlatego że nasze ciało jest jak otchłań morska. Rozmnażanie się zaś rodzaju ludzkiego wskazuje także na myśli wytwarzane przez nasz umysł, gdyż jego znamienną cechą jest twórcza płodność. Taki, jak sądzę, jest sens wezwania wypowiedzianego przez Ciebie, Panie. Do dwóch rodzajów istot, bądźcie płodne i mnóżcie się. Myślę, że tym błogosławieństwem udzieliłeś nam możliwości i zdolności zarówno wyrażania różnymi sposobami takich rzeczy, które tylko w jeden sposób pojmujemy, jak i wielorakiego rozumienia tego, co tylko w jeden tajemniczy sposób zostało zapisane. To nam tłumaczy w jaki sposób istoty wodne napełniają morze? Oto ludzkość, którą wyobraża morze, poruszają tylko znaki różnorakie. To też tłumaczy, w jaki sposób potomstwo ludzi napełnia ziemię. Oto suchy ląd się wyłania, gdy ludzie pragną poznania i gdy panuje rozum. Pragnę jeszcze powiedzieć, Panie Boże mój, Jaką treścią do mnie przemawia następny werset Twojego Pisma Świętego? Powiem to bez lęku, bo przecież prawdę powiem, jeżeli Ty mnie natchniesz do podania takiego znaczenia, jakie Ty chcesz, abym w tych słowach znalazł. Gdyby ktokolwiek inny, nie Ty, miał mnie natchnąć, nie sądzę, żebym mógł powiedzieć prawdę, bo prawdą jesteś Ty, a każdy człowiek jest kłamliwy. Kto więc wypowiada kłamstwo, dobywa je z własnych zasobów. Aby mógł wypowiedzieć prawdę, niech z Twojego zasobu zaczerpnę to, co mam mówić. Czytamy, że dałeś nam na pokarm wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. A dałeś ten pokarm nie tylko nam. Lecz także wszelkiemu zwierzęciu polnemu i wszelkiemu ptactwu powietrznemu i wszelkiemu płazowi ziemnemu, a nie dałeś go rybom i wielorybom. Mówiliśmy już o tym, że plony ziemi oznaczają w alegorii uczynki miłosierne, jakie plodna ziemia wydaje dla wspomożenia nas w potrzebach tego życia. Przykładem takiej płodnej ziemi był pobożny onezyfor którego domowi okazałeś miłosierdzie. Ten człowiek często Pawła twojego pokrzepiał, a jego więzów się nie wstydził. Innymi, którzy tak samo postępowali wobec Pawła i takie same wydali owoce, byli bracia z Macedonii, którzy przynieśli wszystko, czego mu brakowało. Jakże zaś boleje Paweł nad drzewami, które nie wydały owocu, Jaki się jemu należał. Powiada, w czasie pierwszej mej obrony nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili, niechaj to im nie będzie policzone. Chodzi tu o owoce, jakie się od nas należą tym, którzy, rozumiejąc tajemnice boskie, udzielają nam nauki duchowej. Należą się im one jako ludziom, jak też przez wdzięczność dla duszy żywej, bo ludzie ci dają nam przykład. Jak powinniśmy opanowywać swoje namiętności? Należą się im te owoce także, jakby istotom skrzydlatym, bo błogosławieństwa, jakie przez nich spływają na nas, pomnażają się na ziemi. Już po całej ziemi rozebrzmiał głos tych ludzi. Pokarm taki pokrzepia tylko tych, którzy się nim radują, a nie radują się nim ci, których Bogiem jest brzuch. Co więcej, również w tych, którzy spełniają takie uczynki miłosierne, owocem nie jest dar, jakiego udzielają, ale to, w jakim duchu udzielają. Zupełnie wyraźnie mogę rozpoznać, czym się radował ten apostoł, który służył Bogu, a nie brzuchowi swojemu. Widzę to jasno i razem z nim się raduje gorąco. Otrzymał od Filipian dary, jakie mu posłali przez Epafrodyta. Rozumiem, Dlaczego przyjął je z takim zadowoleniem? To radość, jaką mu one sprawiły, pokrzepiła go, bo wyznał prawdę, gdy pisał. Uradowałem się wielce w panu, że znowu przecież rozkwitliście w takich staraniach o mnie, jak przedtem. Mieliście zawsze dobre zamiary, lecz nie mieliście sposobności ku temu. Rzecz była w tym, że długi okres braku sposobności, Osłabił ich troskliwość. Jak gdyby uwiędli, nie wydawali już owoców dobrych uczynków. Teraz Paweł cieszy się nie ze względu na siebie, że go wspomogli w niedostatku, ale ze względu na nich, że oto znowu rozkwitli. Powiada dalej zupełnie wyraźnie. Nie mówię tego z powodu niedostatku. Nauczyłem się bowiem wystarczać sobie w potrzebach swoich. Umiem być ubogim umiem i żyć dostatnio we wszystkich przypadkach życia jestem wyćwiczony czy to trzeba sytym być czy łaknąć opływać we wszystko czy cierpieć niedostatek wszystko mogę w tym który mnie umacnia czym więc się radujesz wielki pawle z czego czerpiesz wesele co cię tak pokrzepia Człowieku odnowiony ku poznaniu Boga na wzór Tego, który Cię stworzył, żywa duszo, tak dobrze panująca nad namiętnościami, skrzydlaty języku, głoszący tajemnice. Takim jak Ty istotom należy się taki pokarm. Jakie więc z niego czerpałeś pożywienie? Radość była tym pożywieniem. Poznajemy to z następnych słów apostoła. Wszak dobrze uczyniliście, mówi, przychodząc mi z pomocą w potrzebie. Widzimy, że jego radością, jego duchowym pożywieniem było ich dobre postępowanie. Nie chodzi mu o to, że złagodzono jego kłopoty, jak mówi psalmista do ciebie, panie, w ucisku ulżyłeś mi. Paweł przecież powiada, że w tobie, który go umacniasz, umie on zarówno żyć dostatnio, jak i być ubogim. Wszak wy, Filipianie, rzeczy, sami dobrze o tym wiecie, że w początkach głoszenia Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden Kościół oprócz was jednych nie dzielił się ze mną tym, co się daje i otrzymuje. Już do Tesaloniki niejednokrotnie posyłaliście mi na potrzeby. Teraz cieszy się tym, że wrócili do tych dobrych uczynków. Radością jest dla niego że oni znowu wydają owoce, jak pole od nowa nabrzmiały płodnością. Kiedy mówi, posyłaliście mi na potrzeby, nie chodzi mu o te jego potrzeby, nie jest to przyczyną jego radości, że potrzeby jego zaspokojono. Nie o to mu chodzi, jak poznajemy jasno z następnych jego słów, to nie to, żebym domagał się datku, ale szukam owocu, który by się pomnażał na dobro wasze. Nauczyłeś mnie, Boże mój, rozróżniać dar i jego owoc. Dar to jest sama rzecz, potrzebna do życia, jaką jeden człowiek daje drugiemu. Mogą to być pieniądze, pokarm, napój, odzienie, dach nad głową, jakakolwiek pomoc. Owocem zaś jest dobra i słuszna wola dawcy. Dobry nasz Mistrz nie powiedział tylko, kto przyjmuje proroka, ale dodał w imię proroka, ani nie powiedział tylko, kto przyjmuje sprawiedliwego, ale dodał w imię sprawiedliwego. Za to tamten otrzyma zapłatę proroka, a ten zapłatę sprawiedliwego. Nasz mistrz nie powiedział tylko, ktokolwiek jednemu z tych małych podałby kubek zimnej wody, ale dodał, jako że jest uczniem, i dodał jeszcze, Zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Dar polega na goszczeniu proroka, na goszczeniu sprawiedliwego, albo na podaniu kubka zimnej wody uczniowi. Owoc zaś polega na uczynieniu tego właśnie ze względu na to, że ktoś jest prorokiem, że ktoś jest sprawiedliwym, albo że ktoś jest uczniem. Takim owocem uboga wdowa karmiła Eliasza. Wiedziała bowiem, że on jest mężem Bożym i właśnie dlatego go żywiła. Kiedy zaś kruk mu przynosił pokarm, był to tylko dar. Żywił się tym darem nie wewnętrzny człowiek w Eliaszu, lecz tylko człowiek zewnętrzny, który też mógłby umrzeć z braku takiego pożywienia. Przemawiając wobec ciebie, panie, wyznam i to. Ludzie nie mający wiedzy i wiary, jeśli chce się ich pozyskać i wprowadzić do wiary, potrzebują uroczystej inicjacji i wielkich cudów. Te są, jak myślę, symbolicznie przedstawione jako ryby i wieloryby. Ludzie tacy mogą zaspokajać materialne potrzeby Twoich dzieci albo pomagać im w jakichś okolicznościach tego życia. Ale ponieważ nie wiedzą ani dlaczego należy to czynić. Ani jaki jest prawdziwy cel takiego działania, ani ci ludzie nie dają pokarmu Twoim dzieciom, ani Twoje dzieci nie są naprawdę przez nich żywione, bo ani ci ludzie nie czynią tego w słusznej i świętej intencji, ani Twoje dzieci nie mogą się radować tymi darami, bo jeszcze nie widzą owocu w dawcach. A dusza żywi się tylko tym, co jej daje prawdziwą radość. Bo z drugiej strony ryby i wieloryby też nie żywią się pokarmem, który ziemia wydaje dopiero wtedy, gdy już jest odłączona i oddzielona od goryczy morskich wód. I widziałeś, Boże, że wszystko, co uczyniłeś, było bardzo dobre. My też te rzeczy widzimy i wiemy, że są one bardzo dobre. Każdemu po kolei z Twoich dzieł. Najpierw nakazałeś, żeby się stało, a gdy się już stało, ogarnęłeś je spojrzeniem i ujrzałeś, że jest dobre. Policzyłem. Pismo Święte mówi nam siedem razy, że zobaczyłeś, iż to, co uczyniłeś, jest dobre. A za ósmym razem powiada Pismo Święte, że ogarnąłeś spojrzeniem wszystko, co uczyniłeś, i widziałeś, że jest to nie tylko dobre, lecz bardzo dobre. Bo ogarnąłeś spojrzeniem wszystko razem. Każde poszczególne dzieło było tylko dobre. Wszystkie zaś razem były nie tylko dobre, lecz bardzo dobre. To samo można powiedzieć o pięknych przedmiotach. Rzecz, która się składa z wielu części, jest znacznie piękniejsza od poszczególnych części pięknych. Chociaż każda część z osobna też jest piękna, Dopiero harmonijna kompozycja całości dopełnia tego piękna miarę. Starałem się wyśledzić w piśmie świętym, czy siedem czy osiem razy ujrzałeś, że dzieła twoje są dobre, że ci się podobają. Ale uświadomiwszy sobie, że widzenie twoje jest poza czasem, zastanawiałem się, jak mam to rozumieć, że. Tyle czy tyle razy ogarnąłeś spojrzeniem to, coś uczynił. O, panie, rzekłem do ciebie, przecież te słowa pisma muszą być prawdziwe, bo pochodzą od ciebie, a ty jesteś prawdomówny, jesteś prawdą samą. Dlaczego więc mówisz mi, że twoje widzenie jest poza czasem? A oto twoje pismo święte powiada, że w poszczególnych dniach widziałeś, iż to, coś uczynił, jest dobre. Policzyłem i wiem, ile razy to się stało. Nie odmawiasz mi odpowiedzi, bo jesteś Bogiem moim. Mówisz mocnym głosem, tak mocnym, że może się przedrzeć przez głuchotę Twojego sługi. Człowieku, wołasz. Co moje pismo mówi, ja mówię, lecz ono to mówi w czasie, a czas nie dotyka mojego słowa, które trwa zawsze. Trwa jednak i ze mną wieczności. Rzeczy, które widzicie przez mojego ducha, ja widzę. Jak też mówię to, co wy przez ducha mojego wypowiadacie. Ale wy widzicie te rzeczy w czasie, a ja nie w ograniczeniu czasu je widzę. To, co wypowiadacie w czasie, ja nie w ograniczeniu czasu wypowiadam. Usłyszałem tę odpowiedź, Panie Boże mój. Była to kropla z Twojej prawdy, słodka dla mnie jak miód. Pomogła mi zrozumieć, co powinienem myśleć o niektórych ludziach, nie mających upodobania do stworzonych przez Ciebie dzieł. Twierdzą oni, że wiele z tych dzieł uczyniłeś pod naporem konieczności, jak strukturę nieba albo układy gwiezdne. Powiadają, że nie ukształtowałeś ich z tworzywa, jakie przedtem sam uczyniłeś, lecz że już gdzie indziej powstały one z jakiegoś tworzywa innego. A ty je tylko skupiłeś, spoiłeś, i powiązałeś wtedy, gdy po zwycięstwie nad nieprzyjaciółmi budowałeś gmach wszechświata, aby oni przygnieceni taką strukturą, już więcej przeciw tobie zbuntować się nie mogli. Poza tym zaś. Twierdzą, że są inne rzeczy, których ani nie stworzyłeś, ani nawet nie spoiłeś na przykład wszelkie ciała, nawet najdrobniejsze z istotek żyjących, jak też wszystko, co jest zakorzenione w ziemi. Twierdzą, że te rzeczy zrobił i ukształtował w niższych regionach świata umysł wrogi Tobie, inna natura, niestworzona przez Ciebie, przeciwstawna Tobie. To są teorie szaleńców, którzy nie przez ducha Twojego patrzą na Twoje dzieła i nie rozpoznają w tych dziełach Ciebie. Kiedy ludzie widzą Twoje dzieła poprzez Twojego ducha, to Ty je widzisz ich oczyma. Gdy widzą, że Twoje dzieła są dobre, to Ty widzisz, że one są dobre. Gdy rzeczy ze względu na Ciebie podobają się nam, to Ty się nam w nich podobasz. Kiedy przez Twojego Ducha podobają się nam, Tobie się podobają w nas. Któż bowiem z ludzi wie, co jest w człowieku, oprócz Ducha Człowieczego, który w nim jest? Tak i tego, co jest Boże, nikt nie zna, tylko Duch Boży. A myśmy nie otrzymali Ducha świata, lecz Ducha, który z Boga jest, abyśmy poznali, co nam Bóg darował. Przez swą łaskę. Tu wyłania się dla mnie kwestia: skoro jest niewątpliwą prawdą, że tego, co jest Boże, nikt nie zna, tylko Duch Boży, jak możemy wiedzieć, co nam Bóg darował? Odpowiedź na to jest taka: że kiedy coś znamy przez Ducha Bożego, to i wtedy tego nikt nie zna, tylko Duch Boży. Bo jak słusznie zostało powiedziane do tych, którzy mówią przez Ducha Bożego, nie wy jesteście, którzy mówicie. Tak też do tych, którzy znają przez Ducha Bożego, trzeba powiedzieć: Nie wy jesteście, którzy znacie. Z taką samą słusznością można powiedzieć do tych, którzy widzą przez Ducha Świętego: Nie wy jesteście, którzy widzicie. Jeśli przez Ducha Bożego widzą, że coś jest dobre, to Bóg, a nie oni, widzą, że to jest dobre. Czym innym jest, gdy ktoś uważa, że złe jest to, co jest dobre, jak to mnie mają wspomniani wyżej szaleńcy? Czym innym, gdy ktoś widzi, że to, co jest dobre, jest dobre? Wielu jest takich, którym się podoba Twoje stworzenie, ponieważ jest dobre, ale to nie Ty się im podobasz w tym stworzeniu. Szukają więc szczęścia raczej w tym, co stworzyłeś, niżeli w Tobie. A jeszcze czym innym jest, gdy człowiek, widząc, że coś jest dobre, widzi w taki sposób, iż to Bóg widzi w nim, że to jest dobre. Tak się dzieje wtedy, gdy Bóg jest miłowany w rzeczy, którą uczynił. Nie byłby miłowany, gdyby to się nie dokonywało przez Ducha Świętego, którego nam dał. Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego który nam jest dany. To przez niego widzimy, że wszystko, co w jakimkolwiek stopniu istnieje, jest dobre, pochodzi bowiem od tego, który nie w takim czy innym stopniu istnieje, lecz jest samym bytem. Dzięki Ci, Panie, widzimy niebo i ziemię, co oznacza albo wyższą i niższą część świata materialnego. Albo stworzenie duchowe i materialne. Jako ich ozdobę, niezależnie od tego, czy stanowią one całość świata materialnego, czy w ogóle całe Twoje stworzenie, tak duchowe, jak i materialne, widzimy światłość, która została stworzona i oddzielona od ciemności. Widzimy utwierdzenie niebieskie, co możemy pojmować albo jako górną część materialnego świata, Oddzielającą wody duchowe w górze od materialnych wód w dole, albo jako przestrzeń powietrzną, bo i to się nazywa niebem, którą w swym locie przemierzają ptaki. Przestrzeń ta znajduje się między wodami, które się wznoszą w postaci pary, a potem znowu opadają na ziemię, jako rosa w ciszy pogodnych nocy, a tymi wodami, które będąc cięższe, płyną po ziemi. Widzimy wody skupione tak, że powierzchnia morza jest jak rozległa równina. Widzimy suchy ląd, czy to dopiero wyłoniony spośród wód i ledwie widzialny, czy już ukształtowany w taki sposób, że może się zielenić trawą i drzewami. Widzimy światła jaśniejące w górze, słońce rozświetlające promiennie dzień, księżyc i gwiazdy, Pocieszające noc. Światła te służą zarazem do oznaczania czasu. Wszędzie dokoła nas widzimy, jak ryby i różne silne stworzenia roją się w wodach, które sprzyjają też ptakom, bo parująca wilgoć zgęszcza powietrze, dzięki czemu mogą się one utrzymać w locie. Widzimy powierzchnię Ziemi. Rozweseloną biegającymi po niej zwierzętami. I wreszcie widzimy człowieka stworzonego na Twój obraz i podobieństwo panującego nad wszystkimi bezrozumnymi zwierzętami przez to właśnie, że jest na Twój obraz i podobieństwo stworzony czyli wyposażony w rozum i w inteligencję. A jak w duszy człowieka są dwie siły, z których jedna rozumując przewodzi, a druga wypełnia rozkazy, bo się poddaje takiemu przewodnictwu w podobny sposób, pod względem fizycznym, kobieta została stworzona dla mężczyzny. Umysłem, racjonalną inteligencją kobieta jest równa mężczyźnie, ale pod względem seksualnym, tak mu jest fizycznie podporządkowana, jak popęd do działania powinien być poddany. Kierownictwu rozumu, wyznaczającego właściwą drogę działania. Te wszystkie rzeczy widzimy. Każda z nich jest dobra, wszystkie razem są bardzo dobre. Niechaj Cię chwalą, dzieła Twe, abyśmy Cię miłowali. Niechaj przez naszą do Ciebie miłość, dzieła Twe, wysławiają Ciebie. Mają one początek i koniec w czasie wschód i zachód, rozwój i schyłek, piękność i niedostatek. Przechodzą kolejno przez swój poranek i swój wieczór. Ta droga jest częściowo zakryta przed nami, częściowo jawna. Ty je stworzyłeś, stworzyłeś się z niczego, a nie z Twojej substancji, ani nie z jakiegokolwiek tworzywa niestworzonego przez Ciebie. Już przedtem istniejącego, lecz z materii, której stworzenie przez ciebie było zbieżne z ukształtowaniem z niej rzeczy. Nie upłynął bowiem żaden czas przed wyposażeniem tej bezkształtnej materii w formę. Czym innym jest materia nieba i ziemi, czym innym jest ich forma. Materię stworzyłeś zupełnie z niczego, a kształt świata uczyniłeś z tej bezkształtnej materii ale jedno i drugie uczyniłeś tym samym aktem. Między powstaniem materii a nadaniem jej formy nie było żadnego czasu. Pragnąłem także zbadać, jakie prawdy duchowe postanowiłeś wyrazić symbolicznie przez to, że rzeczy powstały w takim a nie w innym porządku i że w takim a nie innym porządku zostało to opisane. Zrozumiałem, że podczas gdy wszystkie poszczególne rzeczy są dobre, to wszystkie razem wzięte są one bardzo dobre, i że niebo i ziemia, czyli głowa i ciało Twojego kościoła, były przewidziane w Twoim słowie, czyli w jedynym synu Twoim, przed wszystkimi czasami, kiedy jeszcze nie było poranka ani wieczoru. Te rzeczy przeznaczone w wieczności zacząłeś wypełniać w czasie, aby to, co zakryte, uczynić jawnym, i aby wprowadzić ład tam, gdzie panował bezład. Byliśmy bowiem przytłoczeni naszymi grzechami, osunęliśmy się daleko od Ciebie w odchłanie ciemności, a Twój dobry duch unosił się nad nami, gotowy wspomóc nas w czasie odpowiednim. Z grzeszników uczyniłeś sprawiedliwych i oddzieliłeś ich od nieprawych. Ustaliłeś powagę Twojej księgi pośród wyższych, którzy Tobie mieli być posłuszni, i pośród niższych, którzy mieli tamtym podlegać. Skupiłeś wszystkich niewiernych w jednomyślną społeczność, aby się wyraźniej zarysowały dążenia wiernych, objawiające się przed Tobą w uczynkach miłosiernych, nawet w rozdawaniu doczesnych dóbr ubogim, w celu pozyskania dla siebie dóbr niebieskich. Potem zapaliłeś na firmamencie szczególne światła. To są Twoi święci, wyposażeni w słowo życiodajne. Goreje w nich wzniosła powaga, promieniająca od darów duchowych, jakie otrzymali. Następnie, z materii cielesnej wywiodłeś sakramenty i cuda dostępne ludzkim oczom, jak i głosy rozpowszechniające Twoje orędzie. Pod firmamentem Twojej księgi. One są potrzebne, aby niewierzących wprowadzić do wiary, a także po to, aby wierzący otrzymywali w nich błogosławieństwo. I ukształtowałeś duszę żywą w wierzących, duszę, która żyje dzięki temu, że się nauczyła panować nad namiętnościami, nieugiętą dyscypliną. Wtedy umysł ludzki, tylko Tobie jednemu podległy. I niepotrzebujący kroczyć śladami jakiejkolwiek ludzkiej powagi, odnowiłeś na obraz i podobieństwo twoje. Przewodniej władzy umysłu poddałeś rozumne działanie, jak kobieta podlega mężczyźnie. A ponieważ w tym życiu twoi słudzy są niezbędni dla doskonalenia wiernych, postanowiłeś, że doczesnych środków do życia mają im dostarczać sami wierni. Spełniając dobre uczynki, które zaowocują w przyszłym życiu. Wszystkie te dzieła Twoje widzimy, rozpoznajemy, że razem są one bardzo dobre, gdyż to Ty je widzisz w nas i to Ty dałeś nam tego Ducha, przez którego możemy je widzieć i możemy miłować w nich Ciebie. Panie Boże, obdasz nas pokojem. Wszystko bowiem, co mamy, Twoim jest darem. Obdasz nas pokojem uciszenia, pokojem szabatu, pokojem bez zmierzchu. Bo cały ten ziemski ład, tak piękny, wszystkie te rzeczy bardzo dobre, gdy dojdą do kresu przeznaczonego dla nich istnienia, przeminą. Zaświtał niegdyś dla nich poranek, zapadnie nad nimi zmierzch. Ale dzień siódmy nie ma zmierzchu. Słońce nad tym dniem nie zachodzi uświęciłeś ten dzień, aby wiecznie trwał. Chociaż Twoje działanie nie przerwało Twego spoczynku, jednak kiedy dokonałeś wszystkich dzieł i ujrzałeś, że są one bardzo dobre, siódmego dnia odpocząłeś. Odczytujemy to w Twojej księdze jako zapowiedź, że i my, po naszych dziełach. Przez to bardzo dobrych, że Ty nam dałeś łaskę do ich wypełnienia, w Szabacie życia wiecznego odpoczniemy w Tobie. Wtedy tak odpoczniesz w nas, jak teraz w nas działasz. Spoczynek, jakiego zaznamy, będzie od Ciebie, jak teraz wszystko, co robimy, to są Twoje czyny poprzez nas. Ty, Panie, zawsze działasz i zawsze spoczywasz. Ani nie patrzysz w czasie, ani nie poruszasz się w czasie, ani nie spoczywasz w czasie, a jednak sprawiasz to, co widzimy w czasie. Sprawiasz sam czas, jak i spoczynek, gdy czasu już nie ma więcej. Rzeczy, które uczyniłeś, widzimy, bo one istnieją. Istnieją zaś dlatego, że ty je widzisz. Zewnątrz widzimy, że one istnieją, a w naszym wnętrzu widzimy, że są dobre. Ty zaś, gdy zobaczyłeś, że słuszne jest, by je stworzyć, w tym samym akcie ujrzałeś, że istnieją. Dopiero po przeminięciu jakiegoś czasu nasze serca poderwały się do czynienia dobra, dopiero wtedy, kiedy je natchnął Twój duch. Przedtem byliśmy skłonni do czynienia zła. Bo odeszliśmy od ciebie. A ty, Boże Najwyższy, jedynie dobry, nigdy nie przestałeś dobrze czynić. Dzięki darowi twojej łaski, niektóre nasze dzieła są dobre, lecz nie są wieczne. Ufamy, że po nich znajdziemy spoczynek, jeżeli nas dopuścisz do wielkiej świętości obecności twojej. A ty jesteś samym dobrem. Nie potrzebującym żadnego innego dobra. I trwasz zawsze spokojny, bo sam jesteś swoim własnym spoczynkiem. Któryż człowiek może pomóc drugiemu człowiekowi w zrozumieniu tej prawdy? Któryż anioł aniołowi? Któryż anioł człowiekowi? Ciebie trzeba o to prosić, w tobie szukać, do twoich wrót. Łateć. Dopiero wtedy otrzymamy, wtedy znajdziemy, wtedy wrota się przed nami otworzą. Koniec księgi świętego Augustyna wyznania, czytał Xaver Jasieński.